Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Mary Higgins Clark pod tytułem Śladami zbrodni. Czyta Ewa Abart. Dla Johna oraz dzieci i wnuków z rodzin Clarków i Conchinejów. Z wyrazami miłości. Prolog. Czasami Kate śniła o tamtej nocy i to wcale nie były obrazy z jej wyobraźni, tylko prawdziwe wspomnienie. Miała trzylatka latka i leżała zwinięta w kłębek na łóżku, obserwując jak mamusia się ubiera. Mama wyglądała jak księżniczka w pięknej czerwonej sukni wieczorowej i szpilkach z czerwonej satyny, które Kate uwielbiała przymierzać. Potem do sypialni wszedł tatuś, wziął Kate na ręce i w tańcu wyprowadził ją i mamę na taras, chociaż padał śnieg. Prosiłam go, żeby zaśpiewał moją piosenkę, wspomina Kate. I zaśpiewał. Papa, pa, moje śliczne kochanie. Tatuś idzie na polowanie, by ustrzelić różową chmureczkę i zawinąć w nią swoją córeczkę. Następnego wieczoru mamusia zginęła w wypadku i tatuś nigdy więcej nie zaśpiewał jej tej piosenki. Rozdział pierwszy Czwartek, 14 listopada O czwartej nad ranem Gas Schmidt ubierał się po cichu w sypialni swego skromnego domu na Long Island, mając nadzieję, że nie obudzi żony, z którą przeżył 55 lat. Nie udało się. Lotti Schmidt po omacku wyciągnęła rękę i zapaliła lampę na nocnym stoliku. Próbując otworzyć ciężkie od snu oczy, zobaczyła, że gaz ma na sobie grubą kurtkę. Zapytała więc, dokąd się wybierał. Lotti, jadę do fabryki, coś się stało. I dlatego Kate wczoraj dzwoniła? Kate była córką Douglasa Connellego, właściciela fabryki o nazwie Doskonałe Repliki Antyków, mieszczącej się na pobliskim Long Island City. Gaz pracował tam aż do emerytury, na którą przeszedł pięć lat temu. Lotti, drobna, siedemdziesięciopięciolatka, z rzednącymi białymi włosami, włożyła okulary i spojrzała na zegar. Oszalałeś, Gaz? Wiesz, która jest godzina? Czwarta. Kate prosiła, żebyśmy się spotkali o wpół do piątej. Musi mieć swoje powody, dlatego tam jadę. Lottie dostrzegła, że mąż jest przygnębiony. Wiedziała, że lepiej nie zadawać pytania, które obojgu krążyło w głowie. Gaz, ostatnio mam niedobre przeczucia. Wiem, że nie lubisz, kiedy tak mówię, ale nie mogę się oprzeć wrażeniu, że stanie się coś złego. Nie chcę, abyś tam jechał. Patrzyli na siebie z gniewem w słabym świetle sześćdziesięciowatowej żarówki. Gaz zdawał sobie sprawę z się na dnie serca strachu. Twierdzenia Lotti, że jest jasnowicką, irytowały go i równocześnie przerażały. Lotti śpij — powiedział ostro. Niezależnie od problemu, na pewno wrócę na śniadanie. Nie należał do mężczyzn, okazujących uczucia, ale tym razem impulsywnie podszedł do łóżka i pochylił się, by pocałować żonę w czoło, a potem pogładził ją po głowie. Nie martw się, rzucił stanowczym tonem. To były ostatnie słowa, jakie od niego usłyszała. Rozdział drugi. Kate Connelly miała nadzieję, że zdoła ukryć niepokój z powodu nocnego spotkania z gasem w muzealnych pomieszczeniach fabryki. Jadła kolację z ojcem i jego najnowszą przyjaciółką w Zone, modnej nowej kafejce na Lower East Side na Manhattanie. Przy koktajlach swobodnie prowadziła luźną rozmowę z ojcowską ozdobą chwili. Ta nazywała się Sandra Starling. I była platynową dwudziestoparoletnią pięknością z szeroko rozstawionymi orzechowymi oczami, która z entuzjazmem opowiadała o swoim sukcesie w konkursie na Miss Universum, aczkolwiek bardzo wymijająco potraktowała kwestię, ile dokładnie miejsc dzieliło ją od zdobycia korony. Wyznała, że jej ambicją jest zrobienie kariery filmowej, a potem poświęcenie się sprawie pokoju na świecie. Jest jeszcze głupsza niż większość pozostałych pomyślała Kate z ironią. Tak, jak ojciec kazał się nazywać, był jak zwykle miły i czarujący, chociaż wyglądało na to, że pije więcej niż zazwyczaj. Podczas kolacji Kate uświadomiła sobie, że ocenia ojca, jakby była jurorką w programie typu masz talent albo taniec z gwiazdami. Przystojny facet po sześćdziesiątce, pomyślała. Podobny do legendarnego gwiazdora Gregorego Peka zaraz jednak stwierdziła w duchu, że większość ludzi w jej wieku nie doceniałaby tego porównania, chyba że, jak ona, są wielbicielami starych filmów. Dręczyło ją pytanie, czy popełnia błąd, wtajemniczając w sprawę Gasa. Kate, mówiłem Sandrze, że jesteś mózgiem rodziny, powiedział ojciec. Wcale tak o sobie nie myślę, odparła z wymuszonym uśmiechem. Nie bądź taka skromna, wytknął jej Doug Connelly. Kate jest biegłą księgową, Sandro. Pracuje w Wayne and Craters, jednej z największych firm księgowych w kraju, roześmiał się. Problem w tym, że ciągle mnie poucza, jak prowadzić rodzinny interes, mój interes. Kate o tym zapomina. Tato, to znaczy Doug, powiedziała Kate cicho, choć czuła, jak narasta w niej gniew. Sandra nie musi o tym wiedzieć. Sandro, popatrz na moją córkę. Ma trzydzieści lat i jest wysoką, olśniewającą blondynką. Odziedziczyła wygląd po matce. Jej siostra Hanna jest podobna do mnie. Ma takie same ciemnobrązowe włosy i niebieskie oczy, ale w przeciwieństwie do mnie jest drobna. Wszystkiego metr sześćdziesiąt. Dobrze mówię, Kate, prawda? Tata pił, zanim tu przyszedł, pomyślała Kate. Potrafił być nieprzyjemny, kiedy się zirytował. Usiłowała skierować rozmowę na inny temat. — Moja siostra zajmuje się modą, Sandro — wyjaśniła. — Jest trzy lata młodsza ode mnie. Kiedy byłyśmy dziećmi, ciągle szyła ubranka dla lalek, a ja udawałam, że zarabiam pieniądze, odpowiadając na pytania w Wabank i kole fortuny. — Boże, co ja zrobię, jeśli gaz potwierdzi moje podejrzenia? — pomyślała, kiedy kelner przyniósł przystawki. Na szczęście zespół wrócił z przerwy i donośna muzyka ograniczyła ich rozmowę do minimum. Obie dziewczyny zrezygnowały z deseru, ale ku swemu przerażeniu Kate usłyszała, jak ojciec zamawia butelkę najdroższego szampana. Zaczęła protestować. Tato, nie musimy. Kate, oszczędź mi swojego skąpstwa. Dak Connelly tak podniósł głos, że zwrócił na siebie uwagę ludzi przy sąsiednim stoliku chociaż płonęły jej policzki kate odparła spokojnie tato umówiłam się na drinka zostawiam was bawcie się dobrze przy tej butelce szampana sandra przepatrywała zatłoczoną salę w poszukiwaniu sław uśmiechnęła się promiennie do mężczyzny który uniósł do niej kieliszek to majestic jego album wspina się na liście przebojów powiedziała bez tchu po namyśle mruknęła Miło było cię poznać, Kate. Wiesz, jak osiągnę sukces, zajmiesz się moimi finansami. Dak Connelly wybuchnął śmiechem. Ha, rewelacyjny pomysł. Wtedy chyba zostawi mnie w spokoju. Zaraz jednak z nadmiernym pośpiechem dodał: żartuję. Jestem dumny ze swojej mądrej córeczki. Gdybyś tylko wiedział, co zamierza zrobić twoja mądra córeczka, pomyślała Kate rozdarta pomiędzy gniewem a niepokojem, odebrała płaszcz z szatni i wyszła na zimny, wietrzny listopadowy wieczór, po czym zatrzymała przejeżdżającą taksówkę. Mieszkała na Upper West Side w apartamencie, który kupiła przed dwoma laty. Było to przestronne mieszkanie, z dwiema sypialniami i widokiem z góry Hudson. Kate je uwielbiała, a jednocześnie było jej przykro, że Poprzedni właściciel, Justin Kramer, doradca inwestycyjny tuż po trzydziestce, musiał je sprzedać po zaniżonej cenie, kiedy stracił pracę. Przy podpisywaniu aktu sprzedaży Justin uśmiechnął się nieśmiało i podarował jej bromelię, podobną do tej, którą Kate podziwiała, kiedy po raz pierwszy zobaczyła mieszkanie. Robi mi mówił, że ten kwiat bardzo ci się podobał. Powiedział wskazując siedzącego obok agenta handlu nieruchomościami. Mój wziąłem ze sobą, a ten to prezent dla ciebie na nowe mieszkanie. Postaw go na kuchennym oknie, a będzie rósł jak na drożdżach. Wchodząc do swego przytulnego mieszkania, gdy zapaliła światło, Kate myślała o tym sympatycznym podarunku, co często jej się zdarzało. Meble w salonie były nowoczesne. Sofa barwy złotego beżu, z miękkimi poduchami, zapraszała do drzemki, fotele do kompletu, z szerokimi podłokietnikami i wysokimi oparciami, skonstruowano z myślą o wygodzie. Poduszki w kolorach pasujących do geometrycznego wzoru na dywanie ożywiały wystrój. Przypomniała sobie, jak Hanna wybuchnęła śmiechem, kiedy przyszła obejrzeć urządzone mieszkanie. Mój Boże, Kate, powiedziała. Od dziecka słuchałaś, jak tata opowiada, że wszystko w naszym domu to doskonałe kopie stworzone przez Konellich i zaszalałaś, żeby się od tego odciąć. Zgadza się, pomyślała Kate. Robiło mi się niedobrze od tej gadaniny ojca o doskonałych reprodukcjach. Może kiedyś zmienię zdanie, ale na razie jestem tutaj szczęśliwa. Doskonałe kopie. Same te słowa wystarczyły, żeby zaschło jej w ustach. Rozdział trzeci. Mark Sloan przewidywał, że pożegnalna kolacja z matką może się okazać trudna i smutna. Zbliżała się 28 rocznica zniknięcia jego siostry, a on przeprowadzał się do Nowego Jorku, gdzie dostał pracę. Odkąd trzynaście lat temu skończył studia, pracował w kancelarii zajmującej się sprawami obrotu nieruchomościami komercyjnymi w Chicago. Miał stąd 130 kilometrów do Kiweny, miasteczka, w którym się urodził. Przez te lata, gdy mieszkał w Chicago, co najmniej raz na dwa tygodnie odbywał dwugodzinną podróż, by zjeść kolację z matką. Skończył osiem lat, kiedy jego dwudziestoletnia siostra Tracy rzuciła naukę w miejscowym koledżu i wyjechała do Nowego Jorku, by spróbować swoich sił w musicalu. Choć minęło tyle czasu, pamiętał ją wyraźnie, jakby przed nim stała Miała kasztanowe włosy, spadające falami na ramiona i niebieskie oczy, zwykle roześmiane, choć potrafił zasnąć je cień, kiedy się gniewała Matka wiecznie ścierała się z Tracy o jej stopnie w koledżu i sposób ubierania się Kiedy tamtego dnia zszedł na śniadanie, siedziała przy kuchennym stole i płakała Odeszła Mark. Odeszła. Zostawiła list. Jedzie do Nowego Jorku, żeby zostać sławną piosenkarką. Mark, ona jest taka młoda, taka uparta. Wpadnie w kłopoty wiem o tym. Mark pamiętał, jak objął matkę, usiłując powstrzymać własne łzy. Uwielbiał Tracy. Ćwiczyła z nim, kiedy zaczynał grać w małej lidze. Zabierała go do kina. Pomagała przy odrabianiu lekcji i opowiadała o sławnych aktorach i aktorkach. — Wiesz, jak wielu z nich pochodzi z takich małych miasteczek jak nasze? — pytała. Tamtego poranka ostrzegł mamę. — Tracy pisze, że przyśle nam adres. Mamo, nie próbuj jej zmuszać do powrotu, bo ona i tak cię nie posłucha. Napisz, że wszystko w porządku, że będziesz szczęśliwa, kiedy zostanie wielką gwiazdą. To było słuszne posunięcie. Tracy pisywała regularnie, a co parę tygodni dzwoniła. Dostała pracę w restauracji. Jestem dobrą kelnerką, napiwki mam spore. Chodzę na lekcje śpiewu. Występowałam w musicalu wystawianym na Off-Broadwayu. Miał tylko cztery przedstawienia, ale tak cudownie było na scenie. Trzy razy przyleciała do domu na długi weekend. A potem... Po dwóch latach od wyjazdu Tracy do Nowego Jorku, do matki zadzwoniła policja. Tracy zniknęła. Kiedy przez dwa dni nie stawiła się do pracy i nie odbierała telefonów, właściciel restauracji Tom King zaniepokoił się i poszedł do jej mieszkania. Panował tam porządek, a z kalendarza wynikało, że Tracy miała wyznaczone przesłuchanie na dzień po zniknięciu, a drugie na koniec tygodnia. Nie przyszła na pierwsze, powiedział King policji. Jeśli nie pojawi się na drugie, to znaczy, że coś jej się przytrafiło. I wtedy policja nowojorska umieściła Tracy na liście osób zaginionych. Jako jedną z wielu, myślał Mark, podjeżdżając do domu w stylu Cape Cod, gdzie się wychowywał. Dom pokryty grafitowym gątem, z białymi wykończeniami i czerwonymi drzwiami, stanowił radosny i miły widok. Mark zaparkował na podjeździe. Lampa na ganku rzucała światło na schody. Wiedział, że matka zostawi ją w nocy zapaloną, na wypadek, gdyby Tracy wróciła. Było tak od niemal dwudziestu ośmiu lat. Pieczeń wołowa, tłuczone ziemniaki i szparagi. O to właśnie poprosił, gdy mama zapytała go, co ugotować na pożegnalną kolację. W chwili, gdy otworzył drzwi. Apetyczny aromat pieczonego mięsa powiedział mu, że jak zwykle spełniła jego życzenie co do Joty. Marta Sloan wybiegła z kuchni, wycierając dłonie w fartuch. Miała 74 lata. Białe, falujące włosy otaczały twarz o regularnych rysach. Niegdyś była szczupła, ale teraz się zaokrągliła. Zarzuciła synowi ramiona na szyję i przytuliła go. Znowu urosłeś ze trzy centymetry. Powiedziała oskarżycielskim tonem. Boże broń! odparł żarliwie Mark. Już i tak trudno mi się wcisnąć do taksówki. Miał metr dziewięćdziesiąt pięć wzrostu. Spojrzał ponad głową matki do jadalni. Na stole stała złota porcelana i srebrne sztućce. Hej, to prawdziwa uczta! Cóż, za rzadko używamy tych rzeczy. Zrób sobie drinka, a właściwie mnie też zrób. Matka rzadko piła koktajle. Mark z ukłuciem bólu uświadomił sobie, że postanowiła zrobić wszystko, by rocznica zniknięcia Tracy nie zepsuła atmosfery podczas tej kolacji, która z pewnością będzie ostatnia na parę następnych miesięcy. Marta Sloan była stenografką sądową i rozumiała, że syna w nowej firmie czeka praca do późnych godzin. O Tracy zaczęła mówić dopiero przy kawie. Oboje wiemy, jaki dzień się zbliża, powiedziała cicho. Mark, przez cały czas oglądam w telewizji program o nierozwiązanych śledztwach, Cold Case File. Jak myślisz, czy kiedy będziesz w Nowym Jorku, uda ci się skłonić policję do otwarcia na nowo sprawy Tracy? mają teraz do dyspozycji wiele sposobów, by odkryć to, co się stało z zaginionymi osobami, nawet z tymi, które zniknęły wiele lat temu. Ale bardziej się przyłożą, jeśli ktoś taki jak ty zacznie zadawać pytania. Zawahała się. Mark, rozumiem, że nie mogę wciąż czepiać się nadziei, że Tracy straciła pamięć albo wpadła w kłopoty i musi się ukrywać. Nad dnie serca wiem, że ona nie żyje, ale gdybym mogła sprowadzić jej ciało i pochować obok taty, odzyskałabym spokój. Spójrzmy prawdzie w oczy. Mam przed sobą osiem, może dziesięć lat, jeśli będzie mi sprzyjało szczęście. Chciałabym móc wierzyć, że kiedy nadejdzie mój czas, Tracy będzie z tatą. Zamrugałaby powstrzymać łzy. Wiesz, jak to jest. Zawsze się rozczulam przy piosence. Dany, Boy, chcę mieć możliwość, by uklęknąć i zmówić modlitwę przy grobie Tracy. Kiedy wstali od stołu, powiedziała energicznie. — Z radością zagrałabym w skrable, bo niedawno znalazłam kilka nowych sprytnych słów w słowniku, ale jutro po południu masz samolot, a jak cię znam, nawet jeszcze nie zacząłeś się pakować. — Rzeczywiście znasz mnie aż za dobrze — odparł Mark z uśmiechem. I nie opowiadaj, że masz osiem albo dziesięć lat. Willard Scott przyśle ci kartkę, kiedy skończysz sto lat. W progu mocno ją uścisnął, po czym zaryzykował i zapytał. Zgasisz tę lampę, kiedy zamkniesz za mną, pokręciła głową. Nie, chyba nie. Niech się pali tak na wszelki wypadek, Mark, po prostu na wypadek nie skończyła. Niewypowiedziane słowa zawisły w powietrzu, ale Mark wiedział, co chciała powiedzieć. Na wypadek, gdyby Tracy dzisiaj wieczorem wróciła do domu. Rozdział czwarty. Podczas ostatniej wizyty w rodzinnej fabryce Kate przeżyła szok, gdy się okazało, że kamery monitoringu wciąż nie działają. Kate, twój ojciec nie chce się zgodzić na nowy system powiedział jej Jack Worth, dyrektor fabryki. Problem w tym, że wszystko tutaj wymaga modernizacji. No i nie mamy takich rzemieślników, jacy pracowali u nas 20 lat temu. Obecni są strasznie drodzy, bo rynek się kurczy, a w dodatku trudno ich porównać z dawnymi. Nie potrafię pojąć, dlaczego twój ojciec tak się upiera, żeby nie sprzedać fabryki deweloperowi. Ta ziemia jest warta co najmniej 20 milionów dolarów. Po chwili ze smutkiem dodał: Oczywiście, gdyby zdecydował się na sprzedaż, ja straciłbym pracę. Tyle przedsiębiorstw teraz się zamyka i nie ma wielkiego popytu na dyrektorów. Jack skończył pięćdziesiąt sześć lat. Miał krzepką posturę zapaśnika, bo uprawiał ten sport w młodości, ale jego gęste blond włosy przetykały pasma siwizny. Kate wiedziała, że był wymagającym dyrektorem fabryki, salonu wystawowego i dwupiętrowego prywatnego muzeum, w którym każdą salę wypełniały niewiarygodnie cenne okazy. Zaczął pracować w firmie ponad trzydzieści lat temu jako księgowy, a stanowisko dyrektora objął pięć lat temu. Kate przebrała się w dres do biegania, nastawiła budzik radia na trzecią trzydzieści w nosy i ulokowała się na kanapie. Myliła się myśląc, że nie będzie w stanie zasnąć, ale sen miała niespokojny, pełen rojeń, których nie potrafiła sobie przypomnieć. Wyjątkiem był jeden obraz, nawiedzający ją od czasu do czasu: przerażone dziecko w kwiecistej koszuli nocnej biegnie długim korytarzem, uciekając od rąk, które się po nie wyciągają. Niepotrzebne mi teraz senne koszmary, pomyślała wyłączając budzik i siadając prosto. Dziesięć minut później, okutana w czarną, puchową kurtkę z głową okrytą szalem, była już na parkingu i wsiadła do swojego ekonomicznego minikupera. Nawet o tak wczesnej porze na Manhattanie ulice wciąż były pełne pojazdów, ale samochody nie stały w korkach. Przy sześćdziesiątej piątej Kate skręciła na wschód do Central Parku i kilka minut później wjeżdżała na most Queensboro. Dotarcie do celu zajęło jej tylko dziesięć minut. Była na miejscu o czwartej piętnaście. Zaparkowała samochód na tyłach muzeum, za kontenerem na śmieci i czekała na gasa, który lada chwila powinien się pojawić. Dmuchał silny wiatr i w samochodzie szybko zrobiło się zimno. Już miała włączyć silnik, kiedy z za rogu wyłoniły się przytłumione światła przednie i pikap gasa zatrzymał się koło jej samochodu. Oboje jednocześnie wysiedli i pobiegli ku wejściu służbowemu do muzeum. Kate miała latarkę i klucze. Otworzyła drzwi i z westchnieniem ulgi powiedziała. Gaz, to cudownie z twojej strony, że zgodziłeś się przyjechać o tej porze. Weszła do środka i oświetliła latarką panel systemu bezpieczeństwa. Potrafisz uwierzyć, że nawet wewnętrzny system jest niesprawny? Gaz miał na głowie wełnianą czapkę, naciągniętą na uszy. Kilka kosmyków żadnących włosów wymknęło się spod niej i przekleiło do czoła. Wiem, że sprawa musi być poważna, skoro chciałaś się spotkać ze mną tak wcześnie, powiedział. Co się dzieje, Kate? Modlę się do Boga, żeby się okazało, że nie mam racji, Gaz, ale muszę ci coś pokazać w apartamencie Fontainebleau. Potrzebna mi twoja ekspertyza. Wyjęła z kieszeni drugą latarkę i podała ją gasowi. Kieruj światło na podłogę. Bezszelestnie ruszyli w stronę tylnej klatki schodowej. Przesuwając dłonią po gładkiej poręczy, Kate przypomniała sobie historię, które słyszała o swoim dziadku. Przyjechał do Stanów Zjednoczonych jako emigrant bez grosza, ale z czasem dorobił się fortuny na giełdzie. Mając pięćdziesiąt lat, sprzedał firmę inwestycyjną i spełnił swoje życiowe marzenie zaczął tworzyć doskonałe kopie zabytkowych mebli. Kupił tę nieruchomość na Long Island City i zbudował kompleks fabryczny, składający się z hal produkcyjnych, salonu wystawowego i prywatnego muzeum z antykami, które przez lata kolekcjonował i teraz zamierzał kopiować. W wieku 55 lat uznał, że potrzebuje dziedzica i ożenił się z kobietą młodszą o 20 lat a potem urodził się ojciec Kate i jego brat. Tata przejął firmę na rok przed wypadkiem, pomyślała Kate. Później prowadził ją raz Link, który pięć lat temu przeszedł na emeryturę. Doskonałe kopie antyków Konellego kwitły przez sześćdziesiąt lat, ale jak Kate wielokrotnie usiłowała zwrócić ojcu uwagę, obecnie popyt na kosztowne repliki zabytkowych mebli się kurczył. Nie miała odwagi mu powiedzieć, że jego pijaństwo, zaniedbywanie interesów oraz coraz bardziej nieregularne pojawianie się w firmie to kolejne argumenty na rzecz sprzedaży przedsiębiorstwa. Spójrzmy prawdzie w oczy, myślała, po śmierci dziadka wszystkim zajmował się raz. Przy pierwszym stopniu zaczęła mówić: Gaz, chcę ci pokazać biurko. Zaraz jednak urwała. Złapała go za ramię i wykrzyknęła: Mój Boże, gaz! Tu cuchnie gazem! Chwyciła go za rękę, odwróciła się i ruszyła do drzwi. Zdążyli zrobić kilka kroków, kiedy wybuch rzucił na nich fragmenty schodów. Później Kate mgliście pamiętała, że próbowała otrzeć krew płynącą jej po czole i, czołgając się do drzwi, ciągnęła bezwładnego gasa. Płomienie lizały ściany, dym oślepiał ją i dławił. Drzwi otworzyły się na oścież i do cholu wpadł porywisty wiatr. Czysty, pierwotny instynkt przetrwania kazał Kate złapać gasa za oba nadgarstki i wywlec go na parking. Kiedy byli pół metra od drzwi, straciła przytomność. Strażacy znaleźli nieprzytomną Kate z obficie krwawiącą raną na głowie i przypalonym ubraniem. Kilka kroków dalej leżał bez ruchu gaz. Schody, które na niego spadły, spowodowały poważne obrażenia. Nie żył. Rozdział piąty Najważniejszym punktem odbywanego na koniec dnia spotkania zarządu w Hathaway od Couture było ogłoszenie, że Hanna Connelly otrzyma własną linię projektową, która zostanie zaprezentowana na letnich pokazach mody. W pierwszym odruchu Hanna chciała natychmiast podzielić się tą cudowną wiadomością z Kate – ale dochodziła siódma wieczorem i przypomniała sobie, że siostra spotyka się z ojcem oraz jego najnowszą dziewczyną na drinku i kolacji. Zadzwoniła więc do swojej najlepszej przyjaciółki Jessie Carlson, z którą przez dwa lata studiowała w Boston College, zanim przeniosła się do Fashion Institute of Technology. Jessie ukończyła prawo na Fordham Law School. Jessie wiwatowała głośno. Hano, mój Boże, to fantastycznie! Będziesz następnym i w San Lorantem. Spotkajmy się w Mindoro za pół godziny. Ja stawiam. O w pół do ósmej siedziały naprzeciwko siebie. Sala jadalna popularnej restauracji była zatłoczona, co wskazywało na wyśmienitą kuchnię i miłą atmosferę. Ich ulubiony kelner Roberto, łysy, okrągły i uśmiechnięty, nalał wino do kieliszków. Co świętujecie, dziewczęta? zapytał. Możesz być pewny, Jessie, uniosła kieliszek. Za najlepszą projektantkę na świecie, Hanę Connelly. Roberto, niedługo będziemy oboje powtarzać, znaliśmy ją kiedy. Hanna trąciła kieliszek przyjaciółki, napiła się wina i pomyślała, że chciałaby przestać się martwić napięciem między ojcem a Kate. Z powodu tego, jak upadała rodzinna firma, Wzajemne relacje tych dwojga stawały się coraz gorsze. Jessie jakby czytała jej w myślach. Co u twojego przystojnego ojca? zapytała, zanurzając ciepły włoski chleb w oliwie, którą nalała sobie na talerz. Wie już o tym? Jestem pewna, że bardzo się ucieszy. Tylko Jessie potrafiła sprawić, że w jej głosie dźwięczało tyle ironii. Hanna spojrzała z sympatią na dawną koleżankę ze studiów. Jessie spięła nad karkiem swoje kręcone, rude włosy, które zwykle falami spadały jej na plecy. Pełne życia niebieskie oczy połyskiwały, na mlecznej cerze nie było śladu makijażu. Mając ponad 1,80 osiemdziesiąt wzrostu, górowała nad haną nawet teraz, siedząc. Urodzona sportsmenka była szczupła i sprężysta kompletnie nie przejmowała się modą i całkowicie polegała na Hanie, kiedy musiała się ubrać na jakąś specjalną okazję. Hana wzruszyła ramionami. Och, sama wiesz, jak bardzo się ucieszy, zaczęła naśladować głos ojca. Hano to cudownie, cudownie. A potem zapomnij, co powiedziałam. Za dwa dni zapyta, jak tam moje sprawy. Ech. Naczelny playboy z zachodniego świata nigdy nie miał dla nas zbyt wiele czasu, a im jest starszy, tym rzadziej się z nami spotyka. Jessie pokiwała głową. — Kiedy ostatnio jadłam z wami kolację, wyczułam napięcie. Kate rzuciła parę ironicznych uwag waszemu ojcu. Roberto z kartą dań w dłoni zbliżył się do ich stolika. — Zamówicie od razu, czy mam poczekać parę minut? — zapytał. Makaron linguine z sosem z małży i sałatka firmowa. To był ulubiony makaron Hany. E, dla mnie łosoś z trójkolorową sałatką dodała Jessie. Nie powinienem był przynosić kart skomentował Roberto. Pracował w restauracji od piętnastu lat i znał ulubione potrawy wszystkich klientów. Kiedy odszedł od stolika, Hana napiła się wina i wzruszyła ramionami. Jessie, bywasz u nas od czasu w koledżu. Słyszałaś dość, by się zorientować w sytuacji. Rynek ulega zmianie. W dzisiejszych czasach ludzie nie kupują tak często kopii zabytkowych mebli, a co więcej, nasze produkty straciły na jakości. Jeszcze pięć lat temu mieliśmy paru świetnych rzemieślników, a teraz wszyscy są na emeryturze. Po śmierci dziadka trzydzieści lat temu szefem został ojciec i kierował przedsiębiorstwem za pomocą rasa linka prawej ręki dziadka. Ale po wypadku tata długo dochodził do zdrowia, potem stracił zainteresowanie firmą. Z tego co wiem, ani on, ani jego brat nigdy tak naprawdę nie angażowali się w działalność fabryki. Wiesz, naprawdę myślę, że to przykład tej starej historii o ciężko pracującym emigrancie, który chce, żeby jego synowie mieli wszystkie możliwości dla niego niedostępne. Uświadomiła sobie. Jak dobrze jest rozmawiać otwarcie z przyjaciółką, której może bez reszty zaufać. Czes, sytuacja naprawdę robi się napięta. Tata coraz bardziej szasta pieniędzmi. Uwierzysz, że w zeszłym roku latem wynajął jacht na miesiąc. Pięćdziesiąt tysięcy tygodniowo. On wynajmuje jachty, podczas gdy nasz rodzinny statek tonie. Strasznie żałuję, że kiedy byłyśmy małe, nie spotkał kogoś i się nie ożenił. Może rozsądna kobieta utrzymałaby go w ryzach? Będę szczera. Zastanawiałam się nad tym. Miał dopiero trzydzieści lat, kiedy wasza matka umarła, a to było prawie dwadzieścia osiem lat temu. Myślisz, że był tak bardzo w niej zakochany, że żadna inna nie potrafiła jej zastąpić? Przypuszczam, że naprawdę była miłością jego życia. Żałuję tylko, że. Nie pamiętam mamy. Ile wtedy miałam? Osiem miesięcy? a Kate skończyła trzy lata. I oczywiście to była okropna tragedia. Stracił żonę, brata Konora i czworo bliskich przyjaciół. I to on stał wtedy za sterem tamtej łodzi. Muszę jednak przyznać, że wyrzuty sumienia nie powstrzymały go od całej procesji przyjaciółek, czy jak je tam nazwać. Ale dość o rodzinnych kłopotach. Cieszmy się kolacją, za którą płacisz, i miejmy nadzieję, że Kate, tata i kimkolwiek jest jego laska. Zachowują się wobec siebie kulturalnie. Dwie godziny później wracając do mieszkania przy Downing Street w Greenwich Village, Hanna po raz kolejny zastanawiała się nad swoją przeszłością. Byłam niemowlęciem, kiedy straciliśmy mamę, myślała, wysiadając z taksówki. Nasza niania, rozmery, rossi, mes dziesięć lat temu wróciła do rodzinnej Irlandii. Niech Bóg błogosławi Rozji wychowała nas choć zawsze mówiła że bardzo by chciała żeby ojciec ponownie się ożenił uśmiechnęła się przypominając sobie radę którą Rozi często dawała ojcu znajdź sobie miłą kobietę która pokocha twoje piękne córeczki i będzie dla nich dobrą matką w mieszkaniu usiadła na ulubionym fotelu i włączyła telewizję żeby obejrzeć kilka nagranych programów do fatalnego wypadku na rybach, w którym zginęła jej matka, Stryj i cztery inne osoby, doszło, ponieważ łódź ojca w mroku uderzyła w linę łączącą tankowiec i barkę. Zamierzali wypłynąć sto kilometrów w głąb Atlantyku, gdzie często o świcie gromadziły się ławice Tuńczyków. Jedynie ojciec Hany Douglas Connelly przeżył. Straż przybrzeżna znalazła go nieprzytomnego i ciężko rannego na dnie łódki ratunkowej, kiedy po wschodzie słońca polecieli na miejsce wypadku helikopterem. W głowę uderzyły go elementy tonącej łodzi. Nie był całkowicie nieobecnym ojcem, rozważała Hanna, przewijając reklamy. Rzecz w tym, że rzadko przebywał z córkami, albo podróżował w interesach, albo zbytnio zajmował się życiem towarzyskim. Fabryka prowadził raz i robił to doskonale. Ludzie, którzy tam pracowali, tacy jak Gas Schmidt, byli nie tylko rzemieślnikami, ale i artystami. Rosie mieszkała z nami przy wschodniej osiemdziesiątej i zawsze czekała na nas, kiedy przyjeżdżałyśmy do domu na wakacje i święta. Bóg wie, że tata wysłał nas do szkoły z internatem w chwili, gdy tylko chciano nas tam przyjąć. Hanna nie była śpiąca, dlatego telewizor wyłączyła dopiero o dwunastej. Szybko się rozebrała i o dwunastej dwadzieścia wsunęła się pod pościel. O piątej rano obudził ją telefon. Dzwonił Jack Worth. Hanno, zdarzył się wypadek. W fabryce doszło do jakiegoś wybuchu. Byli tam wtedy Gaz, Schmidt i Kate. Bóg tylko wie dlaczego. Gaz nie żyje, a Kate właśnie przewożą karetką do szpitala Manhattan Midtown. Przewidział jej następne pytanie. Hanno, nie mam pojęcia, po kiego diabła byli w fabryce o tej porze. Jadę do szpitala. Mam zadzwonić do twojego ojca, czy sama to zrobisz? Ty zadzwoń. Hanna wyskoczyła z łóżka. Zobaczymy się w szpitalu. O Boże, modliła się głośno. Niech to nie będzie wina, Kate. Proszę, niech to nie będzie jej wina. Rozdział szósty Sandra śmiertelnie znudziła Douglasa Connellego, zanim jeszcze zaczęła otwarcie flirtować z Majestikiem. Wiedział, że jej historyjka o udziale w wyborach misji uniwersum jest kompletną fikcją. Wpisał jej nazwisko do wyszukiwarki i dowiedział się, że owszem, znalazła się w finale konkursu piękności, ale lokalnym, w Wilbur, w Dakocie Północnej, skąd pochodziła. Nawet bawiły go jej fantazje, dopóki przy kolacji nie zobaczył pogardy na twarzy Kate, i nie zrozumiał, że córka nie pochwala jego stylu życia. Wiedział, że zasługuje na pogardę. Jego ojciec miał ulubione powiedzonko, które powtarzał, kiedy musiał podjąć trudną decyzję, zajmującą mu nieustannie myśli. Czuję się, jakbym był między młotem a kowadłem, i z obu stron nic dobrego mnie nie czeka. Nieważne, ile piję. Czuję się tak przez cały czas, pomyślał Dak. Sącząc ostatni kieliszek szampana. Pomiędzy młotem a kowadłem. Te słowa rozbrzmiewały mu w głowie i nie mógł się ich pozbyć. Lubię chodzić do takich lokali, mówiła Sandra, bo wiesz, można tu spotkać człowieka kompletującego obsadę do filmu, albo coś w tym rodzaju. Ciekawe, ile trzeba wybielacza, żeby uzyskać taki kolor włosów, pomyślał Dag. Pojawił się przy nich szef sali z nową butelką szampana. Z pozdrowieniami dla pięknej pani od majestika powiedział. Sandra wstrzymała oddech. O mój Boże! Kiedy zerwała się z krzesła i pobiegła przez salę, Douglas Connelly wstał, by wyjść. Napiwek jak zwykle oznajmił z nadzieją, że może jeszcze mówić wyraźnie. Dopilnuj, żeby za tę drugą butelkę zapłacił majestik. Czy jak się tam nazywa ten facet? — Oczywiście, panie Connelly. Pański samochód jest na parkingu? — Tak. I to kolejna sprawa doprowadzająca Kate do szaleństwa. — Mój prywatny szofer — myślał Dak, kiedy kilka minut później opadł na siedzenie i zamknął oczy. Gdy się ocknął, Bernard otwierał drzwi limuzyny przed kamienicą przy wschodniej osiemdziesiątej drugiej. — Jesteśmy na miejscu, panie Connelly. Nawet korzystając z pomocy portiera, który prowadził go przez hol, Dak musiał się bardzo starać, by jego obie nogi podążały w tym samym kierunku. Windiaż Dany wyjął mu klucz z dłoni, kiedy Dak wygrzebywał go z kieszeni, otworzył drzwi i zaprowadził właściciela mieszkania na kanapę. Może tutaj pan trochę odpocznie, panie Connelly? Zaproponował. Dak poczuł poduszkę pod głową, jakieś dłonie rozpięły mu koszulę pod szyją i zdjęły buty. — Trochę źle się czuję — wymamrotał. — Wszystko w porządku, panie Connelly. Klucze są na stole. Dobranoc. — Dobranoc, dany dzięki. dag zasnął, zanim zdążył jeszcze coś dodać. Pięć godzin później nie usłyszał natarczywego dzwonka telefonu stacjonarnego na stoliku oddalonym o kilka kroków od sofy, ani komórki piszczącej w kieszeni na piersi. W końcu Hanna, która z popielatą twarzą siedziała w poczekalni przeznaczonej dla rodzin operowanych pacjentów, schowała telefon i splotła dłonie na kolanach, by powstrzymać drżenie. Nie będę więcej do niego dzwonić, powiedziała do Jacka. Niech najpierw odeśpi wczorajszy wieczór. Rozdział siódmy. W czwartek Douglas Connelly obudził się o dziewiątej rano. Jęknął i zdezorientowany otworzył oczy. Wsiadł do swojego samochodu i to była ostatnia rzecz, jaką pamiętał. Potem pojawiły się mgliste wspomnienia. Portier trzymający go pod ramię, dany, odbierający od niego klucze. Suwający mu poduszkę pod głowę. Głowę, która teraz pękała z bólu. Usiadł chwiejnie i spuścił nogi na podłogę. Oparł dłonie na stoliku, by zachować równowagę I dzięki temu zdołał jakoś się wyprostować Przez chwilę czekał, aż pokój przestanie wirować A potem powlókł się do kuchni Wyjął z lodówki do połowy opróżnioną butelkę wódki I puszkę soku pomidorowego Nalał do szklanki po połowie wódki i soku Po czym wypił całość jednym haustem Kate miała rację Pomyślał Nie powinienem był wczoraj wieczorem zamawiać tego szampana przez mgłę zalegającą jego głowę, przecisnęła się pewna myśl. Muszę się upewnić, że butelka, którą ten świr posłał królowej piękności, nie wylądowała na moim rachunku. Poszedł wolno do sypialni, z każdym krokiem pozbywając się jakiejś części ubrania. Dopiero po prysznicu, ogoleniu się i włożeniu świeżych rzeczy zadał sobie trud, by sprawdzić wiadomości w telefonie. O drugiej w nocy zadzwoniła Sandra. Och, tak, czuję się strasznie, poszłam podziękować Majestikowi za szampana i te urocze rzeczy, które o mnie mówił, a on błagał, żebym na minutę usiadła z nim i jego przyjaciółmi. Zanim się zorientowałam, sos menelier, No, to znaczy ten gość od otwierania wina przyszedł z butelką, którą przysłał nam Majestik i powiedział, że musiałeś wyjść. Cudownie się z tobą bawiłam. Konali nacisnął klawisz usuwania, zanim Sandra skończyła mówić. Następna wiadomość była od Jacka, a kolejna od Hany. — Cóż, przynajmniej ona nie suszy mi ciągle głowy, żebym sprzedał fabrykę, pomyślał. Kiedy do niego dotarło, że Jack dzwonił o piątej dziesięć rano, a Hanna dwadzieścia minut później, Dak pojął, że stało się coś złego. Usiłując się skupić i nadać głosowi trzeźwe brzmienie, niezgrabnie nacisnął klawisz połączenia. Hanna odebrała po pierwszym sygnale. Zduszonym tonem powiedziała mu o wybuchu, śmierci Gasa i poważnych obrażeniach Kate. Przed chwilą skończyli ją operować. Chodziło o zmniejszenie ucisku na mózg. Jeszcze jej nie widziałam. Czekam na rozmowę z chirurgiem. Fabryka spłonęła? Wykrzyknął Dak. Sała? Masz na myśli fabrykę, salon, wystawowy muzeum, wszystkie antyki? Hana dała wreszcie upust tłumionemu gniewowi i obawie o siostrę. Nie słyszałeś, co mówiłam? Krzyknęła. Twoja córka może nie przeżyć, a jeśli z tego wyjdzie, może mieć uszkodzony mózg, może właśnie umiera, a ty, jej ojciec, pytasz o swoją przeklętą firmę? W jej głosie zabrzmiał lodowaty ton. Na wypadek, gdybyś chciał wpaść Twoja córka leży w szpitalu Manhattan Midtown Jak wytrzeźwiejesz na tyle, żeby tu przyjechać Zapytaj o poczekalnię przy sali pooperacyjnej Znajdziesz mnie tu Modlę się, żeby moja jedyna siostra nie umarła Rozdział ósmy O szóstej rano Lotti Schmidt piła kawę w kuchni I martwiła się, dlaczego gaz pojechał na spotkanie z Kate Connelly O tak nieludzkiej porze W pół do piątej rano Zadzwonił dzwonek u drzwi, więc poszła otworzyć. Widząc na ganku księdza ze swojej parafii i policjanta, o mało nie zemdlała. Zanim zdążyli otworzyć usta, wiedziała już, że mąż nie żyje. Resztę dnia otuliła mgła niedowierzania. Do Lotti docierało, że sąsiedzi przychodzili i wychodzili, że rozmawiała przez telefon ze swoją córką Gretchen. Nie potrafiła sobie jednak przypomnieć, czy Gretchen powiedziała, że przyleci z Minneapolis dzisiaj czy jutro, czy uprzedziła córkę, żeby nie chwaliła się zdjęciami swojego pięknego domu w Minę Tonka? Przez cały dzień telewizor był włączony. Musiała obejrzeć film ze zniszczonej fabryki. Potrzebowała pociechy płynącej z faktu, że przynajmniej gaz nie spłonął w pożarze. Charlie Walters, dyrektor domu pogrzebowego, który organizował pogrzeby dla większości członków ich kongregacji, przypomniał jej, że gaz zawsze chciał, by go skremowano. Później Lotti pamiętała, że odpowiedziała mu coś w rodzaju: Cóż, o mało nie został skremowany w tym pożarze, ale na szczęście do tego nie doszło. Gertrude Peterson jej sąsiadka i najbliższa przyjaciółka nalegałaby. Lotti napiła się herbaty i zjadła mufinkę. Herbatę zdołała przełknąć. Z muffinki zrezygnowała. Siedziała przy kominku okutana w koc i skulona. Jej drobna postać wydawała się jeszcze mniejsza w wielkim fotelu. Policjant powiedział jej, że Kate Connolly została poważnie ranna. Lotti znała Kate od urodzenia. Po tamtym strasznym wypadku płakała nad pozbawionymi matki i dziewczynkami. A teraz modliła się. O Boże, nieważne co ona zrobiła, spraw, by żyła. I wybacz Gasowi. Mówiłam mu, że popełnia błąd, ostrzegałam go. O Boże, zlituj się nad nim, był dobrym człowiekiem. Rozdział dziewiąty. Jack Worf został z Haną do chwili, gdy do szpitala przyjechał Douglas Connelly. Z trudem zdołał ukryć pogardę na widok przekrwionych oczu pracodawcy, mimo to z szacunkiem powiedział. — Panie Connelly, nie potrafię wyrazić, jak mi przykro z tego powodu. Doug kiwnął głową, mijając go. Podszedł do Hany, objął ją i cicho zapytał. — Jakie są ostatnie wiadomości o Kate? Od naszej rozmowy nic się nie zmieniło, jest w głębokiej śpiączce. Nie wiadomo, czy się wybudzi, a jeśli tak, to czy nie będzie miała uszkodzonego mózgu. Hana uwolniła się z uścisku ojca. Wcześniej byli tu strażacy. Wzięli mój numer telefonu, chcieli rozmawiać z Kate, ale to oczywiście wykluczone. Kate i Gasa znaleziono tuż koło tylnego wyjścia do muzeum. Jack się boi, że policja może uznać, że zrobili to specjalnie. Pociągnęła ojca na bok i cicho, choć ze słabością dodała. Tato, fabryka traciła pieniądze. Kate o tym wiedziała. Jack wiedział. Ty wiedziałeś. Dlaczego nie przyjąłeś oferty sprzedaży? Gdybyś to zrobił, nie siedzielibyśmy teraz tutaj. Jedąc z taksówką do szpitala, Douglas Connelly przygotował się na to pytanie pomimo pulsującego bólu łowy, którego nie zdołały zwalczyć trzy aspiryny i poranny drink, zmusił się do stanowczego tonu. Ano. Twoja siostra przesadzała, jeśli chodzi o problemy firmy, a Ziemia jest warta o wiele więcej niż proponowano w tamtej ofercie. Kate po prostu nie chciała słuchać głosu rozsądku. Nie dotykając córki ponownie, przeszedł przez małą poczekalnię, opadł na krzesło i ukrył twarz w dłoniach. Chwilę później jego ciałem Wstrząsnął stłumiony szloch. Wtedy Jack Worf wstał. Chyba będzie lepiej, jeśli zostawię was samych, powiedział. Hanno, dasz mi znać, jeśli stan Kate ulegnie zmianie. Oczywiście. Dziękuję, Jack. Po jego odejściu Hanna długo siedziała bez ruchu na szarym krześle. Jej myśli błądziły, gdy obserwowała ojca, który siedział naprzeciwko niej na identycznym krześle. Jego płacz, Ucichł tak nagle, jak się pojawił. Tak, odchylił głowę i zamknął oczy. Ciekawe, czy krzesła we wszystkich poczekalniach są takie same? myślała Hanna. Czy Kate będzie żyła? A jeśli tak, czy będzie tą samą osobą? Nie potrafił sobie wyobrazić, że z Kate mogłoby być inaczej. Wczoraj wieczorem była statą na kolacji. Wspomniała coś o spotkaniu z gasem w muzeum? To pytanie musiała mu zadać. Tato, czy Kate mówiła, że dziś nad ranem wybiera się do muzeum? Dak usiadł, nerwowym ruchem zacisnął i wyprostował dłoń, a potem potarł czoło. Oczywiście, że mi o tym nie mówiła, Hano, ale Boże, kiedy w zeszłym tygodniu do mnie zadzwoniła, po raz kolejny suszyła mi głowę, żebym sprzedał fabrykę. Powiedziała, że z przyjemnością wysadziłaby ją i skończyła z tym raz na zawsze. Przy ostatnim zdaniu drzwi się otworzyły i do poczekalni wszedł lekarz z poważnym wyrazem twarzy. Rozdział dziesiąty. Doktor Ravi Patal nie dał po sobie poznać, czy usłyszał szokujący wybuch Daga Konellego. Ignorując go, zwrócił się do Hany. Pani Konelni. Jak mówiłem, pani przed operacją, pani siostra ma poważny uraz głowy. Na tym etapie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy uszkodzenia są trwałe, i nie będziemy wiedzieć tego na pewno, dopóki nie wyjdzie ze śpiączki. Co może nastąpić za kilka dni, albo za miesiąc? Więc myśli pan, że będzie żyła? Z trudem wykrztusiła przez wyschnięte gardło Hana. Najważniejsze są pierwsze dwadzieścia cztery godziny. Jestem przekonany, że nie musi pani tutaj czekać. Proszę iść i odpocząć. Przyrzekam, że jeśli coś się zmieni... Doktorze, chcę, by moja córka miała najlepszą możliwą opiekę. Wtrącił Tak, Prywatne pielęgniarki i konsultantów. Panie Connelly, pacjentka jest na oddziale intensywnej opieki. Później może pan zatrudnić prywatne pielęgniarki. Ale nie teraz. Oczywiście chętnie skonsultujemy się w kwestii jej stanu z każdym lekarzem, którego pan wskaże. Doktor Patel... Odwrócił się do Hany i sprawdził, czy ma prawidłowy numer jej telefonu komórkowego. Pełen współczucia i zrozumienia powiedział. Jeśli pani siostra przetrwa kilka następnych dni, może mieć przed sobą długą drogę do odzyskania zdrowia. Najlepsze, co może pani w tej sytuacji zrobić, to zachować siłę. Hana kiwnęła głową. Mogę ją zobaczyć? Oczywiście. Dag wziął córkę pod rękę i ruszyli za lekarzem. Nic złego jej się nie stanie, powiedział cicho. Kate jest twarda. Wróci do zdrowia, zobaczysz. Jeśli nie aresztują jej za podpalenie i może nawet za morderstwo, pomyślała Hanna. Teraz złość na ojca ustąpiła miejsca czemuś w rodzaju rezygnacji. Z całą pewnością nie mógł przewidzieć, że doktor Patel wejdzie do poczekalni w chwili, gdy powtarzał słowa Kate. Na końcu długiego korytarza lekarz nacisnął guzik, by otworzyć ciężkie drzwi do oddziału intensywnej opieki medycznej — Przygotujcie się na niezbyt przyjemny widok — powiedział Pacjentka ma obandażowaną głowę, jest podłączona do respiratora i mnóstwa innych urządzeń Mimo tej przestrogi, Hanna przeżyła szok na widok postaci leżącej bez ruchu w łóżku — Chyba muszę uwierzyć doktorowi na słowo, że to Kate Pomyślała, szukając jakiejś cechy, która pomogłaby w jej rozpoznaniu. Siostra miała zabandażowane dłonie, ponieważ doznała oparzenia drugiego stopnia. Maska do oddychania zasłaniała jej prawie całą twarz. Spod gazy owijającej głowę nie widać było ani kosmyka jasnych włosów. Hannah pochyliła się i pocałowała siostra w czoło. Czy to była tylko wyobraźnia, czy też rzeczywiście poczuła słaby aromat perfum, których Kate zawsze używała? Kocham cię, szepnęła. Nie zostawiaj mnie, Kate. Omal nie dodała. Mam tylko ciebie. Ale zdołała się powstrzymać. Chociaż to prawda, pomyślała ze smutkiem. Przez lata nie doświadczyły nadmiaru opieki ze strony ojca, który zawsze się upierał, żeby mówić mu po imieniu. Cofnęła się, robiąc mu miejsce przy łóżku Kate. Moja dziewczynka, powiedział drżącym głosem. Musisz wyzdrowieć, nie możesz nas zawieść. Po raz ostatni spojrzeli na kate i ruszyli do drzwi w progu sali pooperacyjnej dr Patel raz jeszcze obiecał, że zadzwoni, jeśli wstanie kate, zajdzie jakaś zmiana. Kiedy o wpół do pierwszej zbierali się do wyjścia, hanna by uprzedzić propozycję wspólnego lunchu powiedziała: tato, wracam do biura. Mam kilka spraw do załatwienia, a lepiej mi zrobi praca niż powrót do domu. Gdy wyszli na ulicę, okazało się, że czeka tam na nich tłum dziennikarzy. Jaki jest stan Kate Connelly? — Dopytywali się. Dlaczego o tak wczesnej porze była z Gasem Schmidtem w muzeum? Powiedziała, po co się tam wybiera? Stan mojej córki jest bardzo poważny. Proszę uszanować naszą prywatność. Ktoś właśnie wysiadł z taksówki przed szpitalem. Dak objął córkę, przecisnął się przez tłum i wepchnął Hanę na tylne siedzenie, po czym sam wsiadł i zatrzasnął drzwi. Niech pan jedzie. Warknął do kierowcy. Mój Boże, wykrzyknęła Hanna. Prawdziwe stado sępów. A to dopiero początek, odparł ponuro Douglas Connelly. Dopiero początek. Rozdział jedenasty. Pomimo nalegań ojca, by wróciła do domu i odpoczęła, Hanna kazała się odwieźć na drugi koniec miasta do biura przy zachodniej trzydziestej drugiej. Firma przygotuje oświadczenie dla prasy o linii nowego projektanta, powiedziała. Nie wspomniała też, że ta nowa linia będzie nosiła jej nazwisko. Kiedy taksówka się zatrzymała, Hanna otworzyła drzwi i cmoknęła daga w policzek. Zadzwonię, jeśli czegoś się dowiem, obiecuję. Wracasz wieczorem do szpitala? Tak. O ile lekarz nie zadzwoni i nic nowego się nie stanie, pojadę tam koło siódmej. Rozbrzmiewający z tyłu klakson uświadomił jej, że wstrzymuje ruch. — Później porozmawiamy — dodała pospiesznie i wyskoczyła na chodnik. Ruchliwa ulica pełna pieszych i wieszaków z ubraniami, które przenoszono z budynku do budynku, stanowiła widok, który Hanna uwielbiała, choć dzisiaj nie przyniósł jej pociechy. W holu siedział ochroniarz Luther. — Jak się czuje pani siostra, pani Connelly? — zapytał. Po spotkaniu z dziennikarzami przed szpitalem, Hanna zrozumiała, że pożar jest wiadomością dnia i powinna się przygotować na pytanie dotyczące Kate. Została poważnie ranna, odparła cicho. Możemy się tylko modlić, by z tego wyszła. Miała wrażenie, że czyta w myślach tego mężczyzny. Co Kate tam robiła o tak wczesnej porze? Nie dając mu okazji do zapytania o coś jeszcze, szybkim krokiem ruszyła do windy dopiero kiedy weszła do swojego biura i zobaczyła zdziwienie na twarzach współpracowników, zrozumiała, że nikt jej się dzisiaj nie spodziewał. Fara Zulaikha, główna projektantka, próbowała odesłać ją do domu. Odkładamy oświadczenie prasowe na lepszy moment, Hano, powiedziała. Przez co najmniej parę dni pożar będzie zajmował mnóstwo miejsca w mediach. Ludzie, którzy mieszkają blisko i striver, mówili, że widzieli z okien płomienie. Hanna odparła jednak, że zostanie. Powiedziała, że lepiej być tutaj niż siedzieć bezczynnie u siebie, w mieszkaniu albo w szpitalu. Kiedy jednak została sama w swoim małym, zagraconym gabinecie, opadła na fotel przy biurku i ukryła twarz w dłoniach. Nie mam pojęcia, co począć pomyślała. Załóżmy, że Kate nie przeżyje albo wyjdzie z tego z uszkodzeniami mózgu. Jak będzie się bronić, jeśli ktoś ją oskarży o spowodowanie wybuchu? Ile razy od mniej więcej roku Kate otwarcie twierdziła, że fabrykę należy zamknąć i sprzedać? Wszyscy nasi przyjaciele o tym wiedzą. Obie z Kate mamy po 10% udziałów, ale od dwóch lat co kwartał notujemy brak zysków. Dzięki Bogu miałyśmy dość z dywidend, żeby w odpowiednim czasie kupić sobie mieszkania. Czy Kate użyła słów wysadzić w rozmowie z kimś innym poza tatą? Lekarz go słyszał. Ale dlaczego chciałaby wysadzić muzeum z bezcennymi antykami? To nie miało sensu. Ta myśl pocieszyła nieco chane. Potem jednak ze ściśniętym sercem przypomniała sobie, że same antyki były ubezpieczone na dwadzieścia milionów dolarów. Niedawno widziała relację filmową, w której samochód pędził autostradą, a prowadząca go kobieta dokładała wszelkich starań, by uniknąć zderzenia czołowego. Zadzwoniła na policję i krzyknęła do słuchawki. — Nie potrafię go zatrzymać! Nie potrafię go zatrzymać! To samo działo się teraz w jej głowie. Myśli przeskakiwały z jednej przerażającej możliwości do drugiej. — Przypuśćmy, że wybuch nastąpił przypadkowo i tylko na skutek zbiegu okoliczności Kate i Gaz znaleźli się tam w czasie, gdy do niego doszło. Czy to aż tak niemożliwe? Nawet o czwartej trzydzieści rano ale dlaczego Kate chciała się spotkać z gasem? Pięć lat temu Jack Wolf powiedział, że czas najwyższy wysłać gasa na emeryturę, ponieważ widać wyraźnie, że z powodu drżenia dłoni i słabego wzroku po prostu nie jest w stanie dalej wykonywać swojej pracy. Gaz bardzo się rozzłościł i był niezwykle nieprzyjemny, chociaż Kate wymogłaby otrzymał roczną pensję jako premię. On i Kate pozostali dobrymi przyjaciółmi. O Boże, musi być jakieś rozsądne wytłumaczenie. Kate nigdy nie popełniłaby przestępstwa dla pieniędzy, znam ją zbyt dobrze. W głowie mi się nie mieści, że w ogóle rozważam taką możliwość. Myślała Hanna. Wtuliła się w fotel. Co ja tu robię? Powinnam wrócić do szpitala. Muszę być przy niej. Pożegnała się ze współpracownikami krótkim zdaniem. Zadzwonię, jeśli coś się zmieni. Wcześniej w szpitalu wyłączyła komórkę i dopiero teraz sobie o tym przypomniała. Sprawdziła wiadomości. Było mnóstwo telefonów od przyjaciół, szefa Kate i jej współpracowników. Wszyscy mówili o szoku i niepokoju. Trzykrotnie dzwoniła Jessie. — Hanno, odezwij się! — Poczekam z telefonem do Jessie, dopóki znowu nie zobaczę Kate — zdecydowała Hanna. — Czy to możliwe, że zaledwie wczoraj wieczorem tak dobrze się bawiłyśmy z Jessie, świętując mój sukces? czy to jeszcze ma jakieś znaczenie czy cokolwiek będzie miało znaczenie jeśli kate nie wyzdrowieje w szpitalu powiedziano jej żeby poszła do poczekalni oddziału intensywnej opieki medycznej gdzie spotka się z nią doktor patel kiedy jednak otworzyła drzwi przy oknie stał ktoś inny jedno spojrzenie na płomienne rude włosy jessy wystarczyłoby hanna mogła dać upust strachowi który w niej narastał Chwilę później szlochała i trzęsła się w ramionach przyjaciółki. Rozdział dwunasty Connelly nie był pewien, dokąd chce jechać po rozstaniu z Haną. Kiedy wysiadła z taksówki, kierowca zapytał. — A teraz gdzie, proszę pana? Pragnął jedynie wrócić do domu, łyknąć parę aspiryn i napić się kawy, ale uznał, że chyba powinien pojechać na Long Island City. I na własne oczy obejrzeć szkody. Czy nie będzie wydawało się dziwne, że właściciel nie pokazuje się na miejscu tak wielkiego pożaru? A z drugiej strony może lepiej wrócić jednak do domu i zadzwonić po własny samochód. Chyba nie musi od razu jechać do fabryki, zresztą może wcale się tam nie wybierze. Podał taksówkarzowi adres przy wschodniej osiemdziesiątej drugiej, a potem oparł się i zamknął oczy. Próbował obmyślić najstosowniejszy następny krok. Czy to pewne, że pożar został rozmyślnie wywołany? Czy sytuacja wygląda tak, jakby Kate zrobiła to w porozumieniu z gasem, a potem coś poszło nie tak i nie zdążyli w porę uciec? Heh, pięć lat temu, kiedy zmusiliśmy go do emerytury, był bardzo zły, ale dziewczyny zawsze traktowały go życzliwie. Dałoby się przedstawić sprawę tak, że gas namówił Kate do pomocy, jednak wybuch nastąpił szybciej niż planowali. Tylko jak to wpłynie na wypłatę polisy? Jeśli firma ubezpieczeniowa udowodni podpalenie dokonane przez niezadowolonego członka rodziny, czy wykorzysta to jako pretekst, żeby nie zapłacić? Jasna, ziemia ma swoją wartość, ale same antyki zostały ubezpieczone na dwadzieścia milionów dolarów. Ha. Nikt nigdy nie będzie mógł powiedzieć, że miałem z tym coś wspólnego. Tak znalazł pocieszenie w fakcie, że wczoraj za dużo wypił, i mnóstwo świadków może to potwierdzić. Mogliście pamiętał, że Bernard, kierowca samochodu, pomógł mu wysiąść, a winiarz Dany zaprowadził go do mieszkania i położył na kanapie. W razie konieczności zaświadczą o jego stanie, a nocny portier przysięgnie, że pan Connelly przez całą noc nie opuścił budynku. Przynajmniej tu mam czystą sytuację, pocieszał się Dak. Jeśli będzie trzeba, oskarżymy gasa, zwłaszcza gdyby Kate nie przeżyła. Zaraz jednak zrobiło mu się wstyd, że w ogóle bierze pod uwagę taką możliwość. Taksówka w końcu zatrzymała się przed jego apartamentowcem. Opłata urosła do dwudziestu dwóch dolarów. Dag wyjął dwie dwudziestki z portfela i wsunął w otwór w szybie dzielącej go od kierowcy. Reszta dla pana. To też doprowadzało Kate do szaleństwa. Tato, to dlaczego musisz dawać napiwki prawie równe opłacie za jazdę? Jeśli myślisz, że robisz tym wielkie wrażenie, to się mylisz. Czy zaledwie wczoraj wieczorem Kate z kwaśną miną słuchała, jak zamawiał butelkę szampana? Wydawało się, że minęły lata. Dzienny portier Rej otworzył przed nim drzwi. Kiedy Dag wysiadł z taksówki, Rej zapytał: Jak się czuje pańska córka, panie Konelni? Dag, który miał przed oczami pełen dezaprobaty wyraz twarzy Kate z wczorajszego wieczora, odparł. — Za wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć. — W holu czeka na pana młoda dama. Jest tu od godziny. — Młoda dama? Zaintrygowany szybko podszedł do drzwi, a Ralph równie szybko je dla niego przytrzymał. Na jednym z płóciennych krzeseł w modernistycznym holu siedziała wyprostowana Sandra. Na widok Daga zerwała się na nogi. Och, kochany, tak mi przykro. Pewnie okropnie cierpisz. Jakie to straszne. A, królowa piękność oderwała się od Majestika, skomentował Dak. Ale kiedy Sandra, masując mu palce, pocałowała go w policzek, demony w jego głowie zaczęły się uciszać. Sandra to kolejna osoba, mogąca zaświadczyć, gdzie wczoraj wieczorem przebywał. Do fabryki pojedzie jutro, pojutrze, A, albo nigdy. Nie chcę tego oglądać. Pomyślał. Wziął ją pod ramię. — Chodźmy na górę — powiedział. Rozdział trzynasty Kiedy Mark Sloan już wiedział, że na stałe przeprowadzi się do Nowego Jorku, podjął kilka starannie przemyślanych decyzji. Zatelefonował do cieszącej się wielkim uznaniem agentki handlu nieruchomościami i powiedział jej, na czym mu zależy. Przestronne mieszkanie z dwiema sypialniami i dwiema łazienkami w Greenwich Village. Jego kancelaria mieściła się w Pershing Square Building naprzeciwko dworca Grand Central, więc dotarcie do pracy metrem albo pieszo będzie proste. Meble, których się dorobił w czasach studiów podyplomowych, z pewnością pamiętały lepsze czasy. Postanowił, że wyrzuci je i zacznie od zera. Dzięki temu zyskał też szansę, by całkowicie usunąć ślady kilku pań które z taką ochotą się do niego wprowadzały. Agentka przedstawiła mu dekoratorkę, która pomogła wybrać wygodną sofę i fotele, stolik i kredens do salonu, łóżko, komodę i fotel do sypialni, a także mały stół i dwa krzesła, które zmieściły się idealnie pod niezwykłym luksusem – oknem kuchennym. Mark przetransportował ubrania, biblioteczki, książki, swoje zbiory sztuki ludowej, którą kolekcjonował przez lata oraz przywieziony z Indii ręcznie tkany dywan w żywych kolorach. Resztę wybierzemy, kiedy wyczuje atmosferę tego mieszkania, powiedział dekoratorce, która aż się rwała, by zaplanować dodatki i ozdoby okienne. Wyjechał z Chicago w tamten czwartkowy poranek. Obficie padał śnieg i lot był opóźniony do trzech godzin. Mało zachęcający początek, pomyślał, wysiadając późnym, posępnym popołudniem na lotnisku La Guardia. Ale czekając na bagaż przy taśmie, musiał sam przed sobą przyznać, że się cieszy, że jest tutaj i teraz. Praca, którą wykonywał przez ostatnie pięć lat, przestała stanowić dla niego wyzwanie. Zamierzał regularnie rozmawiać z matką przez Skype'a, w ten sposób nie będzie musiał wierzyć jej na słowo, że u niej wszystko w porządku. W Nowym Jorku miał mnóstwo przyjaciół, którzy, jak on, studiowali w Cornell Pora na nowy początek. Pora też na rozwiązanie innej sprawy. Myślał bez wysiłku, zdejmując staśmy ciężką walizkę. W towarzystwie innych pasażerów, którzy, jak on, mieli to szczęście, że ich bagaże pojawiły się pierwsze, wyszedł przed terminal i cierpliwie ustawił się w kolejce do taksówki. Wzrost sprawił, że w koledżu był gwiazdą koszykówki. Włosy, niegdyś kasztanowe jak u Tracy, z upływem lat poziemniały i stały się ciemnobrązowe. Złamany podczas meczu nos nadawał jego rysom pewną nieregularność, ale równoważyły ją ciepłe, piwne oczy, stanowcze usta i podbródek. Na nieznajomych Mark Sloan robił wrażenie człowieka, którego chcieliby poznać lepiej. W końcu wsiadł do taksówki i pojechał do mieszkania podczas poprzednich wizyt w Nowym Jorku, zauważył, że wielu kierowców rozmawia przez zestawy głośno mówiące i nie wyraża ochoty na pogawędkę. Ten taksówkarz był inny. Miał klasyczny, nowojorski akcent i był gadatliwy. W interesach czy turystycznie? Zapytał. Prawdę mówiąc, od dzisiaj jestem mieszkańcem, odparł Mark. A wobec tego witamy w Wielkim Jabłku. Nie rozumiem, jak ktoś, kto tu przyjeżdża, w ogóle chce wracać do domu. W tym mieście zawsze coś się dzieje, w dzień i w nocy. To zupełnie co innego niż życie gdzieś na prowincji, gdzie najbardziej podniecającą rzeczą jest czyjaś nowa fryzura. Mark pożałował, że wdał się w tę rozmowę. Mieszkałem w Chicago. Niektórzy uważają, że to też ładne miasto. Ta może. Na szczęście zrobił się większy ruch i kierowca przeniósł uwagę na drogę. Mark zastanawiał się, jaka była pierwsza reakcja Tracy na Nowy Jork. Pewnie nie przyleciała samolotem, bo nie chciała wydawać pieniędzy, tylko przyjechała autobusem i zatrzymała się w pensjonacie YWCA, zanim wynajęła mieszkanie, które zajmowała, kiedy zniknęła. Najpierw zadomowie się w kancelarii, co nie zajmie mi dużo czasu pomyślał a potem znajdę sposób, by ponownie zainteresować detektywów jej sprawą. Przypuszczam, że najlepiej zacząć w biurze prokuratora okręgowego na Manhattanie. Tamtejsi funkcjonariusze prowadzili dochodzenie. Znam nazwisko głównego śledczego to Nick Greco. Powinienem bez trudu go odszukać. Ułożywszy plan, Dał taksówkarzowi hojny napiwek i wysiadł przed apartamentowcem przy Downing Street Wyjął z portfela nowe, błyszczące klucze, wszedł do Westibulu, a stamtąd do holu Winda oddalona była o kilka długich kroków Czekały na nią dwie atrakcyjne kobiety Jedna wysoka, z płomiennie rudymi włosami Druga ciemnowłosa, drobna, w zasłaniających prawie całą twarz okularach przeciwsłonecznych Widać było wyraźnie, że płacze Ruda dostrzegła walizkę Marka. Jeśli pan jest tu po raz pierwszy, od razu pan zauważy, że winda jeździ bardzo wolno powiedziała. Kiedy odnawiali te stare budynki, jakoś nie wpadło im do głowy, żeby wymienić windy. Mark odniósł wrażenie, że dziewczyna nawiązała rozmowę, by odwrócić jego uwagę od tej drugiej zapłakanej. Kiedy ktoś zadzwonił do drzwi przy wejściu, z jednego mieszkania na parterze wyszedł administrator, którego Mark wcześniej spotkał i wpuścił dwóch mężczyzn. Mark usłyszał, jak jeden z nich mówi. Jesteśmy umówieni z panią Haną Connelly. Głos mężczyzny zabrzmiał autorytatywnie i mimo że mężczyźni byli po cywilnemu, Mark intuicyjnie wiedział, że są policjantami. Stoi tutaj, odparł administrator wskazując młodą kobietę w okularach. Pewnie właśnie przyszła. Och, na litość boską już tu są. Nie będziesz miała nawet okazji nic zjeść, mruknęła rudowłosa. Jessie, to bez znaczenia, kiedy przyjdą, odparła jej przyjaciółka drżącym i zrezygnowanym głosem. Nieważne, czy mi wierzą, czy nie, ale nie jestem w stanie już nic więcej dodać do tego, co powiedziałam im rano. O co chodzi? Zastanawiał się Mark, kiedy drzwi windy się rozsunęły i wszyscy pięcioro do niej wsiedli. Rozdział czternasty Inspektorzy pożarnictwa, Frank Ramsey i Nathan Klein, byli na służbie. Siedzieli przy biurkach w Fort Totten w Queens, kiedy wczesnym rankiem odebrali telefoniczne zgłoszenie o pożarze w fabryce Daglasa Connellego na Long Island City. Ruszyli na miejsce, gdzie oddziały z dwóch straży pożarnych walczyły z ogniem. Fakt, że dwojgu ludziom ledwo udało się uciec z budynku po wybuchu, nie pozwalał wykluczyć, że mimo nietypowej pory inni nie zostali uwięzieni w środku. Na tym etapie nie potrafili stwierdzić, czy Gaz Schmidt zdołał samodzielnie się wyczołgać. Kiedy inspektorzy się dowiedzieli, że jedna osoba przeżyła i została odwieziona do szpitala Manhattan Midtown, natychmiast tam pojechali. Mając nadzieję, że będą mogli ją przesłuchać. Ale Kate Connelly właśnie była operowana, a jej siostra i dyrektor fabryki nie mieli pojęcia, dlaczego tam pojechała. Inspektorzy wrócili na miejsce pożaru i przebrali się w kombinezony, które zawsze ze sobą wozili. Po czterogodzinnej akcji ogień w końcu ugaszono i uzyskano pewność, że w budynku nikogo nie było. Tylna ściana muzeum zawaliła się pierwsza ale w tym czasie inspektorzy już stamtąd wyszli. Ramzej i Klein w ciężkich butach chroniących przed pożarem metodycznie poszukiwali źródła ognia w zgliszczach. Pierwszy naoczny świadek, strażnik z pobliskiego magazynu, przybiegł słysząc huk eksplozji i potwierdził, że płomienie strzeliły z muzeum. Fakt, że tylna ściana się zawaliła, stanowił drugą przesłankę podpowiadającą, że właśnie tam rozpoczął się pożar teraz przyszedł czas na drobiazgowe zbieranie dowodów, które pozwoliłyby na ustalenie przyczyny ognia w tym podpalenia. O 11:00 rano w czwartek inspektorzy Ramsey i Klein trafili na częściowo odkręcony zawór rury, z której gaz sączył się do wnętrza muzeum. Zawalona ściana przykryła resztki spalonego gniazdka z odsłoniętymi kablami. Dwaj doświadczeni inspektorzy pożarnictwa nie musieli dalej szukać. Przyczyną pożaru było podpalenie. Zanim zdążyli ukończyć raport z miejsca przestępstwa, do fabryki przyjechał dyrektor Jack Worth. Rozdział piętnasty. Jack Wharf był zszokowany rozmiarami zniszczenia. Pomimo zimna i deszczu, z żółtej taśmy, która trzymała ludzi na bezpieczną odległość, gapie przyglądali się strażakom przedzierającym się przez rumowisko. Zwężylały lały się potężne strumienie wody na ogniska ognia w ruinach. Jack przepchnął się do przodu, zwracając na siebie uwagę policjanta, który pilnował, żeby nikt nie wchodził za taśmę. Kiedy się przedstawił, zaprowadzono go do inspektora Franka Ramzeja. Ramzej nie marnował słów. Wiem, że rozmawialiśmy już z panem w szpitalu, ale chciałbym zweryfikować pańskie zeznanie. Od jak dawna pan tu pracuje? Od ponad trzydziestu lat skończyłem księgowość na Uniwersytecie Pace i zostałem tu zatrudniony jako księgowy. Przewidując następne pytanie, wyjaśnił. Stary pan Connelly jeszcze wtedy żył, choć umarł niedługo potem. Dwa lata później doszło do wypadku na jachcie, w którym zginął jeden z jego synów, synowa i cztery inne osoby. W tamtym czasie, mimo dość młodego wieku, pełniłem funkcję głównego księgowego. Kiedy został pan dyrektorem? Pięć lat temu Nastąpiły wtedy wielkie zmiany Poprzedni dyrektor, Rasling, odszedł na emeryturę Obecnie mieszka na Florydzie Mogę panu podać jego adres Przez ostatnie pięć lat nasi rzemieślnicy także po kolei osiągali wiek emerytalny Ostatni na emeryturę odszedł gaz Było to już w czasie, gdy zostałem dyrektorem I szczerze mówiąc, trzeba go było zmusić Korzystacie z usług zewnętrznej firmy księgowej? Oczywiście. Mogą potwierdzić, że interesy szły coraz gorzej. Firma jest ubezpieczona? Naturalnie. Osobno zostały ubezpieczone antyki. Na jaką sumę? Dwadzieścia milionów dolarów. Dlaczego kamery monitoringu nie działały? Tak jak mówiłem, ostatnio firma nie radziła sobie najlepiej. Prawdę mówiąc, traciliśmy pieniądze w ekspresowym tempie. Chce pan powiedzieć, że nie było was stać na uruchomienie kamer? Jack Worf siedział na składanym krześle naprzeciwko inspektora Ramzeja w policyjnym wanie. Na moment odwrócił wzrok od twarzy inspektora. Potem powiedział: Pan Connelly sprawdzał różne systemy bezpieczeństwa, ale na razie nie podjął decyzji. Stwierdził, że się wstrzymamy, ponieważ zamierzał sprzedać całą nieruchomość, kiedy dostanie satysfakcjonującą go ofertę. Hm. Zapytam ponownie. Wiedział pan, że Kate Connelly spotkała się tutaj dzisiaj wcześniej rano z dawnym pracownikiem Gasem Schmidtem? Nie miałem o tym pojęcia, odparł stanowczo Jack. Panie Worf, jeszcze będziemy z panem rozmawiać. Ma pan wizytówkę? Jack włożył dłoń do kieszeni spodni. E, przykro mi. Wybiegłem z domu bez portfela, po chwili wahania dodał. Co oznacza, że nie mam przy sobie prawa jazdy, wolałbym, żeby w drodze do domu nie zatrzymał mnie żaden patrol Frank Ramsey nie zareagował na tę próbę żartu Proszę zostawić adres i numery telefonów, jeśli ma pan kilka Nie zamierza pan wyjeżdżać, prawda? W żadnym razie Jack Worf wyraźnie się zjeżdżał Musi pan zrozumieć, że wszystko to jest dla mnie strasznym szokiem Pracuję w tej firmie od ponad trzydziestu lat. Gas Schmidt był moim przyjacielem. Kate Connelly dorastała na moich oczach. Teraz Gaz nie żyje, a Kate może umrzeć. Jak pana zdaniem się czuje? Nie wątpię, że jest pan zdruzgotany. Jack Worf wiedział, co inspektor myśli. Jako dyrektor fabryki Jack powinien był nalegać na sprawny system bezpieczeństwa i miał rację. Ale poczekajmy, aż spotka się z Dagiem Connellym pomyślał ponuro. Może wtedy się zorientuję, z jakim typem szefa muszę sobie radzić. Policjant podał mu notatnik i długopis. Worf zapisał swoje dane i numery telefonów, a potem natychmiast się odwrócił. Nie mogą mnie oskarżyć o to, że system był niesprawny, pomyślał, z rękami w kieszeniach wracając do swojego samochodu. Ciekawscy zaczęli się rozchodzić. W zgliszczach pozostały tu i tam żarzące się węgielki. Jack miał trzyletnie BMW. Zamierzał kupić nowy samochód, ale teraz to wykluczone. Został bez pracy i musiał zachować pozory. Dopiero dochodziła pierwsza po południu, ale miał wrażenie, jakby była północ. Wczoraj położył się późno, a potem wyrwał go ze snu telefon z wiadomością o pożarze. Spałem mniej niż trzy godziny pomyślał, jadąc w kierunku swojego domu w Forest Hills. Ruch był wielki, i Jack uświadomił sobie, że od kolacji nie miał nic w ustach. Postanowił, że zrobi sobie coś do jedzenia i prześpi się trochę. Ale kiedy pół godziny później, siedział w kuchni przy Blacie, który jego była żona z taką radością zaprojektowała przed piętnastu laty, i jadł kanapkę z szynką i serem, zadzwonił telefon. Córka Gasa Szmita. Jestem na lotnisku. Powiedziała drżącym głosem: Jack, musisz mi coś przyrzec. Kiedy policja zacznie grzebać w przeszłości mojego ojca, staniesz w jego obronie i powiesz, że w żadnym razie nie brałeś go poważnie, kiedy mówił, że najchętniej wysadziłby całą tę fabrykę. Jack sięgając po piwo zapewnił ją żarliwie: Greczen, każdemu, kto mnie zapyta, powiem, że Gaz był porządnym, dobrym człowiekiem, który padł ofiarą fatalnych okoliczności. Rozdział szesnasty Po przesłuchaniu Jacka Worfa inspektorzy Frank Ramsey i Nathan Klein zadzwonili do osób, które wykręciły numer alarmowy, słysząc w sąsiedztwie wybuch, oraz do Lotti Schmidt i współpracowników Kate. Na miejscowym posterunku sporządzili raport z konkluzją, że pożar został spowodowany celowo i poniósł w nim śmierć Gus Schmidt. Resztę popołudnia spędzili w fabryce, szukając dodatkowych dowodów. Następną osobą, z którą chcieli rozmawiać, była Hannah Connelly. Zadzwonili do niej na komórkę. Powiedziała, że niedługo wyjdzie ze szpitala i może się z nimi spotkać u siebie w domu. Po drodze wstąpili do lekarza sądowego, by zabrać do badań ubranie Gasa Schmidta, po czym ruszyli na Downing Street. Hanę spotkali przy windzie. Rozmowa nie trwała długo. Pani Connelly, wiemy, jak bardzo jest pani zdenerwowana i nie chcemy pani dodatkowo obciążać. Teraz chodzi tylko o ustalenie paru faktów, zaczął Ramzej. Powiedziała pani, że nie wiedziała o spotkaniu siostry z Gasem Schmidtem dzisiaj wcześniej rano. Nie. Nic mi o tym nie mówiła. Wiedziałam natomiast, że wczoraj wieczorem wybierała się na kolację z ojcem. Kate i ja Rozmawiamy prawie codziennie, ale wczoraj byłam bardzo zajęta w pracy, a ona dość wcześnie wychodziła do restauracji. Według niektórych współpracowników, pani siostra martwiła się stanem rodzinnej firmy i otwarcie twierdziła, że ponieważ interesy idą coraz gorzej, należy ją sprzedać. Jessie podała Hanie filiżankę herbaty, a potem opiekuńczo usiadła obok na sofie. Nie zamierzała się wtrącać, ale intuicja specjalisty od prawa kryminalnego ostrzegała ją, że kierunek, w którym zmierzają pytania inspektorów, wskazuje wyraźnie na ich przekonanie, że Kate mogła celowo podłożyć ogień. Zwróciła się do Nata Kleina. — Inspektorze Klein, wydaje się oczywiste, że Hanna nie wiedziała o planowanej przez siostrę wizycie w fabryce. Znając Kate, jestem przekonana, że istnieje całkowicie rozsądne wyjaśnienie tego kroku. Sądzę jednak, że powinni panowie odłożyć dalsze przesłuchania i dać pani Connelly możliwość odpoczynku. Na Kleinie jej słowa nie zrobiły wrażenia. Uważam, że dla pani Connelly, głową wskazał Hanę, nie będzie wielkim obciążeniem, jeśli zadamy jeszcze kilka pytań teraz, gdy jej wspomnienia o okolicznościach prowadzących do wybuchu, w którym zginął człowiek, są wciąż świeże. Jessica spojrzała na Hanę. Nie zgadzam się. Jestem adwokatem i bliską przyjaciółką obu sióstr Connelly. Wyczuwam atmosferę podejrzeń i oskarżeń. Hano, czy mogę występować jako prawna pełnomocniczka Kate, przynajmniej na razie? Hana miała w głowie zamęt. Kiedy po południu wróciła do szpitala, była wdzięczna, że zastała tam Jessie. Doktor Patel zaprowadził obie do Kate. Nie reaguje na żadne bodźce. Czy można mówić o jakimś poziomie przytomności? Zapytała Hana. Jest na silnych środkach uspokajających. Spędziły w szpitalu parę godzin. Kiedy zbierały się do wyjścia, ponownie pojawił się Dak Connelly, tym razem w towarzystwie młodej kobiety. Sandra poznała Kate wczoraj wieczorem, wyjaśnił Dag. Chciała ją ze mną odwiedzić. Nie zaprowadzisz obcej osoby do mojej siostry. Hanna pamiętała, że powiedziała to piskliwym głosem. Nie chcę się narzucać, odparła ugodowym tonem Sandra. Dag poszedł sam na ojom. Po chwili Hanna postanowiła pójść za ojcem. Uważnie patrzyła, jak pochylił się nad łóżkiem. Odniosła wrażenie, że usta siostry się poruszają. Kiedy się wyprostował, twarz miał bladą jak kreda. Tato, zrozumiałeś cokolwiek? Zapytała z całego serca, pragnąc usłyszeć, że Kate jest w stanie się porozumieć. Powiedziała Kocham cię, tatusiu, kocham cię. Jakiś wewnętrzny głos mówił jej, że ojciec kłamie. Ale dlaczego miałby to robić? Jessie wciąż na nią patrzyła. O co mnie zapytała? Pomyślała Hanna. Aha, o reprezentowaniu mnie i Kate. Oczywiście chcę, żeby moja zaufana przyjaciółka reprezentowała Kate, odparła. W takim razie, jako pełnomocniczka Kate Connelly nalegam, by pod moją nieobecność nie podejmowali panowie prób odwiedzania mojej klientki lub rozmowy z nią. Niedługo potem inspektorzy wyszli, zapowiadając, że się odezwą. Z ulgą, acz przelotną, Hanna i Jessie zamówiły kanapki w delikatesach, a potem wróciły do szpitala. Pogrążona w głębokiej śpiączce Kate nie przemówiła ponownie. Ze szpitala Hanna zadzwoniła do Lotti Schmidt i przekazała jej płynące z serca kondolencje. Obiecała też, że weźmie udział w pogrzebie Gasa. Lotti powiedziała, że uroczystość odbędzie się jutro po południu. Później Hanna uparła się, żeby Jessie pojechała do siebie. Na dzisiaj chyba masz dość rodziny konelich, powiedziała. Po powrocie do domu Hanna poszła prosto do łóżka. Telefon komórkowy, nastawiony na maksymalną głośność, położyła na nocnym stoliku. Potrzebowała snu, ale bała się, że nie usłyszy sygnału. Leżała z zamkniętymi oczami przez godzinę, zastanawiając się, jakie słowa Kate mogły wywołać taką reakcję ojca. Co oznaczał wyraz jego twarzy? Zapadała już w sen. Kiedy nadeszła odpowiedź, strach. Tate przeraziło coś, co mu szepnęła Kate. Czy przyznała się, że podłożyła ogień? Rozdział Siedemnasty. Kate tkwiła uwięziona w studni. Nie było w niej wody, ale skądś wiedziała, że to studnia. Została przykuta do dna. Głowę miała oddzieloną od szyi. Czasami słyszała jakieś głosy, niektóre wydawały się znajome. Mama. Kate dokładała starań, by ją zrozumieć. Mama całowała ją na pożegnanie i obiecywała, że pewnego dnia ona też będzie mogła popłynąć jachtem w nocy. Tatuś całował ją na do widzenia. Kocham cię, moje śliczne kochanie. Czy to naprawdę się zdarzyło? A może to sen? Głos Hany. Trzymaj się, Kate. Jesteś mi potrzebna. Koszmar senny. Koszula nocna w kwiatki, bieg korytarzem. Musi sobie przypomnieć, co się stało. To bardzo ważne. Była blisko. Przez moment pamiętała, na pewno. A potem znowu wszystko otuliła czernie. Rozdział osiemnasty Inspektorzy pożarnictwa złapali Daga konellego dopiero w czwartek wieczór. Zadzwonili do szpitala i dowiedzieli się, że późnym popołudniem ponownie był u córki. Towarzyszyła mu młoda kobieta, ale na oją poszedł z Haną. Inspektorzy szybko coś przegryźli, po czym pojechali do apartamentowca Daga i czekali, aż Connelly przyjdzie. Wrócił do domu dopiero po dziewiątej wieczorem z młodą kobietą imieniem Sandra, wiszącą mu na ramieniu. Zaprosił ich na górę i od razu przygotował drinki dla siebie i Sandry. — Wiem, że jesteście na służbie, więc nie możecie pić istotnie i ramzej i Klein nie byli jednak niezadowoleni na widok już wstawionego mężczyzny nalewającego sobie mocną whisky in vino veritas pomyślał ramzej dzięki szkockiej może wyjść na jaw więcej prawdy kiedy usiedli Sandra wyjaśniła biedny dak kompletnie się załamał po wizycie u kate więc zabrałam go na kolację przez cały dzień prawie nic nie miał w ustach Nieporuszeni tym Ramsey i Klein zaczęli przesłuchiwać Daglasa Connellego. Język mu się piątał i często przerywał, usiłując wyjaśnić, na czym polegała różnica zdań pomiędzy nim a Kate. Interesy nie szły zbyt dobrze, ale próbowałem ją przekonać, że to nie jest wielki problem. Wystarczy sobie przypomnieć, ile cała ta ziemia na Long Island City była warta trzydzieści lat temu grosze w porównaniu z obecną ceną. Ludzie chętnie się tutaj przeprowadzają. W końcu sobie uświadomili, jak blisko stąd na Manhattan. Typy artystyczne ściągają stadami, tak jak przedtem do Williamsburga. Nie tak dawno temu czynsze w Williamsburgu były bardzo niskie, a teraz to modne miejsce. To samo się dzieje z Long Island City. Jasne, że mamy ofertę na fabrykę. Przyjmiemy ją, a za pięć lat będziemy się kopać w tyłki z powodu straconych pieniędzy. Ale jak wynika z zeznań innych ludzi, pańska córka Kate twierdziła, że firma traci straszne pieniądze, powiedział Ramzej. Kate jest uparta. Już będąc małym dzieckiem chciała wszystko mieć teraz, w tej chwili, nie jutro. Myśli pan, że powodowana frustracją mogła się sprzymierzyć z Gasem Schmidtem w celu zniszczenia fabryki? Kate nigdy by tego nie zrobiła. W opinii obu inspektorów pod tym wybuchem DAK chciał ukryć strach. Byli pewni, że wiedzą o czym pomyślał. Jeśli członek rodziny jest sprawcą pożaru i równocześnie beneficjentem polisy, firma ubezpieczeniowa z całą pewnością nie wypłaci odszkodowania. Zaczęli pytać o relację Kate z Gassem. Rozumiemy, że bardzo mu współczuła, kiedy został zmuszony do odejścia na emeryturę. Proszę porozmawiać z dyrektorem Jackiem Warfem. Gass coraz gorzej pracował. Wszyscy jego rówieśnicy byli już na emeryturze. On po prostu nie potrafił zrezygnować. Do wszystkich dodatków dorzuciliśmy także pełne roczne wynagrodzenie. Ale nawet to go nie zadowoliło. Ech, był starym, zgorzkniałym człowiekiem. Czy to Kate nalegałaby mu wypłacić roczne wynagrodzenie? Zapytał Ramsey. Niewykluczone, że to zaproponowała. Panie Connelly... Niektórzy z pańskich podwładnych z własnej woli sporo nam powiedzieli. Według nich Gaz Schmidt mówił, że nie ma takiej rzeczy, której nie zrobiłby dla Kate. Gas z całą pewnością bardzo lubił Kate, odparł Dak. Inspektorzy, choć umysły wciąż mieli otwarte na inne możliwości, zakończyli tę rozmowę z przekonaniem, że Kate znalazła chętnego wspólnika, który pomógł jej w zrobieniu tego, co jak słyszało kilka osób, Miała ochotę zrobić. Wysadzić w powietrze całą fabrykę Connellich. Rozdział dziewiętnasty Po wyjściu od Douglasa konellego Frank Ramsey i Nathan Klein uznali, że na dzisiaj wystarczy. Wrócili do Fort Totten, zadzwonili do szefa, uzupełnili raporty i pojechali do domu. Byli w pracy od prawie dwudziestu godzin. Ramsey mieszkał w Manhasset, ładnym miasteczku na Long Island. Kiedy już skręcił na podjazd i otworzył automatyczne drzwi garażu, westchnął z ulgą. Był przyzwyczajony do fatalnej pogody, ale wiele godzin spędzonych na deszczu i w lodowatym wietrze dało mu się we znaki i nie pomogło nawet ciepłe ubranie. Marzył o prysznicu, wygodnych ciuchach i drinku, a chociaż bardzo tęsknił za swoim synem Tedem, który był studentem pierwszego roku na Uniwersytecie Pardu, nie miał nic przeciwko spędzeniu dzisiejszego wieczoru tylko z Selią. Nieważne jak długo robisz w tym biznesie, kiedy do kostnicy odwożą martwego człowieka, to zawsze kiepsko na ciebie wpływa, pomyślał. Frank Ramsey miał 1,90 m i był mocno zbudowany. Choć ważył niemal sto kilogramów, w wieku czterdziestu ośmiu lat wciąż był silny i muskularny, dzięki regularnym ćwiczeniom. Sądząc po męskich krewniakach, nie wątpił, że jest genetycznie skazany na siwiznę w wieku pięćdziesięciu lat, ale ku swojemu zaskoczeniu i radości, włosy wciąż miał koloru soli z pieprzem. Z natury był niekonfliktowy, choć potrafił się zdenerwować, kiedy dostrzegał niekompetencje swoich podwładnych. W wydziale wszyscy go lubili. Jego żona Selja usłyszała wjeżdżający do garażu samochód i otworzyła drzwi kuchenne. Przed pięciu laty przeszła operację podwójnej mastektomii i chociaż lekarz zapewniał, że teraz jest zdrowa, Frank zawsze się bał, że pewnego dnia, kiedy wróci do domu, Selni już tam nie będzie. Widząc ją teraz, jak ubrana w bluzę i spodnie, podkreślające jej szczupłą figurę, z jasnobrązowymi włosami zebranymi w kucyk, wita go serdecznym uśmiechem, poczuł, że gardło mu się ściska. Gdyby cokolwiek jej się stało. Odepchnął tę myśl, całując żonę. Miałeś ciężki dzień, zauważyła. można tak powiedzieć, przyznał Frank, wciągając apetyczny zapach pieczeni dochodzący z wolnowaru krok pod. często przygotowywała to danie, jeśli w mieście wybuchł poważny pożar i nie wiadomo było, kiedy mąż wróci do domu. Daj mi dziesięć minut i przed jedzeniem zrobię sobie drinka. Jasne. Piętnaście minut później siedział obok niej na sofie, przed kominkiem, w pokoju dziennym. Upił łyk martini z wódką i wyłowił oliwkę. Telewizor nastawiony był na kanał informacyjny. — Cały dzień pokazują pożar — powiedziała Celia. — I wygrzebali materiały z wypadku na jachcie sprzed wielu lat, kiedy zginęli matka i stryj Kate Connelly. Wiesz, jak ona się czuje? — Jest w śpiączce. — To straszne, co spotkało Gasa Schmidta wiesz znałam go widząc zdziwienie męża wyjaśniła byłam na chemioterapii w szpitalu sloan Catering z jego żoną lotni bardzo jej współczuję byli ze sobą naprawdę związani musi czuć się zdruzgotana pamiętam że mają córkę ale mieszka w minnesocie po chwili dodała chyba się dowiem kiedy pogrzeb jeśli będzie msza chciałabym pójść cała selja pomyślał frank jeśli będzie msza pójdzie na nią Większość ludzi myśli tylko o tym, ale rzadko to robi, upił kolejny łyk Martini, kompletnie nie zdając sobie sprawy, że przypadkowa znajomość jego żony z Lottie Schmidt wyjaśni jeden z aspektów śledztwa dotyczącego zniszczenia fabryki doskonałe repliki antyków. Rozdział dwudziesty Ciekawość Marka Slowna, dotycząca sąsiadki została zaspokojona już nazajutrz, kiedy kupił piątkowe dzienniki i w drodze do pracy zatrzymał się na kawę z baiglem w kawiarni. Pożar w fabryce zajmował pierwsze strony gazet, w środku natomiast zamieszczono zdjęcie, na którym ojciec prowadzi Hanę Connelly ze szpitala do taksówki. Cóż za ironiczny zbieg okoliczności pomyślał. Obie firmy, w których pracował w Chicago i obecna w Nowym Jorku, zajmowały się nieruchomościami komercyjnymi. Mark w swoim życiu widział sporo budynków, które po prostu spłonęły, kiedy stały się finansowym obciążeniem. Pamiętał, jak Billy Owens, właściciel restauracji w Chicago, odebrał wysokie odszkodowanie po drugim, podejrzanym pożarze, a śledczy z firmy ubezpieczeniowej zasugerował, że kiedy Billy następnym razem będzie musiał się pozbyć nieruchomości, powinien ją zalać. Gryząc bajgla, Mark czytał, że wdowa po gasie Schmidcie, który zginął w pożarze, twierdziła stanowczo, iż to Kate Connelly, córka właściciela, umówiła się z jej mężem nad ranem w fabryce. A według gazet Schmidt był niezadowolony, gdy został wysłany na emeryturę. Analityczny umysł Marka bawił się pomysłem, że Schmidt to pierwszy kandydat na wspólnika, jeśli ktoś chciałby spalić fabrykę. W gazecie zamieszczono też zdjęcie kate Connelly. Była oszałamiającą blondynką. Tak czy owak, to interesujący zbieg okoliczności, że jej siostra mieszka piętro niżej. Mark nie przyjrzał jej się dokładnie, ponieważ miała okulary przeciwsłoneczne i stała do niego tyłem, pewnie nie chcąc, żeby zobaczył ją zapłakaną. Nie ulegało jednak wątpliwości, że nie przypomina siostry. Jej przyjaciółka z płomiennymi rudymi włosami, emanująca żarliwą opiekuńczością, zrobiła na nim największe wrażenie. Przejmując od kelnerki drugą kawę, rozważał własne sprawy. W poprzednich tygodniach dostatecznie często bywał w nowej kancelarii, by poczuć się swobodnie wśród współpracowników i dlatego tak szybko, jak to możliwe, zamierzał doprowadzić do otwarcia śledztwa w sprawie zaginięcia siostry. Nie chodzi tylko o mamę, pomyślał, ja też nie zapomniałem o Tracy. Kiedy ta kobieta, która zaginęła, mając czternaście lat, uciekła porywaczowi kilkanaście lat później, Zastanawiałem się, czy to możliwe, że Tracy jest gdzieś przetrzymywana wbrew własnej woli. W tym miesiącu skończyłaby pięćdziesiąt lat, ale dla mnie się nie zastarzała. Zawsze będzie miała dwadzieścia dwa lata. Zapłacił rachunek i wyszedł na ulicę. O ósmej rano w Greenwich Village roiło się od ludzi zmierzających do metra. Chociaż było zimno, w powietrzu nie wyczuwało się deszczu i Mark z radością skorzystał z okazji, by zrobić sobie spacer. Oficjalnie zaczynał pracę dopiero od poniedziałku, ale dzisiejsza wizyta w firmie pozwoli mu wcześniej wszystko ustalić. Idąc, rozmyślał o detektywie, który prowadził śledztwo w sprawie Tracy. Mama powiedziała, że nazywał się Nick Greco i miał wtedy ponad czterdziestkę, co oznacza, że teraz jest po sześćdziesiątce. Z całą pewnością przeszedł już na emeryturę, ale zawsze można to sprawdzić w wyszukiwarce. Rozdział pierwszy W piątek rano pracownik kostnicy wydał ciało Gasa Schmidta, Charleyowi Waltersowi, przedsiębiorcy pogrzebowemu, którego wybrała Lotti. Jeśli dla wdowy będzie to jakaś ulga, śmierć nastąpiła w momencie, gdy zawaliła się klatka schodowa, powiedział. Nie czuł poparzeń na dłoniach, kiedy wywlekano go na zewnątrz. Na południe przewidziano czuwanie w domu pogrzebowym, a na zajutrz miała się odbyć kremacja. Pracownik Kostnicy, drobny, trzydziestoparoletni technik laboratoryjny, od niedawna pełnił swoje obowiązki i lubił atmosferę napięcia, która często towarzyszyła temu, co robił. Chciwie chłonął wiadomości o eksplozji w fabryce Connellych i zastanawiał się, z jakiego to powodu Gas Schmidt i Kate Connelly znaleźli się tam o tak wczesnej porze i to akurat wtedy, kiedy wybuchł pożar. Wiedział, że nie powinien o to pytać, ale ciekawość zwyciężyła. Słyszał pan, dlaczego Schmidt i córka właściciela tam byli? Rozpoznając w tym człowieku plotkarza, Walters odparł. Nikt o tym nie mówi, ale wszyscy wiedzą, że Gas Schmidt ciągle miał pretensje o zwolnienie. Wczoraj byli tu dwaj inspektorzy pożarnictwa, bo jego ubrania, kiedy mają do czynienia z podejrzanym pożarem, najpierw zabierają ubrania ofiar do zbadania. Ile razy mieliśmy pogrzeb ofiary pożaru, zawsze było dochodzenie, powiedział Walters. Niektóre pożary spowodowane są ręką Boga, na przykład przez piorun. Inne są wynikiem wypadku, jak wtedy, gdy dzieci bawią się zapałkami. Mieliśmy do czynienia z pożarem wywołanym przez trzylatka. Malec wybiegł na dwór, ale jego babcia umarła, bo nawdychała się dymu, szukając go po całym domu. Są też sytuacje, kiedy ktoś nie może sprzedać domu albo firmy, a ma polisę na niezłą sumkę. Chodzą plotki, że firma jego była w marnej kondycji. Walters uświadomił sobie, że opowiada o sprawach, które do niego nie należą. Jak najszybciej podpisał stosowne papiery, zabrał ciało gasa Schmidta i opuścił kostnicę rozdział drugi po bezsennej nocy Lotti-Schmidt zdrzemnęła się nad ranem w piątek. Kiedy ostatni raz spojrzała na zegar, wskazywał czwartą pięć, godzinę, o której gaz zaledwie wczoraj wyszedł z domu. Nigdy nie należał do ludzi wylewnych. Wczoraj pochylił się i pocałował ją na pożegnanie. Przeczuwał, że już nie wróci. Z tą myślą Lotti zapadała w litościwy sen. Obudził ją szum wody dobiegający z łazienki. Przez jedną wypełnioną nadzieją chwilę myślała, że gaz bierze prysznic. Potem uświadomiła sobie, że to oczywiście Gretchen, która przyleciała z Minneapolis wczoraj późnym popołudniem. Lotti westchnęła i ze znużeniem usiadła na łóżku. Niezręcznie włożyła szlafrok i wsunęła stopy w pantofle. Szlafrok dziesięć lat temu dostała na Boże Narodzenie od Gasa. Kupił go w Wiktoria Secret. Na widok paczki pomyślała, że Gaz chyba nie wydał pieniędzy na jeden z tych głupich, kusych szlafroczków, którego i tak by nie włożyła. Ale w środku znalazła śliczny, niebieski, satynowy szlafrok z ciepłą, miłą podszewką. A w dodatku można go było prać w palce. Teraz już nie szyli takich szlafroków ale kiedy tylko robiło się zimno, Lotti wyciągała go i z przyjemnością kładła na siebie po powstaniu z łóżka. Oboje z gazem nie należeli do śpiochów, zawsze najpóźniej o w pół do ósmej byli na nogach. Mąż zwykle ją uprzedzał i kiedy schodziła do kuchni, kawa już była zaparzona. Zwykle przynosił też gazety z ganku i pogrążeni w przyjaznym milczeniu, zasiadali do śniadania. Lotti zawsze zaczynała od post gaz wolał news. Oboje pili sok pomarańczowy i jedli płatki z bananem, ponieważ lekarz powiedział, że to najlepszy sposób na rozpoczęcie dnia. Ale dzisiaj kawa nie będzie na nią czekała i sama musi iść na koniec podjazdu po gazety. Roznosiciel nie podjeżdżał do bocznych drzwi, bo nie lubił się wycofywać na ulicę. Kiedy Lotti minęła łasienkę, prysznic wciąż szumiał. Gaz dostałby ataku serca, gdyby wiedział, że Lotti wylewa tak dużo gorącej wody, pomyślała. Nienawidził marnotrawstwa. Schodząc do kuchni, próbowała stłumić niepokój związany z córką. Bała się, że podczas czuwania Gretchen zacznie pokazywać sąsiadom i przyjaciołom fotografie swojego drogiego domu w Minesocie. Ludzie, którzy ich znają, będą się zastanawiać, jak mogła sobie na to pozwolić. Rozwiedziona i bezdzietna Gretchen przez wiele lat pracowała w firmie telefonicznej, a teraz została masażystką. Jest świetną masażystką natychmiast dodała lojalnie w myślach Lotti nie zarabia wprawdzie kokosów ale ma miły krąg przyjaciół działa aktywnie w kościele prezbiteriańskim tylko że nie myśli jest z tych którzy plotą co im ślina na język przyniesie wystarczy że powie Lotti nie skończyła tej myśli weszła do kuchni włączyła ekspres do kawy i otworzyła drzwi przynajmniej nie padało poszła na koniec podjazdu i, wolno by zachować równowagę, schyliła się po gazety. Post, News i Long Island Daily, po czym wróciła do domu. Zdjęła folię i rozwinęła dzienniki. We wszystkich trzech, na pierwszych stronach widniały fotografie z pożarów w fabryce. Lotti drżącymi palcami otworzyła Post na trzeciej stronie. Nad zdjęciem gasa zobaczyła nagłówek. Ofiarą pożaru niezadowolony były pracownik fabryki doskonałe repliki antyków. Rozdział 23. Nie na darmo masz rude włosy często powtarzał ojciec dorastającej Jessie. W wieku dwudziestu jeden lat Steve Carlson ukończył akademię policyjną w nowym Jorku i przez następne trzydzieści lat piął się w górę, by odejść na emeryturę w randze kapitana ożenił się z Ani ukochaną z liceum ale dość szybko stało się jasne że nie spełni się ich marzenie o posiadaniu wielkiej rodziny mieli tylko jedno dziecko Jessikę którą Stevie od wczesnego dzieciństwa zabierał na mecze bo choć i on i Ani tworzyli udaną parę żona zdecydowanie wolała czytać książkę niż marznąć lub spływać potem na zawodach sportowych jako dwulatka Jessica latem siedziała na ramionach Steve'a na stadionie Yankeesów, a jesienią na stadionie Giantów. W szkole była doskonałą bramkarką, gwiazdą drużyny piłki nożnej oraz niezwykle zażartą tenisistką. Jej decyzja, by studiować prawo, ucieszyła rodziców, chociaż kiedy Jessie postanowiła zostać adwokatem specjalizującym się w prawie karnym, ojciec nie krył niezadowolenia. 90% z tych, którym postawiono zarzuty, to przestępcy, są winni jak diabli, skomentował. A co z pozostałymi dziesięcioma procentami i okolicznościami łagodzącymi? Odparła. Jessie przez dwa lata pracowała jako obrońca z urzędu w sądzie na Manhattanie. Potem przyjęła propozycję z rozwijającej się kancelarii specjalizującej się w procesach kryminalnych. W piątek rano Jessie poszła do gabinetu swojej szefowej Margaret Kahn, która wcześniej była prokuratorem federalnym, i powiedziała, że podjęła się obrony Kate Connelly w związku z ewentualnym oskarżeniem o podpalenie. I na tym może się nie skończyć, mówiła. Jak ja to widzę, niewykluczone, że spróbują też postawić jej zarzut doprowadzenia do śmierci Gasa Schmidta. Margaret Kahn słuchała uważnie, podczas gdy Jessie przedstawiała szczegóły sprawy. Zajmij się tym. — Wyślij rodzinie umowę i przyjmij zaliczkę — powiedziała, po czym chłodno dodała. — Domniemanie niewinności w tej sprawie wydaje się naciągane, Jess. Mimo to sprawdź, co możesz zrobić dla przyjaciółki. Rozdział 24. Od połowy lat siedemdziesiątych Clyde Hodgkiss mieszkał na różnych ulicach różnych miast odznaczony kilkoma medalami weteran wojny wietnamskiej powrócił do domu na Staten Island i był tam witany jak bohater ale wciąż dręczyły go wojenne koszmary o pewnych wspomnieniach mógł rozmawiać z psychiatrą w szpitalu wojskowym lecz o jednym z nich nie był w stanie nikomu opowiedzieć choć wciąż pozostawało żywe w jego umyśle noc kiedy z joeem kellim najmłodszym chłopakiem w plutonie trafił pod ogień zaporowy wrogiej artylerii. Joey zawsze opowiadał o bliskich relacjach z matką, bo kiedy był mały, umarł mu ojciec. Clyde i Joey ramię w ramię usiłowali doczołgać się do kępy drzew mogących być niejakim schronieniem, kiedy Joey został trafiony. Clyde objął kolegę, który przytrzymując wnętrzności szepnął — Powiedz mamie, jak bardzo ją kocham. Rozpłakał się. Mama, mama, mama. Umarł, a mundur Clyde'a nasiąkał jego krwią. Clyde ożenił się z Peggy, sympatią z liceum, cudowną Margaret Moniką Farley, jak napisała miejscowa gazeta. Bardzo to ich oboje rozbawiło. Czasami, kiedy Clyde dzwonił do niej, żeby uprzedzić, że później wróci z pracy, pytał, czy mam zaszczyt rozmawiać z cudowną Margaret Moniką Farley? Dzięki wrodzonym talentom technicznym dostał pracę w miejscowej firmie budowlanej i szybko został prawą ręką właściciela. Trzy lata później urodził się Clyde Junior, któremu rodzice niemal od razu nadali przydomek Skipi. Clyde kochał żonę i synka głęboką, stałą miłością, ale płacz dziecka wywoływał wspomnienia o Joeju, zwłaszcza to jedno, które z największym wysiłkiem usiłował pozostawić za sobą. Zaczął pić. Koktajl z Peggy po dniu ciężkiej pracy, wino do kolacji, wino po kolacji. Kiedy Peggy powiedziała, że ją to martwi, zręcznie wynajdywał miejsca, w których ukrywał alkohol. Stał się nerwowy, łatwo wybuchał i żona błagała go, by poprosił o profesjonalną pomoc. — To znowu ta wojna, Clyde. Musisz pójść do szpitala dla weteranów i porozmawiać o tym z lekarzem. A kiedy Skippy zaczął ząbkować i budził ich w środku nocy, krzycząc Mama, 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 Clyde ostatecznie zrozumiał, że nie jest w stanie prowadzić normalnego życia, że musi być sam. Pewnego wieczoru przed Bożym Narodzeniem, gdy żona zabrała synka na przedświąteczną wizytę do Derley Beach na Florydzie, dokąd przeprowadzili się rodzice Peggy, z radością przechodząc na wcześniejszą emeryturę, Clyde pojął, że to koniec. Wypił butelkę dobrego czerwonego wina, włożył flanelową koszulę, zimowe dżinsy i ciepłą dżinsową kurtkę, po czym napisał list. Moja cudowna Margaret Moniko, mój mały Skipi, przepraszam, bardzo was kocham, ale nie daję sobie rady z takim życiem. Zostawiam wam wszystkie oszczędności, ale proszę, nie wydawajcie ich na szukanie mnie. Nie podpisał się. Wyjął natomiast swoje zawsze wypolerowane na błysk medale z kredensu i rozłożył na stole. Przypomniał sobie, żeby zabrać oprawną fotografię przedstawiającą jego, Peggy i Skipiego i schował ją do plecaka, gdzie załadował już kilka butelek wina. Upewnił się, że frontowe drzwi ich małego wiejskiego domu na Staten Island są zamknięte, po czym wyruszył na czterdziestoletnią wędrówkę. Donikąd. Teraz... Mając sześćdziesiąt osiem lat, był prawie łysy kulał po dawnym upadku ze schodów w metrze, kiedy to również złamał żebro i zwykle nosił zarost, chyba że udało mu się znaleźć zużytą maszynkę do golenia w śmietniku. Prowadził samotne życie. Spędzał całe dnie, żebrząc na ulicach, i wystarczały mu sumy, które zapewniały stały zapas alkoholu. Pierwsze lata przetrwał w Filadelfii, czasem nawet podejmował się prostych dorywczych prac. W końcu jednak zaczęli go niepokoić włóczędzy, z którymi nocował, bo z czasem stali się zbyt przyjacielscy. Wyjechał więc do Baltimore, a później poczuł nagłą potrzebę powrotu do Nowego Jorku. Wtedy minęły już dziesięciolecia, odkąd opuścił dom. Kiedy wreszcie znalazł się z powrotem w mieście, wędrował po wszystkich pięciu dzielnicach, choć miał kilka regularnych tras często chodził do jadłodajni świętego franciszka z asyżu poznał też inne schroniska gdzie można było najeść się do syta omijał tylko Staten Island chociaż przypuszczał że peggy dawno temu zabrała skipiego na florydę żeby być z rodzicami jego biblijnym kijem i laską były butelki wina, tłumiące ból i ogrzewające starzejące się kości podczas zimnych nocy na świeżym powietrzu, kiedy Clyde wymykał się nad gorliwym ochotnikom, którzy chcieli oszczędzić mu mroźnych podmuchów wiatru. W każdym mieście wykazywał się pomysłowością, wybierając na miejsce noclegu przykościelne cmentarze albo opuszczone budynki a teraz najczęściej szukał schronienia w nieczynnych stacjach metra albo pomiędzy samochodami na zamkniętym na noc parkingu. Przez lata stał się bardzo wybuchowy. Jeszcze w Filadelfii uderzył policjanta, który chciał go przewieźć do noclegowni i gdyby w końcu się na to nie zgodził, spędziłby noc w areszcie. Nie chciałby, kiedykolwiek to się powtórzyło. Tyle ludzi, tyle gadania. Nowe życie w fabryce Connellych rozpoczął ponad dwa lata temu. Ze swoim wózkiem na zakupy wsiadł do metra o 11 wieczorem i jeździł tam i z powrotem, a kiedy się obudził, wysiadł na najbliższej stacji Long Island City. Clyde mgliście pamiętał, że był w tej okolicy wcześniej, że są tu stare magazyny, niektóre opuszczone, inne przebudowywane. Wyczucie kierunku, jeden z nielicznych, wyostrzonych zmysłów, które mu pozostał, kazało mu iść. Dopóki nie dotarł do fabryki Connellych prawdziwego klejnotu architektonicznego w ponurej okolicy. Dwie lampy oświetliły podjazd. Clyde ostrożnie obszedł całą działkę, nie chcąc by zarejestrowały go kamery monitoringu. Nie zbliżył się do żadnego z budynków, bo podejrzewał, że siedzi tam w portierni jakiś zaspany stróż, ale na tyłach trafił na wielką wiatę, podobną do tej, którą miał w domu na Staten Island. Tyle, że o wiele większą o wiele, wiele większą, szepnął do siebie. Policzył ciężarówki, trzy wielkie, w których można przewieźć absolutnie cały dobytek człowieka i dwie na oko o połowę mniejsze. Po kolei sprawdzał drzwi. Wszystkie były zablokowane. A potem zobaczył ostatnią. Noc była pochmurna, choć wystarczyło światła, by dostrzegł, że ta ciężarówka jest po wypadku. Miała zgniecioną maskę, wygięte drzwi, stłuczone szyby, sflaczałe opony. Ale nie byłoby źle przespać się pod nią i wyjść wcześnie rano, zanim pojawią się pracownicy. Zaraz też go olśniło: spróbuje tylne drzwi. Marzł, a wózek był ciężki. Przekręcił rygiel i drzwi się otworzyły ze zgrzytem, który wydał mu się jak zaproszenie. Z brudnej kieszeni Clyde wyciągnął małą latarkę, rozejrzał się i jęknął z radości. ściany i podłoga obite były grubą warstwą bawełny. Clyde wsiadł, wciągnął do środka wózek i zamknął drzwi. Pociągnął nosem i ucieszył się, kiedy nozdrza wypełnił mu zapach stęchlizny. To znaczy, że od dawna nikt nie zadał sobie trudu, żeby zajrzeć do środka. Drżąc z niecierpliwości, wygrzebał z wózka gazety, które służyły mu jako materac, i szmaty, którymi się okrywał. Tak wygodnie nie było mu od lat. Całkowicie bezpieczny dzięki świadomości, że jest sam, wysączył butelkę wina i zasnął. Nieważne, jak późno znajdował miejsce na nocleg. Wewnętrzny zegar zawsze budził go o szóstej rano. Spakował gazety i szmaty do wózka, zapiął kurtkę i otworzył drzwi. Po kilku minutach był kilka przecznic dalej, kolejny bezdomny w swej niekończącej się wędrówce donikąd. Wieczorem wrócił i od tamtej pory zawsze spędzał tu noce. Czasami słyszał, jak jedna z ciężarówek wyjeżdża i domyślał się, że jedzie z towarem gdzieś daleko. Czasami dobiegały go nawet ciche głosy, ale szybko pojął, że nie stanowią dla niego żadnego zagrożenia. I zawsze opuszczał swoje schronienie o szóstej rano zabierając wszystkie rzeczy i nie zostawiając po sobie żadnego śladu, z wyjątkiem rosnącego stosu gazet. W ciągu tych dwóch lat przed wybuchem, przez który w popłochu musiał stamtąd uciekać, o włos rozmijając się z policją i strażą pożarną, zdarzyła się tylko jedna zła rzecz. Pewnego wieczoru, a było to niedługo po tym jak odkrył wiatę, jakaś dziewczyna szła za nim od stacji metra. Nie chciała się odczepić i wskoczyła do ciężarówki, zanim zdążył zamknąć drzwi. Była studentką koleżu. Powiedziała, że tylko chce z nim pogadać. Clyde rozłożył gazety, przykrył się i udał, że zasypia, ale to jej nie powstrzymało. Buzia jej się nie zamykała i nie mógł w spokoju wysączyć swojej butelki wina. Pamiętał, że w końcu usiadł i uderzył dziewczynę w twarz. Ale co się stało potem? Nie miał pojęcia. Wypił dużo, więc szybko zasnął, a kiedy się ocknął, jej nie było, więc pewnie nie zrobił jej krzywdy. A może? Zaczęła krzyczeć. Wsadził ją na wózek i gdzieś wywiózł. Nie, chyba jednak nie. Ale zniknęła. Do ciężarówki wrócił dopiero po wielu dniach. Nikt do niej nie zaglądał. Uznał, że dziewczyna nikomu o nim nie powiedziała. Później doszło do wybuchu. Musiał się spieszyć, żeby uciec przed przyjazdem straży pożarnej i martwił się, że zostawił część swoich rzeczy. — Będzie mi brakowało tego tajemnego schronienia — pomyślał Clyde ze smutkiem. Czuł się tam tak bezpiecznie, że nigdy nie śnił mu się Joey. Wiedział, że nie może zbliżać się do spalonej fabryki, ponieważ w gazecie wygrzebanej ze śmietnika na Brooklynie przeczytał, że kiedy wybuchł pożar, na miejscu... Byli jakiś starszy gość, dawny pracownik i córka właściciela, których podejrzewano o podłożenie ognia. Ciekawe, że tamtej nocy ich nie słyszał, a teraz roiło się tam od policji. Pewnie nigdy nie będzie mógł wrócić do swojej ciężarówki, mimo że w pośpiechu zapomniał wziąć fotografię przedstawiającą jego z Peggy i skipim. Kiedy uświadomił to sobie w piątek rano, wzruszył tylko ramionami. I tak właściwie już nie oglądał tego zdjęcia, więc co za różnica, ledwo potrafił przypomnieć sobie rodzinę gdyby tylko mógł zapomnieć o joeju. Rozdział 25. Bojąc się, że przegapi telefon od doktora Patela, Hanna ustawiła sygnał komórki na maksymalną głośność. Była tak wyczerpana, że od razu zapadła w głęboki sen. Kiedy obudziła się o siódmej rano w piątek, Zatelefonowała do szpitala. Pielęgniarka z oddziału intensywnej opieki medycznej zapewniła, że Kate miała spokojną noc. Próbowała coś powiedzieć? Zapytała Hanna. Nie, dostała silne środki uspokajające. Ale wczoraj po południu powiedziała coś do ojca. O Boże. Jeśli Kate znowu wspomni o podłożeniu ognia, a kto się usłyszy, co się wtedy stanie? — Bardzo wątpię, że było to jakieś spójne zdanie, pani Connelly — odparła pielęgniarka, próbując dodać jej otuchy. — W jej stanie nie nastąpiła żadna zmiana, co, jak zapewne wyjaśnił pani lekarz, jest dobrym znakiem. — Tak, tak, dziękuję, niedługo tam będę. Rozłączyła się i długo leżała bez ruchu. — Jaki dzisiaj dzień? — zaczęła porządkować wypadki dwóch ostatnich dni. W środę dowiedziała się, że będzie miała własną markę. Nie zadzwoniła do Kate, bo siostra spotykała się z tatą i jego najnowszą dziewczyną, Sandrą. Poszła więc na kolację z Jessie. Po powrocie do domu oglądała telewizję, potem się położyła. Około piątej rano zadzwonił Jack. To było we czwartek. To naprawdę było zaledwie wczoraj? Usiłowała poukładać wydarzenia z czwartku. Pospieszna jazda do szpitala, czekanie na ojca, czekanie na koniec operacji Kate, pójście do firmy. To było głupie, powiedziała sobie teraz, co właściwie chciałam przez to osiągnąć. Potem wróciła do szpitala i na szczęście była tam Jessie. Późnym popołudniem przyszedł tata z Sandrą i Kate najwyraźniej coś mu powiedziała. Pojechały z Jessie do domu, gdzie znowu musiała stawić czoło inspektorom pożarnictwa. Po ich wyjściu Jessie zamówiła coś do jedzenia i po raz kolejny pojechały do szpitala. Tata wszedł pierwszy do sali przypomniała sobie Hanna. Kiedy zbliżyła się do łóżka, on pochylał się nad Kate i był wyraźnie przerażony czymś, co mu powiedziała. Czy Kate wie, że gas nie żyje? Próbowała przeprosić ojca za podłożenie ognia? Nie, nie uwierzę w to. Nie mogę w to uwierzyć, myślała Hanna. Włączyła telewizor, ale zaraz tego pożałowała. Pożar fabryki był wiadomością dnia. Pytanie brzmi, dlaczego o tak wczesnej porze? Kate Connelly, córka właściciela, znajdowała się w fabryce z Gasem Schmidtem, byłem pracownikiem zwolnionym pięć lat temu, mówił prezenter. Hanna po raz pierwszy zobaczyła zdjęcia zniszczonej fabryki. Jak, Kate, udało się ujść z życiem? Dobry Boże, jak jej się to udało? Wyłączyła telewizor, opuściła nogi na podłogę i uświadomiła sobie, że ma na sobie koszulę nocną, którą dała jej siostra ma petite soeur na ciebie powinna pasować idealnie powiedziała kate wtedy dla mnie jest za krótka od pierwszej lekcji francuskiego kate zawsze tak mnie nazywała pomyślała hanna moja mała siostrzyczka zawsze troszczyła się o mnie teraz ja muszę zadbać o nią jessie ma rację ci inspektorzy pożarnictwa próbują przypisać winę kate ale nie pozwolę im na to Długi, gorący prysznic poprawił samopoczucie Hany. Włączyła nowy ekspres do kawy, który parzył jedną filiżankę, kolejny przemyślany prezent od siostry. Postanowiła, że na razie włoży spodnie i bluzę, a przebierze się później, kiedy pójdzie do domu pogrzebowego na czuwanie przy zwłokach Gasa Szmita. Hanna bała się spotkania z Lotti. Co mogła powiedzieć, żeby złagodzić jej ból? Przykro mi, że media nazywają Gasa niezadowolonym byłym pracownikiem, który miał pretensje do Connellich i przypuszczalnie uknął plan zniszczenia firmy? Nieważne, jakie słowa wybiorę, uznała. Lottie i tak powie mnie i wszystkim innym, że to Kate zaproponowała spotkanie, a nie Gaz. Na dziesięciocentymetrowych obcasach miała ledwo 165 centymetrów wzrostu. Przy tych wszystkich wysokich modelkach na pokazach czuję się jak karzełek pomyślała, szczotkując włosy. Zawsze chciałam być taka jak Kate i żałuję, że tak jak ona nie jestem podobna do naszej mamy. Można by podmieniać ich fotografię. Za to ja jestem skóra zdjęta z staty, czy raczej z daga, bo chcę, żebyśmy tak go nazywały, teraz gdy jesteśmy dorosłe. Modlę się, żebym nie była taka jak on pod innymi względami. Kiedy wyszła na korytarz i nacisnęła guzik windy, z zakłopotaniem przypomniała sobie, że płakała przy tym wysokim facecie z walizką, który wczoraj jechał z nią jazz i inspektorami. Mam nadzieję, że nie uznał, że się rozkleiłam, bo wypiłam za dużo, pomyślała. Co nie znaczy, że to miałoby jakieś znaczenie. Liczyło się tylko to, żeby Kate wyzdrowiała i nie została oskarżona o podłożenie ognia. Na szczęście była sama w windzie, a na ulicy trafiła od razu jej się wolna taksówka. W drodze do szpitala czuła, jak serce jej się ściska. Lekarz ostrzegał, że stan Kate może zmienić się w każdej chwili. Nawet te relatywnie dobre informacje, które pielęgniarka podała jej przez telefon, niekoniecznie muszą teraz odpowiadać prawdzie. Kiedy przed szpitalem wysiadła po raz pierwszy uświadomiła sobie, że deszcz i wilgoć z ostatnich kilku dni ustąpiły słońcu i bezchmurnemu niebu. Potraktuję to jako znak pomyślała hana. Błagam, niech to będzie zapowiedzieć, że wszystko dobrze się ułoży. Przekraczając próg sali przeżyła szok, widząc o tak wczesnej porze ojca przy łóżku Kate. Kiedy odwrócił ku niej głowę, jego przekrwione oczy powiedziały jej, że miał za sobą kolejną pijacką noc. Wezwali cię Dlatego tu jesteś? Zapytała przerażonym szeptem. Nie, nie, nie wpadaj w panikę. Nie mogłem spać i musiałem ją zobaczyć. Słaniając się na nogach z wielkiej ulgi, Hanna spojrzała na siostrę. Wyglądała tak samo. Głowę miała zabandażowaną, maska do oddychania zakrywała jej twarz. Kable i rurki pozostały na miejscu. Była jak woskowa lalka, nieruchoma i bezwładna. Hana stała po prawej stronie łóżka. Wzięła rękę Kate w obie dłonie, pochyliła się i pocałowała siostrę w czoło. Czy ona coś czuje przez te warstwy gazy? Katie, jesteśmy tu statą, powiedziała cicho ale wyraźnie. Wyzdrowiejesz. Kochamy cię. Czy rzeczywiście poczuła słabą reakcję? Zwróciła się do ojca. Tato. Przysięgam, że Kate mnie słyszy. Wiem, że mnie słyszy. Powiedz coś do niej. Rozglądając się, by sprawdzić, czy pielęgniarka może go usłyszeć, Dag nachylił się nad Kate i szepnął. Skarbie, jesteś bezpieczna. Nigdy nikomu nie powiem. Przyrzekam, że nie powiem. Spojrzał na Hanę i Bezgłośnie wyjaśnił. Wczoraj wyznała, że jest jej przykro z powodu pożaru. Hanna bała się pytać go o dalsze szczegóły, ale z wyrazu jego twarzy było dla niej jasne, że Kate przeprosiła za podłożenie ognia. Rozdział 26. W piątkowe południe Mark Sloan wiedział, że podjął słuszną decyzję, przenosząc się do kancelarii Holland, Sparks and West. Specjalizowali się w prawie handlowym i reprezentowali międzynarodowe firmy obrotu nieruchomościami, grupy inwestycyjne oraz wielkie banki. W świecie prawniczym cieszyli się doskonałą reputacją. Trzy piętra mieszczące nowoczesne biura stanowiły widoczny znak ich sukcesu. Mark już od kilku miesięcy bywał w kancelarii, więc nie czuł się jak absolutny nowicjusz. Wiedział już, że recepcjonistka, pierwsza osoba, którą widział przez szklane drzwi, gdy szedł korytarzem z windy, była matką trzech licealistów. Cieszył się bardzo, że zostanie jednym z najważniejszych współpracowników prezesa, sławnego Nelsona Sparksa, i będzie z nim prowadził najważniejsze sprawy. Obiecano mu, że po dwóch latach zostanie wspólnikiem. Z jednego tylko nie zdawał sobie sprawy: że od pierwszej bytności stał się obiektem niezwykłego zainteresowania samotnych kobiet w kancelarii i tematem ożywionych dyskusji. Lubił swój nowy gabinet, z którego rozciągał się widok na wschodnią 42 i dworzec Grand Central. A nade wszystko był zadowolony, że mieszka w Nowym Jorku. Może przejąłem to od Tracy rozważał, stojąc przy oknie i obserwując panoramę jednej z najruchliwszych ulic świata. Tracy marzyła o Nowym Jorku, tak często o tym mówiła. Ciekawe, czy udałoby jej się zrobić karierę w teatrze. Tyle prób i nic z tego nie wynika. A potem nagle ktoś staje się gwiazdą. Dość tego najwyższa pora, by zacząć zarabiać na życie. Za bardzo przyzwoite wynagrodzenie przypomniał sobie, siadając za biurkiem i biorąc spis telefonów pracowników. Dawno temu pojął, że najlepszym sposobem na poznanie wszystkich w firmie jest zorientowanie się, jaką funkcję pełnią. Już nad tym wcześniej pracował, a teraz zamierzał szybko zakończyć naukę. Lecz chociaż miał szczerą ochotę pogrążyć się w nowej pracy, Rozpraszała go nieco myśl, że teraz może rozpocząć prawdziwe poszukiwania siostry, a przynajmniej sprawić, by matka mogła zyskać jakieś wiadomości w sprawie zaginięcia Tracy. O czwartej piętnaście po południu wpisał w wyszukiwarkę nazwisko prowadzącego śledztwo detektywa. Od razu otrzymał informacje, na których mu zależało. Nick Greco miał stronę internetową, bo prowadził własną agencję detektywistyczną. Mark dowiedział się, że Greco skończył 64 lata Był żonaty, miał dwie córki i mieszkał w Oyster Bay na Long Island Po 35 latach służby w policji na Manhattanie przeszedł na emeryturę jako detektyw pierwszego stopnia i otworzył własną agencję z siedzibą przy wschodniej 48 Kilka przecznic dalej, pomyślał Mark Nie do końca uzmysławiając sobie swoje poczynania Mark wybrał numer podany na stronie Ku jego zaskoczeniu odebrała żywa recepcjonistka, a nie automat wydający irytujące polecenia. Przyciśnij jeden, jeśli chodzi ci o to, przyciśnij dwa, jeśli chodzi ci o tamto, przyciśnij trzy. Kiedy Mark poprosił o połączenie z nikiem Greko, a recepcjonistka zapytała o powód, nagle zaschło mu w ustach. Usiłował mówić wyraźnie, ale słowa zabrzmiały chrapliwie i pospiesznie nazywam się Mark Sloan. Moja siostra Tracy Sloan zaginęła dwadzieścia osiem lat temu. Pan Greco był detektywem w biurze prokuratora okręgowego i prowadził tę sprawę. Właśnie przeprowadziłem się do Nowego Jorku i chciałbym z nim porozmawiać. Proszę poczekać. Po kilku sekundach w słuchawce odezwał się męski głos. Panie Sloan, bardzo chciałbym się z panem spotkać. Kiedyś nie zdołałem wyjaśnić sprawy zniknięcia pańskiej siostry i przez te wszystkie lata jest to dla mnie powodem wielkiego niezadowolenia. Kiedy możemy się spotkać? Rozdział 27. Mamo, nie rozumiem, czemu się upierasz, żeby czuwanie przy tacie trwało tylko kilka godzin, narzekała Gretchen, patrzyła jak matka wyjmuje z szafy granatowy garnitur ojca. Wiem, co robię. Odparła stanowczo Lotti. Twój ojciec nie zostanie zabalsamowany, więc chcę, żebyś zawiozła ubranie do zakładu pogrzebowego. Dzisiaj, wcześniej rano, odbiorą ciało z kostnicy, przygotują je na czuwanie, które rozpocznie się o czwartej po południu. Rozmawiałam z księdzem, o ósmej odmówi modlitwy, a jutro rano tatę skremują, jak zawsze tego chciał. Głos miała obojętny, nie ten krawat, pomyślała. Ja go lubiłam, ale Gasowi nigdy się nie podobał. Ten niebieski jest ładny. Buty są wyczyszczone. Gas zawsze był perfekcjonistą. Greczyn wciąż w szlafroku i z wałkami we włosach siedziała na skraju łóżka. Chociaż skończyła pięćdziesiąt cztery lata, jej okrągła twarz pozbawiona była zmarszczek. W przeciwieństwie do rodziców zawsze odznaczała się pulchnością, ale była proporcjonalna. Rozwiedziona od dwudziestu lat, nie tęskniła za mężem, ani w ogóle za małżeństwem. Była świetną masażystką i miała zapełniony terminarz. Działała aktywnie w kościele prezbiteriańskim, w minetonce, na przedmieściu Minesoty. Hodowała warzywa w ogródku i uwielbiała gotować. W weekendy często zapraszała przyjaciół na kolację. Radością jej życia był dom, który rodzice kupili jej pięć lat temu. Parterowy Przestronny, kamienny, miał dach pokryty dachówką, profesjonalnie wyposażoną kuchnię i cieplarnię. Teren schodził do jeziora, a ogród podkreślał urok domu i otoczenia. Coroczna suma, jaką Gaz i Lotti wypłacali córce, pozwalała opłacać podatki, raty polisy ubezpieczeniowej i odkładać pieniądze na konieczne naprawy w przyszłości. Gretchen kochała swój dom, jak inne kobiety kochają dzieci. W każdej chwili potrafiła wyjąć plik fotografii przedstawiających wnętrze i ogród we wszystkich porach roku. To tak, jakbym mieszkała w raju, mówiła pełnym podziwu widzom. Lotti i Gaz cieszyli się szczęściem swojej jedynaczki, zwłaszcza kiedy sami się zastarzeli, ale równocześnie Lotti ostrzegała teraz córkę, by na czuwaniu nie mówiła o domu i nie zabierała ze sobą zdjęć. Pod żadnym pozorem, nikomu ich nie pokazuj. Nie chcę, żeby ludzie się zastanawiali skąd ojciec i ja mieliśmy tyle pieniędzy. Sama wiesz, że tata powinien był zapłacić podatek od wszystkiego, co ci dał. Lotti powiesiła niebieski krawat na wieszaku z garniturem i położyła całość na łóżku koło greczen. Wiem, że zapłacił za mało, więc jeśli nie chcesz się spłukać na podatki od darowizny, na które cię nie stać, po prostu trzymaj język za zębami. Mamo, zdaję sobie sprawę, że jesteś w rozpaczy, ale nie musisz tak do mnie mówić, odparła z gniewem Gretchen. — Nie mam pojęcia, dlaczego tak się spieszysz, żeby pochować biednego tatę. Dlaczego nie chcesz odprawić porządnego pogrzebu w kościele? Chodził tam co tydzień, był za Krystianem. Mówiąc to, przesunęła się nieznacznie i usiadła na rękawie granatowego garnituru, który rozłożyła Lotti. Wstawaj. Poleciła szorstko matka, i ubieraj się. Głos jej się załamał. Wystarczy, że muszę wybrać ubranie dla taty. Wystarczy, że wiem, że nie będzie go tu jutro. W przyszłym tygodniu nigdy. Niepotrzebne mi na dokładkę kłótnie z tobą, ale też nie chcę, żebyś straciła swój dom. Tata zbyt wiele dla niego poświęcił. Kiedy Gretchen wstała, lotnie otworzyła szufladę komody, by wyjąć bieliznę, skarpety i koszulę dla gasa. Z goryczą mówiła dalej. — Mówisz, że za bardzo spieszę się z pogrzebem. Nie czytasz gazet? — We wszystkich jest napisane, że tata spotkał się z Kate, żeby podłożyć ogień. Był przygnębiony zwolnieniem, przecież pracował tak samo dobrze, jak przedtem, kiedy Jaguar wkazał mu odejść. To Kate nalegała, żeby poza emeryturą dostał roczne zarobki. Tak jak to widzą media i inspektorzy pożarniczy, Kate chciała spalić fabrykę i poprosiła tatę o pomoc. Jeśli dziennikarze zwęszą, że dzisiaj jest czuwanie, zlecą się z aparatami. Pojawi się też tłum gapiów, bo przyjemnie jest znaleźć się na zdjęciu w gazecie. A teraz zacznij się wreszcie ubierać. Gretchen posłuchała i Lotti zamknęła za nią drzwi. O Boże, Gaz, dlaczego poszedłeś na to spotkanie? Lamentowała w duchu, wyjmując podkoszulek i bokserki. Mówiłam ci, że będą kłopoty. Wiedziałam. Odstrzegałam cię. Czemu mnie nie posłuchałeś? Co się teraz z nami stanie? Nie wiem, co począć. Nie wiem, co dalej robić. O wpół do czwartej Lotti pojechała sama do domu pogrzebowego Waltersa. Kiedy wcześniej z panem rozmawiałam, powiedziałam, że chcę, żeby trumna była zamknięta, zwróciła się do właściciela, ale zmieniłam zdanie. Chcę go zobaczyć. Miała na sobie swoją najlepszą czarną suknię i sznur pereł, który mąż podarował jej na dwudziestą piątą rocznicę ślubu. — Pamiętał pan o zamówieniu kwiatów ode mnie i Gretchen? — Tak, naturalnie. Wszystko jest gotowe. Mam panią do niego zaprowadzić? — spytał Charlie Walters. — Proszę. Lottie podążyła za nim do sali. Stanęła przy trumnie. Kiwając głową z zadowoleniem na widok wieńca z szarfą, na której widniał napis: Ukochanemu mężowi. Spokojnie czekała, gdy właściciel zdejmował wieniec, kładł go na krześle i otwierał wieko. Bez słowa wyszedł z sali, zamykając za sobą drzwi. Lotti opadła na klęcznik i uważnie przyglądała się twarzy męża. Oparzył sobie tylko ręce, pomyślała. Wyglądał tak spokojnie. Choć przecież musiał być przerażony. Przesunęła palcami po jego policzku. Kiedy całowałeś mnie na pożegnanie, wiedziałeś, że narażasz się na niebezpieczeństwo, szepnęła. Och, gaz, gaz. Dziesięć minut później wstała i opuściła salę. Charlie Walters czekał na korytarzu. Proszę zamknąć trumnę i położyć wieniec, powiedziała. — Kiedy pani córka przywiozła ubrania dla pana Schmidta, mówiła, że też chciałaby zobaczyć ojca — odparł Walters. — Wiem. Przekonałam ją, żeby z tego zrezygnowała. Sama przyznała, że wpadłaby w histerię. Niedługo tu będzie. Lottie nie dodała, że w stylu greczen byłoby, gdyby zaczęła dziękować ojcu za jego szczodrość. Kiedy wysiadła z samochodu, zauważyła dwóch mężczyzn siedzących w aucie zaparkowanym po drugiej stronie ulicy. Na szybie po stronie kierowcy widniała oficjalnie wyglądająca nalepka. Nie przyjechali złożyć wyrazów współczucia, pomyślała. Chcą się zorientować, kto przyjdzie. A może też zapytać ludzi o gasa. Będę musiała dopilnować, żeby trzymali się z daleka od Greczen. W piątek rano, po wizycie u Kate na oddziale intensywnej opieki medycznej i spotkaniu z Haną, Douglas Connelly pojechał do domu. Sandra wyszła z jego mieszkania w nocy. Nie byłby zaskoczony, gdyby dostała sms od Majestika, czy jak tam się nazywał ten niechlujny raper, ale guzik go to obchodziło. Czy dobrze zrobił, mówiąc Hanie, że Kate przeprosiła go za pożar? <grym> Lepiej by było, gdyby nic nie powiedział. Ale przecież Hanna nie uwierzyła, że Kate szepnęła, że go kocha. A z drugiej strony wyglądała na wstrząśniętą, kiedy usłyszała, że Kate przepraszała za to, co się stało. Hanna powiedziała, że wynajęła swoją przyjaciółkę Jessie, która będzie reprezentować Kate, jeśli oskarżą ją o podłożenie ognia, co z gasem. Czy jego żona też zatrudni prawnika, by bronił jego reputacji? Dag zastanawiał się nad tym, gdy wrócił do domu po dziewiątej rano. Przestronny, ośmiopokojowy apartament przy wschodniej osiemdziesiątej drugiej, w którym wychował dziewczynki, położony był tuż przy piątej alei i Metropolitan Museum of Art. Teraz obie córki miały własne mieszkania. Nie potrzebował całej tej przestrzeni, ale podobała mu się lokalizacja przy muzeum Mile i restauracja, znajdująca się w budynku. Umeblowany dziełami fabryki Konelich apartament był elegancki, choć Douglas musiał przyznać, że męczy go ta niezwykle oficjalna atmosfera, a same sprzęty nie są szczególnie wygodne. Prawdę mówiąc, codziennie przypominały mu, że Kate ma absolutną słuszność. Multimilionerzy albo inwestowali w oryginalne antyki, albo wybierali połączenie antyków i wygody. Urządzanie domu kopiami dawnych mebli, nawet wysokiej jakości, po prostu wychodzi z mody. Także w przypadku pięciogwiazdkowych hoteli, które do tej pory stanowiły najlepszą klientelę fabryki. Dag zrozumiał tę prawdę, kiedy Kate meblowała swoje mieszkanie, mimo że u niej motywacją był bunt. Nie wzięła ani jednego kredensu z fabryki. Dag z namysłem zaciskał i rozprostowywał dłoń. Aby uspokoić nerwy, poszedł do biblioteki i mimo wczesnej pory nalał sobie wódki. Popijając ją wolno usiadł w jednym z wygodnych skórzanych foteli i zastanawiał się nad sytuacją. Powinien mieć prawnika. Nie potrzebował specjalisty, by wiedzieć, że firma ubezpieczeniowa nie zapłaci odszkodowania za oryginalne antyki czy cały kompleks zabudowań fabrycznych, jeśli Zostanie udowodnione, że członek rodziny podłożył ogień. Bez przedsiębiorstwa, nawet będącego w fatalnej sytuacji finansowej, za dwa miesiące zostanę bez gotówki, pomyślał. Może mógłbym wziąć depozyt na nieruchomość z zastrzeżeniem, że będzie dostępna dopiero po zakończeniu wszelkich procedur sądowych. Nagły dreszcz sprawił, że oblał go pot. Nie teraz pomyślał, zamykając oczy i wiedząc, że zaraz na nowo przeżyje chwilę sprzed wielu lat, która na zawsze odmieniła jego życie. Chwilę, gdy kierowany przez niego jacht uderzył w kabel. Jakby nagle spadli z krawędzi ziemi. Dziób został odcięty, reszta zanurzyła się w wodzie. On stał przy sterze, pozostali byli w kabinie pod pokładem. Nawet nie wiedzieli, co się dzieje. Omyślał. Załoga tankowca nie zorientowała się, że uderzyliśmy w kabel. Tak, złapał kamizelkę ratunkową i włożył, potem udało mu się zrzucić szalupę ratunkową, chwycić torbę z portfelem i w ostatniej chwili skoczyć. Teraz ze wszystkich sił próbował odsunąć tamto wspomnienie. I rzeczywiście odeszło tak szybko, jak się pojawiło. Oparł się, chęci wypicia drugiej wódki. Zamiast tego wziął telefon i zadzwonił do Jacka Warfa. Nie rozmawiali od wczorajszego spotkania w szpitalu. Jack odebrał po pierwszym sygnale. W fabryce zawsze zwracał się do Dagaper Pani Connelly, ale w cztery oczy mówił mu po imieniu. Co, u Kate? Bez zmian. Pojechałeś wczoraj do fabryki? Nie. Choć miałem taki zamiar, ale byłem dwa razy w szpitalu, a potem odwiedzili mnie inspektorzy pożarnictwa. Ty pojechałeś, prawda? Prosto ze szpitala. Inspektorom bardzo się nie podobał brak systemu bezpieczeństwa, mówił wyraźnie zaniepokojony Jack Worf. — Odniosłem wrażenie, że ich zdaniem, jako dyrektor, powinien był się upierać przy kamerach. Powiedziałem, że fabryka jest na sprzedaż, tylko czekasz na odpowiednią ofertę. Dak nie był zachwycony nutą paniki w głosie Jacka. Niektórzy z fabryki zadzwonili do żony Gasa ciągnął Jack wiesz jaki był lubiany powiedziała im że dzisiaj między szesnastą a dwudziestą odbędzie się czuwanie przy zwłokach w domu pogrzebowym Waltersa w Little Neck od czasu zwolnienia Gas nie krył do nas antypatii więc teraz nie wiem czy iść powinieneś pójść odparł stanowczo Jack ja też pójdę okażemy szacunek Gasowi spojrzał na zegarek Będę tam koło szóstej. Po chwili zastanowienia uznał, że nie ma ochoty na kolację z żadną z kobiet zapisanych w adresowniku. Może pojedziemy tam razem, a potem pójdziemy coś przegryźć. Dobra, Jack się zawahał. Tak, nie przesadzaj dzisiaj z alkoholem. Masz skłonność do kłapania gębą, kiedy za dużo wypijesz. Tak wiedział, że to prawda, chociaż ta uwaga go rozgniewała. — Do zobaczenia około szóstej — powiedział ostro i się rozłączył. Rozdział dwudziesty dziewiąty Prezes i dyrektor Gordon Global Investments, Lawrence Gordon, którego córka Jamie, studentka koleżu, została zamordowana dwa lata temu, polecił swojemu szoferowi Lou, by ten odebrał go z biura przy piątej alei o trzeciej piętnaście po południu w piątek, chociaż dopiero ponad godzinę później mógł wyjść z pracy. Sensacją dnia była wiadomość, że trzy wielkie firmy zamierzają przedstawić planowane zyski za czwarty kwartał, które we wszystkich przypadkach okazały się o wiele niższe niż oczekiwano. Ta rewelacja spowodowała nagłe spadki na giełdzie. Lawrence siedział przy biurku ze wzrokiem przyklejonym do monitora i śledził rozwój wypadków. Dopiero późnym popołudniem rynek się ustabilizował. Wzdychając z ulgą, Gordon w końcu wsiadł do samochodu. Przynajmniej o włos wyprzedzamy godzinę szczytu o piątej, zwrócił się do Lu. Panie Gordon, godzina szczytu z piątej zaczyna się o czwartej, ale będzie pan w domu na długo, zanim przyjedzie reszta rodziny, odparł Lu. Położone w sercu hrabstwa, Westchester Bedford oddalone było od miasta o godzinę jazdy. Lawrence często wykorzystywał ten czas na lekturę raportów albo zapoznanie się z najnowszymi wiadomościami. Dzisiaj jednak opuścił siedzenie, oparł się wygodnie i zamknął oczy. 68-letni Gordon niegdyś miał 188 centymetrów wzrostu, które teraz skurczyły się do 180 centymetrów. Białe jak śnieg, żednące włosy. Patrycjuszowskie rysy i aura autorytetu, którą emanował, powodowały, że w licznych artykułach zazwyczaj określano go jako dystyngowanego. Dzisiaj wieczorem z żoną Weroniką obchodzili czterdziestą piątą rocznicę ślubu. Przedtem czcili ten dzień wyjeżdżając do Paryża, Londynu albo do willi w Tortoli. Tak było do zniknięcia Jamie. Na myśl o najmłodszym dziecku, jedynej córce, Znajomy ból niczym nóż przeszył serce Laurensa. Dawno temu oboje z Weroniką uważali, że ich rodzina jest kompletna dzięki trzem synom Laurensowi juniorowi, Edwardowi i Robertowi. A potem, kiedy Rob miał dziesięć lat, urodziła się Jamie. Laurens i Weronika mieli czterdzieści trzy lata, a córeczka zachwyciła ich i wprawiła w ekstazę. Lawrence pamiętał, jaki był zauroczony, kiedy po raz pierwszy trzymał w ramionach Jamie patrząc na jej śliczną, maleńką buzię i wielkie, brązowe oczy. Zacisnęła mu paluszki na kciuku i poczuł wielkie szczęście. Pomyślał o swoich przodkach, pielgrzymach i ich przekonaniu, że pomiędzy ojcem a nowonarodzoną córką istnieje specjalna, niemożliwa do zerwania więź. Jamie, złote dziecko. Mogliśmy ją wszyscy rozpuścić jak dziadowski bicz, ale nie dopuściła do tego. Myślał ze smutkiem Lawrence. Już w dzieciństwie odznaczała się wielką wrażliwością społeczną. W liceum pracowała jako ochotniczka w darmowej jadłodajni i organizowała zbiórki ubrań. Podczas studiów w Bernard College dwa razy spędziła letnie wakacje na misjach w Habitat pierwsze w Ameryce Południowej, drugie w Afryce. Na ostatnim roku postanowiła napisać pracę o bezdomnych na zajęcia z socjologii. Uparła się, że w tym celu będzie musiała rozmawiać z tymi, którzy dosłownie mieszkają na ulicach. Lawrence i Weronika próbowali wypreswadować córce ten pomysł, ale Jamie zawsze była stanowcza. Przyrzekała, że będzie bardzo ostrożna i na pewno nie zamierza narazić się na niebezpieczeństwo. Mam radar, jeśli chodzi o ludzi i uwierzcie mi, nie wplączę się w sytuację, z którą nie będę umiała sobie poradzić, zapewniała ale po trzech tygodniach od rozpoczęcia pracy niemal dwa lata temu, Jamie zaginęła. Miesiąc później Straż Przybrzeżna wyłowiła jej ciało z rzeki River. Na szczęce miała siniak, ręce i nogi związane. Uduszono ją. Nie udało się ustalić, gdzie przebywała, ani kto ją zamordował ponieważ kamery monitorujące zarejestrowały, jak rozmawiała z bezdomnymi na Dolnym Manhattanie na dzień przed zaginięciem, sprawa podlegała jurysdykcji Biura Prokuratora Okręgowego Manhattanu. Prowadzący śledztwo, detektyw John Cruise regularnie dzwonił do laurensa Zapewniam, że śledztwo będzie się toczyć, dopóki nie złapiemy potwora, który zabił pańską córkę, mówił. Lawrence pokręcił głową. Nie chciał w tej chwili myśleć o Jamie, o świeżym zapachu jej długich, brązowych włosów, rozświetlonych słońcem. — Jeśli nadal będziesz je codziennie myła, zaczną wypadać — żartował sobie z córki. Choć była już w koledżu, lubiła zwijać się w kłębek obok niego na sofie i oglądać wiadomości, kiedy przyjeżdżała do domu na weekend. Podczas gdy samochód wolno przedzierał się przez Manhattan na autostradę Westside, Lawrence... Usiłował skupić się na prezencie, który przygotował dla Weroniki na rocznicę ślubu. Przeznaczył w imieniu Jamie dwa miliony dolarów na katedrę socjologii w Bernard. Wiedział, że Weronika się ucieszy. Tak strasznie tęskniła za Jamie. Oboje za nią tęsknimy. Pomyślał. Gdy skręcili na północ na autostradę Westside, spojrzał na Hudson. W ponury dzień, jak dzisiejszy... Rzeka zdawała się nabierać odcienia brudnej szarości. Lawrence szybko odwrócił wzrok. Nieważne ile razy przejeżdżał przez Hudson albo Ist. Zawsze wyobrażał sobie unoszące się na falach ciało Jamie. Jej długie włosy pełne błota. Kręcąc głową, by odpędzić ów przerażający obraz, pochylił się i włączył radio. Było w pół do szóstej, kiedy Lou nacisnął guzik otwierający bramę posiadłości. Gdy byli w połowie długiego podjazdu, Lawrence już odpiął pasy. Synowie z żonami mieli przyjechać o szóstej, a on chciał się przebrać w coś wygodniejszego. Zanim wysiadł z samochodu, Lu otworzył przed nim drzwi luksusowego domu z cegły. Spiesząc ku krętym schodom w imponującym holu, Lawrence zajrzał do salonu. Weronika siedziała w fotelu przy kominku. Przebrała się na wieczór i miała na sobie kolorową, jedwabną bluzkę i długą czarną spódnicę. Lawrence'a uważano za dystyngowanego, jego żonę natomiast media opisywały jako uroczą, elegancką Weronikę Gordon i zwykle towarzyszyła temu lista instytucji charytatywnych, w których niestrudzenie się udzielała. W zeszłym roku do tej listy dołączyła Fundacja na Rzecz Bezdomnych, którą wraz z Lawrencem założyliby uczcić pamięć Jamie. Weronika zawsze dokładała starań, by przed światem pokazywać spokojną twarz, ale Lawrence często budził się w nocy i słyszał, jak żona szlocha w poduszkę. Nie mógł nic zrobić, przytulał ją tylko i mówił: "Dobrze jest wyrzucić to z siebie, Roni. Byłoby o wiele gorzej, gdybyś tłumiła żal w sobie". Teraz gdy wszedł do salonu, podbiegła doń z błyszczącymi oczami. Lawrence, nie uwierzysz, po prostu nie uwierzysz. Zanim zdążył otworzyć usta, pospiesznie mówiła dalej. Wiem, pomyślisz, że to wariactwo, ale słyszałam o Jasnowicze, która jest absolutnie niesamowita. Roni, chyba do niej nie poszłaś? Wykrzyknął z niedowierzaniem Lawrence. Wiedziałam, że tak zareagujesz, dlatego nie powiedziałam ci, że umówiłam się z nią na spotkanie. Dzisiaj po południu przyjmowała ludzi w domu Li. Lawrence wiesz, co mi powiedziała? Lawrence czekał. Cokolwiek to było, nie miał nic przeciwko jasnowidze, jeśli pocieszyła Weronikę. Wiesz, powiedziała mi, że przeżyłam tragedię, straszną tragedię, straciłam córkę, która miała na imię Jamie, powiedziała, że Jamie jest w niebie, że jej przeznaczeniem nie było długie życie i że bardzo cieszy ją dobro, które w jej imieniu czynimy, ale martwi się, widząc, w jak głębokiej jesteśmy żałobie i prosi, żebyśmy ze względu na nią starali się być szczęśliwi. Lee przypuszczalnie odpowiednio przygotowała tę jasnowickę. Niech Bóg ją błogosławi, pomyślał Lawrence. Powiedziała jeszcze, że dziecko, które ma się urodzić, to dziewczynka i Jamie bardzo się cieszy, że zamierzają nazwać ją jej imieniem. Ich najmłodszy syn Rob i jego żona spodziewali się trzeciego dziecka koło Bożego Narodzenia. Jeśli urodzi się dziewczynka, zamierzali nazwać ją Jamie. Li też o tym wie, pomyślał Lawrence. Wyraz twarzy Weroniki uległ zmianie. Lawrence, sam wiesz, jakie to dla nas trudne do zniesienia, że nie aresztowano mordercy Jamie, przecież to samo może się przydarzyć innej dziewczynie. Chodzi też o to, że nie usiadłem w sali sądowej i nie usłyszałem wyroku skazującego tego potwora na gnicie do końca życia w więzieniu, warknął jej mąż. Ale to niedługo się stanie. Jasnowicka powiedziała, że bardzo, bardzo niedługo znajdzie się coś, co należało do Jamie. I to doprowadzi policję do mordercy. Lawrence wpatrywał się w żonę. Li z całą pewnością nie kazała jasnovidce tego mówić. Dobry Boże. Czy ta wróżka rzeczywiście przewidywała przyszłość? Czy to możliwe, że tak się stanie? Dwa dni później otrzymał odpowiedź na swoje pytania. Rozdział trzydziesty O wpół do piątej w piątkowe popołudnie Jessica przyjechała po Hanę, by zawieźć ją do domu pogrzebowego w Little Neck, gdzie odbywało się czuwanie przy zwłokach szmita. Hanna przebrała się w biało-czarny tweedowy kostium, jeden z jej własnych projektów. Kiedy wsiadła do samochodu, Jessie z aprobatą skomentowała. — Ty zawsze jesteś świetnie ubrana. Ja natomiast zawsze sprawiam wrażenie osoby, która zamyka oczy, sięga do szafy i wkłada to, co jest na najbliższym wieszaku. — Nieprawda — odparła rzeczowo Hana. A w dodatku to dla mnie obraźliwe. Pomogłam ci wybrać ten kostium u saksa i wyglądasz w nim rewelacyjnie. — rzuciła pelerynę przeciwdeszczową na tylne siedzenie, gdzie wylądowała obok prochowca Jessie. — Mój błąd. Zapomniałam, że byłaś wtedy ze mną powiedziała smutnie Jessie, zręcznie manewrując Volkswagenem pomiędzy zabarkowanymi w dwóch rzędach samochodami. Tak czy owak próbujesz wciągnąć mnie w rozmowę, co jest z Twojej strony bardzo miłe, choć niepotrzebne. Przyznaję, denerwuję się spotkaniem z Lotti Schmidt, ale nie ma innego wyjścia. Ty wiesz i ona wie, że musi istnieć rozsądne wyjaśnienie dlaczego Kate i Gaz poszli do fabryki. — Kiedy Kate wybudzi się ze śpiączki, dowiemy się, co to było — oznajmiła stanowczo Jessie. Hanna milczała. Jessie najpierw skręciła w trzydziestą czwartą, prowadzącą do tunelu Queens Midtown. Dopiero potem zapytała. — hano wiesz o czymś, o czym mi nie mówisz? — Jestem prawniczką, Kate. Rzeczą absolutnie niezbędną jest, żebyś powiedziała mi o wszystkim, tak bym mogła dobrze ją reprezentować. Rozumiesz, jakie to ważne? I nie przejmuj się, gdyby Kate została oskarżona o przestępstwo. Nie muszę mówić prokuratorowi okręgowemu o sprawach, o których dowiedziałam się na własną rękę. Słuchając jej, Hanna była niemal sparaliżowana ze strachu. Kate wciąż pozostawała w stanie krytycznym. W każdej chwili mogła umrzeć. Mogła też odzyskać przytomność, ale mieć uszkodzony mózg. Ale jeśli wróci do zdrowia i zostanie uznana za winną wysadzenia fabryki i spowodowania śmierci Gasa, większą część życia spędzi w więzieniu. Ten scenariusz, niczym żałobny stuk od bębna, bezustannie krążył jej po głowie. — Okej, okay, Jessie, rozumiem. Hanna nic więcej nie dodała. Jessie spojrzała na nią z troską, ale postanowiła nie naciskać. Resztę drogi przebyły w niezręcznym milczeniu. Dotarły na miejsce po trzech kwadransach. Wjeżdżając na parking, Jessie powiedziała. — Popatrz, kto wchodzi do środka. Hanna szybko się obejrzała i z przerażeniem zobaczyła, jak dwaj inspektorzy pożarnictwa otwierają drzwi domu pogrzebowego. — Myślisz, że... Powinnyśmy poczekać w samochodzie, żeby się z nimi nie spotkać? Jessie pokręciła głową. Podejrzewam, że szybko stamtąd nie wyjdą, bo będą się starali porozmawiać z dawnymi kolegami Gasa z fabryki. Idziemy. W holu poważny pracownik skierował ich do sali, gdzie odbywała się uroczystość żałobna Gasa Schmidta. Hanna była zaskoczona, widząc, że sala już jest pełna. Ludzie czekali w długiej kolejce, by złożyć kondolencje Lotti i Gretchen, które stały koło zamkniętej, pokrytej kwiatami trumny. Jessie położyła jej dłoń na ramieniu. Poczekajmy, niech para osób stanie w kolejce. Nie chcę stać zaraz za inspektorami. Hanna kiwnęła głową. Przeszły na lewo, za ostatni rząd krzeseł, w większości zajętych. Z miejsca, gdzie się znalazły, widziała, że Lotti jest opanowana za to Greczen trzyma w dłoni zwiniętą w kulkę chusteczkę i często wyciera oczy. Po kilku minutach Jessie szepnęła. Chodźmy. Kiedy ustawiły się w kolejce, stanęła za nimi kobieta. Poznaję panią ze zdjęć w gazetach, powiedziała do Hany. Jak ci się czuje pani siostra? Hanna odwróciła się i spojrzała w zatroskane oczy szczupłej, nieznajomej kobiety na oko chyba, Pięćdziesięcioletniej. Jakoś się trzyma. Dziękuję, że pani zapytała. Mój mąż przyszedł osobno. Pozwolą, panie, że do niego dołączę. Wskazała inspektora Franka Ramzeja. Naturalnie, odpowiedziała Jessie. Obie patrzyły, jak kobieta zadaje to samo pytanie mężczyzną stojącym przed nimi, a potem wsuwa się pomiędzy męża i Natana Kleina. Wykluczone. Że przyszła tu, bo jej mąż prowadzi śledztwo w sprawie wybuchu, szepnęła Jessie. Musi mieć jakiś związek z rodziną. Postaram się podsłuchać, co mówi. Spokojnie podeszła do trumny. Usłyszała, jak obaj inspektorzy przekazują kondolencje Lotti i Gretchen. Potem żona Ramzeja powiedziała. Lotti, jestem celia Ramzej. Nie wiem, czy mnie pamiętasz, ale pięć lat temu byłyśmy razem na chemioterapii w sloan Catering. Wiele razem przeszłyśmy. Bardzo ci współczuję. Zawsze widziałam, jak bardzo gaz był do ciebie przywiązany. Celia zwróciła się do Greczen. — Gretchen, tak mi przykro. Pamiętam, jak spotkałam cię w slon. Właśnie kupiłaś nowy dom. Pokazałaś mi zdjęcia. Twarz Greczen pojaśniała. Wepchnęła wilgotną chusteczkę do kieszeni czarnego kostiumu ze spodniami. Nie wyobrażasz sobie, jak bardzo wypiękniał dzięki pracy, którą włożyłam i we wnętrze, i w ogród. A w cieplarni hoduje warzywa i kwiaty. Odparła z entuzjazmem. Spojrzała na matkę, której wyraz twarzy nie uległ zmianie. Mamo, chyba mogę pokazać seli zdjęcia, prawda? Przecież ona już widziała dom. Lottie nie odpowiedziała. Popatrzyła tylko, jak córka podbiega do pierwszego rzędu krzeseł i bierze torebkę, potem odwróciła się ku następnym osobom w kolejce. Wkrótce też stanęła przed nią Hanna. Zanim zdążyła wyrazić współczucie, Lotti głosem tak cichym, że Hanna musiała się pochylić, by ją usłyszeć, powiedziała. Policja jest przekonana, że gaz i Kate rozmyślnie podłożyli ogień. Mają takie podejrzenia, to prawda przyznała Hanna. Ale nie uważam, że są o tym przekonani. Nie wiem, co myśleć, odrzekła zapalczywie Lotti. ale wiem, że mój mąż nie żyje. Jeśli twoja siostra go namówiła do tego podpalenia, to byłoby lepiej, gdyby umarła. Chyba, że woli spędzić wiele lat w więzieniu. Ona się boi, że Gaz i Kate rzeczywiście to zrobili. Ze ściśniętym sercem pojęła Hanna. Powiedziała coś inspektorom? Świadoma, że Lottie nie chce od niej współczucia, odwróciła się. W pierwszym rzędzie krzeseł Gretchen za iPadem na kolanach entuzjastycznie wskazywała siedzącej obok celi Ramsey szczegóły na wyświetlających się na ekranie fotografiach. Inspektor Frank Ramsey zajął miejsce obok Gretchen, dzięki czemu on też mógł obejrzeć zdjęcia jej pięknego domu w minetące w stanie Minnesota. W tej samej chwili Hanna usłyszała żałosny jęk, obróciła się, i ujrzała, jak Jessie łapie Lottie Schmidt, by ta nie upadła na podłogę. Lottie zamdlała. Wcześniej rano w czwartek Clyde Hodgkiss spieszył się, by uciec z terenu fabryki, zanim przyjadą policja i straż pożarna. Początkowo wepchnął swój dobytek do wózka i otworzył tylne drzwi ciężarówki. Zobaczył, że wszystkie budynki płoną, Gęste chmury dymu rozwiewał wiatr. Oczy zaszły mu łzami i zaczął kaszleć. Z oddali dolatywały dźwięki syren. Eksplozja go otrzeźwiła. Rozpaczliwie pragnął jak najszybciej stąd się wynieść i dotrzeć do metra. Był przekonany, że cuchnie dymem, ale dopisało mu szczęście. Zawsze miał przy sobie bilet na jeden przejazd. Toteż przeniósł wózek nad bramką i zdążył zejść na peron. W chwili, gdy wjeżdżał pociąg na Manhattan, Clyde wsiadł, wzdychając z ulgą. Pociąg był niemal pusty. Zamknął oczy i zaczął się zastanawiać. Nigdy nie wolno mu wrócić do tej fabryki na Long Island City. Kiedy ugaszą pożar, na pewno usuną ciężarówki, a jeśli zajrzą do tej rozbitej, odkryją, że ktoś w niej mieszkał. Niewykluczone, że będą chcieli zwalić na niego winę. Czytał dość gazet, by wiedzieć, że zawsze się obwinia bezdomnych, jeśli mieszkali w opuszczonym budynku, w którym wybuchł pożar. Potem myślał o dziewczynie, która kiedyś za nim poszła. Z jakiegoś powodu śniła mu się, gdy nastąpił wybuch. Nie wydaje się, żebym zrobił jej krzywdę, mówił do siebie. Zamachnął się na nią, bo buzia jej się nie zamykała, ciągle tylko zadawała pytania. On chciał, żeby była cicho, ale nie wiedział. Po prostu nie, nie wiedział, chyba ją uderzył. Cały dzień żebrał na Lexington Avenue, a wieczorem poszedł do jednej z dawnych met. To był podziemny parking przy zachodniej szóstej z rampą prowadzącą z ulicy. Pomiędzy pierwszą w nocy a szóstą rano opuszczano bramy na końcu rampy i zamykano ją na klucz. Clyde mógł spać obok bramy, chroniony przed wiatrem i niewidoczny z ulicy kręcił się w pobliżu, a kiedy zobaczył, że parkingowy wychodzi na rampę, ukradkiem schował się koło bramy. Miejsce było dobre, bo nie potrzebował wiele snu, ale uświadomił sobie, jak bardzo mu brakuje wygody, którą cieszył się w ciężarówce. W piątek rano opuścił parking przed świtem i poszedł żebrać na zachodnią dwudziestą trzecią. Do jego czapki wpadło dość ćwierdzi dolarówek i banknotów dolarowych, by mógł sobie kupić cztery butelki taniego wina. Dwie wypił późnym popołudniem. Wieczorem wraz z wózkiem wrócił ósmą aleją na czterdziestą szóstą, czujnie wypatrując dobroczyńców, którzy chcieliby go zmusić do noclegu w schronisku. Wypił więcej niż zwykle i niecierpliwił się, czekając, aż parkingowy sobie pójdzie. Dochodził kwadrans po pierwszej, kiedy usłyszał trzask opadającej bramy. Kilka sekund później tamten wyszedł po rampie i zniknął na ulicy. Po pięciu minutach Clyde ulokował się przy bramie. Obłożony ze wszystkich stron gazetami, zamknął oczy i popijał wino. Potem jednak usłyszał odgłos wózka zjeżdżającego po rampie. Wściekły otworzył oczy... I w słabym świetle zobaczył, że to prawdziwy weteran ulicy, niejaki Sami. Wynoś się stąd, wrzasnął. Sam się stąd wynoś, Clyde, odkrzyknął bełkotliwie, chrapliwy głos. Clyde poczuł, że intruz wyrywa mu z dłoni butelkę i wylewa na twarz. Błyskawicznie wyciągnął pięść i trafił tamtego w szczękę. Sami zatoczył się i upadł, zaraz jednak zdołał podnieść się na nogi. Okej, okay, okej, okay. nie chcesz towarzystwa, wymamrotał. Już idę. Zaczął pchać swój wózek, ale po kilku krokach przystanął i przewrócił wózek Klejda, po czym pobiegł rampą na ulicę. Ostatnia butelka wina wytoczyła się z wózka i wylądowała Klejdowi u stóp. Już miał się zerwać i pobiec za intruzem. Wiedział, że udałoby mu się go dogonić i strasznie chciał zacisnąć dłonie na gardle samego. Zamiast tego jednak wziął butelkę, odkręcił i usiadł na gazetach. Rękawem brudnej kurtki wytarł wino, które tamten wylał mu na twarz. Clyde zamknął oczy i zaczął popijać. Kiedy w butelce pokazało się dno, zapadł w głęboki sen, wzdychając z zadowolenia. Rozdział trzydziesty drugi Wczesnym wieczorem w piątek tak Connelly i Jack Worf spotkali się na parkingu domu pogrzebowego i weszli do środka by pożegnać Gasa Schmidta. Upiornie blada lotki, która po krótkim odpoczynku wróciła na swoje miejsce przy trumnie, powitała ich z takim samym chłodem, z jakim potraktowała Hanę. Gas nigdy nie doszedł do siebie po tym, jak zwolniono go z fabryki. Powiedziała Jackowi: Nie był za stary do pracy. Był perfekcjonistą i dobrze o tym wiedziałeś. Do Daga zaś zwróciła się słowami. Kate go wykorzystała. Był do niej przywiązany, ponieważ wywalczyła dla niego roczne zarobki, kiedy go zwolniono. Obaj mężczyźni wysłuchali jej, a potem Dag powiedział. Lotti, orientujemy się, co mówią w mediach. Wszyscy już wiedzą, że Gaz nienawidził Jacka i mnie. Nie mamy pojęcia, dlaczego on i Kate spotkali się o takiej porze w muzeum. Z tego co wszyscy wiemy, mogła się z nim skontaktować, żeby sprawdzić, co u niego słychać. Przyjaźnili się. Prawda wyjdzie na jaw. A teraz, jeszcze raz proszę. Przyjmij moje najszczersze kondolencje. Zdawał sobie sprawę, że pora iść, więc po prostu kiwnął głową Greczen i ruszył w stronę drzwi. Nie uszedł jednak daleko, ponieważ większość obecnych to byli jego podwładni. Z których wielu pracowało z gasem. Wszyscy bardzo chcieli się dowiedzieć, czy Dag planuje odbudowę fabryki. Poruszę niebo i ziemię, by do tego doszło, zapewnił ich. Kłamie w żywe oczy, ale robi to z klasą pomyślał Jack Worf. Wiedział, że powinien wkroczyć. Panie Connelly powiedział z szacunkiem. Ma pan za sobą wyczerpujący dzień przy łóżku córki w szpitalu. Wiem, że chce pan ze wszystkimi porozmawiać, ale obecni tutaj zrozumieją, jeśli teraz pan odejdzie. Jego stanowczy ton przekazywał jasną wiadomość ludziom, których do wczoraj był zwierzchnikiem. No, oczywiście, naturalnie. Modlimy się za Kate, panie Konelni. W ślad za Jackiem Worfem Duck opuścił dom pogrzebowy i ruszył przez parking. Jack otworzył przed nim drzwi Mercedesa. — Dzisiaj bez kierowcy? — zapytał. — Zamierzam się wcześnie położyć, a przy kolacji wypiję najwyżej jedną szkocką. — Zarezerwowałeś stolik u Petera Lagera? — Tak, panie Connelly. — To dobrze. Do zobaczenia za dziesięć minut. Po niecałej półgodzinie siedzieli przy narożnym stoliku w znanej restauracji Peter Lager Steakhouse. Obaj zamówili szkocką z lodem. Lotti poddała mi bardzo dobry pomysł, więcej, pomysł idealny. Billing z telefonu komórkowego Kate wykaże, że dzwoniła do Gaza w środę po południu, ale nikt nie wie o czym rozmawiali. Może to Gaz chciałby zginęła w wybuchu? Jack spojrzał na przestojną twarz szefa. Tak, myślisz, że ktokolwiek w to uwierzy? Nie rozumiem, czemu nie, odparł bez wahania. Wszyscy, którzy znają Kate, zaświadczą, że miała skłonność do przesady. Na przykład powtarzała, że miałaby ochotę wysadzić tę przeklętą fabrykę w powietrze, prawda? Prawda. Powiedziała tak, kiedy była u nas dwa tygodnie temu i zobaczyła, że kamery nadal są zepsute. Pomyślałeś, że mówi poważnie? Nie, no jasne, że nie. Proszę, podano drinki. Dak upił łyk i uśmiechnął się. Mm, idealna. Nie bardzo da się zepsuć szkocką z lodem, zauważył Jack. Przepraszam, ale się mylisz, Jack. Za dużo lodu na pewno zepsuje whisky. Dak stanowczo zakazał Jackowi poruszać pewne tematy. Nawet o nich nie myśl, powiedział. To był powód, dla którego Jack starannie dobrał słowa, zanim zapytał. Jak myślisz, jeśli Kate wyzdrowieje, zgodzi się zeznać, że gaz zwabił ją w pułapkę, prosząc o spotkanie? Jack. Kate to bardzo inteligentna młoda kobieta, biegła księgowa. Strasznie jej zależało na otrzymaniu dziesięciu procent zysków ze sprzedaży fabryki. Jeśli gaz zostanie uznany za winnego, firma wypłaci odszkodowanie, w tym grube miliony za antyki. Podpalenie dokonane przez niezadowolonego pracownika trudno uznać za działanie właścicieli. Jack spojrzał na kelnera i zmienił temat. Zamawiam stek, a ty? rozdział trzydziesty W czasie weekendu Stan Kate nie uległ poprawie. Hanna wiedziała, że doktor Patel uważa to za komplikację. Spędziła w szpitalu prawie całą sobotę, w końcu Jessie wyciągnęła ją na kolację. W niedzielę rano wróciła. Doktor Patel także zajrzał do pacjentki. Widząc ciemne kręgi pod oczami Hany, powiedział ze współczuciem Nie może pani siedzieć tu cały dzień. Jeśli nastąpi jakaś znacząca zmiana w stanie siostry, natychmiast panią powiadomimy. Wreszcie przestało padać i mamy piękny dzień, proszę iść na spacer, a potem odpocząć. Wątpię czy od czwartku porządnie się pani wyspała. Już postanowiłam, że wyjdę ze szpitala przynajmniej na dwie godziny, odparła. Ale i jego to nie zadowoliło. Hano? Kate może pozostawać w tym stanie przez wiele miesięcy. Miałem już kilku pacjentów w śpiączce i zawsze mówię krewnym, żeby w miarę możliwości prowadzili normalne życie. Proszę jutro iść do pracy, nie rezygnować ze zwykłych zajęć. Ale w czwartek po południu Kate powiedziała coś mojemu ojcu. Nawet jeśli zdołała wypowiedzieć kilka słów, moim zdaniem przypuszczalnie nie miały znaczenia. Skoro tak, Kate nie miała pojęcia, co robi, kiedy najwyraźniej przyznała się do podłożenia ognia pomyślała Hanna, czując słabą nadzieję. Czy to możliwe? Kiedy dziękowała lekarzowi za opiekę nad Kate, uświadomiła sobie, że walczy ze łzami wyczerpania i niepokoju. Zajrzę do niej późnym popołudniem, zapewnił doktor Patel, po czym z uśmiechem zapytał. Z której części mojej rady pani skorzysta z zalecenia długiego spaceru czy odpoczynku? Obawiam się, że ani z jednego, ani z drugiego. Przyszło mi na myśl, że Powinni nam sprawdzić mieszkanie, Kate. Pewnie w lodówce jest jedzenie, które trzeba wyrzucić. — No, pewnie tak — zadzwoniła jego komórka. Machając lekko dłonią, doktor Patel ruszył przed siebie. Przez trzydzieści straszliwych sekund Hanna była pewna, że wezwano go do Kate. Ale przez wielkie wewnętrzne okno widziała korytarz. Idąc po nim, lekarz z uśmiechem rozmawiał przez telefon. Najwyższy czas odetchnąć świeżym powietrzem. Pomyślała. Przejdę przez park na West Side. To mi dobrze zrobi. Potem tu wrócę. Po zimnym i deszczowym tygodniu w Central Parku pełno było biegaczy, spacerowiczów i rowerzystów rozkoszujących się słońcem, chociaż temperatura wciąż utrzymywała się na rześkim poziomie 12 stopni. Hanna nabrała głęboko w płuca powietrza, usiłując zmusić umysł do niejakiej równowagi. Doktor Patel ostrzegał, że stan Kate przez długi czas może się nie zmienić, przypominała sobie. Jeśli policja oskarży ją o spowodowanie wybuchu, musi mieć jasną głowę, żeby współpracować z Jessie przy obronie. Wczoraj Jessie delikatnie zasugerowała, że może będzie potrzebowała własnego prawnika, na wypadek gdyby ją też chcieli w to wplątać. Podała nazwisko adwokata, powiedziała, że należy do najlepszych. W razie konieczności zajmie się tym za parę dni. Mimowolnie uśmiechnęła się na widok ślicznej młodej matki wiozącej w podwójnym wózku swoje dzieci. Mniejsze miało około dwóch lat, większe było pewnie o rok starsze. Hanna pomyślała o zdjęciach z dzieciństwa, które przedstawiały ją i Kate z mamą. Część zrobiono w central parku. Na wszystkich mama była śliczna, szczęśliwa i dumna ze swoich córeczek. Tak jak to młoda kobieta. Jak to by było, gdyby żyła? Na pewno tata o wiele bardziej by się nami zajmował, zamiast tak często wyjeżdżać. Wczoraj przyszedł do szpitala późnym popołudniem i został tylko na pół godziny. Bardzo się martwi. Wyznał, że Kate mogła powiedzieć coś o pożarze, gdy w pobliżu był ktoś z personelu. Hanna zanotowała w myślach, że gdyby ojciec pojawił się po południu, powtórzy mu słowa doktora Patela, że cokolwiek Kate mówi w śpiączce przypuszczalnie jest bez znaczenia wyszła z parku przy zachodniej sześćdziesiątej siódmej ruszyła przez central park west do sześćdziesiątej i tam skręciła półtorej przecznicy dalej znajdował się blok, w którym mieszkała kate oddalony o kilka domów od columbus avenue wymieniły się z siostrą zapasowymi kluczami do mieszkań dobrze że to zrobiłyśmy pomyślała teraz hanna torby kate, w której były klucze nie znaleziono Przypuszczalnie siła wybuchu zdmuchnęła ją z ramienia Kate i rozerwała na kawałki. Nieznajomy portier otworzył przed nią drzwi. W ostatnim roku poznała kilku członków personelu, w tym recepcjonistę, któremu udzieliła tej samej co innym odpowiedzi. Stan mojej siostry jest poważny. Modlimy się i mamy nadzieję, że wyzdrowieje. Odebrała pocztę Kate i włożyła do torby, po czym pojechała Windą na górę. Na pierwszy rzut oka w mieszkaniu nadal panował nieskazitelny porządek. Jessie ostrzegła ją, że w miarę rozwoju śledztwa policja będzie traktować Kate jako podejrzaną o udział w spowodowaniu pożaru. W takim przypadku z całą pewnością zwróci się o nakaz przeszukania jej mieszkania. Do Mugasa też. Biedna Lottie, jeśli do tego dojdzie, pomyślała Hanna. Zdjęła płaszcz i ruszyła przez salon. Na kanapie leżały złożone koc i poduszka. Radioboze, zwykle stojące w kuchni, teraz znajdowało się na bufacie koło sofy. Hanna nacisnęła guzik alarmu i zobaczyła, że budzik był nastawiony na trzecią trzydzieści. To ma sens! Pomyślała. Do wybuchu doszło godzinę później. Weszła do uporządkowanej sypialni i otworzyła garderobę. W szpitalu powiedziano jej, że kiedy Kate znaleziono na parkingu fabryki, miała na sobie dres do biegania i kurtkę. Musiała się przebrać w dres po powrocie z kolacji z dagiem, pomyślała Hanna. Wzięła koc i poduszkę, nastawiła budzik i położyła się na sofie. Ale dlaczego spotkała się z gasem o tak nieludzkiej porze? Rozejrzała się po sypialni, poszukując odpowiedzi. Nawet to, jak został urządzony ten pokój, było buntem przeciwko produkowanym przez rodzinną fabrykę replikom dawnych mebli. Na wypolerowanej drewnianej podłodze leżały trzy białe chodniki. Metalowe łóżko z firankami przykrywała biała narzuta. Granatowo-białe falbanki powtarzały się na poduszkach opartych o wezgłowie. Białe lambrekiny z wąskimi, granatowymi i białymi panelami ozdabiały dwa szerokie okna, z których jedno dawało Kate widok na Hudson. Nowoczesne stoliki nocne, telewizor na obrotowym wysięgniku, biurko i wielki klubowy fotel z podnóżkiem dopełniały umeblowania. Garderobę zaprojektowano na zamówienie, tak by pomieściły się tam również wszystkie swetry, szale, rękawiczki i regały z butami. I Bóg tylko wie, co jeszcze, pomyślała Hanna. Kate nie znosiła bałaganu. Czując się jak intrus, podeszła do biurka. Płytka szuflada stanowiła studium doskonałości. Były w niej zwykłe przedmioty. Nóż do otwierania listów, dodatkowy długopis, rolka znaczków, osobista papeteria, adresownik w rodzaju tych, których używano przed erą SMS-ów i e-maili. Wielka dolna szuflada zawierała dokumenty typowe dla każdego płacącego rachunki dorosłego. Wyjątkiem była ostatnia teczka z napisem Testament, kopia. Hanna wyjęła ją drżącymi rękami i otworzyła. Na wewnętrznej stronie okładki widniały nazwisko i adres prawnika, z którego porad Kate korzystała. Pod spodem dopisała oryginał w skrytce bankowej. Oprócz kopii testamentu w teczce znajdowała się zapieczętowana koperta z imieniem Hany. Ostrożnie i wolno otworzyła kopertę, tak by móc na nowo ją zakleić. Wyjęła kartkę i zaczęła czytać. Najdroższa Hano, jeśli to czytasz, przypuszczalnie nie żyje. Z wyjątkiem kilku darowizn na instytucje charytatywne wszystko, co mam, zostawiam Tobie, w tym naturalnie także dziesięć procent udziałów w fabryce. Mam nadzieję, że będziesz czytała ten list w samotności, ponieważ muszę cię ostrzec, że nie ufam tacie. Szasta pieniędzmi i myśli tylko o sobie. Jeśli cokolwiek mi się stanie, i by mój kolega, Richard Rose, prowadził księgi firmy. Nie chcę, żeby cię oszukano. Nie potrafię pojąć, dlaczego Dak nie stawi czoła rzeczywistości, chyba że liczy na to, iż dzięki doprowadzeniu fabryki do bankructwa osiągnie jakieś osobiste korzyści kosztem pracowników. Antyki z Muzeum mają osobne prawo własności. Osiemdziesiąt procent należy do taty, po dziesięć mamy my i w żadnym razie nie mogą zostać wykorzystane jako aktywa fabryki. Wiem, że zawsze ci odpowiadało, iż zajmuję się sprawami finansowymi, ale teraz musisz wszystko zrobić sama. Mam nadzieję, że będziesz to czytała dopiero za jakieś pięćdziesiąt lat. Kocham cię, moja mała siostrzyczko. Kate. Z oczami pełnymi łez, Hanna schowała list do koperty i zakleiła. Po chwili się zawahała. Nie uciekaj przed prawdą, powiedziała sobie w myślach. A jeśli Kate nie odzyska zdrowia, kto będzie jej prawnym opiekunem? Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby tata tu przyszedł i przejrzał jej dokumenty. Nie sądzę, że ma klucz, ale recepcjonista może go wpuścić. Wyjęła kopertę steczki. Nie będę mogła się doczekać, by schować ją z powrotem, jeśli Kate wyzdrowieje, pomyślała, ale do tego czasu bezpieczniejsza będzie u mnie. Znała kombinację do małego sejfu Kate, który znajdował się na ścianie w garderobie. Otworzyła go i wyjęła puzderka. Matka zapisała swoją biżuterię córkom. Otrzymały ją, kiedy ukończyły dwadzieścia jeden lat. Kate dostała pierścionki, naszyjniki i bransoletki o dość znacznej wartości. Każdy, kto się orientuje, że mieszkanie jest puste, mógłby się tu włamać. Hanna wiedziała, że te małe sejfy są łatwą zdobyczą dla zawodowego złodzieja. Nie pozwoliła sobie na dokończenie myśli, że ojciec mógłby zabrać biżuterię, choć było to możliwe, jeśli wziąć pod uwagę jego nieopanowane wydatki. Hanna włożyła list i biżuterię do swojej wielkiej, skuszanej torby, po czym poszła do drugiej sypialni, którą Kate wykorzystywała jako gabinet. Były tu rozkładana sofa, wygodny fotel, komody przy ścianach i sześćdziesięciocalowy telewizor. Kana wiedziała, że po długim dniu w pracy siostra uwielbia zagłębić się w ulubionym fotelu i jeść późną kolację, oglądając telewizję. — Mam nadzieję, że Kate niedługo wróci do domu — pomyślała teraz. Pod powiekami zakuły ją łzy. Na koniec poszła do kuchni musiała znaleźć numer telefonu do maryny która co drugi tydzień przychodziła sprzątać u kate hanna chciała ją poprosić o zabranie nietrwałych produktów z lodówki znalazła go na lodówce Marina powiedziała że będzie w mieszkaniu dopiero w czwartek więc hanna upewniła się że nic nie zaczęło się psuć jej ostatnią troską była liściasta roślina stojąca na parapecie w kuchni przez te cztery dni kiedy kate leżała w szpitalu liście zaczęły już schnąć kolejna rzecz, na której się kompletnie nie znam, pomyślała Hanna. Kate ma rękę do roślin, a ja tylko na którąś spojrzę i już po niej. Z zadumy wyrwał ją dzwonek telefonu stacjonarnego. W słuchawce rozległ się głos recepcjonisty. Pani Connelly, jest tu pan Justin Kramer, od którego pani siostra kupiła mieszkanie. Pytał, jak mógłby się z panią skontaktować, więc mu powiedziałem, że jest pani tutaj. Mówił, że podarował pani siostrze roślinę i proponuje, że się nią zajmie, dopóki Kate nie wróci do domu. Dopóki Kate nie wróci do domu. Właśnie te słowa Hanna rozpaczliwie pragnęła od kogoś usłyszeć. Proszę przysłać pana Kramera na górę, powiedziała. Rozdział trzydziesty czwarty. Kiedy Justin Kramer wszedł do mieszkania Kate, Hanie od razu bardzo się spodobał. Tuż po trzydziestce, szczupły, miał prawie 180 osiemdziesiąt centymetrów wzrostu, oczy koloru orzechów, zdecydowaną linię szczęki i kręcone ciemnobrązowe włosy. Wyglądem przypominał jej chłopaka, w którym się dużyła, kiedy miała 16 lat. Jego troska o Kate wydawała się szczera. To mieszkanie strasznie mi się podobało, kiedy je kupiłem. Dwa lata temu, podczas kryzysu na Wall Street, straciłem pracę i uznałem, że rozsądniej będzie je sprzedać. Ojciec uczył nas, że w trudnej sytuacji finansowej należy zwijać żagle, zamiast sięgać po oszczędności. Firma inwestycyjna, w której teraz pracuję, jest lepsza od poprzedniej, ale nigdy nie zapomnę, jak pani siostra się o mnie martwiła. Dlatego, kiedy przeczytałem o wypadku, pomyślałem o roślinie, którą jej dałem. Jeśli Kate nadal będzie leżała w szpitalu, kwiatkiem trzeba się zaopiekować. Wiem, że wziąwszy pod uwagę to, co się stało, to drobny gest, ale chciałem coś zrobić. To typowe dla Kate troszczyć się o innych, odparła Hanna. Ona taka jest. Rozumiem, że odniosła poważne obrażenia, ale mam silne przeczucie, że wyzdrowieje. Oczywiście słyszałem w mediach przypuszczenia, że Kate mogła brać udział w podłożeniu ognia. A znam ją bardzo mało, jednak w żadnym razie nie wierzę, że mogłaby coś takiego zrobić. Dziękuję za to i za przekonanie, że Kate wyzdrowieje. Teraz, kiedy jestem w jej domu i zastanawiam się, czy ona jeszcze tu wróci, takie słowa są mi bardzo potrzebne. Wyszli z mieszkania razem. Justin niósł doniczkę. Zanim przed budynkiem Hanna zdążyła się pożegnać, Justin powiedział. Hanno jest w pół do drugiej. Jeśli jeszcze nie jadłaś lunchu, może... Miałabyś ochotę przegryźć coś w moim towarzystwie. Wahała się tylko przez sekundę. Chętnie, odrzekła. Może być włoskie jedzenie? To moje ulubione. Poszli pieszo do oddalonej o trzy przecznice restauracyjki o nazwie Kuchnia Tonego. Nie ulegało wątpliwości, że Justin jest tu dobrze znany. Najwyraźniej wyczuł, że Hanna nie chce rozmawiać o Kate i wybuchu, więc opowiadał o sobie. Wychowałem się w Princeton, moi rodzice tam wykładają hm, Więc musisz być bardzo mądry Uśmiechnęła się Hanna e, Nic o tym nie wiem Studiowałem w Princeton, ale magisterium chciałem zrobić w innym miejscu, więc przeniosłem się do szkoły biznesu w Chicago Oboje zamówili sałatki Hanna wybrała małą porcję penne z sosem, z wódką Justin lezanie i pół butelki z simi. Hanna uświadomiła sobie, że po raz pierwszy od tamtej kolacji z Jessie, kiedy świętował jej sukces, czuje smak jedzenia. Po posiłku Justin zapytał, czy ma dla niej wezwać taksówkę. Nie. Pójdę przez park do szpitala i sprawdzę, co u Kate. Nie sądzę, żeby zdawała sobie sprawę z mojej obecności, ale muszę przy niej być. Jasne. Tylko najpierw daj mi, proszę, numer swojej komórki. Jeśli pozwolisz, zadzwonię, żeby zapytać o Kate. Uśmiechnął się i dodał a także zdać relacje z postępów jej kwiatka w szpitalu zastała ojca siedzącego przy łóżku kate uniósł głowę słysząc kroki nadal to samo powiedział absolutnie bez zmiany nic więcej nie mówiła rozejrzał się by sprawdzić czy w zasięgu słuchu jest jakiś lekarz albo pielęgniarka ano sporo się zastanawiałem wiesz kiedy wcześniej kate przeprosiła za pożar Zrozumiałem, że to ona go spowodowała. Hanna obrzuciła go pełnym zdumienia spojrzeniem. Mówiłeś, że Kate to zrobiła. Zdaję sobie z tego sprawę. Miałem zamęt w myślach, ale powiedziała tylko, że jest jej przykro z powodu wybuchu, a nie, że sama go spowodowała. Nigdy w to nie wierzyłam, szepnęła Hanna zapalczywie, a ty mogłeś mi oszczędzić zmartwienie, gdybyś nie twierdził, że się przyznała. Zresztą lekarz uważa, że cokolwiek ci mówiła, przypuszczalnie to jest bez znaczenia Wiem tylko, że to wszystko sprawiło, że wróciły wspomnienia o wypadku, w którym straciłem waszą matkę i... Douglas Connelly ukrył twarz w dłoniach W oczach błysnęły mu łzy Po chwili opanował się i wolno wstał Sandra jest w poczekalni, wyjaśnił Wiem, że nie chcesz, żeby tu przychodziła Nie chcę Kana została przy siostrze godzinę, potem poszła do domu. Oglądała wiadomości jedząc kanapkę z masłem orzechowym, bo na nic więcej nie miała ochoty. Zaczął się nowy odcinek jej ulubionego serialu, ale zasnęła na kanapie. Obudziła się o północy, zrzuciła ubranie, włożyła piżamę, umyła twarz i zęby, po czym padła na łóżko. Budzik obudził ją o siódmej rano w poniedziałek. O ósmej była już w szpitalu. Po pół godzinie poszła do pracy, gdzie usiłowała się skupić na nowych projektach odzieży sportowej. Dostać własną markę to jedno, a zupełnie co innego ją utrzymać. Powtarzała sobie. Po pracy znowu odwiedziła Kate. Trzymała ją za rękę, gładziła po czole i mówiła do niej w nadziei, że siostra jakimś sposobem ją rozumie. Już miała wychodzić, kiedy pojawił się doktor patel. Niestety, Zaczęła gorączkować. W jego głosie brzmiał głęboki niepokój. Rozdział 35 w poniedziałek rano Frank Ramsey i Nathan Klein wrócili na miejsce wybuchu, gdzie zastali śledczych z firmy ubezpieczeniowej, którzy starannie przetrząsnęli gruzowisko. Frank ich znał. Przez lata spotykali się przy innych pożarach, gdy istniało podejrzenie podpalenia. Różnica w obecnym przypadku polega na tym, myślał Frank, że jeśli pożar da się przepisać wyłącznie Gasowi Schmidtowi, będą musieli wypłacić odszkodowanie. Nawet jeśli Kate Connelly była w to wplątana, dobry prawnik zdoła całą winę obarczyć Schmidta. Chyba że ta kobieta odzyska przytomność i przyzna się do swojego udziału, ale to wysoce nieprawdopodobne. W piątek w domu pogrzebowym wraz z Kleinem skoczyli na pomoc, kiedy lotti Schmidt zemdlała zanieśli ją na kanapę w biurze szybko się ocknęła ale razem z córką przekonali ją żeby odpoczęła co najmniej przez dwadzieścia minut pracownik domu pogrzebowego zrobił jej herbatę nieobecność lotti dała Frankowi i Nathanowi możliwość porozmawiania z ludźmi którzy pracowali z gasem wszyscy jednogłośnie potwierdzili że Schmidt został zwolniony kiedy funkcję dyrektora objął Jack Worf, i że Gaz nienawidził zarówno Worfa, jak i Daglasa Connellego. Jeden ujął to tak. Gaz był perfekcjonistą. Potrzeba by całego zespołu ekspertów, żeby odróżnić oryginał od kopii, które robił. To była dla niego straszna obraza, kiedy powiedzieli, że jego praca nie spełnia standardów. Czy kiedykolwiek mówił o wysadzeniu fabryki? Zapytał Ramsey. W przenośni, odparł któryś. Jestem z gasem w jednej drużynie na kręgielni, to znaczy byłem. Zawsze pytało o fabrykę. Kiedy mu powiedziałem, że dostajemy mnóstwo zwrotów, odparł coś w tym rodzaju, wcale mnie to nie dziwi, wyświadczy mi przysługę i podpal całą tę fabrykę. Wszystko to znaczyło, że w ostatecznym rozrachunku całą winą za pożar będzie można obarczyć jedynie gasa, co w poniedziałek rano przyznali zmartwieni śledczy z firmy ubezpieczeniowej. Kiedy rozmawiali, kierowcy uruchamiali wielkie ciężarówki do przewozu mebli, by odstawić auta do garażów. Poza szkodami wyrządzonymi przez dym i latające w powietrzu elementy budynku, wozy były w dobrym stanie. — Connelly nawet palcem nie kiwnie, żeby odbudować fabrykę — powiedział Jim Casey, starszy ze śledczych. — Jeśli dostanie odszkodowanie, będzie żył jak król. A w dodatku sama ziemia jest warta fortunę. Po co miałoby zawracać sobie głowę odbudowywaniem? Cztery sprawne ciężarówki, wszystkie z napisem «Doskonałe kopie antyków konellego Minęły ich wolno, kierując się w stronę bramy. Frank Ramsey zobaczył, że w głębi wiaty pozostała jeszcze jedna. Poszedł tam. Miała wygięte drzwi i pękniętą szybę, a karoseria była zardzewiała. Nie ulegało wątpliwości, że auto stoi tu od dawna. Dlaczego się nie pozbyli tego wraka? Jack Worf zrobił na nim wrażenie dobrego dyrektora. Ale przecież nie uparł się przy zainstalowaniu kamer, więc może tylko udawał sprytnego zarządcę Ale powiedział też, że to Douglas Connelly nie pozwolił na wydawanie pieniędzy To w sumie bez znaczenia, odholowanie tego wraku na złomowisko na pewno wiele by nie kosztowało Frank poszedł na tył ciężarówki i nie spodziewając się, że drzwi się otworzą, chwycił za klamkę Ku swojemu zdziwieniu zobaczył niewątpliwe ślady, świadczące o tym, że w ciężarówce ktoś mieszkał. Na podłodze leżały puste butelki po winie i stosy gazet. Frank podniósł jedną i spojrzał na datę. Środa. Dzień przed wybuchem. To znaczyło, że włóczęga, który tu nocował, mógł być w ciężarówce tamtej nocy. Frank Ramzej nie wszedł dalej, tylko zamknął drzwi. Nie miał najmniejszych wątpliwości, że cały teren fabryki to skomplikowane miejsce zbrodni. Rozdział 36. Mark Sloan umówił się z nikiem Greco o pierwszej po południu w poniedziałek. Przez telefon wyjaśnił mu, że zaczyna nową pracę i nie chce wychodzić na dłużej niż na godzinę w porze lunchu. Inną możliwością było spotkanie po piątej po południu. — Przyjeżdżam wcześnie, ale muszę zdążyć na pociąg o piątej dwadzieścia — odparł greko. Może przyjdzie pan do mnie w porze lunchu i zamówimy coś na wynos? Nick Greco, mężczyzna tuż po sześćdziesiątce, był średniego wzrostu i miał umięśnioną sylwetkę biegacza. Jego niegdyś ciemne włosy teraz przybrały odcień szarości. Okulary bez oprawek podkreślały ciemnobrązowe oczy, które spoglądały na świat spokojnie, acz przenikliwie. Cierpiąc na bezsenność, Greco często wstawał o trzeciej albo czwartej i szedł do pokoju, który żona nazywała jego nocną jaskinią. Tam czytał książkę albo gazetę, a czasami włączał telewizor, by zorientować się w bieżących wydarzeniach. W zeszły czwartek, tuż po piątej rano, oglądał pierwsze wydanie wiadomości i widział relację z pożaru, który szalał w fabryce Connellego na Long Island City. Jak zawsze umysł unika, przełączył się na tryb wyszukiwania. Doskonała fotograficzna pamięć podsunęła mu szczegóły tragedii sprzed niemal trzydziestu lat, kiedy Douglas Connelly, jego żona Susan, brat Conor i czworo przyjaciół mieli wypadek na jachcie. Przeżył tylko Douglas. Wygląda na to, że niektórzy ludzie są skazani na tragedię, pomyślał Greco. Najpierw facet traci żony, brata i przyjaciół, teraz jego córka jest w śpiączce, a z firmy pozostały zgliszcza. Później w mediach pojawiły się insynuacje, że wybuch może być wynikiem planu, który uknuli razem Kate Connelly i były pracownik Gas Schmidt. Greco uznał, że nie potrafiłby wymyślić nic gorszego, niż utrata córki, chyba że byłoby to odkrycie, iż córka nie tylko zniszczyła pracę całego twojego życia, ale też przyczyniła się do śmierci innego człowieka. Ale nie tym miał zaprzątniętą głowę, kiedy recepcjonistka powiadomiła go o przybyciu Marka Sloana, brata zaginionej przed laty Tracy Sloan. — Wprowadź go — powiedział, idąc do drzwi. Chwilę później uściskał dłoń Markowi i zaproponował, by usiedli przy stole konferencyjnym w przestronnym gabinecie. Uzgodnili, że zamówią żytnie kanapki z szynką i serem. Greco poprosił recepcjonistkę, by zadzwoniła do delikatesów. Mam świetny ekspres do kawy, wyjaśnił. Jeśli więc obaj pijemy czarną, możemy wypić gorącą, zamiast czekać, aż przywiozą. Podobał mu się Mark Sloan z jego stanowczym uściskiem dłoni i patrzeniem prosto w oczy, chociaż był bardzo wysoki. Widział jednak, że gość jest spięty. Kto by nie był, pomyślał z sympatią Nick Greco. Przeżywanie na nowo zniknięcia siostry na pewno jest dla niego trudne. Dlatego też przez kilka minut... Wypytywał Marka o nową pracę. Dopiero potem otworzył teczkę, którą wcześniej przejrzał. Jak pan wie, byłem jednym z detektywów prowadzących śledztwo w sprawie zaginięcia Tracy, zaczął. Na początku, zgodnie z prawem, uznaliśmy ją za osobę zaginioną, ale kiedy nie pojawiła się w pracy ani na dwóch ważnych przesłuchaniach, a potem nie skontaktowała się z przyjaciółmi, wyciągnęliśmy wniosek, że niemal z całą pewnością doszło do przestępstwa odczytał głośno. Tracy Sloan, lat 22. O 23 wyszła z tomys Bistro w Greenwich Village, gdzie była zatrudniona jako kelnerka. Odrzuciła propozycję wypicia drinka z kilkoma współpracownikami i powiedziała, że idzie prosto do domu. Chciała się dobrze wyspać przed przesłuchaniem następnego dnia rano. Wszystko wskazuje na to, że nie dotarła do swojego mieszkania przy 23. Kiedy nie przyszła do pracy przez kolejne dwa dni, Tom King, właściciel restauracji w obawie, że miała wypadek, udał się do jej mieszkania. W towarzystwie administratora wszedł do środka. W mieszkaniu panował porządek, ale Tracy nie było. Od tamtej pory ani rodzina, ani przyjaciele nie widzieli się z nią i nie mieli od niej wiadomości. Greko spojrzał na siedzącego po drugiej stronie stołu marka. Dostrzegł w jego oczach cierpienie. To samo cierpienie, które przez lata widywał w oczach innych ludzi próbujących odnaleźć zaginione, ukochane osoby Pańska siostra miewała randki, ale z tego, co mówili wszyscy jej znajomi na pierwszym miejscu stawiała karierę i nie była gotowa na poważny związek Po lekcjach aktorstwa szła na hamburgera i kieliszek wina z którymś z kolegów z zajęć, lecz zwykle się na tym kończyło Zatoczyliśmy wielki krąg Przesłuchiwaliśmy jej sąsiadów, przyjaciół, studentów aktorstwa i współpracowników, ale na próżno zniknęła. Dostarczono kanapki. Grako podał kawę. Kiedy zauważył, że Mark prawie nie je, powiedział. Mark, jedz, proszę. Zapewniam, że kanapka jest smaczna, a z ciebie kawał u chłopa. Wiem, że przyszedłeś w nadziei, że usłyszysz odpowiedzi, ale ja żadnych nie mam. Nie zapomniałem o twojej siostrze. Przechodząc na emeryturę, zabrałem kopie jej teczki. Nigdy nie myślałem, że to było przypadkowe porwanie i morderstwo. Przy dobrej pogodzie Tracy zawsze wracała pieszo do domu. Mówiła kolegom z pracy, że potrzebuje ruchu. Nie sądzę, by ktoś ją porwał z ulicym. Moim zdaniem spotkała jakiegoś znajomego, który czekał, aż wyjdzie z restauracji. Chcesz powiedzieć, że ktoś zamierzał ją zabić? Wykrzyknął Mark. A przynajmniej ją poderwać, tylko że potem coś poszło nie tak Mogła tego człowieka uważać za przyjaciela Lecz on miał na jej punkcie obsesję Mogła się zgodzić, jeśli zaproponował jej podwiezienie Może odrzuciła jego zaloty i stracił panowanie nad sobą Mówię ci, choć minęło niemal dwadzieścia osiem lat Ta sprawa nie została uznana za zamkniętą Ostatnio znaleziono pogrzebane w jednym grobie cztery kobiety Które zaginęły ponad dwadzieścia lat temu Zabił je seryjny morderca. Zidentyfikowano je porównując ich DNA z DNA dostarczonym przez członków rodziny do policyjnej bazy danych utworzonej dla tego rodzaju przypadków. Mojej matki ani mnie nigdy nie proszono o próbki DNA. Odparł Mark. Według mnie nic nie świadczy o tym, że sprawa Tracy wciąż jest otwarta. Greco pokiwał głową. Zgadzam się, ale nigdy nie jest za późno. Zadzwonię do biura detektywów i umówię was na spotkanie. Twoją matkę poproszą o oddanie próbki. Powiedz jej, żeby się tym nie przejmowała. To tylko przesunięcie patyczkiem kosmetycznym po wewnętrznej stronie policzka. Więc na razie nikt nie jest podejrzany? Nie. Nigdy nikogo takiego nie było. Chociaż przeszedłem na emeryturę. Chłopaki z biura daliby mi znać, gdyby pojawiły się nowe fakty. Jedyny punkt zaczepienia, jaki mieliśmy, — Wciąż mamy. Dotyczy tej fotografii, którą znaleźliśmy w mieszkaniu Tracy na komodzie. Mark spojrzał na zdjęcie. Tracy. Piękna. Z długimi włosami. Uśmiechała się do obiektywu, siedząc przy stoliku z dwiema kobietami i dwoma mężczyznami. — Zrobiono je pewnego wieczoru, kiedy Tracy poszła z przyjaciółmi do Bobby's Joint — powiedział Nick. — Sprawdziliśmy całą czwórkę... I nie znaleźliśmy żadnego związku, ale zawsze odnosiłem wrażenie, że ta fotografia coś nam mówi, a ja nie mogę zrozumieć, co to jest. Rozdział trzydziesty Pod jednym względem Clyde Hodgkiss był bardzo ostrożny. Zawsze starał się oszczędzić tyle z użebranych pieniędzy, żeby mu wystarczyło na co najmniej jeden przejazd metrem. Nie miało znaczenia, dokąd jechał. Wsiadał do pociągu późną nocą i wysiadał na stacji blisko ciężarówki albo tam, gdzie akurat chciał. Czasami zasypiał i jeździł do końca, a potem wracał na Manhattan. W niedzielę rano wyrzucono go z rampy parkingowej, powlukł więc swój wózek do darmowej jadłodajni świętego Franciszka przy trzydziestej pierwszej. Wiedział, że sami opowie swoim przyjaciołom o wieczornej bójce i tamci mogą się na niego zasadzić. Dlatego zdecydował się na rozwiązanie, którego najbardziej nie cierpiał spędzi niedzielną noc w schronisku dla bezdomnych. Bliskość tak wielu ludzi doprowadzała go do szaleństwa. Miał wrażenie, jakby znowu był w Wietnamie i czuł przy sobie drgające ciało Joea Kalego. Mimo to został. Męczył go kaszel, coraz bardziej bolała dawna rana w biodrze i dręczyło go, że nie zabrał fotografii z Peggy i Skipim, kiedy uciekał z ciężarówki. Na początku się tym nie przejmował, ale teraz potrzebował pociechy, którą dawało mu to zdjęcie, poczucia, że ktoś go kochał. Nie widział Peggy i Skipiego od lat, nagle jednak wyraźnie zobaczył przed sobą ich twarze. A potem dołączyły do nich twarze Joea i tamtej dziewczyny i wszystkie zaczęły mu wirować przed oczyma, jak na karuzeli. W poniedziałek rano znowu padało. Clyde kaszlał coraz bardziej i trząsł się z zimna skulony przy murze budynku na Broadwayu. Prawie nikt ze spieszących się ludzi nie przystanął, by wrzucić monetę lub banknot dolarowy do podartej czapki, którą położył u stóp. Zdawał sobie sprawę, że szczęście się od niego odwraca. Tak przywykł do nocy spędzanych w bezpiecznym wnętrzu ciężarówki, że teraz długo na ulicy nie wytrzyma. Przemarznięty i przemoczony ruszył ze swoim wózkiem do kolejnego schroniska. Kiedy dotarł do drzwi, zemdlał. Rozdział trzydziesty ósmy Mamusia tańczyła w czerwonych satynowych pantofelkach. Wspomnienie było wyraźne. W umyśle Kate, pozostającej w głębokiej śpiączce wywołanej lekami, która, jak liczyli lekarze, mogła uratować jej życie, znowu zaczęły się formować obrazy. Mama miała na sobie czerwoną suknię i pantofelki. Do pokoju wszedł tatuś. Powiedział, że mama wygląda pięknie. Wziął mnie na ręce i tanecznym krokiem wyprowadził nas na taras, chociaż zaczął padać śnieg. Potem tańczyliśmy dookoła sypialni. Następnego dnia wieczorem rodzice popłynęli na ryby. Kate pamiętała, że po śmierci mamy tuliła do siebie pantofelki z czerwonej satyny, ponieważ wtedy czuła obecność obojga rodziców. W końcu tata odebrał jej te buty. Wydawał się inny. Płakał i mówił, że kiedy je widzi, jest mu bardzo smutno, i dla niej też to przytulenie nie jest dobre. Powiedział, że do końca życia z nikim nie zatańczy. Wspomnienie zniknęło. Kate znowu pogrążyła się w głębokim śnie. Później usłyszała przyciszone znajome głosy i poczuła, że ktoś całuje ją w czoło. Wiedziała, że to Hanna ale nie mogła się z nią skontaktować. Dlaczego Hanna płacze? Rozdział 39. Przed południem zepsutą ciężarówkę przetransportowano do laboratorium kryminalistycznego, by poddać ją dokładnym badaniom, które dałyby odpowiedź na pytanie, kto ją wykorzystywał jako schronienie. A jeśli ta osoba była tam w noc wybuchu, czy mogła mieć z nim coś wspólnego? To z pewnością otwiera nowe możliwości, powiedział Frank Ramsey. Z Nathanem Kleinem jechali do Lotti Schmidt. Wiemy, że osoba, która tam mieszkała, miała środową gazetę. Pewnie wygrzebała ją z kosza. Były do niej przyklejone okruchy jedzenia. Podejrzewam, że on lub ona, choć stawiam na mężczyznę, nocami przychodził do fabryki. Nie było tam nocnego stróża ani kamer monitoringu. Przypuszczalnie ten ktoś wynosił się wcześniej rano. Zanim przyszli pracownicy trwało to długo. Najstarsze gazety są sprzed dwóch lat. Jeśli nie spowodował pożaru, to mógł coś słyszeć albo widzieć. Klein myślał na głos. Trzeba będzie sprawdzić, czy DNA albo odciski palców tej osoby znajdują się w naszej bazie. Wierzysz, że są faceci, których nie ucieszy wiadomość, że pożar mógł wywołać włóczęga? To nasi przyjaciele śledczy z firmy ubezpieczeniowej zauważył Frank. Będą musieli piekielnie się namęczyć, żeby odrzucić roszczenia konellich, jeśli się okaże, że ten włóczęga ma kryminalną przeszłość, zwłaszcza gdyby miał na koncie wcześniejsze podpalenia. Zadzwonił z biura do Lotti Schmidt i zapytał, czy mogą do niej wpaść na kilka minut. Usłyszał w głosie kobiety rezygnację, kiedy odparła. Spodziewałam się, że będziecie chcieli znowu się ze mną zobaczyć. Trzydzieści pięć minut później dzwonili do drzwi jej skromnego domu w Little Neck. Już na pierwszy rzut oka dostrzegli, że krzewy i japoński klon na frontowym podwórku zostały niedawno starannie przystrzyżone, a podjazd wysypany świeżym żwirem. — Wygląda na to, że Gas Schmidt bardzo dbał o dom i otoczenie — skomentował natan. Założę się, że okiennice są świeżo pomalowane, widać też, gdzie wymienił dachówki. Lottie Schmidt otworzyła drzwi w samą porę by usłyszeć jego słowa mój mąż był człowiekiem skrupulatnym pod każdym względem powiedziała proszę wejść cofnęła się by zrobić przejście po czym poprowadziła ich do salonu. Ramzej pomyślał, że pokój urządzony był tak jak przed półwiekiem urządzili swój salon jego rodzice sofa klubowy fotel fotel z podłokietnikami etażerki pasujące do stolika oprawione w ramki zdjęcia rodzinne stały na kominku i wisiały na ścianie na podłodze leżała imitacja orientalnego dywanu w wielu miejscach przetartego Lotti miała na sobie czarną wełnianą spódnicę biały sweterek pod szyję i czarny kardigan rzedniejące włosy zwinęła w schludny kok w jej oczach malowało się znużenie a dłonie drżały co nie uszło uwagi obu inspektorów Pani Schmidt, przepraszamy, że znowu panią nachodzimy. Proszę nam wierzyć, nie chcemy pani niepokoić bardziej niż to konieczne. Musi pani jednak zrozumieć, że śledztwo w sprawie przyczyn wybuchu w żadnym razie nie jest zakończone, powiedział Frank Ramsey. Lotti spojrzała na nich czujnie. W gazetach czytam coś zupełnie innego. Jakiś dziennikarz z Pols rozmawiał z przyjaciółmi Gassa od jednego z którym gaz grał w kręgla który nadal pracuje u Connellich ten dziennikarz podobno usłyszał, że parę tygodni temu gaz mu powiedział żeby w jego imieniu spalił fabrykę cofnijmy się nieco w przeszłość czy zwolnienie pani męża było kompletnym zaskoczeniem tak i nie przez wiele lat mieli wspaniałego dyrektora nazywał się russling zarządzał fabryką od tamtego wypadku na jachcie Douglas Honnell powierzył mu firmę, a sam pojawiał się w niej dwa, no, trzy razy w tygodniu, jeśli akurat nie był na wakacjach. Czy pod rządami Rasalinka interesy szły dobrze? Gaz mówił, że problemy zaczęły się już przed jego odejściem. Sprzedaż spadała. Ludziom przestał się podobać ten rodzaj mebli. Zależy im teraz na wygodzie i łatwym sprzątaniu, a nie na sofach w stylu barokowym czy florenckich kredensach. Lotti umilkła. W jej oczach pojawiły się łzy. Gaz był ich najlepszym pracownikiem. Wszyscy o tym wiedzieli. Rynek się kurczył, ale nikt nie potrafił zrobić takiej repliki jak on. W każdy mebel wkładał serce, a potem ten żałosny Jack Worf zastąpił rasę i po paru miesiącach pozbył się gasa. Jak dobrze zna pani Jacka Worfa? Osobiście nie znam zbyt dobrze. Spotkałam go tylko na corocznym przyjęciu na Boże Narodzenie. — Gaz mówił mi, że Jack podrywa młode pracownice, dlatego że ona się z nim rozwiodła. I ma nieprzyjemny charakter. Kiedy był w złym nastroju, wszystkich się czepiał. W tych okolicznościach Gaz powinien być zadowolony, że nie miał więcej z nim do czynienia, zauważył Nathan Klein. Gaz kochał swoją pracę. Wiedział, jak schodzić Jackowi z drogi. Frank Ramsey i Nathan Klein siedzieli na kanapie, Lottie w fotelu. Frank pochylił się, zaplatając dłonie i spojrzał jej w oczy. Córka nadal jest u pani? Nie. Gretchen wczoraj wróciła do Minesoty. Jest masażystką i ma sporo klientów. Mówiła mi, że jest rozwiedziona. Od wielu lat Gretchen ma naturę samotniczki. Praca sprawia jej radość, ma wielu przyjaciół i aktywnie działa w kościele prezbiteriańskim. Widziałem zdjęcia jej pięknego domu. Stwierdził Klein. Na moje oko jest wart co najmniej milion dolarów. Powiedziała nam, że ojciec kupił jej ten dom pięć lat temu, parę miesięcy po tym, jak został zwolniony, skąd miał na to pieniądze? Lotti była przygotowana na to pytanie. Jeśli sprawdzicie naszą książeczkę czekową, przekonacie się, że to gaz rządził finansami. Płacił rachunki, a mnie dawał gotówkę na zakupy i wyjątkowe wydatki był bardzo oszczędny. Niektórzy powiedzieliby nawet, że skąpy. Pięć lat temu mniej więcej w czasie, kiedy byłam w szpitalu, kupił los na loterię i wygrał trzy miliony dolarów. Zapomniałam, w którym stanie była ta loteria. Co tydzień kupował losy za dwadzieścia dolarów. Wygrał na loterii? Zapłacił podatek od wygranej? Och, z całą pewnością, potwierdziła stanowczo Lotti. Gaz zawsze się martwił, jak Gretchen sobie poradzi, gdyby nam coś się przytrafiło. Przydałby jej się wtedy każdy grosz, który moglibyśmy jej zostawić. Kiedy wygrał na loterii, uznał, że to najlepszy sposób na zabezpieczenie córki. Kupił ten dom, który Gretchen uwielbia. Resztę pieniędzy przeznaczył na coroczną rentę, dzięki czemu zawsze będzie miała środki na jego utrzymanie. Spojrzała inspektorom w oczy. Chyba rozumieją panowie, że jestem bardzo zmęczona. Wstała. Czy mogę prosić, by panowie już poszli? Inspektorzy bez słowa poszli za nią do drzwi. Kiedy je za nimi zamknęła, wymienili spojrzenia. Nie musieli nic mówić. Obaj wiedzieli, że lotti Schmidt kłamie. To bez znaczenia, gdzie rzekomo wygrał, bo stan automatycznie pobiera podatek. odezwał się po chwili Frank. Sprawdzimy to bez problemu, choć przewiduję, że Gaschmidt nigdy nie trafił wielkiej wygranej na loterii. Rozdział 40 W laboratorium kryminalistycznym technicy szczegółowo badali wnętrze i karoserię zepsutej ciężarówki, w poszukiwaniu dowodów mogących doprowadzić policję do włóczęgi, który spędził w niej tyle nocy. Sprawdzali, czy na pustych butelkach po i stosach gazet pozostały odciski palców, a na postrzępionych skrawkach ubrań plamy krwi i innych płynów ustrojowych, a także metki. Wyściółkę podłogi i ścian obejrzeli dokładnie pod specjalną lampą, tak by nie przegapić żadnego możliwego śladu Pasma ludzkich włosów umieszczono w plastikowych woreczkach Niezwykłe zainteresowanie wzbudziła rodzinna fotografia w powyginanej srebrnej ramce, leżąca w kącie pod brudną bluzą Zrobiono ją kilkadziesiąt lat temu, stwierdził Len Armstrong, główny chemik Popatrz! Jak ci ludzie są ubrani. E, moja matka nosiła taką fryzurę, kiedy byłem mały. Długie włosy i bokobrody ojca przypominają mi zdjęcia mojego wujka z lat siedemdziesiątych, a ta ramka jest bardzo zniszczona. Pytanie brzmi, czy to zdjęcie ma coś wspólnego z facetem, który tu mieszkał, czy też znalazł je w śmieciach, odparł Lopez, asystent Armstronga inspektorzy pewnie umieszczą je w internecie żeby sprawdzić czy ktoś rozpoznaje tych ludzi zbliżyli się do końca stosów gazet mamy tyle odcisków że chłopcy z FBI przez miesiąc będą mieli co robić nagle głos Lopeza uległ zmianie moment popatrz na to ze środka gazety wyjął koło notatnik i go otworzył pierwsza strona zawierała jedno zdanie Własność Jamie Gordon. Jeśli ktoś znajdzie ten notes, proszę, by zadzwonił do mnie na numer 555 425 3795. Dwaj chemicy spojrzeli po sobie. Jamie Gordon, wykrzyknął Lopez. Czy to nie ta studentka koleżu, którą mniej więcej dwa lata temu wyłowiono z rzeki East? Tak, to ona, potwierdził Lopez ponuro. Niewykluczone, że znaleźliśmy miejsce, w którym została zamordowana. Rozdział 41. Po spotkaniu z Nickiem Greco, Mark Sloan wrócił do pracy. Choć minęła szósta po południu, wciąż siedział przy biurku, odwlekając chwilę, gdy weźmie telefon i zadzwoni do matki z prośbą, by zgodziła się na pobranie DNA, co pomoże w poszukiwaniach Tracy. Rozmowa z detektywem przywołała tak wiele wspomnień. Miał wtedy zaledwie dziesięć lat, ale pamiętał rozpaczliwy szloch matki, kiedy się dowiedziała, że jej córka zaginęła. Zostawiła go pod opieką sąsiadów, a sama pojechała do Nowego Jorku. Zatrzymała się w mieszkaniu Tracy. Po tygodniu intensywnego śledztwa policjanci, nie kryjąc współczucia, poradzili jej, by wróciła do domu. Po przyjeździe, pełna żalu, powiedziała Markowi, że zdaniem policji Tracy przytrafiło się coś złego. Będę się modliła i miała nadzieję. Wciąż uważam, że Tracy mogła stracić pamięć. Ciężko pracowała i chodziła na lekcje aktorstwa, niewykluczone, że się załamała. Przez pół roku płaciła czynsz za mieszkanie Tracy. Gdy nie było jej dłużej na to stać, znowu pojechała do Nowego Jorku. Tym razem spakowała rzeczy córki i przywiozła je do domu. Przez następny rok przechowywała meble w magazynie. Później jednak powiedziała właścicielowi, żeby oddał wszystko Armii Zbawienia. O tym wszystkim rozmyślał Mark, zanim w końcu zadzwonił do matki. Ku swemu zaskoczeniu i uldze usłyszał, że detektyw Greco już się z nią skontaktował. Był bardzo miły. Powiedział, że do mnie zadzwonisz, ale chciał mnie zapewnić, że to bardzo ważny krok w poszukiwaniach Tracy. Odparłam, że pamiętam, jaki był dla mnie wtedy dobry i zawsze byłam mu wdzięczna. Po tych słowach zmieniła temat, pytając go o nową pracę i mieszkanie. Skończywszy tę rozmowę, która jakimś sposobem poprawiła mu nastrój, Mark wyszedł z biura. Wcześniej zamierzał wykupić karnet w pobliskiej siłowni, ale teraz postanowił wracać prosto do domu. Czekając w holu na windę, zobaczył wysoką, atrakcyjną, rudowłosą dziewczynę, która była z Haną Connelly, kiedy przyszli inspektorzy pożarnictwa. Uśmiechnęła się do niego przelotnie i odwróciła głowę. — Nie trzeba być geniuszem, by odgadnąć, że jest przygnębiona — pomyślał. — Nazywam się Mark Sloan — powiedział. — Niedawno jechaliśmy razem windą. Potem przeczytałem w gazecie o wybuchu w fabryce konelnych. Jak czuje się siostra, która odniosła obrażenia? Wywiązała się gorączka. Odparła Jessie cicho. — Hanna chce spędzić w szpitalu całą noc i prosiła, żebym przywiozła jej parę osobistych rzeczy. Drzwi windy się otworzyły. Kiedy wsiedli, Mark wyjął z kieszeni wizytówkę i podał Jessie. — Posłuchaj, jestem nowym sąsiadem Hany. Mam nadzieję, że ty albo ona zadzwonicie do mnie, jeśli będę mógł wam pomóc. Jessie spojrzała na wizytówkę. — Nazywam się Jessie Carlson. Też jestem prawniczką. Czytałeś gazety, więc pewnie wiesz, że Kate, siostra Hany, może zostać oskarżona o spowodowanie wybuchu. Reprezentuję ją. Niepokój na jej twarzy ustąpił żarliwemu zdecydowaniu. Jest niewinna i nie może się bronić. Winda się zatrzymała i Mark niechętnie wysiadł. Jako prawnik pragnął się dowiedzieć, na ile mocne są dowody przeciwko tamtej poważnie rannej młodej kobiecie. Myśl o cierpieniu, które przeżywa jej siostra, wzmocniła tylko jego osobisty żal po Tracy. W żaden sposób nie mógł wiedzieć, że wyjaśnienie zagadki zniknięcia Tracy zostanie odnalezione w gruzach fabryki Kotelnich. Rozdział czterdziesty drugi. W trakcie weekendu Jack Worf codziennie dzwonił do Daglasa Konellego, pytając o stan Kate i za każdym razem otrzymywał tę samą odpowiedź bez zmian. W poniedziałek wieczorem telefon odebrała nowa dziewczyna Daga, Sandra. Kate ma gorączkę, wyjaśniła. Dag jest u niej z Haną. Zjemy późną kolację, biedak jest w rozpaczy, a tak między nami. Hanna traktuje go okropnie. Sama widziałam. Można by pomyśleć, że tylko ona cierpi z powodu siostry. Mówiłam mu, żeby jej wytłumaczył, że powinni wzajemnie się wspierać. Absolutnie się zgadzam, odparł Jack Worf, choć ironicznie wzniósł oczy do nieba. Douglas Konelli kocha swoje córki na zabój. Powiedział mi, że nigdy ponownie się nie ożenił z obawy, że Macocha mogłaby ich nie lubić. Sam powiedz, czy to nie było wielkie poświęcenie ze strony tak przystojnego, wielkodusznego człowieka jak Dak? W głosie Sandry brzmiało oburzenie. Gdyby się ożenił, nie mógłby przez te wszystkie lata zmieniać panienek jak rękawiczki, pomyślał Worf. Tak jak ja. Musiałby się rozwieść i podzielić majątkiem z żoną. Dak nigdy by tego nie zrobił. Rzeczywiście bardzo się poświęcił dla córek odparł głosem ociekającym szczerością. Rozłączywszy się Jack Worf poczuł niepokój. Świetnie, że Doug wykombinował scenariusz, według którego to Schmidt zwabił kate do muzeum, ponieważ chciałby zginęła w wybuchu, ale czy owa historia trzyma się kupy? I czy kate ją potwierdzi, jeśli wybudzi się ze śpiączki w pełni władz umysłowych? Jeśli tak, to super, a jeśli nie? Dag straci miliony z odszkodowania za antyki, nie wspominając już o reszcie. Zostanie mu kawał ziemi, który wart jest mnóstwo pieniędzy, ale to nic w porównaniu z całkowitą wartością mebli, budynków, maszyn i co tam jeszcze można podetknąć pod nos rzeczoznawcy ubezpieczeniowemu. Ale żona Gasa Schmita właściwie oświadczyła, że jej zdaniem Gaz i Kate zaplanowali ów wybuch. Ironia losu polega na tym, że jeśli Kate wyzdrowieje i jakoś zdoła się z tej historii wyplątać, cała wina spadnie na gasa. Opowieści Lotti o tym, jak bardzo jej mąż był zły na Konellich, w ostatecznym rozrachunku pomogą Dagowi odebrać odszkodowanie. Jack Worf rozejrzał się po swym domu w stylu kolonialnym, który przed piętnastu laty ze smakiem urządziła jego ówczesna żona Linda, nim postanowiła od niego odejść. Nie uprzedziła go, tylko po prostu uciekła, zabierając ze sobą ich trzyletniego synka Johnnego. Na stole zostawiła kartkę. Drogi Jacku, starałam się, by nasze małżeństwo było udane, ale to niemożliwe, ponieważ ciągle wdajesz się w te ohydne romanse z dziewczynami z fabryki. Wnoszę o rozwód. Rodzice mnie popierają. Zamieszkam u nich, dopóki nie znajdę czegoś dla siebie. Moja mama z radością zajmie się Johnem, jeśli będę w pracy. Do widzenia. Linda. Linda była pielęgniarką na oddziale neonatologicznym w szpitalu Columbia Presbyterian. Nadal tam pracowała, ale teraz była żoną ginekologa Teodora Stedmana. Kiedy Johnny, czyli John William Worf Jr., miał dwanaście lat, poprosił, by zmieniono mu nazwisko na John William Stedman, bo nie chciał się odróżniać od dwóch młodszych braci. A poza tym, tato, wyjaśnił Jackowi, i tak bardzo rzadko cię widuje. Cóż. Wiesz jak to jest, Johnny? Jestem zajętym facetem. Teraz Johnny miał osiemnaście lat i grał w szkolnej drużynie futbolowej na pozycji quarterbacka. Jack wiedział, że syn ma dzisiaj wieczorem ważny mecz i przez chwilę się zastanawiał, czy na niego nie pójść. Zaraz jednak wzruszył ramionami. Robiło się zimno, a on nie miał ochoty siedzieć na lodowatej ławce i kibicować drużynie gospodarzy. Zwłaszcza, że Johna guzik obchodziła jego obecność. Rozważał, czy nie pojechać do Connecticut, gdzie miał mieszkanie niedaleko kasyna Mohegan Sun, i nie spróbować szczęścia w blackjacku. Jednak czuł, że dzisiaj los mu nie sprzyja, postanowił więc pójść do pubu, zjeść porządny stek, wypić parę kolejek i obejrzeć mecz na ogromnym telewizorze. Kto wie, może uda mu się poderwać którąś z kobiet przesiadujących w tym barze. Uśmiechnął się i pomyślał, że to może być satysfakcjonujące zakończenie bardzo nieprzyjemnego dnia. Kiedy wyciągnął kurtkę z szafy w holu, zadzwonił telefon. W słuchawce rozległ się głos inspektora Franka Ramzeja. Bardzo się cieszę, że pana złapałem, panie Worf. Będziemy u pana za dwadzieścia minut, to bardzo ważne. Oczywiście, czekam, odparł Worf. Rozłączył się i wolno opadł na krzesło. Patrząc przed siebie, Usiłował odgadnąć, jaka to pilna sprawa. Każe inspektorom natychmiast z nim rozmawiać. Zachowaj spokój, powtarzał sobie. Nie ma się czym przejmować. Absolutnie nie masz powodów do zmartwienia. Rozdział trzeci Inspektorzy Frank Ramsey i Nathan Klein, usłyszawszy, że w ciężarówce znaleziono koło notatnik Jamie Gordon, zamordowanej studentki koledżu, natychmiast pospieszyli do laboratorium. Przed ich przyjazdem sprawdzono, czy na notesie pozostały odciski palców, włosy lub krew. Odciski należały do Jamie. Po jej zniknięciu policja zdjęła je z przedmiotów osobistych dziewczyny w domu rodzinnym i wynajmowanym mieszkaniu. Frank i Nathan, obaj ojcowie, z powagą oglądali notatnik. Znajdowały się w nim cztery relacje z rozmów z bezdomnymi, a także lista tych, których usiłowała przepytać. Nie zawsze znała ich imiona i nazwiska, zamieszczała więc tylko rysopis z uwagą, że odmówili współpracy. W innych przypadkach notatki były bardziej szczegółowe. Kobieta po siedemdziesiątce, długie, siwe włosy, brak większości zębów, nie ulega wątpliwości, że cierpi na omamy. Powiedziała, że w średniowieczu była nomadką i jej przeznaczeniem jest przeżycie od nowa tego wcielenia. Uważam, że jest dobrze wykształcona. Noce spędza w schroniskach, dnie na ulicach. E, chyba że pogoda jest naprawdę zła nazywa się Naomi z tego czegoś o niej dowiedziałam wcześniej mieszkała na dziko w opuszczonych blokach mieszkalnych na Lower East Side które teraz w większości zostały zburzone jej problemem były twarde narkotyki teraz żebrze o marihuanę u innych bezdomnych wszyscy ją lubią i najczęściej chętnie się z nią dzielą wtedy ich błogosławi zapewniając że w następnym wcieleniu urodzą się jako królowie królowe albo szejkowie Pozostałe trzy relacje były równie szczegółowe. Notatnik jest w bardzo dobrym stanie, zauważył Frank Ramsey. Może wzięła go ze sobą do ciężarówki? Jest na nim plama zaschniętego błota, odparł Klein. Mogło być inaczej zagroził jej ktoś, z kim rozmawiała. Zgubiła notatnik podczas ucieczki, a ten bezdomny facet z ciężarówki go znalazł. Inspektorzy skontaktowali się z detektywem Johnem Cruzem, prowadzącym śledztwo w sprawie morderstwa Jamie Gordon i powiadomili go o swoim odkryciu. Cruz zdecydował, że nie poinformują o notatniku ani rodziny Jamie, ani mediów. W pewnym momencie trzeba będzie to zrobić powiedział. Wszyscy zgodzili się jednak, że obu śledztwom mógłby zaszkodzić szum w mediach. Dobrze wiedzieli, że wszelkie nowe tropy dotyczące Jamie Gordon przez wiele tygodni zajmowałyby miejsca na pierwszych stronach tabloidów. Zamieszczone w notatniku rysopisy osób, z którymi rozmawiała Jamie, zostaną wysłane do każdego posterunku w Nowym Jorku, dodał Cruz. Policjanci znają bezdomnych ze swoich rejonów. Mimo, że był to późny wieczór, Ramsey i Klein, prosto z laboratorium kryminalistycznego, pojechali przesłuchać Jacka Worfa w jego domu w Forest Hills w Queens. Pierwsze pytanie Ramzeja brzmiało. — Pani Worf, ponieważ wiem, że w zepsutej ciężarówce znalazł schronienie włóczęga, jak to możliwe, że nikt go nie zauważył? Odpowiedź Worfa była jednocześnie gburowata i obronna. Zanim na to odpowiem, chciałbym zapoznać panów z całą sytuacją. Zacząłem pracować w fabryce ponad trzydzieści lat temu miałem wtedy dwadzieścia pięć lat. Awansowałem i w końcu zostałem zastępcą Rasa Linka. Był dyrektorem od śmierci ojca pana Daga Connellego, który umarł dwa lata przed wypadkiem na jachcie. Po wypadku, Dak Connelly nie interesował się firmą. Przychodził tylko parę razy w tygodniu. Kiedy pojawiał się poważny klient, oprowadzał go po muzeum, potem zabierał na kolację i do teatru albo udawał się do centrali firmy kontrahenta w Rzymie, Londynie czy tam. Bóg wie gdzie. Tuż po odejściu Rasa na emeryturę i moim awansie na dyrektora, sprzedaż poleciała w dół. Wówczas Dak Connelly bardziej się zaangażował w działalność fabryki wzruszył ramionami. To wtedy jeden z naszych nowych kierowców miał wypadek dostarczył meble do Pensylwanii i w drodze powrotnej zrobił sobie postój w barze potem kilka kilometrów stąd w Jersey zasnął przy kierownicy i wpadł na drzewo na czyimś trawniku ciężarówka uległa sporym uszkodzeniom ale jakimś cudem udało mu się wrócić na parking na szczęście dla nas nikt nie widział wypadku dla niego też dobrze się skończyło bo nie został oskarżony o prowadzenie pod wpływem alkoholu Pan Connelly nie chciał, żeby w dokumentach firmy znalazła się informacja o wypadku spowodowanym przez pijanego pracownika. Wyrzucił tego kierowcę, a mnie kazał unieważnić polisę ubezpieczeniową ciężarówki i po prostu została na parkingu. Pan Connelly najwyraźniej doskonale zna się na ubezpieczeniach, zauważył Klein. A nie przyszło mu do głowy, że właściciel domu, na którego trawniku rosło to drzewo, powinien zostać powiadomiony? To było pytanie retoryczne. Czy pracownicy komentowali stan pojazdu? Myślę, że wszyscy dobrze wiedzieli, że trzeba trzymać język za zębami. Jak się nazywa kierowca, który spowodował wypadek? Gary Hughes. Z tego co wiem zatrudnił się w firmie wynajmu limuzyn. Życzę szczęścia pasażerom, których wozi. Jack Worf wstał, wyjął z biurka adresownik, po czym zapisał dane kierowcy. Pod warunkiem, że nadal tam mieszka i pracuje w tej firmie. Zastrzegł się, podając Kleinowi kartkę. Znajdziemy go odparł spokojnie Ramzej. Wyraźnie zdenerwowany Jack Worf oblizał wargi, po czym powiedział: Jak wam mówiłem, pan Connelly zdaje sobie sprawę, że przedsiębiorstwo upada. Czeka na lepszą ofertę od tej, którą już dostał i ma rację. Nieruchomość jest warta więcej niż mu zaproponowano. Wynajmuje jachty, ale przez ostatnie pięć lat nie zmarnował ani centa, żeby naprawić cokolwiek w fabryce. Worf podniósł się z krzesła. To był długi dzień. — Nic więcej nie potrafię dodać, więc zakończmy tę rozmowę. — Dobrze — odparł Klein. — Na tym przerwiemy, ale jeszcze pana odwiedzimy. Hm. — W to nie wątpię — oznajmił sucho Jack Worth. Rozdział czterdziesty czwarty Kate miała trzydzieści osiem i sześć. Przerażona Hanna siedziała przy jej łóżku. Potrafiła tylko szeptać. — Błagam, proszę błagam zdawała sobie sprawę, że powinna zadzwonić do ojca, ale nie mogła się zmusić, by wziąć telefon do ręki. Nie mam ochoty patrzeć, jak płaczę. Pomyślała. A zresztą niewykluczone, że zadzwonił do niego doktor Patel. Przynajmniej będę miała wymówkę, dlaczego sama tego nie zrobiłam. Pomyślała. Kate, siostrzyczko, błagam, nie umieraj. Błagam, nie umieraj. O wpół do ósmej wieczorem przyszła Jessie z rzeczami. Hanna spotkała się z nią w poczekalni. Poza szczoteczką do zębów i pastą przyniosłam dżinsy, bluzę i sportowe buty, powiedziała przyjaciółka. Uznałam, że będzie ci o wiele wygodniej siedzieć w tym całą noc niż w kostiumie i szpilkach. Dziękuję, szepnęła Hanna. Co u niej? Jessie musiała zadać to pytanie, choć widziała odpowiedź w oczach przyjaciółki. Jeśli. W najbliższych godzinach uda się zbić gorączkę powinno być ok, ale jeśli temperatura będzie rosła, przypuszczalnie będzie to oznaczało, że pojawił się wtórny stan zapalny i. Hanna urwała, zaraz jednak przygryzła wargę i dodała. Jess, przebiorę się i wrócę do Kate. Nie chcę, żebyś czekała, bo może się okazać, że spędzę tu całą noc. Mówię tak, bo się o ciebie martwię i przyrzekam, że jeśli gorączka spadnie, natychmiast wracam do domu. Zmusiła się do uśmiechu. Zresztą wtedy doktor Patel i tak mnie wyrzuci. Jessie uświadomiła sobie, że Hanna chce być sama, skate. Pamiętaj tylko, że wystarczy do mnie zadzwonić. Wiem. A co z Dagiem? Przyjedzie? Doktor Patel powiedział mi, że z nim rozmawiał. Ojciec już tu jedzie. Nagle Hanna wybuchnęła. Wolałabym, żeby tego nie robił. Przysięgłabym, że jedyne, czym naprawdę się przejmuje, to zwalenie winna za pożar na gasa i dopilnowanie, żeby Kate złożyła zeznanie potwierdzające taką wersję zdarzeń. Tata myśli wyłącznie o odszkodowaniu, a jeśli je dostanie, możemy zapomnieć o wynajmowaniu jachtu. Natychmiast go sobie kupi. W progu poczekalni stanął doktor Patel. Kate zaczyna reagować na leki, oznajmił. Gorączka spadła o cały stopień Niczego nie obiecuję, ale to bez wątpienia dobry znak Uśmiechnął się z otuchą i dodał Będę w pobliżu, Hanno Proszę napić się kawy i coś zjeść Skinął im głową i wyszedł na korytarz Usłyszałaś dobre wiadomości i cudowną radę Powiedziała energicznie Jessie Idź się teraz przebrać, a ja kupię kawę i kanapki w barku Zjemy poczekalnie, a potem zejdę ci z oczu Zanim Hana zdążyła zaprotestować, dodała już prawie ósma pora kolacji dla elity. Dzięki super zgodziła się hana. Temperatura kate spadła, ale jeszcze nie mogę uważać, że najgorsze już za nią pomyślała. Przecież każda gorączka, nawet jeśli spadła, jest niebezpieczna. Jessie ruszyła do windy, a hana pobiegła do damskiej toalety w przeciwnym kierunku. Toaleta była pusta. Hanna szybko zrzuciła szpilki, żakiet, bluzę i spodnie. — Ryzykuję, że ktoś wejdzie i zobaczy, jak robię striptiz, ale przebieranie się w tych wąskich kabinach trwałoby dwa razy dłużej. Uznała. Wróciła do poczekalni w samą porę, by zobaczyć, jak ojciec znika na oddziale intensywnej opieki medycznej. Zostawię go samego skate pomyślała. Jak go znam, spędzi u niej najwyżej kwadrans. Po pięciu minutach przyszła Jessie. Odwijając kanapkę, Hanna wskazała głową salę. Tata tam jest. Nie widział mnie. Dokonamy się, jak długo wytrzyma. Po piętnastu minutach skończyły jeść. Kiedy wrzucały puste opakowania do kosza na śmieci, do poczekalni wszedł Doug. Pierwszą myślą Jessie na jego widok była ta, która pojawiała się zawsze, kiedy dziewczyna stawała twarzą w twarz z Daglasem Connelly. Jaki to oszałamiająco przystojny mężczyzna. Rzeźbione rysy, czarne włosy na skroniach przypruszone siwizną, ciemno oczy szeroko rozstawione i ocienione długimi rzęsami uśmiech odsłaniał idealne zęby bez widocznych śladów koronek miał na sobie świetnie dobraną koszulę w pasy krawat i rozpinany sweter hana mówiła że jak słyszała ostatnio ulubionym projektantem ojca jest armani ze swoim wyglądem dak wciąż sprawiał wrażenie sportowca i nie bez kozery Jessie wraz z jego córkami wiele razy oglądała jak przyjmował trofeum mistrza klubu wiejskiego w golfie czy tenisie a w młodości grywał też w polo Hano, przed chwilą rozmawiałem z doktorem Patelem, oznajmił. Jest bardzo dobrej myśli teraz, kiedy gorączka Kate spada. Tak wiem, odparła Hana. Zostałbym dłużej, ale dzisiaj wieczorem chcą ze mną rozmawiać inspektorzy pożarnictwa. Nie potrafię sobie wyobrazić skąd taki pośpiech, dlaczego to nie może poczekać do rana. Miałaś od nich wiadomości? Nie. Ostatni raz widziałem ich w czwartek wieczorem. Przypuszczam, że są teraz u Warfa. Wygląda na zaniepokojonego, pomyślała Jessie, i coś mi się wydaje, że powodem nie jest wyłącznie stan Kate. Tak ostrożnie smoknął Hanę w policzek. Jestem pewien, że to odpowiedź na nasze modlitwę. Wygląda na to, że lekarze opanowali gorączkę. Tak, ale zbyt długo zostawiłam Kate samą, powiedziała. Do widzenia, tato. Jess, tysięczne dzięki. Odwróciła się i ruszyła do sali. Jessie była zadowolona, że ma możliwość porozmawiania przez kilka minut z ojcem Kate. Kiedy wysiedli z windy i wyszli na parking, gdzie czekał jego samochód, Dak powiedział. Zaproponowałbym ci podwiezienia, ale spodziewam się inspektorów, a ruch jest spory. Hmm, wszystko w porządku, odparła Jessie. Widzę taksówkę, podniosła rękę, by ją zatrzymać i pospiesznie dodała. Tak? Nie zapominaj, że reprezentuję Kate. Jeśli oskarżą ją o udział w spowodowaniu wybuchu, wszystkie informacje, które mogłyby jej pomóc, będą niezwykle ważne. Chciałabym wiedzieć, w jakim kierunku zmierza śledztwo inspektorów. Zadzwonię do ciebie rano, jeśli będę miał coś do przekazania, obiecał Connelly, wsiadając do samochodu. Z chwilą, gdy zamknął drzwi, zadzwonił do Jacka Worfa. Już z nimi rozmawiałeś? Tak. Pamiętasz tę zniszczoną ciężarówkę na tylnym parkingu? Co z nią? Jakiś włóczęga uwił tam sobie gniazdko i mieszkał przez ostatnie dwa lata. Dwa lata powtórzył szeptem zdenerwowany dag. Owszem zastanawiają się czy to nie on zapruszył ogień. To dobrze. Przynajmniej mają kolejną ewentualność, która może zdjąć wszelkie podejrzenia z kate. Rozumiem i zgadzam się, że to dobrze. Ich zdaniem jak często tam bywał? Na podstawie gazet, które znaleźli są przekonani, że dość regularnie i niemal na pewno spał tam w noc wybuchu więc jeśli nie podłożył ognia, to może coś widział. Douglas Connelly nie chciał się zastanawiać nad taką ewentualnością. Rozłączył się szybko. Rozdział 45. Pożegnawszy się z Jackiem Warfem, Frank Ramsey i Nathan Klein przejechali przez most przy pięćdziesiątej dziewiątej na Manhattan. Portier w eleganckim apartamentowcu powiedział im, że pan Connelly przed chwilą wrócił do domu. Pojechali na górę, gdzie wszystko odbyło się tak samo jak poprzednim razem. Drzwi otworzyła Sandra i zaprowadziła ich do biblioteki, w której z drinkiem w dłoni siedział Connelly. "Chciałam tylko powiedzieć, że Kate ma gorączkę, co jak widzicie bardzo go przygnębiło", oświadczyła. "Mam nadzieję, że postaracie się skrócić wizytę, ponieważ Dag musi odpocząć i coś zjeść. Biedak jest na skraju wyczerpania." "Bardzo nam przykro, jeśli stan pani Connelly się pogorszył", powiedział szczerze Frank Ramsey. Zrozumiemy, jeśli pan Koneli wolałby wrócić wieczorem do szpitala. Możemy umówić się z nimi jutro. Nie. Jego druga córka odgrywa męczennicę. Chce być sama z siostrą. Dość tego, Sandro. Nie odstawiając szklanki, Koneli wstał. O co chodzi z tym włóczęgą, który być może mieszkał w ciężarówce? On tam mieszkał, panie Koneli, sprostował Frank Ramsey. I jak rozumiem, trwało to kilka lat. Owszem. Najstarsze gazety pochodzą sprzed dwóch lat. Nagle Connery upił wielki łyk wódki. Choć brzmi to niewiarygodnie, rozumiem, jak do tego doszło. <laughs> Widzieli panowie wiatę dla ciężarówek. Jest otwarta tylko z przodu. Te zepsutą zaparkowano z samego tyłu. W ostatnich paru latach wykorzystywaliśmy tylko dwie, więc dwie pozostałe stworzyły naturalną zasłonę dla wraka. Przy dalekich dostawach kierowca wyjeżdżał późnym wieczorem albo wcześnie rano, ale nie miał żadnego powodu, by zaglądać do tamtej ciężarówki. Jeśli ktoś, kto w niej mieszkał, wychodził przed przyjściem pracowników, nikt nie mógł go zauważyć. Tak samo gdyby siedział cały dzień w ciężarówce, ponieważ jednak potrzebował jedzenia i przynajmniej od czasu do czasu musiał skorzystać z sanitariatów pewnie, wychodził wcześnie, kiedy w fabryce nikogo nie było, a wracał późną nocą. Myślę, że ma pan rację, zgodził się na ten Klein. Nasi ludzie wypytują wszystkich w okolice. Włóczęgę z wózkiem widywano wczesnym rankiem, ale z drugiej strony powszechnie wiadomo, że w magazynach sąsiadujących z pańską fabryką chroni się na noc wielu bezdomnych. — Jest jeszcze jedna możliwość, panie Connelly — powiedział Frank Ramsey. — Uważam, że ten włóczęga był tu w noc wybuchu i mógł widzieć, co się stało — zmrużył powieki, obserwując reakcję właściciela firmy. Wiemy, że moja córka i Gas Schmidt byli na terenie fabryki, ale jeśli nawet przez przypadek Włóczęga zobaczył ich razem, w żaden sposób nie mógł wiedzieć, że Gas Schmidt zwabił tu Kate. I to będzie oficjalna wersja wydarzeń, skomentował ironicznie Ramzej, kiedy z Kleinem jechali do Forst Toten, by uzupełnić raporty. Skończywszy, wsiedli do samochodów i śmiertelnie znużeni, wrócili do domów. Rozdział czterdziesty W poniedziałek o w pół do jedenastej wieczorem gorączka Kate niepokojąco skoczyła do czterdziestu stopni. Doktor Patel spędził noc w szpitalu pielęgniarka powiedziała Hanie, że lekarz łapie trochę snu w dyżurce, ale w każdej chwili można go wyzwać. Hanna, której zabrakło już łez i nie była w stanie zebrać myśli, w odrętwieniu siedziała przy łóżku siostry. Czasami Kate poruszała się niespokojnie, włączając alarm, a wtedy pielęgniarka przybiegała sprawdzić, czy chora nie wyrywała przypadkiem rurek, przez które do jej żył sączyły się leki. Do siódmej rano gorączka ustąpiła. Pielęgniarka, uśmiechając się szeroko, powiedziała Hanie, żeby wyszła do poczekalni, a ona przebierze Kate i zmieni mokrą od potu pościel. Kiedy Hana, osłabiona z ulgi, weszła do poczekalni, czekał tam na nią ksiądz. Wstał i przywitał ją ciepło. Był wysokim, szczupłym mężczyzną po sześćdziesiątce. Miał orzechowe oczy, które w uśmiechu otaczała sieć zmarszczek. Ujął jej dłoń mocnym, dodającym otuchy uściskiem. — Dzień dobry, Hanno. Jestem ksiądz Dan Martin. Przedstawił się. Przed chwilą był tu lekarz, więc wiem, że stan Kate się poprawił. Pewnie mnie nie pamiętasz, ale kiedy byłaś mała, twoja rodzina należała do parafii świętego Ignacego Loyoli. To prawda? Zgodziła się Hanna, myśląc z wyrzutami sumienia, że odkąd Kate kupiła mieszkanie w Westside, a ona przeprowadziła się do Willic, obie chodziły do kościoła tylko w wielkie święta. W tamtym okresie nie byłem u świętego Ignacego, ciągnął ksiądz, ale odprawiałem msze na pogrzebie twojej matki i stryja Właśnie zostałem wyświęcony. Od wypadku często myślałem o twojej rodzinie. Ty byłaś malutka, ale twoja siostra uczestniczyła w pogrzebie. Miała ledwo trzy latka. Trzymała za rękę waszego ojca. Oglądałem wiele smutnych pogrzebów. Ten jednak wyrył mi się w pamięć. Od wypadku modlę się za Kate. Dlatego przyszedłem zapytać, czy chciałabyś, żebym ją odwiedził. Po krótkiej przerwie dodał. Kate była prześliczną, małą dziewczynką z długimi, jasnymi włoskami i pięknymi, niebieskimi oczami. W nawie stały dwie trumny, a ona raz po raz ściągała kapę z pierwszej, jakby... Chciała się upewnić, czy tam leży wasza mama. Przed kościołem i na cmentarzu pojawiło się mnóstwo dziennikarzy, powiedziała Hanna. Widziałam relacje telewizyjne. To był straszny wypadek. Dwie pozostałe pary, które też zginęły, były dobrze znanymi postaciami ze świata finansów. Ksiądz Martin kiwnął głową. Później zadzwoniłem do twojego ojca i trochę się zaprzyjaźniliśmy. Był w strasznym stanie po stracie waszej matki oraz naturalnie brata i przyjaciół. Biedak ciągle płakał. Był zdruzgotany, powiedział mi, że gdyby nie córeczki, oddałby wszystko, żeby też zginąć w wypadku. No cóż, z pewnością się z tego otrząsnął, pomyślała Hana i zaraz zrobiło jej się wstyd. Wiem, jak kochał mamę. Kiedy miałam trzynaście lat, zapytałam go, dlaczego nigdy się nie ożenił. Odparł, że to samo pytanie zadano Robertowi Browningowi po śmierci Elizabeth Barrett Browning, a on odpowiedział, że ponowne małżeństwo byłoby obrazą dla jej pamięci. Parę miesięcy po wypadku pojechałem do Rzymu studiować na Uniwersytecie Gregoriańskim i straciłem kontakt z twoim ojcem. Chciałbym do niego zadzwonić. Mogłabyś podać mi jego numer? Oczywiście. Wyrecytowała z pamięci numer komórki i telefonu stacjonarnego daga. Już miała podać numer do fabryki, ale ugryzła się w język. Ksiądz Martin notował. Po krótkim wahaniu Hanna dodała. W końcu dwanaście lat uczyłam się w Akademii Przenajświętszego Serca, powinnam więc chyba pomyśleć o sakramencie namaszczenia chorych dla Kate. Jestem przygotowany, żeby zrobić to teraz, powiedział cicho ksiądz Martin. Nawet w dzisiejszych czasach ludzie się boją, że udzielenie tego sakramentu to pewny znak, że ta osoba umrze, ale naprawdę się mylą. Sakrament jest także modlitwą o powrót chorego do zdrowia. Pielęgniarka skończyła swoje zajęcia przy chorej i poprosiła ich do sali. Kate leżała spokojnie, najwyraźniej pogrążona w głębokim śnie. — Jest na silnych lekach, ale czasami coś mówi — szepnęła Hannah. Lekarz uważa, że przypuszczalnie to bez znaczenia. Znam wiele przypadków, kiedy ludzie byli w śpiączce, a zdawali sobie sprawę ze wszystkiego, co się wokół nich działo. Ksiądz Martin otworzył torbę z czarnej skóry, którą przyniósł ze sobą. Wyjął z niej poskładaną stółę, ucałował i założył na szyję, po czym odkręcił mały pojemnik ze świętymi olejami. To czysta oliwa z oliwek, poświęcona przez biskupa, wyjaśnił. Kościół wybrał oliwę, ponieważ jej właściwości lecznicze i wzmacniające widać w życiu codziennym. Zanurzył palce w oliwie i nakreślił znak krzyża na czole i dłoniach Kate. Właściwości lecznicze i wzmacniające, pomyślała Hanna, słuchając modlitwy za siostrę odmawianej przez księdza. Ogarnął ją spokój i zaczęła wierzyć, że Kate w pełni odzyska zdrowie i będzie w stanie wyjaśnić, dlaczego ona i gaz byli tamtej nocy w fabryce. Może zbyt surowo traktuje tatę? Pomyślała. Od samego początku bał się, że to Kate podłożyła ogień. Może więc martwi się nie tylko o odszkodowanie, ale też o to, że jeśli ona odzyska przytomność i zostanie uznana za winną, czekają wiele lat więzienia. Pewnie powinnam mu odpuścić. Kilka minut później wyszli z oddziału intensywnej terapii. Hanna zatrzymała się przed dyżurce. Pielęgniarka, z którą teraz była już po imieniu, powiedziała Hana, chyba pójdziesz teraz do domu i odpoczniesz? Owszem, żeby wziąć prysznic i się przebrać. <laughs> Biznes modowy kręci się strasznie szybko, nie mogę zbyt długo pozostawać poza pracą, a jak teraz patrzę na Kate, nie boję się jej zostawić. Ksiądz Martin poczekał aż Hana zabierze torbę i płaszcz z garderoby, po czym razem wyszli ze szpitala. Żegnając się, Hana powiedziała: Będę szczera, od wypadku nie byłam zbyt miła dla taty. To długa historia, ale ksiądz wskazał mi parę rzeczy do przemyślenia. Mam nadzieję, że niedługo ksiądz z nim porozmawia. Wiem, że to będzie dla niego ważne. Rozdział czterdziesty Przełożonym Franka Ramzeja i Nathana Kleina był Tim Fleming. Przez pięć dni, które minęły od wybuchu w fabryce Konellich, codziennie składali szefowi aktualne raporty ze śledztwa. We wtorek rano, wzmocnieni po dobrze przespanej nocy, stawili się w jego biurze w Fort Totten. Fleming, mocno zbudowany mężczyzna po sześćdziesiątce, wnikliwie przestudiował raporty i od razu przeszedł do najważniejszych faktów. Ten Connelly i dyrektor fabryki pozwolili, by wrak ciężarówki stał na parkingu przez pięć lat, zapytał głębokim i dźwięcznym głosem. — Interesujące będzie sprawdzenie, czy pijany kierowca rzeczywiście uderzył w drzewo, a nie w jakiegoś biedaka na rowerze. Sprawdzono dokładnie, czy na karoserii nie pozostały ślady krwi albo ludzkich tkanek, zapewnił szefa Klein. Faktycznie walnął w drzewo, wiązł już uschnięty, jak stwierdzono w laboratorium. Czyli właściciele posesji powinni być wdzięczni temu pijanemu kierowcy, bo w czasie burzy drzewo mogłoby się przewrócić na dom, zauważył Fleming. Cóż za uczynny człowiek! Ramzej i Klein uśmiechnęli się. Szef znany był z tego rodzaju komentarzy. Fleming momentalnie wrócił do tematu. W ciężarówce znaleziono notatnik Jamie Gordon, ale to nie znaczy, że dziewczyna sama go tam przyniosła. Nie. A włóczęga, który tam nocował, nie ma kartoteki policyjnej? Nic na niego nie znaleźliśmy. Odciski palców z ciężarówki nie pasują do odcisków z bazy danych. Okej. Okay. W południe zwołamy konferencję prasową i poinformujemy, że w czasie wybuchu na terenie fabryki przypuszczalnie przebywał włóczęga. Jak rozumiem, Rysopisy bezdomnych z notatnika zostały przesłane do wszystkich posterunków w mieście. Klein i Ramsey przytaknęli. Gliniarze znają ludzi z ulicy. Nie zdziwiłbym się, gdyby dość szybko ich zidentyfikowali. Komisarz zdecydował, że przekażemy mediom to rodzinne zdjęcie, ale nadal nie ujawnimy istnienia notatnika Jamie Gordon. Ludzie z laboratorium wiedzą, że jej nazwiska nie należy wypowiadać nawet szeptem. Oczywiście, powiedział Ramsey. Wiadomość o włóczędze da mediom pożywkę, ciągnął Fleming. Wszyscy już właściwie uznali, że to ranna córka Konellego spowodowała wybuch w porozumieniu z tym Schmidtem wstał, dając do zrozumienia, że spotkanie dobiegło końca. Konferencja, punkt o dwunastej, przypomniał, po czym dodał. Dobra robota, chłopcy, co nawiasem mówiąc, wcale mnie nie dziwi. Trzy godziny później sensacją dnia stała się konferencja prasowa, na której podano do publicznej wiadomości, że podczas wybuchu na terenie fabryki prawdopodobnie przebywał włóczęga. Dziennikarzom rozdano fotografię przedstawiającą młodą parę i niemowlę. Po trwających niemal tydzień spekulacjach, że podpalaczami byli Kate Connelly i Gas Schmidt, nowa informacja okazała się dla mediów świeżym tematem, dzięki któremu sprawa utrzymała się na pierwszych stronach gazet. O drugiej po południu fotografia zrobiona ponad czterdzieści lat temu w skromnym wiejskim domku na Staten Island znalazła się w internecie. Frank Ramsey uważał, że to zdjęcie doprowadzi ich do włóczęgi. Nathan Klein nie podzielał jego optymizmu. Stawiam, że ktoś je wyrzucił do śmieci, w czasie porządkowania domu, oznajmił. Wiesz, kiedy przyjaciółce mojej żony, Kat Leblanc, niedawno umarła babka, zostały szuflady pełne starych fotografii, nawet sprzed osiemdziesięciu, dziewięćdziesięciu lat, byli na nich różni krewni, których Kat nie znała. Sara zapytała ją, czy ma zamiar przywlec to wszystko do domu, schować na strychu i zrzucić na dzieci obowiązek wyrzucenia tych zdjęć za trzydzieści lat. I co zrobiła? Zapytał Frank, przypominając sobie, że jego matka wciąż ma pudła pełne zdjęć dawno zmarłych krewnych. Kad zatrzymała te, na których była babka, wybrała także kilka z osobami, które rozpoznawała, a resztę podarła. A ja nadal uważam, że zdjęcie z ciężarówki okaże się ważnym tropem, upierał się Frank. Mam wielką ochotę złożyć Lotti Schmidt kolejną wizytę. Dzisiaj powinniśmy dostać informacje z Nowojorskiego Urzędu Podatkowego. Jeśli Gas Schmidt zapłacił podatek od wygranej na loterii, to, jak mawiał mój ojciec, zjem swój kapelusz. Twój kapelusz jest bezpieczny, zapewnił go Klein. Zadzwonię do urzędu i powiem, że pilne oznacza pilne. Rozdział 48. Shirley Mercer, atrakcyjna murzynka tuż po pięćdziesiątce, była pracownicą opieki społecznej. W ramach swojej pracy przyszła odwiedzić Clyda w szpitalu. Zjawiła się przy jego łóżku w Bellevue późnym wtorkowym popołudniem. Pacjenta wykąpano. Ogolono, ostrzyżono. Cierpiał na poważne zapalenie oskrzeli, choć w ciągu dziewiętnastu godzin pobytu w szpitalu jego temperatura wróciła do normy i najadł się do syta. Ponieważ zdecydowano, że zostanie wypisany, Shirley zostawiła mu pokój w jednym z należących do miasta hoteli. Wcześniej dokładnie przestudiowała jego teczkę. Personel schroniska, przed którym zemdlał, niewiele o nim wiedział. Przychodził tam rzadko i za każdym razem podawał inne nazwisko: Hunt Hunter Holling Hastings. Uważano, że ma imię rzeczywiście Clyde, ponieważ zawsze tak się przedstawiał. Kiedy wczoraj wieczorem odzyskał przytomność i czekał na karetkę, powiedział, że nazywa się Clyde Hastings. Dyrektor schroniska dowiedział się od stałych bywalców, że widywali go od lat. Zawsze jest sam, z nikim nie chce rozmawiać. Wścieka się, jeśli ktoś układa się na noc obok niego. Przez ostatnie dwa lata właściwie nikt nie widział go nocującego na ulicy, więc myśleliśmy, że gdzieś się zamelinował. Inny bezdomny twierdził, że w sobotnią noc Clyde uderzył samego, kiedy ten chciał się przespać na tym samym podjeździe. Clyde nie miał kartoteki w policji, zauważyła Shirley, i wszystko wskazywało na to, że jest bezdomny od bardzo dawna. Powiedział pielęgniarce, że ma sześćdziesiąt osiem lat co przypuszczalnie było prawdą. Jedno jest pewne, pomyślała Shirley. Jeśli zostanie na ulicy, umrze na zapalenie płuc. Zaopatrzona w te informacje poszła do szpitala. Pacjent miał zamknięte oczy. Pomimo jego plamistej cery i głębokich brust, Shirley uznała, że w młodości Clyde na pewno był przystojny. Dotknęła jego dłoni, otworzył oczy i poderwał głowę. Y, — Przepraszam, y, panie Hastings powiedziała łagodnie Nie chciałam pana przestraszyć Jak się pan czuje Widząc życzliwość w oczach stojącej przy łóżku kobiety Clyde opadł na poduszkę Złapał go atak suchego kaszlu który szarpał całym jego ciałem W końcu mógł odpowiedzieć Niezbyt rewelacyjnie Dobrze że wczoraj przywieziono pana do szpitala W przeciwnym razie miałby pan teraz zapalenie płuc Clyde mogliście pamiętał, że zemdlał przed schroniskiem. Zaraz też coś sobie uświadomił. Mój wózek. M moje rzeczy gdzie są? Tutaj. Odparła pospiesznie Shirley. Clyde, y, czy Hastings to pana prawdziwe nazwisko? Y, tak, albo co? Czasami podawał pan inne. Czasami jestem zdezorientowany. Rozumiem. Clyde, ma pan rodzinę? Nie. Nikogo? Żadnego rodzeństwa? Clyde pomyślał o fotografii z Peggy i Skipim. Na moment w jego oczach zabłysły łzy. Ma pan kogoś, prawda? zapytała Shirley współczującym tonem. To było dawno temu. Shirley Mercer widziała, że nie warto rozmawiać z Clydem o rodzinie. Służył pan w wojsku? zapytała. Z pana karty wynika, że ma pan blizny na piersiach i plecach, a jest pan w odpowiednim wieku, żeby być weteranem wojny wietnamskiej Była za blisko Nigdy nie służyłem w wojsku, odparł Clyde i zaraz dodał Kiedy mnie wezwali, powołałem się na względy sumienia Joe Kelly Powiedz mamie, jak bardzo ją kocham Nie odwiedziłem jego matki, pomyślał Clyde nie powiedziałem, że kiedy o to prosił, próbował wepchnąć sobie wnętrzności do brzucha, a jego krew wsiąkała w mój mundur, jakbym też ja umierał. — Zamknij się! — warknął gniewnie. — Zamknij się i każ im oddać moje ubranie! Zmywam się stąd! Shirley cofnęła się w obawie, że ten człowiek zaraz ją uderzy. — Clyde! — zaprotestowała. — Zaraz wyjdziemy ze szpitala. Załatwiłam panu pokój w miejskim hotelu otrzyma pan leki i musi pan pamiętać żeby je zażywać będzie pan dostawał jedzenie musi pan wydobrzeć bądź ostrożny przestrzegł się w duchu clyde zdawał sobie sprawę że zaraz uderzy tę kobietę a jeśli to zrobi aresztują go i zamkną w tej piekielnej dziurze którą nazywają więzieniem przepraszam powiedział bardzo przepraszam nie powinienem był się na panią gniewać to nie pani wina. Jest pani miłą kobietą. Wiedział, jak będzie wyglądał ten hotel. Nora. Prawdziwa Nora. Zabiorę się stamtąd, jak tylko ona sobie pójdzie. Postanowił. Znajdę inne miejsce, podobne do mojej ciężarówki, gdzie będę mógł wracać na noc. I nagle otworzył szeroko oczy. W przytwierdzonym do ściany telewizorze za plecami Shirley prezenter wiadomości pokazywał fotografię Klajda, Peggy i Skipiego. Wszystko zwalą na mnie, pomyślał. Wybuch i tamtą dziewczynę, która wtedy przyszła do ciężarówki. Usiłując ukryć panikę, powiedział. Chętnie pójdę z panią do hotelu. Zastanowiłem się, nie mogę dłużej mieszkać na ulicy. Nie może pan, powtórzyła stanowczo Shirley, choć doskonale wiedziała, o czym myśli jej podopieczny. Jak go zamelduje w pokoju, a on zaraz potem ucieknie. Pomyślała: Ciekawe, jak wygląda prawda o jego przeszłości. Choć podejrzewam, że nigdy jej nie poznamy. Wstała: Ktoś pomoże panu się ubrać. Przyniesie nowe, ciepłe ubranie. Za jej plecami prezenter mówił: Każdego, kto rozpoznał rodzinę na fotografii, prosimy o telefon na podany numer. Rozdział 49. 42-letni Skip Kochkis był właścicielem pięciu sklepów garmażeryjnych w Irwington i Tarrytown, przedmieściach Nowego Jorku, oddalonych od Manhattanu o niecałą godzinę jazdy. Od dzieciństwa często po szkole chodził do delikatesów na Staten Island, gdzie po odejściu ojca pracowała matka. Właściciel, niemiecki emigrant Hans Schaffer okazał im wielkie zrozumienie i serdecznie powitał chłopca. Skip odrabiał lekcje na zapleczu, a kiedy podrósł, układał towary na półkach i dostarczał zakupy klientom. Sałatki domowej roboty, zimne mięsa i strudle z jabłkami, przygotowywane przez szaferów, były wyśmienite i skip często siedział z panią szafer, kiedy piekła i gotowała. Wkrótce też zaczął jej pomagać. Miał wielu przyjaciół w szkole, uczył się doskonale, ale nigdy nie był dobry w sportach najbardziej lubił pracować w delikatesach. O szóstej wracali z mamą do domu, i wyprowadziła się z tego niewielkiego domu, w którym zamieszkała z jego ojcem. Nigdy nie myśl, że nas porzucił, Skip, powtarzała. Kochał nas bardzo, ale wrócił z wojny głęboko zraniony i przerażony. Wydarzyło się coś, o czym nigdy nie mówił, chociaż lekarze próbowali mu pomóc. Popatrz na medale którymi został odznaczony w Wietnamie. Zapłacił za niewielką cenę. — Zbyt wielką? — zapytał wtedy Skip. Nigdy nie zapomniał smutnego uśmiechu matki. — Przypuszczam, że tak. Po ukończeniu liceum Skip dostał stypendium w Virginia Tech, gdzie zapisał się na gastronomię. Po studiach przez dwa lata pracował jako drugi kucharz w Nowym Jorku. Wtedy stary pan szafer. Postanowił iść na emeryturę i sprzedał delikatesy skipowi. Niesiał zaliczki, a całą należność rozłożył na dziesięć lat. Ludzie mi mówią, że zwariowałem, powiedział, ale ja nie zwariowałem. Znam cię, spłacisz mi wszystko w pięć lat. I tak rzeczywiście się stało. Potem Skip, który się ożenił i miał dwóch synków, postanowił przenieść się do hrabstwa Westchester, sprzedał delikatesy i otworzył nowe w Irvington. Teraz, piętnaście lat później, doskonale prosperował i cieszył się sympatią wszystkich dookoła. Żadnemu ze swoich czterech synów nie nadał imienia Clyde. Często myślał, że ojciec nazwał go Skipem, bo też nie lubił tego imienia. Jego matka pozostała w domu na Staten Island. Tu są wszyscy moi przyjaciele, powiedziała. Będziecie często mnie odwiedzać. W końcu nie przeprowadzacie się daleko. Dobiegała teraz siedemdziesiątki i aktywnie działała w swojej parafii i miejscowych organizacjach dobroczynnych. Donald Scanlon, wdowiec i wieloletni sąsiad, który w przeszłości pracował w nowojorskiej policji, oddałby wszystko, żeby Peggy za niego wyszła. Ale Skip wiedział, że to wykluczone. Mama, nie przestała wierzyć, że jej mąż wciąż żyje. We wtorek po południu Skip, zakończywszy objazd sklepów, wrócił do domu kwadrans po piątej. Najstarszy syn miał szesnaście lat, najmłodszy dziesięć, i Skip nigdy nie pozwolił, by jego kwitnąca firma odrywała go od roli męża i ojca. Czasami człowiek się uczy poprzez brak przykładu, myślał ze smutkiem. Kiedy otworzył drzwi, usłyszał zapalczywą kłótnię dwóch średnich chłopców. Jedno jego spojrzenie wystarczyło, by ją przerwać. Proponuję, żebyście obaj ochłonęli w swoich pokojach, powiedział spokojnie, acz stanowczo. Ale tato. Protesty ucichły i obaj ruszyli po schodach, głośnym tupaniem objawiając niezadowolenie z decyzji ojca. Po ich odejściu Liza, żona Skipa, westchnęła. Nie wiem, jak kobieta może samotnie wychować dzieci pocałowała męża. Witaj na polu bitwy. O co poszło tym razem? Ryan wrzucił komórkę Billego do toalety. Mam nadzieję, że niechcący, powiedział szybko Skip. Tak mi się wydaje. Poza tym telefon działa. Kolacja będzie za godzinę. Napijmy się wina i obejrzyjmy wiadomości. Świetnie. O której wracają Jerry i Luke? Jak zwykle. Trening zaraz się kończy. Idąc za żoną do salonu, Skip choczy myślał, jaki jest szczęśliwy. Poznał Lisę w wirginiatek i od tamtego czasu żadne nawet nie spojrzało na nikogo innego. Mama też czuła to samo wobec ojca. Pomyślał nieoczekiwanie, nalewając wino. Trącił kieliczek Lisy i usiadł obok niej na sofie. Oglądali wiadomości CBS. Niezwykłe nowe fakty w śledztwie dotyczącym wybuchu w fabryce mebli Connellich, w którym jedna osoba zginęła, a druga, córka właściciela, Kate Connelly, odniosła poważne obrażenia. Mówiła prezenterka Dana Tyler Ustalono, że we wraku ciężarówki na terenie fabryki mieszkał bezdomny I przypuszczalnie był tam także w noc wybuchu W ciężarówce znaleziono fotografię, która może pomóc policji w jego identyfikacji Prosimy, by państwo jej się przyjrzeli Skipa cała ta sprawa średnio interesowała Bardziej martwiło go, że synowie ciągle o coś się kłócą Nagle jednak głośno nabrał powietrza w płuca O mój Boże Powiedział. O mój Boże. Skip, o co chodzi? Zapytała przerażona Lisa. To zdjęcie, popatrz uważnie. Gdzie je wcześniej widziałaś? Lisa utkwiła wzrok w ekranie telewizora. U twojej mamy na kominku. Och, Skip, czy to możliwe, że ten bezdomny to twój ojciec? Rozdział pięćdziesiąty. W środę rano rozpoczął się proces usuwania gruzu z terenu fabryki Konelnich. Po intensywnym śledztwie ustalono bez cienia wątpliwości przyczynę wybuchu i pożaru. Z częściowo odkręconej rury sączył się gaz, a iskrę spowodował odsłonięty przewód elektryczny w apartamencie Fontainebleau. Śledczy z firmy ubezpieczeniowej znaleźli spalone i połamane nogi zakończone łapami, które niegdyś zdobiły piękne, zabytkowe krzesła i stoły, a także fragmenty materiałów utkanych trzysta lat temu. Część eksponatów wybuch rzucił przecznicę dalej na podjazdy magazynów. Teraz nadszedł czas sprzątnięcia potencjalnie niebezpiecznego gruzowiska. Na platformach przywieziono wózki widłowe oraz pojemniki na śmieci. Robotnicy zaczęli od muzeum, w którym przez lata stały wspaniałe, zabytkowe meble, z taką dumą kopiowane przez Denisa Francisa Connellego Tu wygląda jak w strefie wojny, powiedział Jose Fernandez, jeden z młodszych robotników. Ten, kto spowodował wybuch, podszedł do sprawy naprawdę poważnie. To jest strefa wojny, zgodził się jego szef. I rzeczywiście sprawca nie żartował. Musimy uważać na leje. Nie chcę, żeby ludziom albo maszynom coś się stało. Przez cały dzień, tylko z przerwą w południe na lunch, pracowali, usuwając poczerniałe ruiny i burząc popękane od wybuchu ściany. O piątej po południu, kiedy skończyli, odsłonił się lej w bruku, w pobliżu wiaty. Nic nie szkodzi, powiedział szef. Otoczcie lej żółtą taśmą, na wypadek jakby jakiś głupek postanowił w nocy poszukać tu skarbów wdzięczni, że nie muszą teraz zajmować się lejem, szybko postawili cztery słupki na popękanych kostkach i zamocowali na nich jaskrawożółtą taśmę z napisem Niebezpieczeństwo. Dosyć ma dzień, pomyślał Jose. Wyprostował obolałe ramiona i usiadł za kierownicą ciężarówki. Miał dyplom z historii starożytnej i ponad 100 tysięcy dolarów kredytu studenckiego, więc cieszył się z tej pracy, choć obiecywał sobie, że to tylko tymczasowe rozwiązanie, póki sytuacja gospodarcza nie ulegnie poprawie. Wychowany na osiedlu w Bruklinie przez rodziców ciężko pracujących emigrantów z Głatemali, lubił wyszukiwać powiedzonka pasujące do sytuacji, w której aktualnie się znajdował. — Dosyć ma dzień — powtórzył w myślach. — A jak brzmi dalszy ciąg? Już wiem, przypomniał sobie, włączając silnik. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo o jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dość ma dzień swojej biedy. Zadowolony z siebie, Hose nacisnął na gaz. Ciężarówki oddaliły się z łoskotem. Wieczorne cienie padły na kształt niemal całkowicie ukryty pod popękanymi kostkami. Był to szkielet z zawieszonym na szyi brudnym poczarniałym łańcuszkiem z medalionem, na którym wygrawerowano imię Tracy. Rozdział pięćdziesiąty Justin Kramer przez większość poniedziałku i wtorku rozmyślał o Hanie Connelly. Wzruszyło go, że Kate Connelly wyraźnie przejęła się jego sytuacją, kiedy przy podpisywaniu umowy zrozumiała, że został zmuszony do sprzedaży mieszkania, ponieważ stracił pracę. Próbował ją przekonać, że to wcale nie jest taka poważna sprawa. Owszem, bardzo mu się tu podobało, ale nie, nie chce mieszkać ponad stan. Dwa tysiące dolarów czynszu plus spłata hipoteki nie mieszczą się w jego budżecie bezrobotnego. Po namyśle podarował Kate bromelię. Tak się złożyło, że był w mieszkaniu, kiedy agent pokazywał je potencjalnej nabywczyni. Podziwiała kwiat. A ponieważ nie ulegało wątpliwości, że zna się na roślinach, wpadł na pomysł, by zrobić jej prezent. Polubił Kate. Kiedy jednak w niedzielę po południu poszedł do jej mieszkania i spotkał Hanę Connelly, coś w nim drgnęło. Cera barwy kości słoniowej i lśniące, ciemnobrązowe włosy podkreślały jej szafirowe oczy, ocienione długimi rzęsami. Miała na nogach buty do biegania, w których ledwo sięgała mu do piersi. Mierzący 178 centymetrów, Justin zawsze marzył o co najmniej pięciu centymetrach więcej. Pamiętał, że kiedy narzekał na zbyt niski wzrost, ojciec odparł sucho. — To trzymaj się prosto. Tylko taka postawa sprawi, że będziesz wydawał się wyższy. Justin chwilę rozmawiał z Haną. Potem poszli do kuchni po doniczkę. W windzie bił się z myślami, czy to nie będzie za śmiałe, jeśli zapyta Hanę, czy jadła już lunch. Ale zapytał i poszła z nim. Świetnie się bawili. Po lunchu wróciła do szpitala. Przez cały poniedziałek Justin rozważał, czy do niej zadzwonić. W końcu jednak doszedł do wniosku, że nie chce, by czuła się do czegokolwiek zmuszana. Powiedział sobie, że podlewanie kwiatka niekoniecznie musi otworzyć drogę do zawarcia przyjaźni, na której tak mu zależało. We wtorek, późnym popołudniem, miał spotkanie z potencjalnym klientem. Mężczyzną pod czterdziestkę, który odziedziczył pieniądze i pragnął je właściwie zainwestować. Justin postanowił, że wróci do domu pieszo, a to oznaczało, że po drodze będzie mijał mieszkanie Katie Connelly. Kiedy tam dotarł, zerknął na drzwi, po części licząc, że znowu zobaczy Hanę, zamiast niej jednak z domu wyszedł mężczyzna. Od razu go rozpoznał, przez ostatnie dni widział dość fotografii Daglasa Connelly'ego w gazetach, by go zapamiętać. Zatrzymał się. — Dzień dobry, panie Connelly. Zaskoczony Douglas Connelly zmierzył Justina z dziwionym wzrokiem, zwracając uwagę na schludny wygląd, w tym dobrze uszyty biznesowy garnitur. Zmusił się do uśmiechu. — Panie Connelly, znam pańskie córki. Jak dzisiaj się czuje Kate? — Dziękuję. Lepiej. Skąd pan ją zna? Justin pokrótce wyjaśnił, a na zakończenie powiedział — Potem w niedzielę po południu spotkałem tu Hanę i zabrałem roślinę, którą podarowałem Kate. — W niedzielę po południu, mówi pan? — Tak. — I Hanna tu była? — Tak, proszę pana, była. Hm. — Nie wspomniała mi o tym. To wyjaśnia sprawę. Mruknął Connelly bardziej do siebie niż do Justina. — Cóż, miło było pana poznać. Kiwnął głową i ruszył do swojego samochodu. To był Bentley. Justin, miłośnik aut, podziwiał majestatyczny pojazd, który ostrożnie włączał się do ruchu. A potem wpadło mu do głowy, że ma doskonały pretekst, by zadzwonić do Hany i powiedzieć, że przypadkiem spotkał jej ojca. Stojąc na ulicy, wyciągnął z kieszeni telefon komórkowy. Numer już miał na liście kontaktów. Odebrała po pierwszym sygnale. Kiedy zapytał o Kate, opowiedziała o wizycie w szpitalu późnym popołudniem w niedzielę i o przykrej wiadomości, że w poniedziałek wieczorem Kate dostała gorączki. W jej głosie wyraźnie było słychać znużenie. Jak czuję się teraz? Zapytał Justin. Lepiej. Dzisiaj rano gorączka ustąpiła. Musiałam iść do pracy, ale teraz wpadłam do szpitala. Stan Kate jest tak dobry, jak jest to w tej sytuacji możliwe. — Chciałem zaproponować szybką kolację, ale mam wrażenie, że jesteś wykończona. — Mówisz mi, jestem. Wczoraj wcale się nie kładłam. Mimo to dziękuję. Justin z opóźnieniem przypomniał sobie pretekst, pod którym zadzwonił. Mówiąc Hanie o przypadkowym spotkaniu z jej ojcem, uświadomił sobie, że Douglas Connelly ani słowem nie napomknął o kryzysie Kate. — Przed chwilą wpadłeś na mojego ojca wychodzącego z bloku Kate? zapytała zdumiona Hanna. Tak, dopiero co odjechał? Nie mówił, że ma zamiar tam iść. Ale to bez znaczenia. Hanna próbowała ukryć gniew, zadając sobie pytanie, po co ojciec poszedł do mieszkania Kate. Z całą pewnością nie kierowała nim obawa, że jedzenie może się zepsuć. Zależało mu na biżuterii i pewnie chciał przejrzeć zawartość biurka Kate, żeby się zorientować w jej sprawach. Dla Justina nie ulegało wątpliwości, że Hanę ta informacja zdenerwowała. Hano? Wszystko w porządku? E, zdawało się jej, że pytanie dolatuje z jakiegoś oddalonego zakątka Ziemi. Och, naturalnie, zapewniła pospiesznie. Justin, przepraszam, zaskoczyłeś mnie. Jeszcze raz dziękuję za telefon. Justin Kramer miał nadzieję, że nim się rozłączyła, zdążyła usłyszeć jak powiedział. Za parę dni znowu się odezwę. Rozdział pięćdziesiąty drugi Markowi Sloanowi podobała się nowa praca. Uświadomił sobie, że codziennie rano idzie do kancelarii pełen energii, której nie odczuwał przez ostatnich parę lat w poprzedniej firmie w Chicago. Lubił swoje mieszkanie. Poniedziałkowy wieczór spędził na rozpakowywaniu obrazów i przedmiotów, które zgromadził w trakcie swych corocznych, zagranicznych wakacji. Poukładał swoje skarby pod ścianami, na których zamierzał je zawiesić rzeczy przeznaczone do drugiej sypialni, zamienionej na gabinet, już znalazły się na swoich miejscach. Pokój miał łazienkę i niezwykle wygodną rozkładaną kanapę. Mark kupił ją w nadziei, że matka będzie go kilka razy w roku odwiedzała. Po spotkaniu z Jessie w poniedziałek wieczorem, Mark przez cały wtorek myślał o pogorszeniu się stanu zdrowia Kate i jej wysokiej gorączce. Uzmysłowił sobie, że jego troska o nową sąsiadkę, której w gruncie rzeczy nie zna, ma związek z wizytą u Nika Greco i rozmową o zaginięciu Tracy. Jakby wszystkie emocjonalne blizny sprzed wielu lat nagle znowu się zaogniły. Zdawał sobie sprawę, że teraz życie Hany Connelly i jej najbliższej przyjaciółki Jessie Carlson składa się z wyczekiwania, nadziei i modlitw. Było coś w ich wspólnej trosce o Kate, coś przypominało mu dzień kiedy matka odebrała telefon o zaginięciu Tracy. Ta chwila wryła mu się w pamięć, chociaż miał wtedy dopiero dziesięć lat. Nie poszedł do szkoły, bo był mocno przeziębiony. Razem z matką siedzieli przy kuchennym stole, jedząc kanapki z bekonem, kiedy zadzwonił telefon. Zaginiona, powtórzyła matka drżącym głosem i Mark od razu wiedział, że chodzi o jego siostrę. A potem rozpoczęło się wyczekiwanie, które wciąż nie dobiegło końca. We wtorek wieczorem Mark poszedł do siłowni. Wykupił karnet i przez godzinę solidnie ćwiczył. Wysiłek złagodził napięcie w jego plecach i szyi. Wziął prysznic, przebrał się, schował strój do worka i wrócił do domu. Nie miał ochoty na grillowanie steku, który był w lodówce. Otworzył więc iPhonea i włączył internet. Tomis bistro wciąż istniało, było położone cztery przecznice od jego mieszkania. Pewnie zachowali nazwę, pomyślał, wkładając wiatrówkę. Niemożliwe, żeby od trzydziestu lat był ten sam właściciel. Nim doszedł do drzwi, zadzwonił telefon. To był Nick Greco. Nie zgadniesz, dokąd idę, powiedział Mark. Tomis Bistro, w którym pracowała Tracy, znajduje się niedaleko mojego mieszkania. Wybieram się tam na kolację i przy okazji sprawdzę, czy lokal nie zmienił właściciela. Jeśli nie, postaram się z nim porozmawiać. Bardzo się martwił o Tracy i poszedł jej szukać, kiedy nie pojawiła się w pracy. W takim razie złapałem cię w samą porę, odparł Greco. Przed chwilą dzwonił kumpel z wydziału. Za dwadzieścia minut podadzą do publicznej wiadomości, że dokonali aresztowania w sprawie morderstwa innej dwudziestotrzyletniej aktorki, która zaginęła w zeszłym miesiącu. Znaleziono ją martwą, została uduszona. Nie rozumiem, nikt, o czym ty mówisz? Podejrzany o morderstwo jest Harry Simon. Ma pięćdziesiąt trzy lata i wiesz, albo nie, pracuje w kuchni w Tomi's Bistro. W dodatku od trzydziestu lat. Kiedy Tracy zaginęła, przesłuchiwano go jak wszystkich pozostałych pracowników, ale miał żelazne alibi. Teraz się przekonamy, czy to tak zwane żelazne alibi po wszystkich tych latach jednak nie okaże się zardzewiałe. Rozdział 53. Shirley Mercer odwiozła Klaida do miejskiego hotelu Ansler. Złocone sufity i wspaniałe kandelabry sprawiały, że w przeszłości szczycił się najbardziej eleganckimi salami jadalnymi w Nowym Jorku, ale od tamtej pory minęło dziewięćdziesiąt lat. W latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku hotel wypadł z łask wyrafinowanych nowojorczyków i w końcu go zamknięto. Położony niedaleko domu towarowego Macy's na trzydziestej trzeciej długo stał zabity deskami i dopiero przed kilku laty urządzono w nim noclegownię dla bezdomnych shirley ucieszyła się że klejdowi przydzielono pojedynczy pokój z łóżkiem małą komodą i krzesłem łazienka była wspólna na korytarzu walały się resztki jedzenia na wynos shirley wiedziała że personel sprzątający robi wszystko co w jego mocy ale ma do czynienia z ludźmi którzy dawno temu przestali zwracać uwagę na zasady higieny z sąsiedniego pokoju dobiegała muzyka tak głośna że shirley obawiała się o swoje bębenki Obserwowała wyraz twarzy Clyde'a, gdy mężczyzna wepchnął do pokoju swój wózek. Malowała się na niej całkowita obojętność. — Kwadrans po moim wyjściu, on też się stąd zabierze — pomyślała Shirley. Clyde zaniósł się tym samym głębokim, dudniącym kaszlem, co w szpitalu. — Clyde, mam tu dla ciebie butelkę wody. Pilnuj, żeby brać leki. — Tak, dziękuję. — Tu jest naprawdę miło, przytulnie. — Widzę, że masz poczucie humoru — stwierdziła Shirley. — Powodzenia, Clyde. Wpadnę do ciebie jutro albo pojutrze. — Byłoby miło. — Co z niego za człowiek? — zastanawiała się Shirley, schodząc z trzeciego piętra. Nie miała zamiaru zaufać windzie, która często się psuła. Kilka miesięcy temu Shirley utkwiła w niej na godzinę. Na chodniku zatrzymała się, by zapiąć górny guzik płaszcza i zdecydować, czy powinna wstąpić do Macy's i kupić prezent na przyjęcie z okazji mającego się niebawem urodzić dziecka, na które zaproszono ją w sobotę. Ale myśl o przytulnym mieszkaniu w Brooklynie i mężu, który miał dzisiaj wolne i obiecał, że ugotuje obiad, była bardziej zachęcająca. Za rogiem Shirley zeszła na stację metra, ciesząc się, że wraca do domu wypełnionego ciepłem i miłością. Gdybym tylko naprawdę potrafiła pomóc ludziom takim jak Clyde Pomyślała Podejrzewała jednak, że jedyne, co mogła zrobić, to nie dopuścić, by umarł na zapalenie płuc w jakimś zaułku Rozdział pięćdziesiąty czwarty Peggy Hotchkis w swoim domu w Staten Island oglądała te same wiadomości, co jej syn i synowa Wciągnęła gwałtownie powietrze, a potem na poły jęknęła, na poły westchnęła zaciskając dłonie na podłokietnikach klubowego fotela. Popatrzyła na zdjęcie na kominku, które przedstawiało ją, Clyde'a i Skipa. Zostało zrobione parę tygodni przed jej wizytą u rodziców na Florydzie. Po powrocie na stole w jadalni znalazła list i pieniądze od męża, a także medale za wojnę w Wietnamie. Clyde zabrał ich wspólną fotografię z synkiem, ale Peggy miała jeszcze jedną, przeznaczoną dla rodziców. Mimo, że przeżyła wtedy wstrząs, była pewna, że mąż szybko zwróci się o pomoc. Lecz on jakby rozpłynął się w powietrzu. Przez wiele miesięcy chodziła do kostnicy, kiedy odnajdywano niezidentyfikowanego martwego mężczyznę, odpowiadającego rysopisowi Klajda. Pracownik podnosił prześcieradło, odsłaniając twarz nieboszczyka, a peggy po przyjrzeniu się kręciła głową i oddychała z ulgą. Klajd odszedł. Nie zostawiając żadnej wskazówki, dokąd się udaje. Gdy przez dwanaście lat nie było żadnych wiadomości, ojciec w końcu przekonał Peggy, by sądownie uznała męża za zmarłego i odebrała pieniądze z jego polisy na życie. Miała dwadzieścia osiem lat, kiedy zaginął. Wcześniej pracowała jako sekretarka, ale miała dziecko i uznała, że sensowniej będzie zatrudnić się w delikatesach dwie przecznice dalej niż znowu dojeżdżać na Manhattan. Teraz, czterdzieści lat później, Peggy w wieku 68 lat wciąż była przystojna. Rozmiar osiem z młodości zamieniła na dwunastkę, wciąż cieszyła się życiem. Skip od początku był synem, o jakim mogliby marzyć wszyscy rodzice. Dzięki rocznej ręce, którą dla niej wykupił jako uzupełnienie do emerytury, nie musiała się o nic martwić. Dom został wyposażony we wszystkie nowoczesne urządzenia od parowego prysznica w łazience na piętrze, począwszy na nowej kuchni i oknach termicznych, skończywszy. Bóg tylko wie, co jeszcze chce mi kupić, żartowała w rozmowach z przyjaciółkami. Peggy, dla której wiara była opoką i źródłem siły, pełniła funkcję ekumenicznego pastora w swojej parafii i pracowała jako wolontariuszka w miejscowym schronisku dla bezdomnych. Dzięki wielu latom spędzonym w delikatesach była doskonałą kucharką i cukierniczką, a stali bywalcy Chroniska zawsze wiedzieli, kiedy peggy Hawkins ma dyżur w kuchni. Od dnia, gdy peggy z Clydem wprowadzili się do domu w Staten Island, ich najlepszymi przyjaciółmi byli Donald Scanlon i jego żona Joan. Joan umarła przed pięciu laty a obecnie Donald nie ukrywał, że chętnie poślubiłby Peggy, choć wiedział, że lepiej jej o tym nie wspominać. Nie mieściło mu się to w głowie, ale Peggy wierzyła, że jej mąż żyje i pewnego dnia wróci. W głębi duszy jednak wiedziała, że nawet gdyby drzwi się otworzyły i stanął w nich Clyde, byliby teraz dla siebie obcy. Rzecz jednak w tym, że wtedy jej potrzebował, a ona go zawiodła. Tak była zajęta małym skipem, że... Znajdowała usprawiedliwienie dla pijaństwa krajda. Znajdowała ukryte butelki wina, ale postanowiła, że nie będzie go denerwować. To tylko taki etap. Kiedy zaś przed tamtym Bożym Narodzeniem jechała do rodziców na Florydę, wewnętrzny głos przestrzegał ją, by została w domu. Jeśli ktoś rozpoznaje ludzi na tym zdjęciu, mówiła prezenterka Dana Tyler. Rozpoznaje. Rozpoznaje. Peggy usłyszała własny szloch. Rozpaczliwie powtarzała numer podany w wiadomościach, ale cyfry plątały jej się w głowie. Zadzwonił telefon. Złapała za słuchawkę. Słucham. Mamo, to ja, Skip. Oglądam wiadomości, widziałam. Skip, jaki jest ten numer? Nie zapamiętałam go. Mamo, może lepiej ja zadzwonię. Powiedzieli, że zdjęcie znaleziono w ciężarówce, w której mieszkał jakiś bezdomny i przypuszczalnie był tam w czasie, gdy nastąpił ten wybuch na Long Island City. Wiem, mamo, ale ten bezdomny mógł znaleźć gdzieś zdjęcie wiele lat temu. Nagle Peggy ogarnął spokój. Nie, Skip, nie wierzę w to. Zawsze podejrzewałam, że jeśli kiedykolwiek trafimy na ślad twojego ojca, to dlatego, że będzie w takiej sytuacji. Och, Skip, może to on, może niedługo go znajdziemy, wiedziałam że Bóg wysłucha moich modlitw. To oczekiwanie trwało za długo. Rozdział 55. We wtorek wieczorem Dak Connelly wrócił do domu w fatalnym humorze. Wcześniej był w mieszkaniu Kate na Upper West Side. Poprosił recepcjonistę, żeby go wpuścił, bo musi sprawdzić parę rzeczy dla córki. Kiedy został sam, systematycznie przeszukał biurko. Nie znalazł nic interesującego. Znał szyfr do sejfu. Podsłuchał, jak Kate podawała go Hanie niedługo po zainstalowaniu. — Twoje urodziny? — Trzy trzydzieści moje urodziny, sześć trzy i urodziny mamy. Siedem dziewiętnaście. Nigdy tego nie zapomniał. — Urodziny mamy — pomyślał wtedy. — A co ze mną? Informacja jednak okazała się użyteczna. Tak uważał, że jeśli Kate nie wyzdrowieje, biżuteria żony należy się jemu bo przecież nawet jeśli Susan część odziedziczyła, resztę ja jej kupiłem, mówił sobie. Nieważne co postanowiła w testamencie. Ale sejf był pusty. Hanna zabrała wszystko, pomyślał ze złością tak. Wychodząc, wpadł na znajomego Kate. Justin Kramer chyba tak się nazywał. Z wyglądu przyzwoity, uznał i wyrzucił go z myśli. Wsiadł do auta. Szofer Bernard, czekając na niego, jak zwykle słuchał wiadomości. — Panie Connelly, mówili właśnie o facecie, który mieszkał na dziko w ciężarówce na parkingu fabryki. — I co z nim? — W telewizji pokazują rodzinne zdjęcie, które było w ciężarówce. — Mam nadzieję, że jeśli faktycznie ma rodzinę i przypadkiem zobaczą to zdjęcie, będą na tyle sprytni, żeby się do niego nie przyznawać — warknął Tak, mimowolnie zaciskając dłoń. Bernard widział, że szef jest w jednym ze swoich ponurych nastrojów, więc najlepiej zrobi, jeśli będzie trzymał język za zębami. Czy chce pan jechać do szpitala, panie Konelni? Zapytał. Nie. Doktor Patel zapewnił mnie, że gorączka ustąpiła i stan Kate jest stabilny. A ja padam z nóg. Jedziemy do domu. Dzisiaj wieczorem nigdzie nie idę. Dobrze, proszę pana. Wcześniej Sandra powiedziała mu, że wybiera się na kolację z przyjaciółkami, a potem wraca na noc do siebie. Chciałabym z tobą być Dak, ale muszę sprawdzić pocztę i mam parę spraw do załatwienia rano. Ciekawe, czy jedna z jej przyjaciółek ma na imię Majestik, pomyślał Dag, choć to było bez znaczenia. Przyda mu się wytchnienie od ciągłej obecności Sandry. Zdecydował, że kolację zje w prywatnej restauracji w apartamentowcu i wcześniej się położy. Musiał być spokojny i opanowany. Po południu zadzwonił do niego Jack Worf. Przejeżdżałem obok fabryki, ekipa usuwa gruzowisko. To oznacza, że śledczy z firmy ubezpieczeniowej zabrali, co chcieli i skończyli przeszukiwanie. No cóż. Teraz, kiedy wiedzą, że na terenie był ktoś jeszcze, może nie będą próbowali wstrzymywać wypłaty. Potrzebuję pieniędzy, pomyślał Dak. Za niecały miesiąc zostanę bez gotówki, jeśli nie dostanę odszkodowania. Co Kate robiła z gasem w muzeum o tak wczesnej porze? Czy przypadkiem ten bezdomny nie zobaczył czegoś, co może przeszkodzić w wypłacie odszkodowania? Gdybym znalazł biżuterię Kate, mógłbym ją oddać do lombardu, dopóki nie wpłyną pieniądze z polisy, pomyślał tak. Hana miała cholerny tupet, opróżniając Safe Kate. W takim nastroju przekroczył próg swojego mieszkania o siódmej wieczorem we wtorek i od razu usłyszał dzwonek telefonu stacjonarnego. Ech, niech sobie dzwoni, pomyślał. Prawie wszyscy znajomi dzwonią do mnie na komórkę. Zaraz jednak przypomniał sobie, że oba numery podał firmie ubezpieczeniowej. Było wprawdzie po godzinach urzędowania, ale pokonał hol dwoma susami i podniósł słuchawkę. Douglas Connelly słucham. Witaj, Douglas. Powiedział nieznajomy głos. Mówi ksiądz Dan Martin. Może mnie nie pamiętasz, ale w czasie, gdy twoją rodzinę spotkała ta wielka tragedia. Pomagałem w parafii świętego Ignacego Loyoli i brałem udział w mszy pogrzebowej. Spotkaliśmy się kilka razy, ale potem przeniesiono mnie do Rzymu. Pamiętam księdza doskonale, odparł Dag, usiłując nadać głosowi życzliwe brzmienie. Był ksiądz dla mnie bardzo dobry, a ja strasznie się wtedy czułem. Bo to był dla ciebie straszny okres i przykro mi z powodu tego, co się teraz dzieje. Odwiedziłem dzisiaj Kate w szpitalu, i udzieliłem jej sakramentu namaszczenia chorych. Spotkałem Hanę, rozmawiałem z nią i teraz bardzo bym chciał odnowić znajomość z tobą. Wykluczone, żebym ja chciał odnawiać znajomość z tobą, pomyślał Dak. Nie potrzebuję wysłuchiwać, że modlisz się za mnie i Kate. Ostatni raz byłem w kościele chyba na pogrzebie Susan. Dziewczynki na mszę zabierała zawsze Rosie Mess. I naprawdę nie chcę tu księdza, skoro na scenę wkroczyła Sandra Ale jeśli jest dzisiaj wieczorem wolny, to może szybko uda mi się go pozbyć Czy ksiądz dzwoni od świętego Ignacego? Tak, mieszkam na plebanii Więc jest ksiądz blisko Jadł już ksiądz kolację? Prawdę mówiąc, właśnie wychodzę na spotkanie ze starym przyjacielem Może kiedy indziej Tak się cieszę, że cię złapałem Oczywiście, niedługo się odezwę odparł Dak. Świetnie. Wzdychając z ulgą, Dak odłożył słuchawkę. Prędzej mi kaktus na dłoni wyrośnie, nim do niego zadzwonię. Pomyślał i poszedł do biblioteki, gdzie nalał sobie podwójną porcję mocnej szkockiej. Sącząc, przestrzegał się w duchu. Opanuj irytację. Ale zanim za bardzo się odprężysz, zadzwoń do szpitala i spytaj o Kate. Byłoby całkiem struchane, gdyby się dowiadywała, czy dzisiaj wieczorem odwiedziłem Kate. Pielęgniarka z oddziału intensywnej terapii była pełna optymizmu. Kończę dyżur, pani Konelni. Jak pan wie, rano ustąpiła gorączka. Pacjentka miała bardzo dobry dzień. To wspaniale. Dziękuję pani za najnowsze wiadomości. Dręczyła go jedna myśl. Czy Kate była przytomna podczas wizyty księdza? Udzielił jej sakramentu namaszczenia. Czy to znaczy, że Kate była na tyle przytomna, by z nim porozmawiać? A jeśli tak, co mu powiedziała? Rozdział 56. We wtorek wieczorem ksiądz Dan Martin pojechał po swego byłego proboszcza, osiemdziesięcio ojca Michaela Ferisa, który mieszkał w jezuickim domu dla emerytów w Riverdale, zachodniej części Bronxu. Pozostawił Ferisowi wybór lokalu, doskonale wiedząc, że będzie to restauracja Neriego, kultowy irlandzki pap przy wschodniej 57 na Manhattanie. Otwarty ponad 45 lat temu, 17 marca w Dzień Świętego Patryka, pap był ulubionym lokalem ojca Ferisa. Chodził tam na obiady, kiedy był proboszczem u świętego Ignacego Loyoli, i to się nie zmieniło. Dan zamówił stolik na ósmą i o ósmej już siedzieli w pubie z zadowoleniem popijając z drinka ojciec michael pierwszy nawiązał do wydarzeń które dotknęły rodziny Konellich. znałem ich wszystkich powiedział stary Dennis i jego żona Bridget byli naszymi parafianami później Douglas i Susan wzięli u nas ślupi przeprowadzili się do apartamentów w pobliżu piątej alei dag nadal tam mieszka i właśnie na ten temat Dan Martin chciał porozmawiać. Nie zamierzał sam nawiązywać do tej sprawy, ale teraz miał ją, podaną jak na talerzu. Jeśli ojciec pamięta, w czasie tamtego wypadku dopiero co zostałem wyświęcony i pomagałem u świętego Ignacego. Koncelebrowałem msze pogrzebową. Następnego dnia zadzwoniłem do Daglasa, chciałem w miarę możliwości mu pomóc. Nie sądzę, by Ktokolwiek z nas zdołał mu pomóc. Szalał na punkcie Susan. Nigdy nie widziałem bardziej zakochanej pary. Wiem, że przygniatało go poczucie winy, że stracił nie tylko ją, ale też brata i czworo bliskich przyjaciół. Stał przy sterze, ale śledztwo dowiodło bez cienia wątpliwości, że to nie była jego wina. Nie stwierdzono żadnych zaniedbań ani pijaństwa. Kiedy wypływali nocą na Tuńczyki, nigdy nie mieli alkoholu na łodzi. Lis, Kelnerka, która pracowała w pubie od pierwszego dnia jego istnienia, stanęła przy stoliku. "Niech zgadnę", powiedziała. "Ojciec Mike zamówi przystawkę z irlandzkiego łososia oraz peklowaną wołowinę z kapustą." "Masz świętą rację, Lis", potwierdził staruszek. "A dla ojca dana koktajl z krewetek i na główne danie łosoś?" "Nie wiedziałem, że jestem taki przewidywalny, ale trafiłaś w dziesiątkę." Odrzekł z uśmiechem Dan, po czym podjął przerwaną rozmowę z dawnym proboszczem. Ojcze, obaj widzieliśmy wiele cierpienia, ale ciągle stoi mi przed oczyma Daglas Connelly, trzymający za rączkę trzyletnią Kate na pogrzebie swojej żony i brata. Kiedy później odwiedziłem go w domu, miałem wrażenie, że rozmawiałem z kimś, kto stracił zmysły. <laughs> Zgadzam się. Dręczyło go straszne poczucie winy, a z drugiej strony tak się czuje człowiek ocalały z tragedii, w której zginęła ukochana osoba. W jego przypadku to były dwie ukochane osoby i czworo bliskich przyjaciół. Mieli radar, ale to było trzydzieści lat temu. Można by pomyśleć, że jeśli wypłyniesz z bruklińskiego portu o jedenastej w nocy, masz Atlantyk dla siebie tymczasem panował wtedy spory ruch. Jak wiesz, zamierzali dopłynąć do żerowiska tuńczyków o świcie. Mieli do przebycia około stu kilometrów. Ojciec Ferris przerwał, by posmarować masłem słoną bułeczkę. Ugryzł kawałek i pokręcił głową. Tak widział holownik. Między nimi było sporo miejsca. Nie dostrzegł jednak i nie zauważył na radarze barki. Liny były długie. No, ciemna więc. Kiedy w bezpiecznej odległości skręcił łodzią, ustawiając ją za holownikiem, lina dosłownie odcięła dno. Kamizelki ratunkowe i ponton przechowywano koło steru. Zdążył wyrzucić ponton na wodę i wyciągnąć kamizelkę. Pozostali byli w kabinie. Nie mieli najmniejszych szans. Łódź momentalnie zatonęła. Nikt na holowniku nie wiedział, co się stało, przypomniał sobie Dan Martin. Nie. Na holownikach zwykle nie ma licznej załogi, a kto o tej porze nie spał? Oczywiście, kiedy następnego dnia nie można było połączyć się z łodzią przez radio, Ratownicy wyruszyli na poszukiwania i znaleźli w półżywego Daga na pontonie. Spadły na niego kawałki łodzi. Na całym ciele miał siniaki i głębokie rany. Potem wyłowiono zwłoki pozostałych. Pogrzeb Susan i konora odłożono, żeby Dag mógł wziąć w nim udział. Wierzyć się nie chce, że teraz jego córka doznała obrażeń mózgu, bo to samo przydarzyło się wtedy jemu. Miał zaniki pamięci. Czasami zwracał się do Susan, jakby. Przy nim była. Po tym wypadku już nigdy nie był sobą, przynajmniej wówczas, gdy go widywałem. Ojciec Ferris spojrzał ponad ramieniem swojego towarzysza i westchnął. Stary Denis Francis Connelly często tu bywał. Ten to dopiero miał charakter. To było zanim przyszedłem do świętego Ignacego. Może miałeś szczęście. To był najbardziej zrzędliwy, przesądny, ograniczony stary Irlandczyk, jakiego zdarzyło mi się poznać. Jego dzieje są interesujące. Ten dubliński ulicznik z bystrym umysłem wiedział, że potrzebne mu wykształcenie i zdołał uzyskać stypendium w Trinity College. Zaraz po ukończeniu studiów popłynął do Stanów Zjednoczonych i zatrudnił się jako posłaniec w nowojorskim gmachu giełdy. W wieku dwudziestu dwóch lat już wykombinował, że to odpowiednie miejsce do nauczenia się, i jak robić pieniądze, i rzeczywiście je zrobił. Kelnerka podała przystawki. Michael Ferris rozejrzał się po sali, biorąc do ręki widelec. Pamiętam, jak Hugh Carey był gubernatorem. Często tu przychodził. Mówił, że dobry Bóg zmienił wodę w wino, a Jimmy Neary odwrócił ten proces. Jimmy był zachwycony i często to powtarzał. Tracy Sloan. Po jej zaginięciu Jack Whorf należał do licznego grona osób przesłuchiwanych w tej sprawie. Dobiegał wtedy trzydziestki i pracował jako młodszy księgowy w fabryce Connellich. Wieczorami często bywał w Bobby's Joint w Village. To wtedy zaczął się obracać w towarzystwie przyszłych aktorów i aktorek, którzy zarabiali na życie kelnerowaniem w miejscowych lokalach. W Bobby's Joint zbierali się mężczyźni w jego wieku, żeby podrywać ładne dziewczęta. Tracy Sloan była najładniejsza. Zbyła mnie, myślał Jack, starannie ćwicząc to, co powie policji pewnego dnia przechodziłem obok sklepiku z biżuterią jakich w wilcz było pełno i zobaczyłem faceta grawerującego imiona na medalionach ze sztucznymi szafirami w oknie wisiał cały pęk a na jednym widniało imię Tracy kosztował osiem dolców dwa dni później spotkałem Tracy w Bobby's Joint i chciałem jej go dać bez zobowiązań powiedziałem kiedy zobaczyłem ten medalion nie mogłem się powstrzymać jest w kolorze twoich oczu byli przy tym jej kumple z Tom z Bistro, przypomniał sobie Jack. Jeden z nich oświadczył, nic ci z tego nie przyjdzie i wszyscy się śmiali. Później odkupiła ode mnie ten medalion. To było jakieś pół roku przed jej zaginięciem. Powiedział wtedy policjantom, że był trochę rozczarowany, bo kiedy przypadkiem wpadli na siebie u bobiego, nigdy nie widział u niej tego medalionu. O trzeciej po południu w środę po dwóch piwach i kanapce Jack Wharf nadal przygotowywał historyjkę dla policji, dokładając starań, by była identyczna z wersją, którą podał niemal dwadzieścia osiem lat temu. Tego wieczoru, gdy zaginęła Tracy, pracował do za szósta, a potem pojechał prosto do domu, tak wtedy zeznał. Mieszkał na Long Island City, około półtora kilometra od fabryki. Nie czuł się dobrze i wcześniej się położył. Nie był jeszcze wtedy żonaty jak to się stało że Tracy Sloane skończyła pogrzebana na fabrycznym parkingu w tamtym czasie wykładali go kostką brukową myślał Jack powiem glinom że wspomniałem o tym u Bobiego dwa dni przed zaginięciem dziewczyny chłopcy żartowali że chyba wybiorą się na zwiedzanie muzeum z fikuśnymi meblami a ja im powiedziałem że będą musieli z tym poczekać przez ostatnie dwa lata zimy były bardzo śnieżne parking cały popęgał i teraz go remontowano Niektórym rzeczywiście o tym mówiłem. Wiem, że tak. Niech gliniarze na nowo ich przesłuchają. To była najlepsza historia, jaką mógł wymyślić. I na tyle zbliżona do prawdy, że powinna zabrzmieć przekonująco. Poczuł złość, kiedy sobie przypomniał, jak przed laty chciał podarować Tracy ten naszyjnik. Niebieski to mój ulubiony kolor, powiedziała, a szafir to mój ulubiony kamień. Wiesz co, Jack? Bardzo mi się podoba. Ale chcę za niego zapłacić. Nawet mnie stać na 8 dolarów. Nie zgodził się, więc zdjęła medalion i próbowała go oddać. Okej, okay, stwierdziłem. Mówiłaś, że ci się podoba, więc dobra, zapłać. A jeśli nie wierzysz, że kosztował tylko 8 dolarów, przejdź się na MacDougall Street. Przekonasz się, że pełno takich medalionów wisi tam w witrynie. Mimo upływu lat. Wciąż czując głęboką urazę, Jack przypomniał sobie tamtego mądrale, który słyszał ich rozmowę i widział, jak Tracy daje mu pieniądze. Później, tego samego wieczoru, ten gość miał czelność powiedzieć — Jack, spójrz prawdzie w oczy, Tracy ma klasę, nie jesteś w jej typie. Kiedy ktoś z ekipy usuwającej gruz zerknie do leja i wywoła alarm, Jack Worf czekał w ponurym nastroju. Włączył telewizor i skakał z kanału na kanał. Na wszystkich wałkowali historię dzikiego lokatora ciężarówki na parkingu fabryki Konelnych, którego policji udało się już zidentyfikować. Był nim Clyde Hodgkiss, odznaczony kilkoma medalami weteran wojny wietnamskiej. Do domu wrócił z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, przez pewien czas na próżno próbował jakoś się z nimi uporać, a potem ponad czterdzieści lat temu porzucił żonę i małe dziecko. Rzecz niewiarygodna, ale dzisiaj rano, na kilka minut przed śmiercią w szpitalu Bellevue, Hotchkiss spotkał się ze swoją wciąż kochającą go żoną i synem. Dziennikarze złapali peggy i skipa, kiedy oboje wysiadali z samochodu przed domem peggy na Staten Island. Matka i syn odmówili komentarza, pospiesznie chroniąc się przed kamerami i mikrofonami za zamkniętymi drzwiami. O w pół do szóstej w wiadomościach lokalnych pojawiły się nowe szczegóły. Po powrocie z Wietnamu Clyde Hodgkins był brygadzistą w wielkiej firmie budowlanej. Dziennikarze rozmawiali z elektrykiem, który z nim pracował. Clyde wiedział absolutnie wszystko o swojej robocie: hydraulika, ogrzewanie, co pan chce. Jak pan sądzi, mógłby spowodować ten wybuch? Hm. Jak był przy zdrowych zmysłach, nie. Dawno temu był dobrym człowiekiem, ale jeśli pan pyta, czy miał wiedzę techniczną, jak to zrobić, odpowiedź brzmi twierdząco. Jeżeli buduje pan dom i montuje instalację gazową, a na tym polegała jego praca, musi pan wiedzieć, czym to się je. Tego rodzaju wypowiedzi powinny wprawić Daga w dobry humor, pomyślał Jack. A ten Hotchkiss mieszkał na ulicy przez czterdzieści lat. Może rzeczywiście kręcił się koło fabryki przed dwudziestoma ośmioma laty? Może policji uda się zwalić na niego morderstwo Tracy? Uświadomił sobie, że... Nie zadzwonił do Daga, by go ostrzec, że w każdej chwili ktoś może wywołać alarm, jeśli znajdzie na terenie fabryki szczątki Tracy Sloan. W końcu zebrał się na odwagę i sięgnął po telefon. Odczuł prawdziwą ulgę, kiedy jego szef nie odebrał. Jack wiedział, że ta wiadomość zdenerwuje Connellego z kilku powodów. Nie będzie chciał, żeby mu przypominano, że jego brat Konor, który zginął w wypadku na jachcie... Także należał do znajomych Tracy Sloan, pomyślał ponuro. Rozdział 69. Justin Kramer bez wahania przyznał przed samym sobą, że Hannah Connelly niezwykle mu się podoba. W chwili, gdy otworzyła drzwi mieszkania swojej siostry i stanęła w progu, coś się stało. Miała na sobie dres do biegania, który podkreślał zgrabną figurę i wąską talię. Oczy w ciemniejszych odcieniach błękitu niż oczy jej siostry były ocienione długimi czarnymi rzęsami. Justin nie wiedział, jaką kobietę spodziewał się zobaczyć. Pewnie podobną do Kate, wysoką i jasnowłosą. Wspominając krótkie spotkanie z Daglasem konelnim zorientował się, że Hanna odziedziczyła wygląd po ojcu niezwykle przystojnym mężczyźnie. Nie da się ukryć, że mnie zbył i że coś go zdenerwowało, pomyślał Justin. A kiedy zadzwoniłem do Hany, nie sprawiała wrażenia ucieszonej z tego, że ojciec był w mieszkaniu jej siostry. Ciekawy dlaczego? W środę wieczorem po powrocie z pracy, Justin postanowił dowiedzieć się czegoś więcej na temat rodziny konelnych. Jako ekspert w odnajdywaniu i lokalizowaniu informacji, rozpoczął poszukiwania w sieci. Najświeższe materiały były to głównie artykuły o pożarze w fabryce. Justin wiedział już wcześniej, że Kate i dawnego pracownika, który nie krył urazy do właściciela, podejrzewano o spowodowanie wybuchu, ale od samego początku nie wierzył, że Kate mogłaby być zdolna do takiego postępku. Spotkał ją tylko raz przy podpisywaniu aktu sprzedaży mieszkania i to wystarczyłoby, nabrał takiego przekonania. Artykuły prasowe nawiązywały do tragedii sprzed dwudziestu ośmiu lat, kiedy matka Hanny i Kate, ich stryj oraz cztery inne osoby utonęli w wypadku na jachcie. Przeżył jedynie ojciec. Justin kontynuował poszukiwania i w końcu trafił na zdjęcia z pogrzebu Susan Connelly i jej szwagra konora. Mimo, że upłynęło tyle lat, poczuł wzruszenie na widok trzyletniej Kate która trzymając ojca za rękę wchodziła i wychodziła z kościoła pod wezwaniem świętego Ignacego Loyoli, a potem stała przy rodzinnym grobowcu na cmentarzu Brama Niebios w hrabstwie Westchester. Na wielkiej, ozdobnej tablicy było wyryte nazwisko Connelly, a pod nim imiona osób już pochowanych w grobie: Denis, Francis i Bridget O'Connor. Pewnie dziadkowie, pomyślał Justin. Po raz ostatni spojrzał na fotografię przedstawiającą Kate i jej ojca Kładących po jednej długiej róży na trumnach Po czym wpisał w wyszukiwarkę Denisa Francisa Connellego To, czego się dowiedział o założycielu fabryki było zaskakujące i budziło niepokój Prawdziwy świr! powiedział na głos Nie chciałbym mieć takiego ojca! Kręcąc głową wyłączył komputer Dochodziła siódma wieczorem czy hanna jest w szpitalu u siostry? A może poszła z kimś na kolację? Poczuł ukłucie zazdrości. Mam nadzieję, że nie, pomyślał. Cóż, nie zaszkodzi sprawdzić. Sięgnął po komórkę. Hanna odebrała po pierwszym sygnale. Wysiadam z taksówki przed domem, powiedziała. Kate miała dobry dzień, tylko wydaje się niespokojna. Lekarz mówi, że to dobry znak. Niewykluczone, że próbuje się obudzić. Wspaniale! Odparł Justin. Po krótkim wahaniu zapytał. Jadłaś już kolację? Nie, ale szczerze mówiąc brakuje mi sił, żeby gdzieś pójść. Lubisz chińszczyznę? Tak. Kilka przecznic ode mnie jest Shun Li West, najlepsza chińska restauracja w mieście. Jeśli się zgodzisz, kupię twoje ulubione dania i przywiozę do ciebie. Nakryję do stołu, podgrzeję jedzenie, podam i posprzątam. Nic nie będziesz musiała robić. Wstrzymał oddech. Hanna wybuchnęła śmiechem. — To najlepsza propozycja, jaką dzisiaj dostałam. Proszę zupę z pierożkami wonton i kurczaka w sezamie. Znasz mój adres? Rozdział siedemdziesiąty Przekonawszy się, że Hanna zabrała biżuterię Kate, Douglas Connelly marnie spał w nocy z wtorku na środę i rano obudził się z bólem głowy. Sandra przyszła wcześniej, a jej obecność była irytująca, choć też przydatna. Ta dziewczyna za dużo mówiła — Przerzucała długie platynowe włosy z pleców na piersi, pochylała głowę tak, że zasłaniały jej twarz, którą potem unosiła i włosy rozstępowały się niczym morze czerwone, a wtedy kusząco trzepotała rzęsami. Musieli mieć szkołę uwodzenia w tej dakocie południowej, czy tam skąd do diabła ona pochodzi. I nauka subtelnego flirtowania należała do programu, pomyślał Dak, tak dyskretnego jak ciężarówka Maka jadąca przez Central Park. Ale co zadziwiające, Sandra umiała gotować. Oznajmiła, że Dagowi potrzebne solidne śniadanie, które zaraz mu przyrządzi. Kiedy wcześniej zostawała na noc, zamawiali śniadanie z restauracji w budynku. Jajka w koszulkach były letnie, tosty przypalone, a chociaż w restauracji słono sobie liczyli za usługę, nigdy się im nie udało dostarczyć gorącej kawy. W środę rano, dzięki obecności prawie Miss Uniwersum, w kuchni sok pomarańczowy był zimny, jajka idealnie ugotowane, bekon w sam raz chrupiący, a tosty w odpowiednim odcieniu brązu. Sandra pokroiła grejfruta, pomarańcze i gruszki, które znalazła w lodówce i apetycznie ułożyła na talerzu. Sprzątaniem zajmowały się pokojówki. Przychodziły o pierwszej, więc jeśli Dak spał do późna albo miał gościa, nie drażniły jego uszu szumem odkurzacza. Szofer Bernard zajmował się podstawowymi zakupami i dbał o zapasy w barku. Jeśli Dag zapraszał gości na koktajl albo kolację, wystarczył jeden telefon do Glorious Food, eleganckiej firmy cateringowej. Kiedy po śniadaniu Sandra posprzątała w kuchni, co ograniczyło niemal z cudem, Dag uznał, że najlepiej by było, gdyby już sobie poszła. Musiał się zastanowić. Tymczasem dziewczyna zapytała: Dag, byłeś wczoraj u Kate? Nie. Słyszałem, że odpoczywa po ataku gorączki. Uważam, że powinieneś teraz ją odwiedzić. Pojadę z tobą. Nie zapominaj, że ja ją poznałam i chciałabym odmówić za nią modlitwę. To oznacza wszczęcie trzeciej wojny światowej z Haną, bo myślał Doug, wstając od stołu. Godzinę później Sandra rozmawiała z doktorem Patelem. Kate jest niespokojna, mówił. Uważam to za dobry znak. Chcę myśleć, że walczy o powrót do nas i buntuje się przeciwko środkom uspokajającym. Opuchlizna mózgu ustępuje. Muszę jednak ostrzec, że dopóki środki uspokajające nie przestaną w pełni działać, nie będziemy wiedzieli, w jakim stopniu mózg Kate uległ uszkodzeniu. Dodam też, że nie będzie rzeczą niezwykłą, gdyby nie pamiętała absolutnie niczego z wydarzeń tuż przed wypadkiem. Możemy teraz ją odwiedzić, panie doktorze? Zapytała Sandra. Dak miał nieprzyjemną świadomość, że ta dziewczyna zachowuje się tak, jakby była oficjalną rzeczniczką rodziny konalnych. Ostrzegawczym gestem położył jej dłoń na ramieniu. Bardzo chciałbym zobaczyć córkę, powiedział, kładąc nacisk na chciałbym. Czy to znaczy, że nie mogę się za nią pomodlić, Dak? Tak nie był zadowolony, że tę wymianę zdań słyszał lekarz. Bardzo mu się nie podobało, że Sandra ma na sobie sweter z głębokim dekoldem, odpowiedni raczej na wyjście do nocnego klubu w Meatpacking District, a nie na wizytę w szpitalu. Wcześniej tak był pogrążony w myślach, że tego nie zauważył. Na szczęście jednak dr Patel powiedział, że dzisiaj rano Hanna była u siostry. Tak więc niemal na pewno nie wróci w ciągu następnych dziesięciu minut. Nie musi jej mówić, że pozwolił Sandrze odwiedzić Kate. — Chodźmy. Powiedział szorstko. Kate poruszała się, ale oczy miała zamknięte. Dag wziął ją za rękę. Córeczko, to ja, tatuś. Tak bardzo cię kocham. Musisz wyzdrowieć dla mnie i dla Hany. Dasz radę. Jesteś nam potrzebna. Po jego policzkach płynęły łzy. Stojąca z drugiej strony łóżka Sandra łagodnie pogłodziła Kate po zabandażowanym czole. Kate, tu Sandra. Jadłyśmy razem kolację w wieczór przed wypadkiem. Pomyślałam, że jesteś taka piękna i mądra i to... Prawda? Znowu taka będziesz. Chcę zostać twoją najlepszą przyjaciółką. W razie jakichkolwiek kłopotów możesz na mnie liczyć. Dosyć, Sandro! Przerwał jej tak gniewnym szeptem. Teraz się pomodlę. Sandra zamknęła oczy i uniosła głowę. Piękna Kate, niech Bóg cię błogosławi i uzdrowi. Amen. Kate. Nie mogła się z nimi porozumiewać, ale wszystko słyszała. Zapadła na powrót w sen z jedną wyraźną myślą w głowie. Lalunia. Tak miał nadzieję, że wieczorem Sandra będzie chciała sprawdzić pocztę albo znowu zjeść kolację z przyjaciółkami. Ale ona wsiadła do Bentley'a i oznajmiła. — Bernard, wracamy do domu. Na wieczór zarezerwowałam stolik w Soho North, więc przyjedź po nas o wpół do dziewiątej. Nasz chłopiec musi wyjść z domu. Ma za wiele na głowie i to nie jest w porządku. Dag już miał się wykręcić pod pretekstem, że zaczyna go łapać migrena i musi się położyć w zaciemnionym pokoju, więc najlepiej będzie, jeśli Bernard odwiezie Sandra do domu. Ale z drugiej strony perspektywa samotnego wieczoru wcale go nie pociągała. Kolacja z dobrym winem w restauracji, w której często bywali celebryci, bardziej mu odpowiadała. Brzmi zachęcająco, stwierdził usiłując nadać głosowi wesołe brzmienie. Za dwadzieścia szósta zadzwonił telefon. Sandra zdążyła nalać szkockiej dla Daga i przyrządzić Martini z sokiem z jabłek. Podbiegła do telefonu i spojrzała na wyświetlacz. To Jack Worth? Powiedziała. Niech dzwoni. Nie jestem w nastroju na rozmowę z nim. Po dziesięciu minutach aparat znowu zadzwonił. Numer się nie wyświetlił oświadczyła Sandra, która ze szklaną Martini w dłoni przemierzyła ponownie bibliotekę, by spojrzeć na telefon stacjonarny. Nieważne, albo czekaj, odbiorę. Tak nagle sobie przypomniał, kto może dzwonić. Rezydencja Konellich? Powiedziała Sandra do słuchawki tonem, którym, jak sobie wyobrażała, powinna przemawiać pani domu albo sekretarka. Daj mi Daga Konellego, polecił cichy, rozgniewany głos. Z kim rozmawiam? Powiedziałem, żebyś go dała do telefonu. Sandra zakryła mikrofon dłonią. To jakiś świr! Nie chce się przedstawić i mówi tak, jakby był wściekły! Nie wiedząc, czego się spodziewać, dak wstał i szybkim krokiem ruszył do telefonu. Dagle's Connelly! — powiedział do słuchawki, czując nagły gniew. Wiedziałeś z kim zadzierasz, kiedy pociągnąłeś za te dźwignie? Dak rozpoznał głos, ale pytanie zbiło go z tropu. Myślałeś, że ujdzie ci na sucho ta głupia sztuczka, ty kretynie? No to już wiesz, że nie. Do piątku rano na moim kącie mają się znaleźć cztery miliony dolarów. W przeciwnym wypadku nie doszyjesz soboty. Trzy i pół miliona jesteś mi winien. Reszta to odsetki za szkody moralne. Nie wiem, o czym mówisz. W takim razie przypomnij sobie naszą ostatnią transakcję i może to do ciebie dotrze. Ale wiesz, co ci powiem? Pewnie potrzebujesz więcej czasu na zgromadzenie takiej sumy, więc przedłużę termin do poniedziałku. Ale dopłacisz za to dwieście tysięcy to kara, bo zrobiłeś ze mnie głupka. Dak usłyszał sygnał zakończenia połączenia. Zaciskając dłoń, odłożył słuchawkę na Widełki. Dagi. Dag, Doug, Co się stało? Wyglądasz, jakbyś miał zemdleć. Kto dzwonił? Co powiedział? Sandra stała koło niego, podtrzymując mu dłoń ze szklanką, z której whisky ciekła mu na rękaw. — O mój Boże... — jęknął Douglas. — O Boże, i co ja teraz pocznę? Rozdział siedemdziesiąty O piątej w środę wieczorem Frank Ramsey i Nathan Klein zadzwonili do drzwi Otrzymali potwierdzenie, że Gaz nie wygrał na loterii na terenie Stanów Zjednoczonych i uzgodnili, że to przesłuchanie będzie ostrzejsze i podzielą się rolami. Frank okaże wdowie współczucie, a Nathan będzie podważał historię o wygranej. Lottie otworzyła po drugim dzwonku. Lecz nawet jeśli ich widok ją zaskoczył, nie dała tego po sobie poznać. Jej postawa uległa zmianie, obaj od razu to zauważyli. Wyglądała na mniej przerażoną i bardziej pewną siebie. — Byłoby lepiej, gdyby panowie uprzedzili telefonicznie o wizycie — powiedziała, wpuszczając ich do środka. — Mogli panowie oszczędzić sobie niepotrzebnej jazdy. Zaraz wychodzę do sąsiadki, która była taka miła, że zaprosiła mnie na wczesną kolację. — W takim razie cieszymy się, że panią zastaliśmy, pani Schmidt. Nie zajmiemy pani wiele czasu — odparł Frank uprzejmie i ruszył do salonu. Lottie go zatrzymała. Może usiądziemy w jadalni. Myślę, że moje albumy fotograficzne mogą panu zainteresować. Nie dodała, że kiedy parę dni temu pożegnała się z Peterem Kaląłem, siedziała tam przy stole długo się zastanawiając. Nie ulegało dla niej wątpliwości, że chociaż Peter zgodził się ją reprezentować, nie uwierzył, że nie miała pojęcia, skąd gaz wziął pieniądze na dom Gretchen. A jeśli mój pełnomocnik mi nie wierzy, tym bardziej nie przekonam innych. Uznała Lotti. Cóż muszę wymyślić historię, która może się okazać bardziej wiarygodna. Z tą myślą ściągnęła rozkładane schody na strych i przyniosła stary album oraz kilka oprawionych w ramki fotografii, przedstawiających surowych mężczyzn w mundurach i kobiety w eleganckich sukniach. Wszystko to było przechowywane w pudle, którego nikt nie otwierał od dnia, gdy wprowadzili się do domu. Starannie wytarte skórzu pamiątki leżały teraz na stole w jadalni. Lotti zaprosiła tam detektywów. Tym razem nie zaproponowała im niczego do picia. Słyszeli panowie, że mój mąż był doskonałym rzemieślnikiem, a Douglas Connelly ze swoim pachołkiem, Jackiem Worfem, zmusili go do odejścia na emeryturę, zaczęła mówić. To prawda, ale to nie wszystko. Ponieważ nikt nie wie, że Gaz pochodził z jednej z najlepszych rodzin w Niemczech, przesunęła odwrócony album, w stronę inspektorów. Podczas pierwszej wojny światowej jego dziadek, marszałek polny Augustus Wilhelm von Müller, był prawą ręką kaisera. Na tym zdjęciu stoi obok cesarza. Obaj mężczyźni ze zdumieniem wpatrywali się w album. A to fotografia domu jego dziadka. Ojciec Gasa urodził się jako drugi syn w rodzinie. Kiedy Gas był mały, jego rodzice zginęli w wypadku. Przewrócił się powóz, którym jechali w deszczową noc. Gaz nie miał rodzeństwa. Po tym wypadku zamieszkał i wychowywał się u wujostwa. To był zamek nad renem, pełny bezcennych, zabytkowych mebli i obrazów. Mój mąż nie uczył się miłości i szacunku do pięknych dzieł sztuki w muzeum. Pierwsze osiem lat życia spędził w domu, będącym w istocie muzeum i nigdy o tym nie zapomniał. Lotti przewróciła kartę. Tu jest gaz ze swoimi kuzynkami, kiedy miał sześć lat. Jak panowie widzą, był jedynym chłopcem i w końcu odziedziczyłby zamek za wszystkim, co się w nim znajdowało. W jej głosie zabrzmiało wzruszenie. Dziadek Gasa pogardzał Hitlerem. Millerowie nie byli Żydami, ale, jak wiele znakomitych starych rodzin, po dojściu Hitlera do władzy zniknęli i stracili życie. Domy i majątki zostały skonfiskowane. Gaz był w szpitalu na operacji wyrostka, kiedy aresztowano jego rodzinę. Gestapo przyszło tam po niego. Pielęgniarka ukryła gasa i pokazała im ciało chłopca, który właśnie umarł. Powiedziała, że to młody von Miller, a oni jej uwierzyli. Pielęgniarka, która nazywała się Schmidt, zabrała potem gasa do swojego domu. W ten sposób przeżył. Wychowywał się jako syn pielęgniarki? Zapytał Ramzej. Tak. Przeprowadziła się do innego miasta i zapisała go do szkoły. Ostrzegła, by nigdy nie opowiadał o swoim poprzednim życiu, ponieważ także zginie. Gasa przeraziła okrucieństwo kryształowej nocy oraz fakt, że jego żydowscy przyjaciele w szkole musieli nosić żółte opaski. Oczywiście zanim zniknęli. Czyli był jedynym członkiem rodziny, który ocalał. Naturalnie. Pozostali zginęli w obozach. Zamek dziadka przejęli naziści, później zbombardowali go alianci i nikt nie wiedział, czy pozostał jakiś majątek. Gas nigdy nie chciał rozmawiać ze mną o przeszłości. Po wojnie... Naród niemiecki straszliwie cierpiał. Gaz rzucił szkołę w wieku szesnastu lat, kiedy jego przybrana matka zachorowała i umarła. Musiał polegać wyłącznie na sobie, zatrudnił się więc w warsztacie naprawiającym meble. Mieliśmy oboje po dwadzieścia lat, kiedy się pobraliśmy. Gaz brał ślub w pożyczonym garniturze. Uśmiechnęła się do wspomnień. To dlatego ludzie uważali Gaza za sztywnego, wręcz autokratę. Miał to w genach. Był potomkiem szlacheckiej rodziny. Pani Schmidt. To szalenie fascynujące, powiedział Frank Ramsey. Ale jak wyjaśnia fakt, że mąż był w stanie dać Greczen dość pieniędzy na zakup bardzo drogiego domu oraz opłacić dla niej roczną rentę? Zapewne orientują się panowie, że istnieją organizacje poszukujące majątków zagrabionych przez nazistów. Wiele lat temu Gaz się skontaktował z jedną z nich i to wszystko, co wiem. Nie cierpiał mówić o pierwszych latach swojego życia, zbyt mocno go to bolało. Ale pięć lat temu powiedział mi, że w końcu miał wiadomość od tej organizacji. Udało się dobić targu z obecnym właścicielem obrazu, który, jak dowiedziono bez cienia wątpliwości, pochodził z zamku. Ten człowiek zgodził się zapłacić uczciwą sumę, pod warunkiem, że jego nazwisko nigdy nie zostanie ujawnione. Gaz przyjął ofertę. Powiedział mi tylko tyle, że wykorzystał te pieniądze na kupno domu Greczen. Otrzymał zapłatę za obraz, który według prawa do niego należał i dlatego proszę, by panowie opuścili mój dom i przestali robić złodzieja z Augustusa Wilhelma von Millera II. Chociaż gaz nie żyje. Wiem, że są panowie przekonani, że jest podpalaczem. Zakończyła z goryczą Lotti, odsuwając krzesło. Czy to panom wystarczy? W milczeniu poszli za nią do drzwi. Kiedy przekroczyli próg, Usłyszeli zdecydowany szczęk przekręcanego klucza. Spojrzeli na siebie w gęstniejącym mroku, ale wtedy zadzwoniła komórka Franka. Dzwonił detektyw z posterunku w pobliżu fabryki. — Frank, przed chwilą dostaliśmy wiadomość z fabryki Konelnich. Na parkingu powstał lej, w którym znaleziono szkielet. Nie ulega wątpliwości, że ciało leżało tam przez długi czas. Prawdopodobnie to kobieta. Na szyi ma medalion z wyrytym imieniem Tracy. Zapewne to Tracy Sloan, młoda aktorka, która zaginęła 28 lat temu. — Zaraz tam będziemy — odparł Frank i rozłączył się, po czym przekazał Nathanowi informacje o niewiarygodnym znalezisku w fabryce. Pobiegli do samochodu. Kiedy Frank włączył silnik, Nathan zapytał. — Frank, z odszedł z domu prawie 40 lat temu. Sądzisz, że mógł się kręcić koło fabryki w czasie, gdy zaginęła Tracy Sloan? — Nie mam pojęcia — ale jeśli rzeczywiście tak było, cholernie trudno będzie to udowodnić. Rozdział 72 Justin i Hanna siedzieli przy stole w małej jadalni. Skończyli jeść wyśmienite chińskie dania, które przyniósł Justin, i czytali wróżby z ciasteczek. Justin rozwinął wąski pasek papieru. Rok węża przyniesie ci wiele szczęścia odczytał na głos. Sprawdził w telefonicznej wyszukiwarce i dowiedział się, że rok węża zaczyna się za niecałe dwa miesiące Przepowiednia Hany nie była tak jednoznaczna Mądrość przychodzi do tych umysłów, które są otwarte naprawdę Wielkie nic, powiedziała ze śmiechem Żałuję, że nie wybrałam twojego A jest ich więcej, chcesz spróbować? Albo podzielę się z tobą moim Uśmiechnęli się do siebie Oboje mieli przyjemną świadomość, że coś się między nimi zaczyna i to im się podobało. Przy kolacji Justin opowiadał o sobie: Moja mama pochodzi z Bronxu, tata z Brooklynu. Poznali się na uniwersytecie Columbia. Po ślubie przeprowadzili się do Princetown. Mama wykłada literaturę angielską, tata jest dziekanem Wydziału Filozofii. Mam młodszą siostrę, jest rezydentką w szpitalu Hackensack. Hanna widziała ożywienie na jego twarzy i wyczuła, że dzieciństwo Justina było normalne i szczęśliwe. Smętnie pomyślała o własnym dorastaniu. Tata ciągle gdzieś wychodził. rozmery Mace powtarzała mu, że powinien się ożenić, bo jego córki potrzebują matki. Hana pamiętała, jak wyobrażała sobie, że mama żyje i chwali ją za szóstkę z dyktanda. Robiła tak, bo Nancy, jej najlepsza przyjaciółka, w pierwszej klasie zawsze jej mówiła, że kiedy dostaje szóstki, mama jest z niej bardzo dumna, a potem idą na lody. Pochwaliłam się, że moja mama też zabrała mnie na lody, wspominała Hana, a wtedy Nancy odparła: Ale ty nie masz mamy. Twoja mama nie żyje. Nie rozmawiała potem z Nancy przez wiele dni, a Kate ciągle się dopytywała, co się stało. Miała wtedy dziewięć lat. W końcu Hana powiedziała, i Kate jej podsunęła, żeby odtąd mówiła, moja mama poszła do nieba, ale starsza siostra nie, więc mam szczęście. A potem Kate i Rosie zabrabują na lody, bo dostała szóstkę. Uświadomiła sobie, że snuje te wspomnienia na głos. Roześmiała się, zakłopotana. Hej, dobry z ciebie słuchacz. Mam nadzieję, choć z drugiej strony moja siostra mówi, że za wiele gadam. Telefon w kuchni zaczął dzwonić. Justin dostrzegł panikę w oczach Hany, gdy zerwała się, by odebrać. Hanna, spokojnie, powiedział, ale poszedł za nią do kuchni, wbrew wszystkiemu, mając nadzieję, że to nie będą złe wieści o stanie Kate. Dzwonił ojciec Hany. Mówił głośno, był zdenerwowany i Justin bez problemu wszystko usłyszał. Przed chwilą dzwonili do mnie ci inspektorzy. Woda z węży strażackich wypłukała głęboki lej na tylnym parkingu. Znaleźli tam szkielet młodej kobiety. Przypuszczają, kto to, ale nie podali mi nazwiska. Szkielet? Wykrzyknęła Hanna. Wiedzą, od jak dawna tam leżał? Nie powiedzieli, Hano, to takie dziwaczne. Nie wiem, co myśleć. Tato, jesteś sam? Y nie, odpowiedział Dak po chwili. Jest u mnie Sandra. Y wychodziliśmy, kiedy zadzwonił telefon. Policja chce z sobą rozmawiać? Tak, już tu jadą. To chyba detektywi z Nowego Jorku, a nie ci, inspektorzy pożarnictwa. W takim razie, naturalnie, musisz na nich poczekać. Zamów kolację w restauracji na dole. Rozmowa z detektywami może zająć dużo czasu. Oczywiście, tak powinienem zrobić. Hano, nie wiem, co myśleć. To wszystko, co się stało, wybuch, Kate i Gaston, włóczęga, który mieszkał w ciężarówce i to, że firma ubezpieczeniowa nawet nie chce ze mną rozmawiać o wypłacie odszkodowania. Daglas Konelni zaczął szlochać. Tato, uspokój się. To nie twoja wina. Wiem, że nie, choć to nie oznacza. Douglas uświadomił sobie, że zaczyna mówić za dużo. Już miał się wygadać, że w ciągu pięciu dni musi zdobyć cztery miliony dolarów. Liczył na pieniądze z odszkodowania za antyki i budynki, ale teraz chyba będzie musiał zwrócić się do agenta, który miał klientów zainteresowanych kupnem nieruchomości. Może uda mu się zawrzeć z jednym z nich szybką umowę i zainkasować zaliczkę w wysokości czterech milionów, nawet gdyby to oznaczało, że zgodzi się na niską cenę. Jeśli obwinią o pożar Gasa i nikogo więcej, firma ubezpieczeniowa w którymś momencie będzie musiała wypłacić pieniądze. Ale gotówka jest potrzebna teraz powiedział sobie. Tato? Wszystko w porządku? Dobrze się czujesz? Hanna uświadomiła sobie, że podnosi głos tak tak tylko jestem w strasznym szoku zadzwoń do mnie po rozmowie z policją niezależnie od tego która będzie godzina dobrze do widzenia rozłączyła się i spojrzała na justina bez słowa wrócili do stołu i usiedli hanna nalała herbaty do filiżanek i zapytała możesz sobie wyobrazić jutrzejsze nagłówki mogę twój ojciec mówił o szkielecie co może oznaczać że ciało było tam od dawna Niewykluczone, że już wtedy, kiedy twój dziadek kupił ziemię sześćdziesiąt lat temu. Widząc zdziwienie na twarzy Hany, nieco nieśmiało wyjaśnił: e, Poszukałem informacji na temat fabryki, ty tego nie zrobiłaś? Nie, to znaczy, tata mówił nam, że jego ojciec, nasz dziadek, dorobił się pieniędzy na Wall Street i kupił tę ziemię. Już wcześniej kolekcjonował antyki, zbudował fabrykę, salon wystawowy i muzeum. Ciągle uzupełniał też swoją kolekcję. Tata zaczynał wtedy kolecz. Teraz ma pięćdziesiąt osiem lat. Nie sądzę, by przypadał mu do gustu fakt, że ma bardzo dorosłe córki. chcę żebyśmy zwracały się do niego po imieniu. Mnie i Kate zawsze brakowało matki, więc fatalnie przyjęłyśmy zamianę ojca na kumpla. Justin wstał. — Wcale się wam nie dziwię. Dobra, wiem, że obiecałem, że nie będę siedział długo, ale... Skoro czekasz na wiadomość od ojca, może chcesz, żebym z tobą został, dopóki znowu do ciebie nie zadzwoni. Hana nie wahała się ani chwili. Bardzo chętnie odrzekła ze słabym uśmiechem. Świetnie, obiecałem też, że posprzątam, więc wypij spokojnie herbatę. Hana znowu spróbowała się uśmiechnąć. Nie będę cię powstrzymywać. Przyszło jej do głowy, że jeśli Daga powiadomiono o odkryciu szkieletu, istnieje szansa, że Jack Wharf też o tym wie. Po wybuchu wpisała jego numer na listę kontaktów. Przez cały czas pobytu Kate w szpitalu zawsze trzymała pod ręką komórkę. Po powrocie z pracy przebrała się w bluzę i spodnie. Wyjęła telefon z kieszeni, znalazła numer Jacka i zadzwoniła do niego. Jeśli ojciec sprawiał wrażenie przerażonego, to głos Jacka Worfa brzmiał, jakby dyrektor fabryki stał przed plutonem egzekucyjnym. — Hano, wiem o tym. Nie mogę teraz mówić, są u mnie policjanci — Zabierają mnie na przesłuchanie na komisariat. Nieważne co usłyszysz, Hano, ja nie zabiłem Tracy Sloane. Rozdział 73. Od chwili aresztowania w kuchni Tomis Bistro we wtorek wieczorem Harry Simon zachowywał się arogancko. Detektywi odczytali mu jego prawa i przewieźli go na komisariat. Zgodził się na rozmowę, oświadczając stanowczo, że nie zrobił nic złego. W żaden jednak sposób nie mógł obalić dowodów pochodzących z kamer monitoringu. To Harry Simon, bez cienia wątpliwości, był człowiekiem, który zawlókł Betsy Trainer, młodą kelnerkę i początkującą aktorkę przez zaułek na dziedziniec, gdzie najpierw napastował ją seksualnie, a potem zgwałcił. Kamery zarejestrowały tylko fragment przestępstwa, ale uchwyciły twarz napastnika i smoka na plecach jego kurtki, co pozwoliło zidentyfikować mężczyznę pochylającego się nad ofiarą leżącą na ziemi. Bez dwóch zdań był nim Harry Simon. Kamery sfilmowały też przerażenie Betsy, kiedy ciągnął ją na podwórze po dwudziestu minutach znowu pokazały jej twarz i wpatrzone przed siebie puste oczy, gdy simon niósł jej martwe ciało do samochodu simon wyraźnie był zdumiony oglądając zapis z kamer powiedział tylko wygląda że to ja ale nie pamiętam żebym komukolwiek zrobił coś złego jeśli to rzeczywiście jestem ja a wcale tego nie potwierdzam. To musiałem stracić rozum. Cierpię na y, chorobę dwubiegunową i czasami zapominam wziąć leki. Potrzebujesz leków, żeby rozpoznać własną twarz na taśmie, albo tę tanią kurtkę ze smokiem, którą miałeś na sobie wtedy i dzisiaj, kiedy po ciebie pojechaliśmy? Spytał ironicznie jeden z detektywów. Potrzebujesz leków, żeby zrozumieć, co zrobiłeś tej dziewczynie? Ale Harry nadal twierdził uparcie, że nie pamięta morderstwa, chociaż przesłuchiwano go przez całą środę. Detektywi przerzucili się na zaginięcie Tracy Sloan. — Pracowaliście razem. Umawiałeś się z nią? — Nie. Nigdy nawet na mnie nie spojrzała. — Lubiłeś się. Wszyscy lubili Tracy. Była bardzo wesoła i miła w przeciwieństwie do innych kelnerek, które od razu czepiają się personelu kuchennego, jeśli zamówienia nie są przygotowane. Na pewno nigdy się z nią nie umówiłeś? Ktoś nam powiedział, że widział was razem w kinie. To kłamstwo. Powiedzcie temu komuś, żeby sobie sprawił okulary. Może zapomniałeś, że doprowadziłeś do zniknięcia Tracy Sloan tak samo, jak zapomniałeś, że w zeszłym tygodniu zabiłeś Betsy Trainer. A może skłoniłeś kumpla, żeby porwał Tracy, tak jak ty porwałeś Betsy i spotkaliście się później, kiedy już załatwiłeś sobie alibi w Bobby's Joint? Hm? Może nawet Tracy jeszcze żyła? Hm? Świetna historia z rodzaju, a może... odparł Harry Simon, najwyraźniej dobrze się bawiąc. Zawsze wiedział, że pewnego dnia go złapią, ale w Nowym Jorku nie było kary śmierci, więc uznał, że sprzyjało mu szczęście. Gdyby aresztowano go w Teksasie po zaginięciu tamtej ćmy barowej, czy też w Kalifornii po zaginięciu modelki, poznanej na plaży, albo w Colorado, po zaginięciu autostopowiczki, którą podwiózł, pewnie skończyłby w celi śmierci. Chociaż detektywi nie dawali mu odpocząć, on błądził myślami gdzie indziej. Wszystkie te dziewczyny spotkał w czasie wakacji. Nigdy nikomu nie mówił, dokąd naprawdę się wybiera. Kumplom z kuchni u Tomiego podawał jakieś inne miejsce, a po powrocie pokazywał swoje zdjęcia z plaży i opowiadał, że był w Jersey, na Nantucket albo na Cape Cod. W gruncie rzeczy nikogo to nie obchodziło, ale to był dobry sposób na zatarcie śladów, na wszelki wypadek. Gniew i frustracja na twarzach detektywów Rozbawiła i ożywiła Harego Simona. Jak mówiłem, to dobra historyjka w stylu, a może, powtórzył. Dwadzieścia lat temu ulice pomiędzy Tommy's Bistro i mieszkaniem Tracy były pełne ludzi. Jak, waszym zdaniem, miałem ściągnąć ją z ulicy, tak że nikt tego nie widział? Huh? Zorientował się nagle, że powiedział za dużo. A, więc ją śledziłeś. Wiedziałem, gdzie mieszka i znałem trasę, którą wracała do domu. Wszyscy w barze to wiedzieli. Nie zapominajcie, że do Bobby's Joint dotarłem w osiemnaście minut po pozostałych. O trzeciej w środowe popołudnie Harry w końcu oznajmił, że ma dość bredni policjantów i chce rozmawiać z prawnikiem, który w zeszłym roku uchronił go przed zapłaceniem mandatu za przekroczenie prędkości. Radar źle działał, powiedział z uśmiechem. Sędzia wyrzucił mandat. Policjanci wiedzieli, że muszą przerwać przesłuchanie, ale nie mogli się powstrzymać od wygłoszenia sarkastycznej uwagi, że jest spora różnica między wybronieniem kogoś przed mandatem za przekroczenie prędkości, a wybronieniem sprawcy przed karą za zabójstwo, zarejestrowane na taśmie. Półtorej godziny później przyjechał adwokat Noah Green i detektywi zaprowadzili go do małej celi, w której czekał Harry Simon. Po ich wyjściu Harry powiedział: Cześć. Dobrze, że już jesteś. Po raz pierwszy mam wielkie kłopoty. Bardzo wielkie kłopoty, skorygował Noah Green. Policjanci mówili, że mają nagranie na taśmie, jak zabijasz kobietę na Lower East Side. Powiedziałem im, że nie wziąłem leków i niczego nie pamiętam, odparł lekceważąco Harry. Może mnie z tego wyciągniesz, jak się powołasz na chorobę psychiczną? Noah Green się skrzywił. Zrobię, co się da, ale na twoim miejscu nie liczyłbym na to. Harry postanowił wybadać grunt. Załóżmy, że mogę im coś powiedzieć o Tracy Sloane. Jej nazwisko jest we wszystkich mediach, odkąd cię aresztowali. Pracowałeś z nią i gliny cię przesłuchiwały, kiedy zaginęła. Co właściwie masz na myśli? No wiesz. Może tamtego wieczoru za nią poszedłem, bo może chciałem zapytać, czy wybierze się ze mną na drinka i wtedy zobaczyłem, jak wsiada do samochodu. Według tego, co podają w wiadomościach, zawsze twierdziłeś, że nie masz pojęcia, co się z nią stało. Teraz mówisz, że widziałeś, jak wsiadała do samochodu. Lepiej uważaj, w przeciwnym razie o jej śmierć także cię oskarżą. A z drugiej strony. Jeśli nie masz z tym nic wspólnego i dysponujesz ważnymi informacjami, które pomogą policji rozwiązać sprawę Sloan, to może uda nam się zawrzeć ugodę i nie spędzisz reszty życia w więzieniu. Zastanowię się nad tym. Nie możesz po prostu powiedzieć, że wsiadła do jakiegoś samochodu? Nie uwierzą ci, a gdyby nawet, to nic im nie da. Nie mówiłem, że to był jakiś samochód. Mogę go opisać. Harry. Wiesz coś istotnego, czy nie? Jestem twoim adwokatem. Nasza rozmowa jest poufna. Wszystko zostanie między nami, chyba, że zdecydujemy inaczej. Okej, okay. było tak. Szedłem za nią tamtego wieczoru. Jak mówiłem, myślałem, że jeśli wyląduję przed jej drzwiami, może mnie zaprosi. Pewnie by nie zaprosiła, ale. Harry się zawahał. Nie mogłem się powstrzymać, dzieliło mnie od niej jakieś półprzecznicy. Na skrzyżowaniu paliło się akurat czerwone światło i zawołał ją ktoś z samochodu, który czekał na zielone. Minutę później otworzyły się drzwi od strony pasażera i Tracy szybko wskoczyła do środka. — Musiała znać kierowcę? — skomentował Green, studiując chytrą minę Harrego. Intuicja mu podpowiadała, że ten facet mówi prawdę. — Dlaczego wtedy nie powiedziałeś o tym policji? Bo za nią szedłem i to nie wyglądało dobrze. Dołączyłem do reszty ubobiego i miałem mocne alibi, więc dałem spokój. Nie chciałem, żeby grzebali w mojej przeszłości. W liceum miałem drobne problemy i to Bałem się, że jak zacznę gadać, to oskarżą mnie o jej zaginięcie. No a Green serdecznie nie znosił swojego klienta i chciał już wracać do domu. Bardzo wątpię, czy opowiedzenie o tym teraz policji pomoże ci w obecnej sytuacji. Prawdę mówiąc, zgadzam się, że przypuszczalnie skończy się na tym, że o jej śmierć też zostaniesz obwiniony. Ale już mówiłem, że potrafię opisać to auto. To było średniej wielkości czarna ciężarówka do przewozu mebli. Na boku miała złoty napis ze słowem Antyki w środku. W więc jak, jeśli im o tym powiem, będziesz mógł starać się o ugodę? Jesteś absolutnie pewien, że chcesz to ujawnić? No tak. Nie mogę obiecać, że ci to pomoże. Zastanowię się, jak przekazać policji te informacje. Zobaczymy się jutro na pierwszej rozprawie. Pamiętaj, z nikim, absolutnie z nikim, o niczym nie rozmawiaj. Znużony Noah Green pożegnał się z klientem pięć po piątej w środę po południu. Dokładnie w tej samej chwili, w Long Island City, Jose Fernandez przeszedł przez parking w fabryce Connellich. Zajrzał do leja i zobaczył szczątki Tracy Sloan. Rozdział 74. Kiedy Frank Ramsey i Nathan Klein przyjechali do fabryki Konelich, dowiedzieli się, że policjanci, którzy skończyli przesłuchiwać Harego Simona, także już tu jadą. Sam też bym się spieszył, gdybym pracował nad nierozwiązaną sprawą sprzed 28 lat, pomyślał Frank. Na parkingu, obecnie uznanym za miejsce zbrodni, trwała ożywiona działalność. Ekipie sprzątającej polecono zostać, a Jose Fernandeza, młodego robotnika, który znalazł szczątki, przesłuchiwano w wozie policyjnym. Jego zeznanie brzmiało wiarygodnie i zostało potwierdzone przez szefa. Wczoraj wieczorem było ciemno, kiedy stawialiśmy słupki wokół Leja. Nie widzieliśmy co jest na dnie, zresztą mieliśmy za sobą ciężki dzień. Dzisiaj rano sal nasz szef zdecydował, że lejem będziemy martwić się później, ponieważ przede wszystkim musimy usunąć gruz. W tym momencie Hose postanowił wpleść krótką historię o swoim zainteresowaniu znaleziskami archeologicznymi. Nigdy nie wiadomo czy siostra, któregoś z policjantów nie jest dyrektorką szkoły i nie przydałby jej się nauczyciel na zastępstwo, pomyślał. Powiedział, że ma dyplom magistra i dodał Więc byłem ciekawy. Sal kazał mi się pospieszyć, bo jechałem z nim do miasta. Przebiegłem przez parking i spojrzałem do leja. Ramiona mu zadrżały. Wyraziste wspomnienie skulonego szkieletu z długimi kasztanowymi włosami na czaszce jeszcze długo miało go nawiedzać. Wkrótce Jose i reszta jego kolegów zostali wykluczeni jako potencjalni podejrzani. Sprawdzono ich dowody tożsamości. Spisano dane i pozwolono wszystkim odejść. Frank i Nathan wiedzieli, że nie będą brali udziału w śledztwie dotyczącym odnalezienia szczątków Tracy Sloan. Naturalnie zostanie przeprowadzona sekcja, ale nie mieli cienia wątpliwości, że to ona. Śledztwo podlegało jurysdykcji Biura Prokuratora Okręgowego Manhattanu, gdzie sprawa przez wszystkie te lata pozostawała nierozwiązana. Poczekali jednak na przyjazd swojego przełożonego, inspektora Tima Fleminga, po czym przedyskutowali sprawę z detektywami z biura prokuratora. W ponurym policyjnym wanie, zamienionym na biuro, zgodzili się, że to odpowiednia pora, by podać do wiadomości publicznej fakt odnalezienia notatnika Jamie Gordon w zniszczonej ciężarówce oraz zeznanie zmarłego włóczęgi Klaida Hodgkisa, który się przyznał, że uderzył dziewczynę, ale jej nie zabił. Wszyscy myśleli o tym samym. Hoczkis mieszkał na ulicy przez czterdzieści lat. Czy to możliwe, że kręcił się wokół fabryki dwadzieścia osiem lat temu? A jeśli tak, czy jest odpowiedzialny za śmierć obu dziewczyn? Jamie i Tracy? Z zeznań złożonych przed laty przez Jacka Worfa wiadomo było, że na kilka miesięcy przed zaginięciem Tracy próbował jej podarować medalion, ale mu odmówiła i odkupiła wisiorek od niego. Jack przyznał, że czuł urazę i rozczarowanie, ale przysięgał, że jej nie zabił. Teraz znowu wezwano go na przesłuchanie. Mamy więc dyrektora fabryki, który tu pracował, kiedy Tracy zaginęła i który mógł się poczuć obrażony, bo nie zgodziła się przyjąć od niego drobiazgu za osiem dolarów. Mamy zmarłego bezdomnego. Który zeznał, że Jamie Gordon była z nim w ciężarówce i który równie dobrze mógł przebywać w okolicach fabryki 28 lat temu. — I mamy mordercę, który pracował z Tracy i nie potrafi się rozliczyć z osiemnastu minut tamtego wieczoru, kiedy zaginęła — podsumował jeden z detektywów. Frank Ramsey i Nathan Klein mogliby pójść do domu, ale za milczącym porozumieniem zostali. Posępnie obserwowali, jak technicy fotografują lej i dokładnie go badają w poszukiwaniu śladów, pozwalających ustalić, czy w tym miejscu została zamordowana Tracy. Dochodziła dziesiąta wieczorem, kiedy w świetle mocnych reflektorów ostrożnie przełożono szkielet na nosze. Fragmenty niebieskich spodni i kremowego sweterka z wełny opadły na dno leja. Kiedy Tracy Sloan zabierano z miejsca, w którym dłużej leżała ukryta, niż zdążyła przeżyć na tej ziemi. Rozdział 75 Mark Sloane wyszedł z restauracji Marea, pozostawiając na stole nietknięty obiad. Powiedział Nikowi Greko, że musi wracać do domu, żeby zadzwonić do matki. Opis Wisiorka nie pozostawił wątpliwości, że szczątki znalezione na Long Island City należą do jego siostry. Na jednej z ostatnich fotografii, które Tracy przysłała do domu, miała na szyi niebieski medalion. Napisała wtedy Kochani, Mamo i Marku, jak wam się podoba mój szafirowy wisiorek? Świetny zakup za osiem dolarów, nie sądzicie? Kiedy moje nazwisko zapłonie w neonach na Broadwayu, może kupię sobie naszyjnik z prawdziwymi kamieniami. Byłoby super. W jaki sposób Tracy znalazła się w Long Island City? Być może nigdy nie znaleziono by jej szczątków, gdyby fabryka Konellich nie wyleciała w powietrze. I niesamowitym zbiegiem okoliczności, jedna z młodych kobiet, które Mark przypadkiem spotkał w swoim apartamentowcu, okazała się córką właściciela tej fabryki. Mark spojrzał na zegarek. Była dopiero ósma, a bardzo chciał porozmawiać z Haną Konelli. Nie że dzięki niej będzie mógł szybko się dowiedzieć, czy Harry Simon. Pracował kiedyś w fabryce albo miał tam krewnego. Chociaż teraz pewnie już nie ma dokumentów sprzed prawie trzydziestu lat, przestrzegł się w duchu. Urząd podatkowy nie wymaga przechowywania ich przez okres dłuższy niż siedem lat. Złapał się na tym, że sięga po telefon. To szaleństwo, pomyślał, ale ja po prostu chcę poznać odpowiedź. Może przez te wszystkie lata wciąż wierzył, że pewnego dnia Tracy do nich wróci. Za dwa miesiące kończył trzydzieści osiem lat, a ona miała zaledwie dwadzieścia dwa, gdy zniknęła. Muszę dzisiaj zadzwonić do mamy, powiedzieć jej, że odnaleziono Tracy. Pomyślał. Chciał móc ją zapewnić, że zrobił to ten czubek, który pracował w kuchni i że nigdy nie wyjdzie na wolność. Tracy. Starsza siostra. Mark, świetnie rzucasz. No rzuć tak, żebym nie złapała. W piątkowe wieczory zabierała go do kina. Najpierw szli na hamburgera z frytkami do McDonalda, a w kinie pytała Popcorn czy batonik, Mark? A może jedno i drugie? Uświadomił sobie, że trzyma w dłoni komórkę i wybiera numer informacji. Z ulgą usłyszał, że numer stacjonarny w mieszkaniu Hany nie jest zastrzeżony. Łącząc się, pomyślał, że jeśli nie będzie chciała się z nim spotkać, wystarczy, że to powie. Odebrała po drugim sygnale. Jej halo było zadyszane, jakby się bała tego, co zaraz usłyszy. Hano, jestem Mark Sloan. Mieszkam piętro niżej, w mieszkaniu 5C. W czwartek wieczorem spotkaliśmy się w holu. E, tak, pamiętam. Teraz w jej głosie zabrzmiała serdeczna nuta. Jechałeś windą ze mną i Jessie. Obawiam się, że byłam w rozsypce. Powiedziano ci, że w Long Island City, na terenie fabryki należącej do twojej rodziny, znaleziono szkielet? Skąd o tym wiesz? Zapytała ostrożnie. Tracy Sloane była moją siostrą. Mark nie czekał na odpowiedź. Przed chwilą mnie poinformowano. Niedługo będę w domu. Mógłbym do ciebie wpaść? Y naturalnie, Mark. Tak mi przykro. Kwadrans później Hanna otworzyła drzwi przed Markiem. W zeszły czwartek płakała w miejscu publicznym i tak bardzo była tem zażenowana, że ledwo zauważyła wysokiego... Atrakcyjnego mężczyznę, który stał przed nią. Teraz przede wszystkim dostrzegła w jego oczach tak głębokie cierpienie, że sprawiło jej to ból. Wejdź, Mark, bardzo proszę. Podążył za nią, zauważając w myślach, że rozkład jest taki sam jak w jego mieszkaniu. Choć tutaj nie stały pod ścianami obrazy czekające na powieszenie, ale panowała przytulna atmosfera. Uzmysłowił sobie, że te rozważania o dekoracjach na ścianie są zupełnie bez związku z celem jego wizyty. Podskórnie oczekiwał, że Hanna Connelly będzie sama, ale w pokoju zobaczył jeszcze dwie osoby. Jedną była Jessie, wysoka, rudowłosa prawniczka, którą niedawno spotkał, a drugą mężczyzna, chyba o kilka lat młodszy od Marka, najwyraźniej doskonale zorientowany w sytuacji. Mocno uścisnął dłoń Marka. Jestem Justin wiem, że przeżywasz trudne chwile powiedział cicho Mark nie chciał okazywać emocji w obecności tych nieznajomych kolana się pod nim ugięły i usiadł na kanapie jego głos brzmiał głucho nawet dla niego gdy mówił byłem na kolacji z detektywem który prowadził śledztwo dotyczące zaginięcia mojej siostry prawie dwadzieścia osiem lat temu Teraz jest na emeryturze, ale nadal przechowuje kopie dokumentów tej sprawy. Zadzwoniono do niego z informacją, że chyba zostały odnalezione szczątki Tracy. To znaczy, zostały odnalezione niemal na pewno, sam siebie poprawił. Przyszedłem do ciebie, bo muszę poznać odpowiedzi. Kiedy Tracy zaginęła? Przesłuchiwano pracownika restauracji, gdzie była kelnerką, ale przedstawił mocne alibi, wiarygodne. Niewykluczone, że miał wspólnika, może jakiegoś pracownika fabryki Konellich, Mark czuł, jak piecze go w gardle Wiem, że policja będzie zadawała te same pytania, ale muszę teraz zadzwonić do matki i powiedzieć jej, że znaleziono Tracy Mama już wie, że facet, który pracował z Tracy i opowiadał, jaka była cudowna, został aresztowany pod zarzutem zamordowania innej młodej aktorki Nieważne, co mama mówi, wiem, że wciąż miała nadzieję, że Tracy wróci do domu. Ja też na to liczyłem. A teraz muszę poznać odpowiedzi. Czy mógłbym przejrzeć akta pracowników z tamtego okresu? Oczywiście, jeśli wciąż je macie. Potrzebuję odpowiedzi. Moja matka potrzebuje odpowiedzi. Udręczony głos Marka ucichł. Wstał z kanapy. Przepraszam. Zwykle tak się nie zachowuje odpowiedziała mu Jessie. Mark, wszyscy jesteśmy przygnębieni odkryciem szczątków twojej siostry. Może ta sprawa zostanie teraz wyjaśniona. W tej chwili policja przesłuchuje dyrektora fabryki, który pracuje u rodziny Hany od trzydziestu lat. To on dał Tracy medalion. Przesłuchiwano go także, gdy zaginęła. Widząc zrozpaczoną twarz Marka, który wydawał się bliski załamania, dodała — Myślę, że powinieneś zadzwonić do mamy, zanim dowie się od kogoś innego. Nie zamierzała niczego więcej mówić. Mimo to zaproponowała. — Może pójdę z tobą. Kiedy będziesz rozmawiał z mamą, zrobię ci coś do picia. Kawa albo herbata dobrze by ci zrobiła. Marta Sloane była zdruzgotana po telefonie od syna. Mark powiedział jej, że Harry Simon, pomocnik kuchenny w z Bistro, wczoraj został aresztowany pod zarzutem zamordowania młodej kobiety. Ofiara była bardzo podobna do Tracy. Pracowała jako kelnerka i także próbowała zrealizować swoje marzenia o karierze aktorskiej. To dla mnie za mało, uznała Marta, starając się zająć pracami, które sobie wyznaczyła na dni, kiedy jej myśli wypełniał niepokój, że Tracy wciąż żyje i jej potrzebuje. Ale w domu panował nieskazitelny porządek. W szafach wszystko leżało na swoich miejscach. Dzisiaj nie miała dyżuru w domu opieki, gdzie pracowała jako ochotniczka, a spotkanie klubu książki wyznaczono dopiero na przyszły tydzień. Harry Simon. To dziwne twarze wszystkich ludzi, których spotkała w Tomie z bistro, kiedy pojechała do Nowego Jorku po zniknięciu Tracy. Były teraz w jej wspomnieniach niewyraźną smugą, a tylko jego pamiętała wyraźnie. Wyjątkowo nieatrakcyjny młody człowiek, miał małe oczy, napięte rysy i zachowywał się w służalczy sposób. Płakał, kiedy ze mną rozmawiał, wspominała Marta i próbował mnie objąć. Cofnęłam się, a nie Greco, który prowadził śledztwo, powiedział coś w rodzaju Spokojnie, Harry. Stanął między nami, ale sądziła, że miał mocne alibi. Nienawidziła słowa zamknięcie. Kiedy je słyszała, traciła zmysły. Czy nikt nie rozumie, że takiej sprawy nie da się zamknąć? Chyba, że ten termin oznacza, iż człowiek, który odebrał życie twojemu dziecku, nigdy nie będzie miał okazji odebrać życia komuś innemu. Dopiero to jest pewnym rodzajem zamknięcia. Reszta polega na tym, że wreszcie możesz odebrać ciało dziecka i masz grób, który odwiedzasz i sadzisz na nim kwiaty. To także swego rodzaju zamknięcie. Nie musisz się zadręczać, że twoje dziecko leży w jakimś trzęsawisku albo jest gdzieś więzione. Jakimś sposobem Marta Sloan miała przeczucie, że niedługo dowie się prawdy. Mark obiecał, że gdyby Harry Simon się przyznał albo pojawiło się coś nowego, natychmiast zadzwoni, a jeśli nic się nie stanie, odezwie się rano. Dlatego, kiedy wieczorem po kolacji zadzwonił telefon, Marta nie była w stanie wykrztusić słowa. Wiedziała, że Mark ma jej coś ważnego do powiedzenia. Mamo. Znaleźli Tracy. Głos mu się łamał i z trudem powstrzymywał się od płaczu. Gdzie? Zbierając resztki sił, Marta Sloan słuchała urywających się słów syna. Lej na parkingu fabryki mebli. Serce jej pękało. Czy Tracy była żywa, kiedy ją tam wrzucono, Mark? Jeszcze nie wiem, ale nie sądzę. Mark, nie wierzyłeś, kiedy ci mówiłam, że w głębi serca. Przestałam już mieć nadzieję, że Tracy wciąż żyje. Myślę, że ty wciąż w pewnej mierze na to liczyłeś. Ale teraz wiemy. Cóż, nie, nie przypuszczałam, że tak szybko wybiorę się do Nowego Jorku, ale chciałabym spędzić z tobą kilka dni. Nie dodała, że Mark potrzebuje jej tak samo, jak ona jego. Mnie też na tym zależy. Zarezerwuję ci bilet na lot na jutro, pod wieczór, a z samego rana do ciebie zadzwonię. Postaraj się trochę przespać, kocham cię. Ja też cię kocham, synku. Marta odłożyła słuchawkę na widełki. Wolnym, równym krokiem poszła do holu i sięgnęła do wyłącznika. Po raz pierwszy od prawie dwudziestu ośmiu lat, lampa na ganku zgasła. Rozdział siedemdziesiąty siódmy. Dowiedziawszy się w środę wieczorem, że w leju na parkingu fabryki znaleziono szkielet i inspektorzy pożarnictwa jadą do niego, Dak kazał Sandrze wracać do domu. — Bardzo mi pomogłaś, ale teraz muszę być sam. — Idź na kolację z przyjaciółką, rano wybierz się do fryzjera albo na zakupy, potem przyjedź do mnie. — Nie chcę. — Tak ugryzł się w język. Już miał powiedzieć, że nie chce, żeby Sandra zachowywała się jak pani domu, wtrącała swoje trzy grosze do jego rozmowy z inspektorami, albo biegła do telefonu za każdym razem, kiedy zadzwonił. Kiedy odebrała telefon od faceta, który mówił, jakby na coś się wściekał, jak to określiła, zarzuciła daga pytaniami. Wyjaśnił jej powód swojego zdenerwowania. Dzwonił doradca inwestycyjny, który stracił mnóstwo pieniędzy Namówiłem go, żeby przekonał swoich klientów do zainwestowania w nowy fundusz hedgingowy Ale gość, który nim zarządzał, okazał się porażką no. Tamci ludzie stracili wszystko, co włożyli i teraz facet obwinia mnie Coś mi tu nie gra, Dagi Odparła z oburzeniem Sandra No i co z tego, że podsunąłeś mu jakiś fundusz? Każda inwestycja to ryzyko Tak mówi mój ojciec powiedział, że jeśli co tydzień będziesz odkładał dwa dolary w banku zdziwisz się jak szybko ta suma urośnie a w dodatku zawsze będziesz się czuł bezpiecznie dzięki zaoszczędzonym pieniądzom twój ojciec jest bardzo mądrym człowiekiem stwierdził z goryczą dag odprowadzając ją do drzwi bernard który czekałby zabrać ich na kolację w Sochonorf zamiast tego zawiózł sandrę do domu Connelly poszedł prosto do biblioteki i nalał sobie podwójną szkocką Doszedł do wniosku, że inspektorzy pożarnictwa bez wątpienia zadzwonili też do Jacka Worfa. Sięgnął po telefon, ale Jack nie odbierał komórki. Przypomniał sobie, że Worf dzwonił dwie godziny temu, ale wtedy go zignorował. Trzydzieści pięć minut później do drzwi zapukali inspektorzy Ramsey i Klein. Po drodze ustalili strategię, którą chcieli zastosować podczas przesłuchania Douglasa Connellego. Oczekiwali, że wyprze się znajomości z Tracy Sloan oraz jakiejkolwiek wiedzy na temat, skąd wzięło się jej ciało pod fabrycznym parkingiem. Zgodzili się też, że Jack Worf jest teraz kimś więcej niż tylko osobą w kręgu zainteresowania. Aktualnie był przesłuchiwany w biurze prokuratora okręgowego na Manhattanie. Myślę, że rozmowa z Daglasem Connelly do niczego nas nie doprowadzi powiedział Ramzej, zatrzymując samochód na zakazie parkowania i wsuwając na szybę plakietkę z informacją wóz służbowy Straży Pożarnej. Portier powiedział, że zawiadomi pana Konellego o ich przybyciu. Idąc do windy, Klein zapytał. Jakie są szanse, że jego przyjaciółka nadal u niego jest? E, pół na pół, odparł Ramzej. Doprowadza mnie do obłędu, ale przypuszczam, że Connelly należy do tych facetów, którzy lubią mieć przy sobie dziewczyny o trzydzieści pięć lat młodsze. Douglas Connelly czekał na nich w otwartych drzwiach mieszkania. W jego oddechu wyczuli zapach alkoholu i widzieli szklisty wzrok. Tak jak się spodziewali, poprowadził ich do biblioteki, gdzie na stoliku koło fotela stała szklanka ze szkocką. Inspektorzy podziękowali za propozycję napicia się wody albo czegoś mocniejszego. Frank powiódł, spojrzeniem po regałach, zapełniających ściany. Przez głowy przeszła mu myśl, że książki wyglądają na starannie dobrany zbiór rzadkich pierwszych wydań ze złoconymi stronicami i ilustracjami. Ciekawe czy Konelli choć raz poświęcił czas na przejrzenie jednej z nich. I czy książki, jak cała reszta wyposażenia, są kopiami? Konelli ręką zaprosił ich, by usiedli, po czym powiedział. Nie potrafię wyrazić, jaki jestem zszokowany waszym telefonem. Orientujecie się, czy czyje znaleziono szczątki i jak długo mogły tam leżeć. Sądzimy, że znamy tożsamość tej osoby. To była dawno zaginiona młoda kobieta, odparł ramzej. Czy nazwisko Tracy Sloan coś panu mówi, panie Konelli? Inspektorzy obserwowali, jak gospodarz ze skupieniem marszczy czoło. Obawiam się, że nie, odparł zdecydowanie. Kim ona była? Dwudziestodwuletnia dziewczyna, marząca o karierze teatralnej, zaginęła w drodze z pracy do domu niemal dwadzieścia osiem lat temu. Niemal dwadzieścia osiem lat? Myślicie, że wtedy zakopano ją na parkingu? Nie wiemy, odrzekł Frank. Ale pan nie pamięta, że ją znał? Dwadzieścia osiem lat temu byłem szczęśliwym mężem i ojcem dwóch małych córek, oznajmił lodowato Douglas Connelly. Czy panowie insynuują, że w tamtym okresie coś mnie łączyło z tą młodą kobietą? Ależ nie. Kiedy dokładnie zaginęła? 30 listopada, dwadzieścia lat temu. Zaraz. Ten straszny wypadek, w którym zginęli moja żona, brat i czworo naszych bliskich przyjaciół, zdarzył się 3 listopada tamtego roku. Leżałem w szpitalu do czwartego. Ośmielacie się sugerować, że kiedy wciąż dochodziłem do zdrowia po strasznych obrażeniach, jakimś sposobem brałem udział w panie Konelli, przerwał mu Ramzej. Niczego nie sugerujemy. Jesteśmy tu, ponieważ szczątki tej dziewczyny odnaleziono na terenie należącym do pana. Czy w tamtym okresie Jaguar pracował w fabryce? Zapytał Nathan Klein. Zakładam, że jeśli interesujecie się Jackiem Worfem, to już się dowiedzieliście, że pracuje u mojej rodziny od ponad trzydziestu lat. — Przyjaźnił się pan z nim w tamtym czasie? — zapytał Klein. Jack zaczął jako młodszy księgowy. Ja byłem synem właściciela i nie miałem powodu się z nim spoufalać. Powoli piął się w górę, aż pięć lat temu wieloletni dyrektor Rasling przeszedł na emeryturę. Wtedy już Jack udowodnił, że jest w pełni zdolny do zarządzania firmą, więc powierzyłem mu to stanowisko. Czyli wasze relacje zawsze były oficjalne, naciskał Klein. Głównie przez ostatnie pięć lat czasami jadłem z nim kolację. Obydwu nas niepokoiły złe prognozy dotyczące rynku kopii mebli zabytkowych, które produkujemy. To fakt i obaj o tym wiemy. Jedynym wyjściem jest zamknięcie fabryki i sprzedaż całej nieruchomości, ale za odpowiednią cenę. Czekam na ofertę, która mnie usatysfakcjonuje. Odkładając na bok relacje służbowe, co pan o nim sądzi? Zapytał wprost Ramzej. Zarówno przed, jak i po jego rozwodzie, do którego doszło kilka lat temu, wszyscy wiedzieli, że Jack to kobieciarz. Wiem, że mój ojciec na krótko przed śmiercią ostro się rozprawił z Jackiem, ponieważ ten narzucał się młodej zamężnej sekretarce. Poskarżyła się mojemu ojcu, że ciągle zapraszał ją na drinka. Najwyraźniej odmowę z ust szczęśliwej mężatki traktował jako osobistą odrazę i wyzwanie. Inspektorzy wstali. — Panie Konelni, bardzo nam pan pomógł — powiedział Frank Ramsey. — Dzisiaj wieczorem nie będziemy więcej panu przeszkadzać. — Ależ wcale mi panowie nie przeszkadzali — Douglas Konelni także wstał. — Czy mogę jednak zapytać, dlaczego interesujecie się Jackiem Orfem? Znał kobietę, której szczątki dzisiaj znaleziono? Inspektorzy nie odpowiedzieli i z uprzejmym do widzenia opuścili mieszkanie. Na tym etapie nie zamierzali mówić Connell'emu, że detektywi z biura prokuratora okręgowego zarzucają Jacka Warfa gradem pytań o Tracy Sloan. Na wszystkie te pytania miał tylko jedną odpowiedź. Nie zabiłem Tracy Sloan i nie pogrzebałem jej na parkingu. Rozdział 78. O siódmej rano w czwartek detektyw John Cruz zadzwonił do Laurensa Gordona i powiedział, że chcieliby się z nim zobaczyć inspektorzy pożarnictwa prowadzący śledztwo w sprawie wybuchów w fabryce konelnych. Pojawiły się fakty, o których musimy z panem porozmawiać, wyjaśnił Cruz. Chodzi o Jamie, prawda? Wiecie, kto ją zabił? Panie Gordon, nie kontaktowaliśmy się z panem wcześniej, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, że to, co mamy do powiedzenia, będzie bardzo stresujące dla pana i pańskiej żony. I chcieliśmy najpierw zebrać wszelkie możliwe informacje. Za godzinę przyjadę do pańskiego domu z inspektorami Frankiem Ramzejem i Nathanem Kleinem. Nie wiem, co pan ma dzisiaj w planie, ale czy może pan na nas poczekać? Oczywiście. Czekam. Lawrence przed chwilą skończył poranny prysznic i golenie. Jego łazienka znajdowała się naprzeciwko wielkiej sypialni, a ponieważ drzwi były zamknięte, Weronika nie usłyszała sygnału komórki. To był kolejny nawyk, który sobie przyswoił, kiedy dwa lata temu zaginęła Jamie. Nawet po znalezieniu jej ciała miał telefon pod ręką, gdyż czekał na wiadomość, że policja znalazła zabójcę córki. Teraz, nienawidząc tego, co musi zrobić, usiadł na skraju łóżka i delikatnie dotknął twarzy żony. Natychmiast otworzyła oczy. Lawrence, coś się stało? Dobrze się czujesz? Weronika często wstawała, kiedy mąż był już ubrany. Wkładała szlafrok i piła z nim kawę. Ale jeśli spała, nigdy jej nie budził. Nazbyt często oznaczało to, że przez większość nocy nie zmrużyła oka. Skarbie, wszystko w porządku, tylko detektyw Cruz i inspektorzy pożarnictwa jadą do nas. Chodzi o Jamie. Patrzył, jak żona zaciska powieki z bólu. — Nie musisz z nimi rozmawiać — dodał. — Jeśli chcesz, sam to załatwię. — Nie. Muszę usłyszeć, co mają do powiedzenia. Myślisz, że kogoś aresztowali? — Nie wiem. Oboje szybko się ubrali. Zamiast zwykłego garnituru, koszuli i krawata, Lawrence włożył spodnie i sportową bluzę. Weronika drżącymi rękoma sięgnęła po strój do ćwiczeń. Codziennie chodziła do siłowni na zajęcia o dziewiątej rano. Dotti, gospodyni, która z nimi mieszkała od wielu lat, krzątała się w kuchni. Zaparzyła już kawę i nakryła stół do śniadania. Na widok ich twarzy, wesoły dzień dobry, zamarło na jej ustach. Przychodzą trzej śledczy, powiedział jej Lawrence. Myślimy, że mają informacje o Jamie. To znaczy o człowieku, który ją zabił? zapytała drżącym głosem Dotty. Zaczęła pracować u nich zanim urodziła się Jamie. Jej żałoba po śmierci dziewczyny była wielka, ustępowała tylko żałobie rodziców. Mamy taką nadzieję. Nie wiemy, odparł cicho Lawrence. Cruz, Ramsey i Klein przyjechali pół godziny później. Przyjęli propozycję napicia się kawy i usiedli przy stole naprzeciwko rodziców Jamie. Cruz zwięźle wyjaśnił, że jego towarzysze są inspektorami pożarnictwa i prowadzą śledztwo w sprawie wybuchu i pożarów w fabryce Connellich. Dowiedzieliśmy się, że w ciężarówce, która została uszkodzona podczas wypadku i pozostawiona na parkingu, prawdopodobnie przez kilka lat nocował bezdomny. Były tam stosy starych gazet, zabrano ją więc do laboratorium kryminalistycznego. Podczas badań znaleziono notatnik Jamie wyjaśnił Krus. Notatnik Jamie, wykrzyknęła Weronika. Tak, widniało na nim jej nazwisko i zapisywała w nim rozmowy z bezdomnymi, które prowadziła w ramach swojego projektu. Dzięki rodzinnej fotografii, którą też znaleźliśmy w kabinie, udało się nam zidentyfikować bezdomnego z ciężarówki. Na pewno widzieli Państwo to zdjęcie w wiadomościach. Przedstawia młodą parę z niemowlęciem. Widzieliśmy. Potwierdziła oszołomiona Weronika. Czy ten człowiek zabił naszą córkę? A jeśli tak, czy go aresztowaliście? Nazywał się Clyde Hodgkiss i wczoraj rano umarł w szpitalu Bellevue. Lawrence i Weronika wstrzymali oddech, trzymając się za ręce. Ramsey po chwili kontynuował. Przewieziono go do szpitala, kiedy pewna kobieta zobaczyła, jak upadł na ulicy w pobliżu West Side Highway personel szpitala go rozpoznał i nas powiadomił miał zapalenie płuc i żył tylko kilka godzin ale zdołaliśmy krótko z nim porozmawiać i co powiedział zapytał lawrence co powiedział pytaliśmy go o jamie przyznał że wsiadła z nim do ciężarówki i nękała go pytaniami przyznał też że ją uderzył ale twierdzi że uciekła a po chwili usłyszał jej wołanie pomocy pomocy próbował jej pomóc? Lawrence Gordon był blady, w oczach błyszczały mu łzy. Nie. Umierając przysięgał, że ją uderzył, ale jej nie zabił. Wierzycie mu? Inspektorzy spojrzeli na siebie. Nie jestem pewien, odrzekł Frank Ramsey. Ja mu nie wierzę, oświadczył Nathan Klein. Jego żona i syn, którzy nie widzieli go od czasu, kiedy prawie czterdzieści lat temu od nich odszedł, także przyjechali do szpitala i byli przy naszej rozmowie. Żona błagała go, żeby odpowiedział na nasze pytanie. Ja jednak myślę, że nie potrafił w obecności jej i syna przyznać się do zabicia Jamie. To wszystko, o czym teraz mówimy, zostanie podane do publicznej wiadomości na konferencji prasowej o dwunastej. W takim razie albo ją zabił. Albo zignorował jej wołania o pomoc. Niech spłonie w piekle! Na twarzy Lourensa Gordona widać było żal i gniew. Matka Jamie odezwała się cicho: Niedawno wróżka powiedziała mi, że wkrótce poznamy okoliczności śmierci Jamie. Jakimś sposobem byłam pewna, że tak się stanie. Cóż, chyba je poznaliśmy. Mąż ją objął, a Weronika. Wybuchnęła płaczem. Och, Jamie, Jamie, Jamie. Rozdział siedemdziesiąty W czwartek rano Hanna w drodze do pracy wstąpiła do szpitala. Co rano rozpoczynała dzień od odwiedzin u Kate i mówienia do niej w nadziei, że jej słowa docierają do siostry. Znowu pomyślała o książce napisanej przez neurochirurga, który twierdził, że kiedy był w śpiączce, słyszał wszystko, co się wokół niego działo. Może z Kate też tak jest, myślała, trzymając dłoń siostry i opowiadając, że wczoraj wieczorem Justin Kramer przyszedł skupioną w restauracji Shunli West kolacją i chciał, żeby Kate wiedziała, jak wspaniale się rozwija jej bromelia. On jest wyjątkowy, mówiła. Naprawdę go lubię. Zanim się spotkaliśmy, powiedział, że przyniósł ci ten kwiatek w prezencie na nowe mieszkanie. Po raz pierwszy poczuła, jak Kate nieznacznie ściska jej rękę. Kiedy opowiedziała o tym doktorowi Patelowi, ten odrzekł. Wcale mnie to nie dziwi, odkąd gorączka ustąpiła, Kate robi niezwykłe postępy. Opuchlizna mózgu całkiem zeszła. Nie ma oznak krwotoku wewnętrznego. Od dzisiaj zaczniemy zmniejszać dawki leków uspokajających. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, jutro albo w najgorszym razie w sobotę zostanie przeniesiona do osobnej sali. Mam wielką nadzieję, że odzyska przytomność, nawet jeśli nie będzie pamiętała ostatnich wydarzeń, to znaczy wybuchu. Wierzę, że w pełni wróci do zdrowia. Kate znowu uścisnęła dłoń Hany. Panie doktorze. Kate próbuje dać mi znać, że wie o mojej obecności, wykrzyknęła Hanna. Jestem tego pewna. Muszę teraz ją zostawić i pójść do pracy, ale nie mógł mi pan przekazać lepszych wiadomości. Dziękuję, bardzo panu dziękuję. Kate próbowała poruszyć ustami. Chciała powiedzieć, Hano, proszę zostań ze mną. Ciągle śni mi się koszmar, nie chcę znowu go oglądać, nie chcę być sama. Rozdział 80. O siódmej rano w czwartek po trwającym całą noc przesłuchaniu w biurze prokuratora okręgowego na Manhattanie, Jack Warw został zwolniony do domu. Detektywi rozpoczęli przesłuchanie, odczytując mu jego prawa. Na początku oświadczył, że nie potrzebuje adwokata i z radością będzie współpracował ze śledczymi. Po początkowym szoku wywołanym przewiezieniem do biura prokuratora Jack uznał, że ma dobrą historię, bez luk i słabych punktów, a nazbyt pospieszne wezwanie adwokata może spowodować, że będzie sprawiał wrażenie winnego. Godziny mijały, a on ciągle od nowa odpowiadał na coraz bardziej napastliwe pytania. A więc z jakiegoś sobie tylko znanego powodu pojechał pan wczoraj wcześnie rano do fabryki, zajrzał do Leja i zobaczył tę dziewczynę z pańskim medalionem. Dlaczego pan uciekł? Czemu od razu nie zadzwonił pan na policję? Proszę posłuchać, nigdy nie zapomniałem, jak dwadzieścia osiem lat temu detektywi maglowali mnie mnóstwo czasu tylko dlatego, że kupiłem ten przeklęty medalion z imieniem Tracy i próbowałem go jej podarować. Odparł. Nie chciała prezentu. Wolała mi zapłacić. Nigdy nie byłem z nią na randce. Nigdy nie widziałem, żeby nosiła ten medalion. Przeraziłem się, bo wiedziałem, co pomyślicie. Dajcie spokój. Poddam się przesłuchaniu z wykrywaczem kłamstw. Nie boję się. Nastawienie Jacka uległo zmianie, kiedy policjanci zaczęli go pytać o Jamie Gordon. Y Czytałem o tej biednej dziewczynie. Mówicie, że dwa lata temu, pomiędzy północą a szóstą rano, znajdowała się w ciężarówce na parkingu i pytacie, czy coś o tym wiem. Byłem dyrektorem, a nie nocnym stróżem. Starałem się z wami współpracować, ale jestem zmęczony i chcę już iść. Stał. Zatrzymacie mnie? Jestem aresztowany? Nie jest pan aresztowany. Może pan iść, usłyszał w odpowiedzi. — Niewykluczone, że znowu z panem porozmawiamy, ale teraz może pan wracać do domu. Roztrzęsiony Jack Worf, wiedząc, że policja na pewno znowu niedługo do niego zawita, szybkim krokiem wyszedł z pokoju. Rozdział 81. Adwokat Noah Green czuł głęboką odrazę do swojego nowego klienta Harego Simona. — Cóż, może nie jest całkiem nowy. Pamiętasz, jak dwa lata temu wybroniłem go przed mandatem za przekroczenie prędkości? — zapytał swoją żonę Helen w czwartek rano, kiedy jak zwykle na śniadanie pili kawę i jedli bajgle w małej kancelarii na Dolnym Manhattanie. Poznali się na studiach prawniczych i pobrali następnego dnia po zaprzysiężeniu w nowojorskiej palestrze przed dwudziestu sześciu laty. Pełni optymizmu otworzyli kancelarię za pieniądze, które zgodnie z ich sugestią krewni i przyjaciele dali im w prezencie ślubnym. Ku głębokiemu rozczarowaniu obojga, Helen poroniła kilka razy i nigdy nie doczekali się dzieci. Wyrobili sobie dobrą renomę w środowisku prawniczym i kancelaria nie narzekała na brak pracy. Helen Green skupiała się na prawie rodzinnym. Wśród jej klientów większość stanowiły kobiety, ofiary przemocy domowej, albo matki usiłujące zmusić do płacenia alimentów byłych mężów czy partnerów. Klientami Noa byli ludzie kupujący lub sprzedający mieszkania, spisujący testamenty i mający na koncie poważne naruszenia kodeksu drogowego. Małżonkowie żartowali, że Helen często pracuje pro bono, a żyją dzięki sprawom Noa. Chociaż uzgodnili, że przy kolacji nie będą dyskutowali o pracy, Wczoraj wieczorem Noah opowiedział Helen o spotkaniu z Harrym Simonem i o tym, że teraz musi zdecydować, czy przekazać policji informacje na temat zaginięcia Tracy Sloane, którymi Simon, jak twierdził, dysponował. Początkowo Helen była wstrząśnięta faktem, że mąż reprezentuje mordercę, którego zbrodnia bez cienia wątpliwości została zarejestrowana przez kamerę. Noa, chcę, żebyś się wycofał", prosiła. "Nie bierz tej sprawy." Skoro Simon mówi, żeby przekazać informacje policji, zrób to i zrezygnuj z dalszej obrony. Talen, wcale go nie lubię. Nie czułem się dobrze już przy tym incydencie z mandatem za przekroczenie prędkości. Może radar rzeczywiście nie działał dobrze, ale uwierzyłem temu młodemu policjantowi z drogówki, kiedy zeznał, że Harry pędził jak szalony i o mało nie skosił samochodu, którym jechała rodzina z dziećmi. Ale wiesz, o tej sprawie wiele się mówi w mediach. Simon nie może mi zbyt wiele zapłacić, ma jednak prawo do adwokata, a rozgłos może przyciągnąć do nas nowych klientów, zwłaszcza jeśli dzięki tym informacjom o Sloane uda nam się wynegocjować dla niego lepszą ugodę. Noa i Helen byli studentami prawa na Nowojorskim Uniwersytecie, kiedy zaginęła Tracy. Od czasu do czasu wpadali do Tomis Bistro, gdzie pracowała i nawet zastanawiali się, czy kiedyś ich obsługiwała. Ale doszli do wniosku, że za każdym razem ich kelnerką była starsza kobieta z silnym włoskim akcentem. Dobrze, noa, powiedziała niechętnie Helen. Nie mam nic przeciwko temu, że chcesz go reprezentować, ale nie muszę z tego powodu skakać z radości. dodała sucho. Noa spędził niespokojną noc, ponieważ wciąż nie był pewien, czy powinien pójść na policję z historyjką Simona o tym, że widział, jak Tracy Sloan wsiada do ciężarówki do przewozu mebli. Ale w czwartek rano przy śniadaniu uznał, że jego klient naprawdę nie ma nic do stracenia. Sama ta sprawa z Lower East Side wystarczy, by resztę swoich dni Simon spędził w więzieniu. Jedyną szansą na wyrok łagodniejszy od dożywocia bez prawa zwolnienia warunkowego są informacje o Sloan. Helen po południu zadzwoni do biura prokuratora okręgowego i powtórzę to, co mówił Simon, ale najpierw chce zakończyć parę spraw. Za dwie dwunasta... Helen wpadła do gabinetu męża. Noa, szybko włącz telewizor. Zaraz zaczyna się policyjna konferencja prasowa, którą musisz obejrzeć. Zapowiadają, że będzie dotyczyć Tracy Sloane. Noah złapał pilota i włączył niewielki telewizor na ścianie. Konferencja prasowa właśnie się rozpoczynała. Rzecznik policji z powagą informował, że Biuro Patologa Sądowego potwierdziło, iż szczątki zaginionej przed laty Tracy Sloane odnaleziono na terenie fabryki mebli konellich na Long Island City. W wyniku wybuchu w zeszłym tygodniu powstał lej w parkingu. Jeden z robotników ekipy uprzątającej gruzowisko odkrył w nim szczątki wczoraj o piątej po południu, mówił rzecznik. Na tym etapie możemy podać do publicznej wiadomości tylko niektóre informacje. Nasze dochodzenie ujawniło, że bezdomny nazwiskiem Clyde Hotchkiss, weteran wojny wietnamskiej, przez kilka lat mieszkał we wraku ciężarówki na tyłach fabryki Connellich. Przed śmiercią, która nastąpiła wczoraj w szpitalu Bellevue, jeszcze zanim znaleziono szczątki Tracy Sloane, Hodgkis był przesłuchiwany w sprawie zaginięcia studentki Bernard College Jamie Gordon, której ciało wyłowiono z rzeki Ist półtora roku temu. Notatnik z jej nazwiskiem znajdował się w zniszczonej ciężarówce. Pani Gordon rozmawiała z bezdomnym, co stanowiło część jej projektu naukowego, nad którym pracowała w czasie, gdy zaginęła. Czy jest jakiś związek między tymi dwiema sprawami? krzyknął ktoś z tłumu dziennikarzy. Pozwolą państwo, że najpierw skończę, odparł rzecznik. Pan Hocskis przyznał, że pani Gordon przyszła do niego do ciężarówki i próbowała z nim rozmawiać. Bardzo go to rozgniewało i uderzył ją w twarz. Twierdził, że wtedy uciekła, a chwilę potem usłyszał jej wołania o pomoc. Zaprzeczył jednak, jakoby za nią pobiegł albo zrobił jej krzywdę. Spojrzał na dziennikarza, który zadał pytanie. Na tym etapie nie możemy stwierdzić, czy pan Hoczkis miał udział w zaginięciu Tracy Sloan. Nie wiemy, gdzie przebywał 28 lat temu. Fakt, że jej szczątki odnaleziono kilka metrów od miejsca jego pobytu, może, acz nie musi być znaczący. Powtarzam, na razie tego nie wiemy. Możemy jednak powiedzieć, że Clyde Hoczkis jest podejrzany o spowodowanie śmierci Jamie Gordon. Helen. Przed chwilą powiedzieli, że szczątki Tracy Sloane znaleziono w fabryce mebli Connellego, krzyknął Noah. Tak, słyszałam. Wiem, o czym myślisz. Noah Gordon oczyma wyobraźni znowu zobaczył chytry wyraz oczu Harego Simona, kiedy ten powiedział, że Tracy Sloane z własnej woli wsiadła do czarnej ciężarówki do przewozu mebli ze złotym napisem na burcie, w którym był wyraz Antyki. Ta kreatura mówi prawdę, pomyślał. Wszystkie te szczegóły ujawniono zaledwie dwie minuty temu. Noa wziął telefon komórkowy i zadzwonił do detektywa Mata Stevensa, który wczoraj przesłuchiwał Simona. Co nowego, Noa? Ano to, że jadę do ciebie. Mogę ci przekazać, że Harry Simon może mieć użyteczne informacje dotyczące zaginięcia Tracy Sloan i nie chodzi o to, o czym myślisz. Nie zabił jej, ale może się okazać cennym świadkiem. Wczoraj powiedział mi, że jest w stanie opisać rodzaj pojazdu, do którego z własnej woli wsiadła tamtego wieczoru, kiedy zaginęła. Ale nie powie nic, dopóki nie uzyska gwarancji, że to pomoże mu zawrzeć ugodę w sprawie z Lower East Side. Nie jest głupcem, wie, że macie na taśmie niezbite dowody. Na myśl, że tej mędzie oszczędzony zostanie choć jeden dzień w więzieniu robi mi się niedobrze, odparł Stevens. Poza tym nie mam takich uprawnień. Tego rodzaju decyzje zależą od samego prokuratora okręgowego albo jego zastępców. W takim razie, pogadaj z nimi, ale powtarzam, mój klient powiedział mi o tym przed konferencją prasową, więc rzecz jest czysta. A gdyby ktoś miał wątpliwości co do czasu przekazania informacji, zrezygnuję z funkcji obrońcy Simona i stanę przed sądem jako świadek. Ten facet to śmieć, ale w tym przypadku mogę przysiąc jako przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości, że wczoraj ze mną rozmawiał. Po obejrzeniu tej konferencji jestem przekonany, że może wam pomóc. Będę u was niedługo. Noah Green schował telefon do kieszeni i spojrzał na żonę. — Życz mi szczęścia — powiedział. Godzinę później siedział w imponującym gabinecie Teda Carley'a, prokuratora okręgowego Manhattanu. Detektyw Matt Stevens z nieodgadnionym wyrazem twarzy zajmował miejsce obok swego przełożonego. Wyraziwszy wstręt do proponowania czegokolwiek Simonowi, Prokurator Carlyle zgodził się na wyrok dwudziestu lat bez prawa do zwolnienia warunkowego za zabójstwo Betsy Trainer na Lower East Side, jeśli informacja o Tracy Sloane okaże się wartościowa. Jeśli się nie potwierdzi, wracamy do dożywocia bez prawa do zwolnienia warunkowego, oznajmił Carlyle. Załatwię go. On z pewnością to rozumie, odparł Green. W porządku powiedział prokurator. Więc co pański klient ma nam do powiedzenia? Szedł za Tracy Sloan tego wieczoru, kiedy zaginęła. W pewnym momencie zobaczył, jak wsiadła do ciężarówki do przewozu mebli, no a nie mógł opanować satysfakcji na widok wyrazu zaskoczenia na twarzach obu mężczyzn. Ciężarówka zatrzymała się na światłach. Ktoś z kabiny zawołał Tracy, drzwi się otworzyły i wsiadła z własnej woli. Z odległości, jaka go dzieliła od pojazdu, mój klient nie mógł zobaczyć kierowcy, ale dobrze widział, że to była czarna ciężarówka do przewozu mebli. Na burcie miała złoty napis ze słowem Antyki. Jego głos nabrał zdecydowania. — Jak mówiłem wcześniej, chcę, żebyście sprawdzili, o której wczoraj byłem u Simona. Wyszedłem od niego tuż przed siedemnastą. Kilka minut później szczątki Tracy Sloan odnaleziono w leju na parkingu znanej fabryki Connellich, doskonałe kopie antyków. — Dlaczego nie powiedział o tym Nikowi Greco, kiedy go przesłuchiwano zaraz po zaginięciu Sloan? — zapytał prokurator okręgowy. — Zadałem mu to samo pytanie — odrzeknąła. Odparł, że się obawiał, że z powodu jakiegoś szczegółu z przeszłości stanie się podejrzanym. — I miał rację — warknął Carlyle. Rozdział drugi Sami był jednym z wielu ludzi ulicy, których policja pytała, czy znał bezdomnego imieniem Clyde. Początkowo odrzekł, że nigdy o nim nie słyszał, bo nie chciał się pakować w kłopoty. Ale kiedy jeden ze znajomych powiedział mu, że w telewizji mówili, że Clyde przypuszczalnie zabił dwie dziewczyny, samim owładnęło poczucie obywatelskiego obowiązku. Tony Bravoro był młodym policjantem z okręgu Chelsea, który budził samego rano, gdy ten nocował przed jakimś urzędem albo apartamentowcem i mówił Dobra, Sami, wiesz, że nie powinno cię tu być. Zmywaj się stąd, zanim cię aresztuję. Tym razem role się odwróciły i sami poszedł poszukać policjanta. W czwartek po południu znalazł go, gdy Tony z partnerem siedzieli w wozie patrolowym. Mam panu coś do powiedzenia, zaczął sami, próbując ukryć, że jest na niezłym gazie. — O, cześć, Sami. Od paru dni cię nie widziałem. O co chodzi? — A o to, że powinien się pan przyjrzeć temu siniakowi na mojej brodzie. 24-letni funkcjonariusz wysiadł i popatrzył na pokrytą brudem nieogoloną twarz samego Po chwili dostrzegł brzydką, sinofioletową opuchliznę na jego szczęce. Mm, — Nieładnie to wygląda — przyznał z rosnącym zainteresowaniem. — Jak to się stało? Sami widział, że gliniarz słucha go z uwagą. Ch Clyde, ten co myślą, że zamordował tę studentkę, o mało mnie nie zabił w zeszłym tygodniu. Próbowałem rozłożyć się koło niego na noc, ale mnie tam nie chciał. Powiedziałem, że nie pójdę. Nie wspomniał, że rozmyślnie przewrócił butelkę wina, które Clyde ze smakiem sączył. W każdym razie Clyde uderzył mnie tak mocno, że o mało nie wylądowałem w szpitalu. Ten facet był wredny. Czubek! No i wie pan, słyszałem, że się przyznał do uderzenia tej dziewczyny, ale ja się założę, że ją zabił. Nic nie wiem o tej drugiej sprzed trzydziestu lat, ale jeśli się tu kręciła, a ona weszła mu w drogę, to ją też na pewno załatwił. Okej okay, sami, spokojnie, powiedział Braworo, podczas gdy jego partner złapał radio, by powiadomić posterunek, że mają nową informację na temat Klajda Hoczkisa. Godzinę później Sami na posterunku z wielkim zadowoleniem powtarzał swoją historię, upiększając ją i opowiadając, że bezdomni zawsze się bali Klajda Choczkisa. — Nazywaliśmy go Klajdem Samotnikiem — mówił z chytrym uśmiechem, ujawniając luki w uzębieniu. Na użytek śledczych, którzy jeszcze nie obejrzeli z bliska jego szczęki, energicznym ruchem wysunął brodę. — Miał straszny charakter, był zabójcą. Tak mnie walnął, że o mało nie umarłem. Kiedy wyszedł z posterunku, zaczepił go dziennikarz, którego zainteresował powód wizyty samiego na policji. — Zgłoszenie się było moim obowiązkiem — oświadczył gorliwie sami, po czym, nie szczędząc nowych ozdobników, po raz kolejny opowiedział, jak to ledwo uszedł z życiem. Rozdział osiemdziesiąty Nikt Greco rozmyślał o tych dwudziestu latach, kiedy to starał się rozwiązać sprawę zaginięcia Tracy Sloan. Wszyscy na posterunku znali jego determinację, wiedzieli też, że zabrał ze sobą całą dokumentację tego śledztwa. Po odkryciu szczątków Tracy, detektyw Matt Stevens, który zajął miejsce Nika, gdy ten przeszedł na emeryturę, na bieżąco informował go. Wcześniej powiedział mu, że ani Harry Simon, ani Jack Wolf nie zmienili zeznań. Obaj zdecydowanie utrzymują, że nie mają nic wspólnego ze śmiercią Tracy. Nick, wiemy, że Simon nie miał czasu, żeby ją porwać, mówił Stevens. A Worf twierdzi, że tamtego wieczoru z pracy wrócił prosto do domu. Hodgkiss przyznał, że uderzył Jamie Gordon. Sądzimy, że ją zabił. Z tego, co wiemy, 28 lat temu kręcił się po Long Island City. Niewykluczone, że żebrał na Manhattanie w wieczór zaginięcia Tracy Sloan. Wtedy od jego odejścia z domu minęło ponad dziesięć lat i żona zrezygnowała z prób odszukania go. Przypuszczalnie nigdy się nie dowiemy, czy zabił Tracy Sloan. Nikt Greco nie sądził, by włóczęga, który przyznał się do uderzenia Jamie Gordon, miał jakikolwiek udział w zaginięciu Tracy Sloan. Intuicja podpowiadała mu, że sprawcą był ktoś z kręgu zaufanych przyjaciół Tracy. Na podstawie tego, czego się o niej dowiedzieli, nie wierzył, że miała sekretny romans albo że pozwoliłaby się zwabić do auta komuś nieznajomemu. Przez cały czwartek Nick raz jeszcze przeglądał listę przyjaciół i współpracowników Tracy, a także gości, którzy zawsze prosili o jej stolik. Sporządzona przez niego przed laty lista zawierała ponad sto nazwisk. Teraz Nick po kolei wpisywał każde z nich do wyszukiwarki, by sprawdzić, czy ktoś z tych ludzi przez ostatnie dwadzieścia osiem lat miał kłopoty z prawem. Kilku już nie żyło, inni przeszli na emeryturę i przenieśli się na Florydę albo do Arizony. Wszyscy, których zdołał odszukać, prowadzili absolutnie normalne życie. W południe, oglądając konferencję prasową, zastanawiał się, czy człowiek na łożu śmierci wymyśliłby kłamstwo, które. Pod pewnym względem było dla niego równie fatalne, jak przyznanie się do zabicia Jamie Gordon. Sądził, że to mało prawdopodobne. Gdyby Hotchkiss zamierzał kłamać, po co w ogóle miałby się przyznawać do spotkania z Jamie Gordon? Mógł przecież powiedzieć, że znalazł jej notatnik na ulicy. I byłaby to wiarygodna historia. W każdym razie niemal na pewno nie zdołano by znaleźć dowodów, że jest fałszywa. Oczyściłby się z zarzutów w oczach żony i syna. Dlaczego więc miałoby się przyznać, że uderzył dziewczynę, a potem nie zareagował, kiedy wołała o pomoc? Nick Greco doszedł do wniosku, że Clyde Hodgkiss przed śmiercią złożył zgodne z prawdą zeznanie. O trzeciej zadzwonił Matt Stevens z nowymi informacjami. — Nick, mogę stracić robotę, mówiąc ci o tym — zaczął. — Wiem, że tak, ale ty wiesz, że nie stracisz, bo wszystko zostanie między nami. Co masz? — Adwokat Harego Simona proponuje ugodę. Simon twierdzi, że tamtego wieczoru poszedł za Tracy Sloan, ale ktoś ją zawołał i z własnej woli wsiadła do ciężarówki. Ciężarówki? Tak. Simon mówi, że to była średniej wielkości ciężarówka do przewozu mebli ze złotym napisem na burcie. Zdołał odczytać tylko część i przysięga, że było tam słowo antyki. Jack Worf, który przed wybuchem był dyrektorem firmy, w tamtych czasach już pracował w fabryce Konellich jako młodszy księgowy. Zobaczymy, czy zgodzi się wrócić i odpowiedzieć na dalsze pytania. Tym razem solidnie go przyciśniemy. Miejmy nadzieję, że jeszcze nie załatwił sobie adwokata. Dzięki mat. Informuj mnie. Rozłączywszy się, Nick Greco siedział przy biurku i szukał w myślach związku pomiędzy fabryką doskonałe kopie antyków Connellego, a nazwiskami z listy osób przesłuchiwanych po zaginięciu Tracy Sloan. Nagle drgnął, przypominając sobie jedno z tych nazwisk. Konor Connelly. Brat Daglasa wiele razy jadł kolację w z Bistro. Inne kelnerki mówiły, że zawsze prosił o stolik obsługiwany przez Tracy. I był jednym z mężczyzn na fotografii, którą Tracy trzymała na komodzie w sypialni Usunęliśmy go z listy, kiedy się dowiedzieliśmy, że kilka tygodni wcześniej zginął w wypadku na jachcie Uzmysłowił sobie Nick Przypomniał sobie o tym mężczyźnie, kiedy wczoraj przeglądał swoją pierwotną listę Nick włączył komputer i zaczął szukać wszelkich informacji o konorze Connellim i jego rodzinie Rozdział 84. W czwartek rano Douglas Connelly nie czekał aż zadzwoni telefon. Pierwszy wybrał numer mężczyzny z rozgniewanym głosem. Dostaniesz swoje pieniądze, chociaż nadal nie jestem przekonany, że ponoszę winę w sprawie, o którą mnie oskarżasz. powiedział, starając się zachować spokój i mimowolnie zaciskając dłoń. Jasne, twój klient może nasłać na mnie bandę zbirów, ale w ten sposób nie zyskasz ani centa. W przeszłości zarobiłeś sporo dzięki moim podpowiedziom, tak to ujmijmy, więc staćcie na poczekanie paru tygodni. Potem zapłacę całość. Dodam, że bez premii za szkody moralne. Chwilę słuchał. Składam pozew przeciwko firmie ubezpieczeniowej. To Gaz Schmidt i tylko on jest odpowiedzialny za pożar. Kiedy moja córka zadzwoniła do niego, co z przyjaźni robiła regularnie, uznał, że trafiła mu się doskonała możliwość zemsty za to, że go zwolniłem. Nie myślał, że sam też padnie ofiarą wybuchu, ale zamierzał zostawić tam moją córkę na pewną śmierć. Tymczasem to Kate wyciągnęła go z budynku, chociaż była poważnie ranna. Poza tym zdecydowałem sprzedać teren deweloperowi. Zarządzałem depozytów w wysokości pięciu milionów i wkrótce go dostanę. Znowu posłuchał rozmówcy, po czym dodał: „A przy okazji, kiedy parę dni temu tak się wściekłeś, nie wspomniałeś o ostatniej podpowiedzi, jaką ci dałem.” Założyłbym się o własne życie, że była świetna właśnie skończył rozmowę, gdy rozległ się szczęk klucza w zamku. Przyszła Sandra, a zegar wskazywał dopiero za kwadran z ósmą. Dag nie był jeszcze gotów na jej powrót. Zamierzał pojechać do kate, do szpitala, i nie chciał, żeby Sandra za nim się wlokła. Wziął głęboki oddech. Cóż, skoro już tu jest, niech przygotuje śniadanie pomyślał. Hana najprawdopodobniej będzie w szpitalu pomiędzy ósmą a za kwadrans dziewiątą. Zawsze wpadała do siostry przed pracą. Uff, nie chcę się z nią spotkać, pomyślał Dak. Znowu będzie mi okazywać otwartą wrogość. Mam tego dość. Dagi, Dagi. Tu jestem, zawołał. Usłyszał stukot jej obcasów, gdy biegła przez hol do biblioteki. Stanęła w progu, ubrana w swój zwykły poranny strój, składający się z obcisłego sweterka i jeszcze bardziej obcisłych dżinsów. Dzień był słoneczny i nawet z tej odległości mocny makijaż i oczy podkreślone grubą czarną kreską wydawały się bardzo niestosowne. Tak pomyślał przelotnie, że portiera musiało rozbawić tak wczesne przybycie dziewczyny. Wiedział, że pracownicy apartamentowca z entuzjazmem dzielą się plotkami. I podejrzewał, że odwiedzające go panie cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem całego personelu. Sandra z wyciągniętymi rękoma ruszyła przez pokój. — Och, Dagi, nie mogłam zasnąć, myśląc o tym, jak wiele masz problemów. — poklepała go po policzku. — Nie ogoliliśmy się dzisiaj? Dag tak odepchnął ją lekko. — W porządku, Sandro. Nie jestem dzisiaj w nastroju na czułości. Bo jeszcze nie zjadłeś śniadania. Wiem, gdzie mnie potrzebują, zasalutowała. Szef kuchni do pańskich usług, pani kapitanie. Douglas Konelni odprowadził ją wzrokiem. Kiedy zniknęła w korytarzu, zamknął za nią drzwi na klucz. Chciał porozmawiać z Jackiem Worfem, dowiedzieć się, co się dzieje. Powinienem był wczoraj odebrać ten telefon od niego, pomyślał. Nie zostawiłem mu wiadomości, kiedy później próbowałem oddzwonić, ale przecież mógł zobaczyć mój numer na liście nieodebranych połączeń. Podszedł do telefonu stacjonarnego i położył dłoń na słuchawce. Nieważne, jak bardzo technologicznie zaawansowane wydają się telefony komórkowe, pomyślał, moim zdaniem te staroświeckie są lepsze i nie tracą znienacka zasięgu. W ustach mu zaschło brawura, która emanowała z jego głosu, kiedy obiecywał szybką spłatę gniewnemu rozmówcy, zniknęła bez śladu. Pół roku temu odrzucił ofertę zakupu fabryki. Może tamten kupiec znalazł sobie inną nieruchomość. I coś jeszcze. Większa część wczorajszych wieczornych wiadomości dotyczyła odnalezionego w ciężarówce notatnika Jamie Gordon oraz odkrycia szczątków Tracy Sloan w leju na parkingu. Wszystko wskazywało na to, że zdaniem gliniarzy ten bezdomny Clyde Hodgkiss zabił obie dziewczyny. Przed śmiercią przyznał się, że uderzył Jamie Gordon. Dziennikarze rozmawiali nawet z budowlańcem, który pracował z Hodgkissem, kiedy ten wrócił do domu z wojny. Tamten facet powiedział, że Hodgkiss wiedział absolutnie wszystko o instalacjach gazowych i z całą pewnością potrafiłby sprokurować wybuch. To kolejny argument dla firmy ubezpieczeniowej, pomyślał Dak. Muszą zapłacić odszkodowanie. Muszą mi zapłacić. Nadal trzymał dłoń na słuchawce. Czy teraz zadzwonić do Jacka? Dlaczego on się nie odzywa? W chwili, gdy się zorientował, że Dak próbował się z nim skontaktować, powinien był złapać za telefon. Dobrze wie, że lepiej nie lekceważyć szefa. Dak podniósł słuchawkę. Jack odebrał po pierwszym sygnale. Dzieją się cholernie dziwne rzeczy, nie sądzisz, Dak? Zapytał tonem, w którym sarkazm mieszał się z troską. To znaczy? Ano to, że przez całą noc przesłuchiwali mnie w biurze prokuratora okręgowego. Zarządzałeś adwokata? Zapytał Dak. Bo jeśli nie, to błąd. Nie, Dak. Nie chciałem adwokata, ponieważ nie jest mi potrzebny. Jak powiedziałem detektywom, nie mam absolutnie nic do ukrycia i chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Nie było żadnych problemów. Pff, jesteś głupi, odparł szorstko Konelni i z trzaskiem odłożył słuchawkę. Dwie godziny później, wykąpany, ogolony i usatysfakcjonowany po wyśmienitym śniadaniu, ze świadomością, że designerska tweedowa marynarka ze skórzanymi łatami na łokciach doskonale na nim leży, Dak pojechał z Sandrą do szpitala. Lekarz już wyszedł, ale pielęgniarka dyżurna na oddziale intensywnej opieki medycznej wprost tryskała dobrymi wiadomościami. Doktor Patel zdecydował, że pozbędziemy się naszej pacjentki, mówiła. Jutro rano Kate zostanie przeniesiona do jednoosobowego pokoju i zacznie dostawać mniejsze dawki środków uspokajających. Wspaniale, prawda? Lepiej być nie może odparł Dak z przekonaniem. Jestem przekonany, że macie jednoosobowe pokoje o znacznie wyższym standardzie. Chcę, żeby moją córkę umieszczono w jak najlepszym. Mogę się tym zająć, proszę pana. Tak, te pokoje są piękne. Będzie się czuła jak u siebie w domu. Sandra na palcach wsunęła się do boksu, w którym leżała Kate. Myślę, że zaczyna wybudzać się ze śpiączki, powiedziała scenicznym szeptem. Chyba powoli przypomina sobie wypadek. Przed chwilą wymamrotała coś w rodzaju nie, proszę nie. Tak pochylił się i pocałował Kate w czoło. Tatuś jest przy tobie, córeczko, powiedział uspokajająco. Tatuś zawsze będzie przy tobie. Rozdział 85. Kiedy Dak i Sandra wrócili do mieszkania na telefonie w holu, migało światełko automatycznej sekretarki. Sprawdzę, kto to. Powiedziała Sandra. Złapał ją mocno za ramię. Lubię sam sprawdzać swoje wiadomości. Dagi, sprawiesz mi ból. Będę miała ślad. Łatwo robią mi się siniaki. Dobra, sam sobie odbierz. Stukając głośno obcasami o marmurową posadzkę, pomaszerowała korytarzem do sypialni. Zabieram swoje rzeczy i wracam do domu! krzyknęła. Nie mam ochoty dłużej znosić twoich parszywych humorów. Idź do cholery. Pomyślał tak i nacisnął klawisz odtwarzania. Wiadomość zostawiła osoba, której się obawiał. Głos był złowieszczo przyjacielski: tak, chodzi o naszą wcześniejszą rozmowę. Myślę, że trochę przesadziłeś ze swoimi komentarzami. Spodziewam się pełnych płatności w ustalonych przeze mnie terminach. Sprawdziłem pewne fakty. Dwa miesiące temu powiedziałeś, że masz ofertę na fabrykę i podałeś nazwisko chętnego. Mówiłeś prawdę i to dobrze. Podałeś mi ważne szczegóły, w tym wysokość zaliczki, którą nabywca gotów jest zapłacić. Ale teraz pojawił się problem. W zeszłym miesiącu ten człowiek kupił inną nieruchomość na Long Island City, więc twoja ziemia nie jest mu już potrzebna. Nastąpiła krótka przerwa. I dla twojej wiadomości wiem też, że przypuszczalnie nie dostaniesz odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej. <grym> Fatalna sprawa. Chcę, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Gotów jestem ci dać jeszcze tydzień na zebranie sumy, którą jesteś mi winien. Całej. Tydzień. Ani dnia dłużej. Sygnał kończący wiadomość zabrzmiał w uszach Daga niczym wystrzał. Do biblioteki wróciła Sandra, w zupełnie innym nastroju. Dagi, przepraszam. Wiem, jaki jesteś rozbity. — Zadzwoń do Bernarda, niech nas zawiezie do Westchester i zjemy lunch w jakiejś przytulnej knajpce. — Nie mogę — odparł Dach spokojnie i stanowczo. — Kiedy Kate przeniosą do pojedynczego pokoju, jadę do niej — spojrzał na Sandrę. — Sam. Rozdział osiemdziesiąty szósty O dziesiątej wieczorem w czwartek Peggy i Skip... Pożegnali bliskich przyjaciół, którzy wciąż pamiętali Klejda z jego lepszych dni, i przyszli na czuwanie przy zwłokach, po czym wrócili do domu. Celia i chłopcy przyjeżdżali rano na pogrzeb. Matka i syn oglądali powtórzenie konferencji prasowej w wieczornych wiadomościach, uzupełnione najnowszymi informacjami oraz rozmową z bezdomnym imieniem Sami. Dusząc się z wściekłości, Peggy zadzwoniła na komórkę Franka Ramzeja. Jak pan mógł, jak? Ufałam panu. Wie pan, że panu zaufałam. Clyde powiedział wam prawdę o Jamie Gordon. Przyznał, że ją uderzył. Jej głos wzniósł się do krzyku. Powiedział wam wszystko, co wiedział. Wyznał to na łożu śmierci. Mówił, że Jamie wyskoczyła z ciężarówki, a potem usłyszał, jak wołała o pomoc. Wie pan, że Clyde dużo pił. Wtedy chciał tylko spać, a ta dziewczyna mu się naprzykrzała. Po prostu chciał się jej pozbyć. Wie pan, że jej nie zabił. Pani Choczkis, zdaję sobie sprawę, że jest pani zdenerwowana, ale nie wiemy na pewno, że jej nie zabił. Ja to wiem. Niech pan uważnie posłucha tego świra. Przecież sam powiedział, że Clyde go nie gonił. Zdradził mnie pan, panie Ramzej. Prosił mnie pan, żebym go przekonała, więc na łożu śmierci odpowiedział na pańskie pytania. Teraz żałuję, że sama go pytałam o tę dziewczynę. Bardzo mi jej żal. Współczuję też rodzicom, ale... Praktycznie ogłościliście już, że Clyde jest jej zabójcą. I choć nie macie pojęcia, gdzie przebywał przed niemal trzydziestu laty, zasugerowaliście, że może mój mąż, odznaczony wielokrotnie bohater wojenny, był też odpowiedzialny za śmierć Tracy Sloane. Mam nadzieję, że jest Pan szczęśliwy, panie Ramzej. Mam taką nadzieję i niech pana piekło pochłonie. Frank Ramzej miał za sobą bardzo długi tydzień. Przygotowywali się z Selią do snu, kiedy zadzwoniła Peggy Hotchkiss. Selia nie rozumiała słów, słyszała tylko, że bardzo rozgniewana kobieta krzyczy na Franka. Kiedy odłożył telefon, zapytała. Frank, o co chodziło? Jej mąż wyglądał na całe swoje czterdzieści osiem lat, a nawet więcej. Selio odparł. Bardzo się boję, że właśnie wysłuchałem głosu prawdy. Zawiodłem panią Hotzkis. Chociaż uwierzyłem Klaidowi, kiedy powiedział, że nie wysiadł z ciężarówki za Jamie Gordon, uzgodniliśmy, że z bardzo ważnego powodu podamy jego nazwisko jako przypuszczalnego podejrzanego o morderstwo Tracy Sloan, ale ten powód nie był wystarczająco dobry i czuję się winny. Rozdział 87. W piątek rano o dziewiątej Mark zadzwonił do pracy i powiedział, że na pewno będzie na spotkaniu z klientem o pierwszej po południu, ale ma nadzieję, że zjawi się wcześniej. Do tej pory nie wspomniał nowemu pracodawcy o Tracy. Teraz zwięźle wyjaśnił starszemu partnerowi w kancelarii, że Tracy Sloan, o której od wczoraj mówią i piszą we wszystkich mediach, to jego siostra. W chwili, gdy mógł to zrobić, nie zachowując się niegrzecznie, przerwał strumień kondolencji płynący z ust szefa. Mamie i mnie ciężar spadnie z serca, jeśli będziemy wiedzieć, że Tracy spoczywa w rodzinnym grobie obok mojego ojca. Powiedział, po czym jeszcze raz odrzucił pełną współczucia propozycję wolnego dnia i zapewnił, że będzie na spotkaniu. Odbył tę rozmowę siedząc przy śniadaniu z matką. Przyleciała wczoraj wieczorem, bo lot z Chicago o 17:00 z powodu śnieżyc został opóźniony. Godzinna różnica czasu pomiędzy Nowym Jorkiem a Chicago oznaczała, że samolot wylądował na lotnisku LaGuardia po dziesiątej i dochodziła jedenasta, kiedy odebrawszy bagaże wsiedli do taksówki. W mieszkaniu zastali nakryty stół i jedzenie, które dla nich zamówiła Jessie. Już po kilku minutach posilali się kanapkami, ananasami i truskawkami, a także miniaturowymi słodkimi tartami upieczonymi przez Jessie. Mark jej powiedział, że po powrocie do domu z podróży jego matka zawsze parzy herbatę. Wczoraj wieczorem czekał na nich pełny czajnik i dzbanek z torebkami herbaty. Teraz Marta Sloan, siedząc przy stole w długiej koszuli nocnej i szlafroku, powiedziała — Nie potrafię uwierzyć, że tak długo spałam, że w ogóle zasnęłam, a tak się bałam, że nie będę w stanie zmrużyć oka. Nawet sobie nie zdawałam sprawy, jaka jestem głodna. Wczoraj rano zjadłam tylko grzankę na śniadanie. Ale po tej doskonałej kolacji położyłam się do pościelonego łóżka i chyba się odprężyłam. A bardzo tego potrzebowałam. To prawda. Wyglądałaś na wyczerpaną. Mark ubrał się jak do pracy, choć na razie był bez krawata i górny guzik koszuli miał rozpięty. Wcześniej opowiedział mamie, że zanim w środę wieczorem do niej zadzwonił, odwiedził Hanę Konelli, a jej przyjaciółka Jessie Carlson postanowiła, że nie zostawi go samego, kiedy będzie rozmawiał z matką o Tracy. Chyba wiesz, że byłem bardzo przybity, mamo. Mam nadzieję, że nie utrudniłem ci tej sytuacji. Nie, i cieszę się, że miałeś przy sobie kogoś bliskiego. To dobrze. Poznałem Jess kilka minut wcześniej, wyjaśnił. Nie, to nie do końca prawda. Poznałem ją i Hanę Konelli w dniu, kiedy się tu wprowadziłem. Razem jechaliśmy windą. Wiesz? Nigdy nie myślałem, że my, obcy dla siebie ludzie, spotkamy się i polubimy, a potem się dowiemy, że ciało Tracy znaleziono w fabryce należącej do rodziny, Hany. Mówiąc o siostrze, z rozmysłem używał słowa ciało. Nie chciałby matka rozmyślała o tym, co znaleziono w tamtym leju. O szkielecie z tanim wisiorkiem na szyi. Przez chwilę milczeli. Potem Marta powiedziała. To rzeczywiście wydaje się nieprawdopodobne, Mark. Pamiętasz ten cytat z Byrona: Dziwniejsze niż fikcja? Tak, oczywiście. To dziwne. Lecz prawda do prawdy zawsze jest dziwna. Dziwniejsza niż fikcja. Do tej sytuacji pasuje jak ulał potwierdził Mark, pijąc drugą filiżankę kawy. Wiedział, że oboje przygotowują się na to, co ich czeka tego dnia kiedy matka się ubierze pojadą do biura patologa sądowego by zorganizować transport szczątków Tracy do domu pogrzebowego w Kiłani. W przyszłym tygodniu odbędzie się pogrzeb i siostra spocznie obok ojca na cmentarzu oddalonym o kilka kilometrów od domu. Wreszcie wróci do domu. Odkładając moment, w którym po raz kolejny zaproponuje, że pojedzie sam do biura patologa sądowego, Mark powiedział: Mamo, Jess jest prawniczką. To bardzo mądra i miła dziewczyna. Instynkt macierzyński podpowiadał pani Sloan, że jej syn bardzo lubi tę dziewczynę. Chętnie ją poznam, Mark. Opowiedz mi o niej. Ma około trzydziestki, jest wysoka i szczupła, ma śliczne, rude włosy do ramion. Nie powiedział matce, że po tej rozmowie telefonicznej przed dwoma dniami wybuchnął płaczem, kryjąc twarz w opartych na stole rękach. Jessie pochyliła się nad nim i objęła go ze słowami — Wyrzuć to z siebie, Mark. Musisz się wypłakać. A kiedy się zorientowała, że nie jadł kolacji, usmarzyła dla nich obojga jajecznice. Wczoraj zadzwoniła, żeby zapytać, jak sobie radzi, i słysząc, że późnym wieczorem przyjeżdża jego mama, zapytała, czy Mark nie ma nic przeciwko temu, że przygotuje dla nich coś lekkiego do jedzenia. — Jestem pewna, że nie będzie chciała solidnego posiłku — — Powiedziała Jessie. — I jeśli wrzucisz klucz do skrzynki pocztowej Hany, przyniosę coś z pobliskiej garmażerii, w której pewnie jeszcze nie byłeś. Idziemy z Haną niedaleko na kolację, więc to dla mnie żaden problem. Marta Sloan odsunęła krzesło. — Teraz, Mark, idę wziąć prysznic i ubrać się, zanim znowu zaczniesz proponować, żebym poczekała tutaj, a ty sam załatwisz przewóz z przedsiębiorcą pogrzebowym. Zrobimy to razem. Mark wiedział, że lepiej się nie sprzeciwiać. Posprzątał ze stołu, włożył naczynia do zmywarki i usiadł w salonie, czekając na matkę. Miał wrażenie, że pokój jest jakiś inny. Rozejrzał się i pojął, na czym polega zmiana. Obrazy, które ustawił pod ścianami z zamiarem powieszenia ich w czasie weekendu, wisiały już dokładnie w tych miejscach, które dla nich wybrał. Musiała to zrobić Jessie. Dzisiaj wieczorem zaproszę ją na kolację, pomyślał Mark. Wiem, że mama chce ją poznać i podziękować za troskę, ja też. Od razu do niej zadzwonię. Idąc do sypialni po telefon, krawat i marynarkę stawiał kroki tak energicznie, jak mu się nie zdarzyło od dnia, gdy Tracy wyjechała z domu, od czasu, gdy łapała jego piłki na podwórzu, albo zabierała go do kina, gdzie kupowała mu batonik lub popcorn, albo jedno i drugie. Rozdział 88. Kiedy w czwartkowe popołudnie Nick Greco przystępował do szukania informacji o rodzinie Connellich, nie podejrzewał, że znajdzie mnóstwo materiałów na temat Denisa Francisa Connellego, błyskotliwego, potężnego i ekscentrycznego dziadka, Kate i Hanny. Napisano o nim dziesiątki artykułów. W wielu autorzy przedstawiali jego skromne początki w Dublinie, gdzie mieszkał na ulicy i kilkakrotnie został aresztowany za kradzież. Dopiero jako szesnastolatek ukończył ósmą klasę. Za to z liceum poradził sobie w dwa lata, zdobył stypendium do Trinity College i po niecałych trzech latach uzyskał dyplom z wyróżnieniem. Fotografie przedstawiające go jako nastolatka i chłopaka tuż po dwudziestce ukazywały szczupłego, wysokiego młodzieńca z poważną twarzą i oczami, które spoglądały na świat z gniewną urazą. Jeśli rzeczywiście czuł urazę, miał do tego pełne prawo, myślał Greco, czytając o ojcu instryju Konellnego. Byli bliźniakami i w wieku dwudziestu sześciu lat zginęli w pożarze szalejącym w marnej fabryce, w której pracowali siedem dni w tygodniu. Dwudziestoczteroletnia matka Denisa była wtedy w szóstym miesiącu ciąży. Trzy miesiące później urodziła bliźniaków, chłopców tak małych i niedożywionych, że przeżyli tylko parę dni w wieku siedmiu lat Denis już pomagał związać koniec z końcem swojej kruchej i załamanej matce żebrząc i wykonując dorywcze pracę, a czasami też kradnąc kiedy miał dziesięć lat dobra starsza kobieta która nie mogła już mieszkać sama zatrudniła jego matkę jako gospodynię przyjąwszy oboje pod swój dach szybko dostrzegła inteligencję chłopca i namówiła go aby wrócił do szkoły był pełen gniewu i dumy myślał Greco, przebiegając wzrokiem pozostałe artykuły o młodości założyciela fabryki Konelnich. Szybko przeczytał relację o podróży morskiej Denisa do Stanów Zjednoczonych, zatrudnieniu się na Wall Street i gromadzeniu fortuny. Na tym etapie Nick wyłączył komputer i wrócił do domu tym samym pociągiem, co zwykle. O ósmej rano w piątek podjął swoje internetowe poszukiwania. Jego zainteresowanie wzrosło, kiedy przeczytał, że Connelly w wieku pięćdziesięciu pięciu lat w końcu się ożenił, ponieważ, jak to ujął, człowiek lubi wiedzieć, że potomstwo będzie się cieszyć owocami jego pracy. Nie jest to jednak najbardziej romantyczny powód małżeństwa, myślał Greco, przyglądając się fotografii ślubnej Denisa Connellego i jego nieśmiałej, trzydziestopięcioletniej żony Bridget Według zamieszczonego w New York Timesie ogłoszenia 31 grudnia tego samego roku na świat przyszedł ich syn Douglas. Rok później, w styczniu, świętowano pierwsze urodziny drugiego syna, Konora. Co jest zdziwił się Nick. Rok później pierwsze urodziny miałby też Douglas. Czy Konora adoptowano? Odpowiedź przyniósł wywiad opublikowany w małym czasopiśmie religijnym, w którym Denis Connelly obnażył duszę przed współczującym księdzem. Wyznał mianowicie, że jego synowie byli jednojajowymi bliźniakami, jeden urodził się 31 grudnia, a drugi cztery minuty później, 1 stycznia następnego roku. Żył w ciągłym strachu przed rodzinną klątwą, jak ją nazywał, której pierwszym znakiem była śmierć ojca i jego bliźniaczego brata w pożarze fabryki, a drugim śmierć młodszych braci kilka dni po narodzinach. Matka nie miała co jeść, kiedy była z nimi w ciąży, powiedział księdzu. A potem zwierzył się, że ponieważ synowie urodzili się w różnych latach, miał nadzieję, że zdoła uniknąć klątwy, której ofiarą padli jego ojciec, stryj i bracia. Synów nigdy nie nazywał bliźniakami, ani nikomu na to nie pozwalał. Nigdy nie nosili takich samych ubrań, nigdy nie obchodziliśmy razem ich urodzin, zawsze uczęszczali do różnych szkół. Ze wszystkiego, co nikt Greko czytał o życiu Denisa Connellego, wynikało jasno, że traumatyczne przeżycia, których doświadczył w dzieciństwie, ogromnie wpłynęły na to, jak wychowywał synów. Zależało mu, by na każdym poziomie ze sobą rywalizowali, by byli silni. Chciał, żeby grali w drużynach futbolowych swoich koleżów Jeżeli odnieśli kontuzję, mieli mimo bólu pozostać na boisku i szybko dojść do siebie Nawet kiedy byli małymi dziećmi, ojciec nie okazywał cienia współczucia, słysząc ich skargi Jeśli spadali z rowerków, kazał im natychmiast wsiadać z powrotem Kiedy Douglas w wieku 21 lat ukończył Brown University z laurami naukowymi i sportowymi, przeprowadzono z nim wywiad Dziennikarz zapytał: Czy uważasz, że prowadzisz uprzywilejowane życie? Tak i nie, odparł. Wiem, że według niemal wszystkich kryteriów każdy uznałby mnie za człowieka uprzywilejowanego. A z drugiej strony kiedyś czytałem, że syn prezydenta Kalwina Kulidża wykonywał w czasie wakacji marnie płatną pracę i przyjaciel zapytał go, dlaczego to robi, skoro jego ojciec jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Odpowiedział: tak. Gdyby twój ojciec był moim ojcem, też byś to robił. Mój ojciec myśli tak samo. Nigdy nie pozwalał nam na żadne kaprysy. Greko odchylił się na fotelu, bo nagle do niego dotarło, że w jego śledztwie nastąpił przełom. Pochodzenie jest odpowiedzią, pomyślał. Pochodzenie zawsze stanowi odpowiedź. Chcąc potwierdzić to, o czym teraz był już przekonany. Wrócił do komputera i zaczął szukać wszelkich informacji o pogrzebie Konora i Suzanne. Connellich. Rozdział 89. Hanna nie miała pojęcia, skąd bierze się jej niepokój. Justin zadzwonił do niej w piątek w południe. Jak się miewają twój ojciec i siostra? Byłam u Kate dzisiaj rano. Jest niespokojna, ale przenoszą ją do pojedynczego pokoju, więc jej stan na pewno się poprawia, co jest cudowną wiadomością. Hano? Nadal słyszę w twoim głosie, że się martwisz. Co u ojca? Zadzwonił do mnie godzinę temu. Przykro mi to mówić. Ale moim zdaniem bardziej się boi, że Kate oświadczy, iż razem z gasem spowodowali ten wybuch, niż czuje ulgę, że jego córka, moja siostra, zaczyna wracać do zdrowia. Zawsze sprawiał wrażenie, że przede wszystkim zależy mu na pieniądzach i pod tym względem nigdy na pewno się nie zmieni. Kiedy znowu pojedziesz do kate? Zawsze wpadam do niej po pracy. Justin pożegnał się z nią niechętnie, debatując w duchu, czy wysłać kate kwiaty, skoro niedługo będzie miała pojedynczy pokój. Nie, mam lepszy pomysł. Uznał. Kiedy stan kate się poprawi, zaniosę jej do szpitala bromelię. Zadowolony z rozwiązania, Wrócił do teczki leżącej przed nim na biurku. Zawierała dokumenty dotyczące strategii inwestycyjnej dla wdowy, która nie miała zielonego pojęcia, jak zarządzać swoim całkiem sporym majątkiem. — Kupowałam wszystko, na co mi przyszła ochota i płaciłam kartą Amex, a mój mąż, Bob, regulował rachunki — powiedziała Justinowi. — Bob zarabiał masę pieniędzy — myślał Justin i masę wydawał, ale to były jego pieniądze. Wrócił myślami do Hany. Z tego, co mu mówiła jej ojciec od długiego czasu żył ponad stan. Nic dziwnego, że tak się gryzie, iż firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłacenia odszkodowania. Hanna powiedziała, że zabytkowe meble w muzeum były ubezpieczone na prawie 20 milionów dolarów. To zbyt dużo pieniędzy, żeby pozwolić, by przeciekły między palcami. Rozdział dziewięćdziesiąty. W piątek rano Frank Ramsey obudził się jak zwykle o szóstej. Pomimo przykrego telefonu od pani Hoczkis spał dobrze, ponieważ był bardzo znużony. Lecz zaraz po przebudzeniu dopadło go ciężkie poczucie, że zawiódł Peggy. Wziął prysznic, ubrał się i zszedł na dół. W zaprogramowanym wieczorem ekspresie kawa już się zaparzyła, więc nalał sobie pełną filiżankę i popijając otworzył lodówkę. Wyjął sok pomarańczowy i pojemnik z jagodami, po czym wybrał w spiżarce płatki usiądź powiedziała selia przygotuję ci śniadanie nie słyszał jej kroków na schodach ale jak zawsze cieszył się że z nim jest miała na sobie satynową piżamę i sięgający do kolan szlafrok do kompletu to był jeden z prezentów od franka na jej ostatnie urodziny sprzedawczyni zapewniła go że żonie się spodoba i na szczęście miała rację selia była zachwycona kompletem on też przykro mi z powodu wczorajszego telefonu powiedziała rzeczowo nalewając sok do szklanki chociaż na podstawie tego co mi mówiłeś mogę zrozumieć dlaczego pani Hotchkiss była taka zdenerwowana ja też zgodził się frank sil nie ulega wątpliwości że jej mąż przyznał się do uderzenia Jamie nieważne czy był pijany czy nie postąpił źle a w dodatku udowodnił swoim czynem że jest wybuchowy i zdolny do przemocy Posłał żonie wdzięczne spojrzenie, gdy nalała mu drugą filiżankę kawy. Co więcej, Sil, absolutnie nie można wykluczyć, że Hotchkiss przebywał w tamtej okolicy 28 lat temu i jakimś sposobem natknął się na Tracy Sloan. Prawie każdy mężczyzna, który mógł mieć kontakty z Tracy, został dokładnie sprawdzony i w każdym przypadku okazywało się to ślepą uliczką. Może Clyde rzeczywiście ją zabił? Choć naturalnie straż pożarna nie prowadzi tego śledztwa. — Dla mnie wygląda to tak, jakbyś próbował siebie przekonać, że Hotchkiss zabił jedną lub obie te dziewczyny. Jednak sam w to nie wierzysz — skomentowała Celia. Frank wzruszył ramionami. — Znasz mnie aż za dobrze. Próbuję sam siebie przekonać, ale myślę, że coś nam umknęło. Celia nalała sobie kawy i usiadła naprzeciwko męża. Wiedziała, że Frank wykorzystuje ją jako powierniczkę, kiedy myśli na głos. — Więc co wam umknęło? — zapytała. — Cóż, na przykład Lottie Schmidt. — Ta biedaczka? Dajże spokój, Frank. Ta biedaczka jest nałogową kłamczuchą i snopką. Lotti Schmidt wykombinowała niezwykle fantastyczną historyjkę, wyjaśniającą, skąd gas miał pieniądze na kupno domu w Minnesocie dla córki. Według niej pochodził z arystokratycznej niemieckiej rodziny, a naziści po dojściu do władzy skonfiskowali cały majątek. Twierdzi, że pięć lat temu dostał wielkie odszkodowanie za obraz. Jeden z naszych komputerowców sprawdza jej opowieść. Obiecał, że najpóźniej w południe przedstawi raport. Ja podejrzewam, że Gaz zdobył te pieniądze w taki czy inny uczciwy sposób. A Lotti się martwi, że będzie miała kłopoty, ponieważ nie zapłacił podatku. Tu chodzi o coś więcej. – oznajmił stanowczo Frank. – I coś mi się wydaje, że ma to związek z całym tym bałaganem wokół pożarów w fabryce Connellich oraz faktem, że to było podpalenie. Trzy godziny później ekspert komputerowy weryfikujący opowieść Lotti o pochodzeniu gasa zadzwonił do Franka, który był z Nathanem w biurze w Fort Totten i sprawdzał maile. – Frank, mam dla ciebie całą historię życia szmita. Przed chwilą ci ją wysłałem. <laughs> Spodoba ci się? W dużej mierze jest tak, jak podejrzewałeś. Choć nie wszystko wymyśliła. W gruncie rzeczy była bliska prawdy. Bliska, ale nie całkiem. Nie mogę się doczekać. Lottie Schmidt tak wiarygodnie odegrała żonę arystokraty, że Nathan i ja o mało nie pocałowaliśmy jej w rękę. A ona wyrzuciła nas z domu. Odparł Frank. Rozdział 91. W piątek rano Jack Wharf, siląc się na pewność siebie, swobodnym krokiem wszedł do tego samego pokoju w biurze prokuratora okręgowego Manhattanu, gdzie przesłuchiwano go wczoraj. Niecałą godzinę temu odebrał telefon od detektywa Stevensa z prośbą o ponowne przyjście. Usiadł naprzeciwko niego, zauważając żartobliwie, że te rozmowy wchodzą im w nawyk, po czym dodał z naciskiem, że nie ma absolutnie nic do ukrycia. Rozpoczęło się przesłuchanie. Przebiegało tak samo jak poprzednie. Dlaczego nie zadzwonił po numer alarmowy, kiedy zajrzał do leja i zobaczył medalion, który chciał podarować Tracy Sloan? Mówiłem wczoraj, powtórzę dzisiaj i jutro, że spanikowałem. Jasne, powinienem był zadzwonić, owszem, tak należało zrobić, ale wciąż pamiętam, jak dwadzieścia 28 lat temu przypiekaliście mnie na żywym ogniu. Oczywiście mogłem się domyślić, że w żaden sposób tym razem tego nie uniknę, więc jestem. Przez dwie godziny Matt Stevens powtarzał te same pytania, po czym rzucił na stół kartę atutową. Jack, wiemy, co tamtej nocy przydarzyło się Tracy Sloan. Znaleźliśmy wiarygodnego świadka, który widział, jak z własnej woli wsiadła do pewnego pojazdu. Stevens i jego koledzy bacznie obserwowali reakcję mężczyzny, który ich zdaniem zabrał wtedy Tracy z ulicy, ale Worf sprawiał wrażenie nieporuszonego. — Więc dlaczego nie wezwaliście tego tak zwanego wiarygodnego świadka, by złożył zeznanie, kiedy zaginęła? — zapytał szyderczo. — Chyba nie sądzicie, że mnie załatwicie tą idiotyczną historyjką, he? Wsiadła do średniej wielkości czarnej ciężarówki. Na burcie widniał złoty napis — doskonałe repliki antyków. Oświadczył Matt Stevens, podnosząc głos. — Nie wierzę wam! — krzyknął Jack Worf. — Wymyśliliście to sobie. Posłuchajcie. Poddam się badaniu na wykrywaczu kłamstw. Natychmiast! Potem wrócę do domu, a wy będziecie mogli wypróbować tę bajeczkę na następnym nieszczęśniku ściągniętym tu prosto z ulicy. Na końcu języka miał oświadczenie, że chce porozmawiać ze swoim prawnikiem, ale intuicja podpowiedziała mu, że będzie to prawie jak przyznanie się do winy, więc się powstrzymał. Przejdę badanie na wykrywaczu i raz na zawsze udowodnię im, że nie mam pojęcia, co się stało z Tracy Sloan. Postanowił. I wcale mi na tej wiedzy nie zależy. Co za brednie! Myślą, że jestem aż taki głupi? Rozdział dziewięćdziesiąty drugi. W piątek o pierwszej po południu Frank Ramsey i Nathan Klein stali przed drzwiami Lotti Schmidt. Nie uprzedzili jej o swoim przyjściu, ponieważ nie chcieliby się przygotowała. Nie zamierzali rozmawiać z nią w obecności adwokata. Kiedy Lotty otworzyła drzwi, na jej twarzy zastygł wyraz gniewnej dezaprobaty, choć pod nim Frank dostrzegł strach. Wejdźcie, powiedziała znużonym głosem. Uniosła dłoń, w której trzymała komórkę. Rozmawiam z córką. Powiem jej, że później oddzwonię. Zaprowadziła ich do jadalni, gdzie na stole wciąż leżały albumy i fotografie, które pokazała im w środę. Nie czekając na zaproszenie, inspektorzy zajęli te same miejsca co dwa dni wcześniej. Lotti nie wycofała się do innego pokoju, by na osobności kontynuować rozmowę. Gretchen, inspektorzy pożarnictwa, których poznałaś na czuwaniu, przyszli znowu. Zadzwonię do ciebie później. Przełącz rozmowę na głośnik i ja z nimi pogadam. Powiem, co myślę o takim dręczeniu ciebie. Ramzej i Klein usłyszeli gniewne krzyki Gretchen. Lotti rozłączyła się i usiadła naprzeciwko nich, splatając dłonie na stole. O co chodzi tym razem? zapytała. Pani Schmidt, w dzisiejszych czasach prawie każdą opowieść można łatwo sprawdzić zaczął Frank Ramsey tonem pogawędki. W tym także pani historię. Istotnie, pani mąż wychował się w posiadłości von Millerów, ale nie jako członek rodziny czy dziedzic fortuny. Jego ojciec, Podobnie jak dziadek i pradziadek, był tam ogrodnikiem. Augustus von Müller rzeczywiście był arystokratą. Sam jednak miał pięcioro dzieci, wyłącznie córki. Otworzył album i położył palec na fotografii, którą oglądali w środę. Na tym zdjęciu jest pani mąż z córkami von Müllera, bo jako dziecko bawił się z nimi. Wszelkie podobieństwo rysów to czysty zbieg okoliczności. Tak samo jak one. Był blondynem z niebieskimi oczami. Z pani strony sporą przesadą jest wskazywanie rodzinnego podobieństwa pomiędzy pani mężem a marszałkiem polowym augustusem von Millerem. Frank zrobił krótką przerwę. Cała rodzina von Millerów została aresztowana i istotnie zniknęła po dojściu hitlera do władzy. Zamek i cały majątek skonfiskowali naziści. Ojciec pani męża mniej więcej w tamtym czasie umarł na atak serca. Pani męża wychowała matka, a nie jakaś dobra pielęgniarka, która go adoptowała. Do cennych rzeczy, odzyskanych po wojnie, roszczenia zgłosił daleki kuzyn von Millerów i w końcu je odzyskał. Lotti Schmidt słuchała i w jej twarzy nie drgnął żaden mięsień. Pani Schmidt, dobry gust i arystokratyczne maniery pani męża brały się stąd, że w dzieciństwie je obserwował, a nie dlatego, że miał je we krwi. Teraz Klein przejął pałeczkę. — Nie sądzi pani, że czas najwyższy, by pani nam powiedziała, skąd gaz wziął pieniądze na dom dla Greczan? — Chcę wezwać mojego prawnika — oznajmiła Lottie Schmidt. Inspektorzy wstali. Byli już przy drzwiach wyjściowych, kiedy zawołała. — Nie. Czekajcie. Wróćcie. Jaki miałoby to sens? Powiem wam, co wiem. Rozdział dziewięćdziesiąty Jack Wolf nie ustawał w wysiłkach, by sprawiać wrażenie pewnego siebie, gdy przypinano mu kable wykrywacza kłamstw. Kiedy zobaczycie wyniki, będziecie wiedzieli, że marnujecie czas, zwrócił się do detektywa Mata Stevensa. Mój też. Zobaczymy, odparł Stevens. Rozpoczął od zwykłej serii pytań na tematy osobiste, mając pewność, że uzyska prawdziwe odpowiedzi. Jak się pan nazywa? Ile ma pan lat? Gdzie pan pracuje? Od jak dawna tam pan pracuje? Jest pan żonaty? Ma pan dzieci? Po wyczerpaniu listy pytań podstawowych, detektyw Stevens przeszedł do kwestii istotnych dla dochodzenia. Czy kiedykolwiek prowadził pan ciężarówkę należącą do fabryki mebli Konellich? Czasami, odparł bez wahania Jack. Kiedy mój samochód był w warsztacie, pozwalano mi wrócić do domu jedną z mniejszych ciężarówek. Matt Stevens z niesmakiem oglądał spokój malujący się na twarzy przesłuchiwanego. Jaki kolor miały ciężarówki Kodellich? Czarne ze złotymi napisami. Stary Konelli uznał, że to eleganckie i nigdy nic nie zmieniono. Jechał pan jedną z takich ciężarówek w wieczór, kiedy zaginęła Tracy? Nie. Czułem się fatalnie, więc wróciłem do domu i położyłem się do łóżka. Matt Stevens zauważył, że komputerowe odczyty reakcji fizjologicznych Warfa pozostają mniej więcej takie same. A zresztą gdybym nawet prowadził Rolls Royce'a, Tracy i tak by do niego nie wsiadła. Zupełnie jej nie interesowałem. Orientuje się pan, kto inny mógł używać firmowej ciężarówki w noc zaginięcia pani Sloan? Nie wiem. I znowu Stevens nie stwierdził żadnej wyraźnej reakcji fizjologicznej. — Orientuje się pan, czy Tracy Sloan znała jakiegoś pracownika fabryki Connelly? — Nie. — W porządku, zmieńmy temat — powiedział Stevens. — Czy miał pan jakiekolwiek kontakty z Jamie Gordon? Komputer zarejestrował znaczącą zmianę. — Nie, żadnych. — Wie pan, co się stało z Jamie Gordon? — Nie wiem — odparł stanowczo Worf, ale komputer nadal wskazywał zmianę. — Zabił pan Jamie Gordon? — zapytał detektyw Stevens. Linie na wykresie strzeliły w górę. Jack Worf zerwał kable i skoczył na równe nogi. — Skończyłem z wami! — krzyknął. — Myślałem, że chodzi o Tracy Sloan. — Mówiliście, że to ten bezdomny zabił Gordon. — W co chcecie mnie wrobić? — Byłem wobec was szczery. Współpracowałem, ale teraz chcę adwokata. Rozdział dziewięćdziesiąty Kate się poruszyła. Poczuła, że to, na czym jedzie, trafiło na wybój. Gdzie jestem? pytała siebie. Czy jaśnie? Pokój narożny mówił ktoś. Numer sześć. Powróciły wspomnienia. Spotkała się z gasem na parkingu. Weszli do muzeum. Poczułam gaz pomyślała. Krzyknęłam do gasa, żeby uciekał. Nastąpił wybuch. Muzeum wyleciało w powietrze. Spadło na nas coś ciężkiego. Wywlokłam gasa na parking. Czy gasowi nic się nie stało? Dlaczego zachowywał się tak nerwowo, kiedy go poprosiłam, żeby spotkał się tam ze mną? Myślę, że jestem w szpitalu. Głowa mnie boli. Podłączyli mnie do kroplówek. Ciągle od nowa śni mi się ten koszmar. Dlaczego? Próbowała otworzyć oczy, ale nie była w stanie. Znowu zapadła w głęboki sen. I znowu koszmar wrócił. Tylko tym razem wiedziała, jak się skończy. Złapał ją, kiedy uciekała po schodach. chwycił mocno. Nie jesteś moim tatusiem! Nie jesteś moim tatusiem! krzyczała, a wtedy zakrył jej usta i zaniósł ją do sypialni. Kopała go. Próbowała się wyrwać. Rzucił ją na łóżko i powiedział: Patrz uważnie, Kate. Patrz uważnie. Uderzył pięścią w lustro na toaletce mamy. Szkło się rozprysło, a z jego dłoni popłynęła krew. Zrobić ci to samo, jeśli kiedykolwiek powtórzysz te słowa. Podniósł ją i mocno nią potrząsnął. A teraz powiedz, czego nigdy, przenigdy nie możesz mówić. Nie jesteś moim tatusiem, płakała. Była przerażona. Przyrzekam, przyrzekam, więcej nie będę tego mówić. Ale teraz złamałam słowo myślała Kate. Powiedziałam mu tutaj, w szpitalu, kiedy się nade mną nachylał. Potem usłyszałam, jak mówił Hanie, że szepnęłam mu, że jest mi przykro z powodu wybuchu. Kłamał. To nie były moje słowa. Powiedziałam, nie jesteś moim tatą. Muszę powiedzieć o tym, Hanie, ale nie potrafię się obudzić. Próbuję tylko. Ciągle nic mi z tego nie wychodzi. Rozdział dziewięćdziesiąty piąty Nikt Greco uważnie oglądał fotografię prasową z pogrzebu Conora i Susan Konelnich. Pogrzeb odłożono na trzy tygodnie, tak by Douglas Konelni odzyskał siły po odniesionych obrażeniach i mógł wziąć w nim udział. Słaby i zdruzgotany, z oczami zapuchniętymi od łez, Doug Connelly stał przed dwiema trumnami z zaciśniętą lewą dłonią, gdy na cmentarzu ksiądz odmawiał ostatnie modlitwę. Tę dłoń Konor poważnie sobie złamał, grając w futbol w koledżu, pomyślał Greco. To miał na myśli jego brat Douglas, kiedy w tamtym wywiadzie powiedział, że kiedy Konor odniósł kontuzję, ojciec kazał mu ćwiczyć rękę, zaciskając ją w pięść. Później stary Konelli wpadł w gniew, bo Konor nabrał nerwowego nawyku zaciskania dłoni. I robił to długo po tym, gdy już odzyskał pełną sprawność mięśni. Mimo swojego przekonania greko wciąż był wstrząśnięty tym, co widział. Mężczyzna z zaciśniętą pięścią przy trumnach. Czy to możliwe, że to nie jest Douglas Connelly? Że w trumnach leżą Douglas i jego żona Susan? Że z wypadku ocalał jedynie Conor... Który dostrzegł w tym swoją szansę? Czy to możliwe, że ukradł tożsamość swojemu bratu bliźniakowi i stał się Douglasem? Ich ojciec, człowiek starych zasad, w jednym z wywiadów powiedział, że pierworodny syn zostanie prezesem i głównym udziałowcem rodzinnej firmy, a jego potomstwo będzie po nim dziedziczyć. Drugi syn dostanie wysokie stanowisko oraz mniejszościowy pakiet udziałów. Douglas został więc prezesem po śmierci ojca. Nie sądzę, by konor specjalnie doprowadził do tego wypadku, myślał Greco. Może jednak później, gdy leżał w szpitalu, dostrzegł swoją szansę i skorzystał z niej. Wiedział, że brat i Suzan zginęli, a nie zamierzał pozwolić, by firma przeszła w ręce Kate i Hany. Powiedział, że jest Douglasem, i wszyscy mu uwierzyli. Greko miał przed sobą zdjęcia z mieszkania Tracy Sloan. Przyjrzawszy się uważniej, Dostrzegł, że konor Konelni położył zaciśniętą dłoń na stole. Konor dość regularnie bywał w Tommy's Bistro Po zaginięciu Tracy jego nazwisko znalazło się na liście osób do przesłuchania, ale zostało skreślone, kiedy się okazało, że konor zginął w wypadku dwa tygodnie wcześniej albo tak sądziliśmy. Czy tracy Sloan w jakiś sposób zagroziła konorowi konellemu? Kiedy wsiadła do ciężarówki, musiała myśleć, że kierowcą jest jego brat Douglas. Konor z całą pewnością się zorientował, że zauważyła jego nawyk zaciskania dłoni i mogła wszystko zepsuć. Greco nacisnął klawisz szybkiego wybierania, pod którym miał zapisany numer telefonu detektywa Matta Stevensa. Matt? Myślę, że wiem, kto zabił Tracy Sloan. Stevens słuchał, poruszony słowami kolegi. To, to ma sens, Nick. Tracy Sloan bez obaw przyjęłaby propozycję podwiezienia od Konellego, którego brat był jednym z jej najbardziej zaprzyjaźnionych klientów. A dwadzieścia osiem lat później jej szczątki odkryto na terenie ich fabryki. Wiemy, że ktoś spowodował ten wybuch. Założyłbym się, że jej ciało znalazło się tamtego wieczoru, kiedy wsiadła do ciężarówki. Mat. Moim zdaniem najwyższy czas wezwać na pogawędkę pana Conora Connellego, lepiej znanego jako Douglasa Conelli. Żałuję tylko, że nie jestem już policjantem. Ja też tego żałuję. Nie wiem dlaczego i nie wiem jak, ale intuicja mówi mi, że śmierć Tracy, śmierć Jamie Gordon i wybuch, który zabił Gasa Schmidt'a i o mało nie zabił Kate Connelly, łączą się ze sobą. Też tak uważam, Nick. Dowiemy się wszystkiego, to mogę ci obiecać. Zaraz po rozmowie z tobą dzwonię do Connelllego. Chcę dzisiaj mieć go na posterunku. Rozdział 96. Niepokój Hany narastał. Coś było strasznie nie w porządku, czuła to. Dzisiaj rano Kate rzucała się na pościeli. Jeszcze nie przenieśli jej do nowego pokoju. Coś musiało ją przerazić, albo ktoś. Nie powinnam było jej zostawić, myślała Hanna. Wiem, że nie powinnam. Próbowała się ze mną porozumieć. Ciekawe, czy tata już dzisiaj u niej był. Sięgnęła po komórkę. Sandra odebrała po drugim sygnale. Hanno, chciałabym wiedzieć, co się dzieje. Twój ojciec od wczoraj jest w paskudnym humorze. Dwadzieścia minut temu zadzwonił jakiś detektyw. Ja odebrałam. Powiedział, że chce rozmawiać z twoim ojcem. Wtedy on najpierw na mnie nawrzeszczał, że odebrałam, a potem wyrwał mi telefon z ręki. Ten detektyw chyba chciał, żeby twój tata przyszedł do biura prokuratora okręgowego i dak na niego też zaczął krzyczeć, że to wszystko jest spisek, żeby on nie dostał pieniędzy z ubezpieczenia. Detektyw coś powiedział i wtedy twój ojciec krzyknął: Co to znaczy, że Jack Worf okazał wielką wolę współpracy? Rozłączył się i wybiegł z mieszkania. Nie powiedział, dokąd idzie ale traci panowanie nad sobą, Hano. To był dla niego za wielki stres. I nie wiesz, dokąd poszedł? Zapytała ostro Chyba do tych detektywów. Powtórzył adres, który mu podali, zaproponowałam, że z nim pojadę, ale o mało nie urwał mi głowy i wypadł za drzwi. Hano, Wczoraj po powrocie ze szpitala twój ojciec był bardzo zdenerwowany, chociaż stan Kate bardzo się poprawił i niedługo przeniosą ją do pojedynczego pokoju. Można by pomyśleć, że będzie szczęśliwy, bo wszystko wskazuje na to, że Kate niedługo wybudzi się ze śpiączki. Ja w każdym razie próbowałam go namówić, żeby kazał Bernardowi zawieść nas na lunch do jednej z tych uroczych małych knajpek nad Hudsonem, wiesz, niedaleko West Point, ale nie chciał o tym słyszeć. On. Hanna dłużej nie była w stanie jej słuchać. Zakończyła połączenie i wrzuciła telefon do torebki. Pomyślała o ważnym zebraniu zarządu wyznaczonym na czwartą, na którym będą omawiać sprawy związane z wiosennym pokazem mody. Nie może wziąć udziału w tym spotkaniu. Odepchnęła krzesło, zdjęła płaszcz z wieszaka i narzuciła na ramiona. Biegnąc do windy, przystanęła przy recepcji. Muszę jechać do szpitala. Muszę być przy siostrze, powiedz im, że bardzo mi przykro, ale nie mogę zostać. Dopiero po dziesięciu długich minutach złapała taksówkę. Do szpitala Manhattan Midtown, rzuciła nerwowo. I proszę się pospieszyć. Przestraszony taksówkarz odwrócił się ku niej. Nie rodzi pani ani nic w tym rodzaju? Zapytał. Nie, nie, oczywiście, że nie. Moja siostra tam jest. Bardzo mi przykro. Zrobię co w mojej mocy. Czy Kate już przeniesiono? Zastanawiała się Hanna, gdy po dwudziestu pełnych, udręki minutach wsunęła pieniądze w szczelinę w szybie, wyskoczyła z taksówki i pobiegła do drzwi szpitala. Przed recepcją stała kolejka, ale Hanna, przepraszając czekających ludzi, wepchnęła się na początek. — Dzisiaj moja siostra chyba została przeniesiona z intensywnej opieki medycznej do pojedynczego pokoju. Gdzie ją znajdę? — Jak się nazywa pani siostra? — Connelly. Kate Connelly. Recepcjonistka wpisała nazwisko do komputera. — Jest w sali 1106. Przed kilkoma minutami przyszedł ojciec. Powinien teraz u niej być. Hanne zżerała panika. Odwróciła się i ruszyła pędem do windy. Nie rozumiejąc przyczyny własnego przerażenia uświadomiła sobie, że błaga. Niech nic jej nie stanie, proszę, niech nic się nie stanie. Rozdział 97. Konor konelni wysiadł z windy na najwyższym piętrze szpitala. Przy dyżurce pielęgniarek skręcił w lewo i ruszył długim korytarzem do pokoju Kate. To ostatni pokój, najładniejszy na piętrze i najcichszy, poinformowała go radośnie pielęgniarka. Przed chwilą zajrzałam do pańskiej córki, wcześniej była niespokojna, ale teraz śpi jak niemowlę. Nie obudzę jej, obiecał. Chcę ją tylko zobaczyć. Ucieszyło go, że pokój znajduje się w sporej odległości od dyżurki i że Kate śpi. Skoro pielęgniarka niedawno u niej była, to z pewnością szybko nie przyjdzie. Dokładając starań, by zbytnio się nie spieszyć, szedł korytarzem, rozmyślając gorączkowo. Wiedział, że człowiek, który wczoraj przez telefon powiedział mu, że ma tydzień na oddanie pieniędzy, mówił poważnie. Jedyną szansą na zdobycie prawie czterech milionów dolarów było uzyskanie odszkodowania, a firma ubezpieczeniowa nie wykona ruchu, póki Kate nie złoży zeznań dotyczących wypadków tamtej nocy. Gdyby Kate umarła, w żadnym razie nie byliby w stanie udowodnić, że miała coś wspólnego z wybuchem i pożarem w fabryce. Dobry adwokat może argumentować, że po prostu zadzwoniła do swojego starego przyjaciela Gasa, co od czasu do czasu robiła, a on zwabił ją w pułapkę, prosząc o spotkanie w muzeum. Gas miał wystarczającą wiedzę techniczną, jak spowodować wybuch gazu i był dostatecznie rozgoryczony, żeby to zrobić. Niezadowolony kupiec doskonale wiedział, że jeśli coś mi zrobi, nigdy nie dostanie swoich pieniędzy. Jeśli zdołam go przekonać, że firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, poczeka, aż będzie zwiększał odsetki. Jak mogliśmy z Jackiem mieć tak kolosalnego pecha, że przygotowaliśmy wybuch akurat na tę noc, kiedy Kate i Gaz niespodziewanie się tam pojawili? I jak to możliwe? że to piękne biurko okazało się podrobione. Stało w muzeum od czterdziestu lat. Nawet mój ojciec dał się zwieść, myślał Konor. A hełpił się, że wie absolutnie wszystko o zabytkowych meblach. Myśli gnały mu jak szalone. Z trudem łapał oddech. Kiwnął głową do pacjenta, który leżał w pokoju z drzwiami otwartymi na oścież i spojrzał prosto na niego. Wszystko tak starannie zaplanował. W głowie mu się nie mieściło, że sprawy mogą przyjąć równie fatalny obrót. Powiedział Jackowi, że zamierza powierzyć mu stanowisko dyrektora i przedstawił swój plan. Był bardzo prosty: przez następne pięć, sześć lat mieli zbierać cenne antyki z muzeum i zastępować je kopiami. Dopilnują jednak, by zostało dość oryginałów, których resztki znajdą śledczy z firmy ubezpieczeniowej w ruinach po celowo wznieconym pożarze. W ten sposób zarobimy miliony, mówił Jackowi. W Chinach i Ameryce Południowej jest mnóstwo ludzi, którzy zapłacą gotówką za cenne stare meble i nie będą pytali, z jakiej prywatnej kolekcji pochodzą. Dla firmy ubezpieczeniowej nasze dokumenty będą stanowiły dowód, że w czasie pożaru oryginały znajdowały się w muzeum. Obiecał Jackowi dziesięć procent od każdej sprzedaży, a tamten rzucił się na tę propozycję. I właśnie z tego powodu musieli wysłać gasa na emeryturę. Z zamkniętymi oczami znalazłby kopie w muzeum. Przez pięć lat usuwali bezcenne oryginały i zastępowali je doskonałymi kopiami. Dla niewprawnego oka nie do rozróżnienia. Jack bez kłopotu fałszował dokumenty rejestrujące zapasy w magazynie. Wydałem wszystkie pieniądze, które w ten sposób zarobiłem pomyślał konor. Założę się, że Jack większość ulokował na zagranicznym koncie. Spotykali się zawsze po północy. Dokonawszy podmiany, Jack siadał za kierownicą ciężarówki i dostarczał zabytkowy mebel do pośrednika w Connecticut, który pracował dla dilera. Byliśmy bardzo ostrożni, wspominał, zbliżając się do końca korytarza. Jedna transakcja co trzy, cztery miesiące. Ten bezdomny musiał nocami zakradać się na parking. W wiadomościach podano, że przyznał się, iż był w ciężarówce z tą studentką, która chciała z nim porozmawiać. Uderzył dziewczynę, a potem słyszał jej wołania o pomoc. Wszyscy są przekonani, że ją zabił. Drzwi do pokoju Kate były zamknięte. Conor położył dłoń na klamce. Powrócił myślami do tamtej nocy, gdy o trzeciej nad ranem Jamie Gordon biegła przez parking i zobaczyła ich, jak wynosili z muzeum zabytkowy stół. Trzymała się za zakrwawioną szczękę, krzyczała pomocy, pomocy i błagała, żebyśmy wezwali policję. Złapałem jej szal i zacisnąłem go na szyi. Widziałem, że Jack wpadł w panikę, ale nie miałem wyboru. Dziewczyna znalazła się w złym miejscu o złej porze. Sama była sobie winna. Wkroczyła na mój teren. Jack kompletnie się rozsypał, ale powiedziałem mu, żeby się pozbierał. Kazałem mu zawinąć ciało i włożyć do ciężarówki. Wrzucił je do rzeki, jadąc do pośrednika. Detektyw mówił, że Jack okazał się bardzo pomocny. Czyżby im powiedział, że zabiłem Jamie Gordon? Ale czy mógł to zrobić, nie pogrążając siebie? Nie, ten gliniarz blefował. Jack jest zbyt sprytny. Wie, że nie mają żadnych dowodów. Jeśli Kate umrze, nikt nigdy nie dowie się, że nie jest prawdziwym Daglasem Konelli. I nikt nie będzie w stanie niczego mu udowodnić. Tracy Sloan była na tyle głupia że po wypadku na jachcie napisała do niego kartkę z kondolencjami pytając w niej czy zranił się w rękę widziała w gazetach fotografię z pogrzebu i zauważyła że zaciskał dłoń tak jak robił to Conor kiedy pewnego razu obsługiwała ich stolik w z Bistro powiedział jej że ma taki nerwowy nawyk ponieważ ojciec kazał mu w ten sposób ćwiczyć mięśnie dłoni po złamaniu było tylko kwestią czasu żeby sama doszła do prawdy Albo wspomniała o zaciśniętej dłoni komuś, kto wszystkiego by się domyślił. Nie mógł ryzykować. Musiał się jej pozbyć. Tamtego wieczoru myślała, że do domu podwozi ją pogrążony w żałobie Douglas. Popełnił wielki błąd, wykorzystując to, że akurat wtedy poszerzali parking i kładli nową nawierzchnię. Łatwo było zakopać ciało w miękkiej ziemi. Nigdy by mu do głowy nie przyszło, że po tylu latach powstanie tamten przeklęty lej i odsłoni szkielet. Bezszelestnie przekroczył próg i cicho zamknął za sobą drzwi. Znalazł się w małym przedpokoju. Przeszedł go ostrożnie i zajrzał do przestronnego, pojedynczego pokoju, w którym oprócz łóżka stały także fotele i sofa dla gości. Panował tu półmrok, ponieważ rolety były zasunięte. Kate leżała bez ruchu, w prawej ręce miała kroplówkę, lewą podłączono do jakiegoś urządzenia monitorującego. Trzeba działać szybko, bo kiedy Kate przestanie oddychać, do pokoju wpadnie kilkanaście osób. Nie może jej udusić. Jedyny sposób to sprawić, by połknęła bardzo silne środki nasenne, które miał w kieszeni marynarki. Kiedy urządzenia zareagują, będzie za późno. Lekarze nie zdołają jej uratować. Jeśli umrze we śnie, przypuszczalnie przypiszą to obrażeniom mózgu albo błędnej dawce leków. Pielęgniarki powiedzą, że tu byłem, ja kochający ojciec. Muszę pamiętać, żeby wychodząc pożegnać się z nimi. Powiem, że Kate nadal śpi i raz jeszcze podziękuję za dobrą opiekę nad córką Ale będę jedną z wielu osób, które dzisiaj miały dostęp do jej pokoju Może nawet uznają, że zrobiła to jakaś pielęgniarka z rodzaju anioł śmierci Konor podszedł do łóżka i wyjął z kieszeni fiolkę z tabletkami Zdając sobie sprawę, że Kate może mieć problem z połknięciem ich w całości Pokruszył je i wrzucił do szklanki z wodą, która stała na nocnym stoliku Patrzył, jak się rozpuszczają, a potem wsunął dłoń pod głowę Kate i podniósł ją na kilka centymetrów. Czas na lekarstwo, moja mała szepnął. Otworzyła oczy i wstrzymała oddech, momentalnie uświadamiając sobie, że chce ją skrzywdzić. Powtórz jeszcze raz to, czego nigdy więcej nie wolno ci było mówić. Nie poruszyła ustami, więc ostrzejszym tonem dodał, kazałem ci to powiedzieć. Nie jesteś moim tatusiem, szepnęła wyzywająco. Jak myślisz, dziewczynko? Dlaczego wtedy rozbiłem pięścią lustro? Musiałem sprawić, żeby przez jakiś czas mieć dłoń w gipsie, bo to dawało mi usprawiedliwienie, gdybym znowu zaczął ją zaciskać. Bolało jak diabli, ale okazało się skuteczne i w końcu pozbyłem się tego nawyku. Connor sięgnął po szklankę, a teraz to wypij, nie poczujesz bólu, to cię zabije, jeśli nie wypijesz, zabije hanę, a tego byś nie chciała, prawda Kate przerażona już chciała otworzyć usta, nagle jednak wyraz jej twarzy się zmienił, patrzyła na coś ponad jego ramieniem. słyszałam cię, krzyknęła hana, wszystko słyszałam, odwrócił się i zobaczył, że stoi tuż za nim. Zanim zdążył zareagować, chwyciła go za dłoń, w której trzymał szklankę. Chociaż wiedział, że już po wszystkim, nadal usiłował wlać zawartość do gardła Kate, ale zacisnęła usta i płyn ściekł z jej policzków na pościel. Kiedy konor przewrócił Hanę i zacisnął palce na jej szyi, Kate gorączkowo odnalazła guzik alarmowy ukryty w fałdach koca. Pielęgniarka zgłosiła się przez interkom, a Kate zdołała wykrztusić te same słowa, które tuż przed śmiercią wypowiedziała Jamie Gordon. Pomocy! Pomocy! Po piętnastu sekundach wpadł do pokoju potężny pielęgniarz. W chwili gdy Hana, tracąc siły, próbowała się uwolnić od zaciśniętych na jej szyi palców konora. Pielęgniarz rzucił się na niego i powalił go na podłogę. Konor walczył rozpaczliwie z nim, ale pokój zapełnił się innymi osobami biegnącymi na pomoc. Trzeba było trzech mężczyzn, by unieruchomić konora. Jedna z pielęgniarek zajęła się Haną, która z wysiłkiem próbowała wstać. Czy z Kate wszystko w porządku? pytała szlochając. Zrobił jej krzywdę? Nie, nic jej nie jest. Niech pani myśli o sobie uspokoiła ją pielęgniarka, pomagając jej się podnieść. Kate wyciągnęła ręce i Hanna padła na łóżko obok siostry. Epilog rok później. Connor Connelly zdecydował, że nie chce procesu. Doskonale rozumiał, że policja zgromadziła przeciwko niemu góry dowodów. Przyznał się do zamordowania Tracy Sloane i Jamie Gordon, do spowodowania śmierci Gasa Schmidta, do próby zamordowania starszej bratanicy Kate Connelly, napaści na drugą bratanicę Hannah Connelly oraz do oszustwa ubezpieczeniowego. Powiedział, że po wypadku na jachcie, kiedy wciąż był w szoku, pielęgniarka nazywała go Douglasem. Uświadomił sobie, że przez pomyłkę musiał wziąć portfel brata. I to była jego wielka szansa. Po powrocie do domu łatwo wszedł w skórę Daga. Kiedy nie znał nazwisk czy faktów, udawał, że ma luki w pamięci i to wszystko tłumaczyło. Hanna była niemowlęciem, ale pojawił się problem z Kate. Ona jedyna wyczuwała, że to nie jest jej prawdziwy ojciec. Kiedy Konor się zorientował, że nie potrafi opanować nawyku zaciskania dłoni, specjalnie złamał ją w obecności Kate. A ona pogrzebała to wspomnienie na dnie świadomości do czasu, gdy została ranna podczas wybuchu. Choć Hannah i Kate były rozgniewane i rozgoryczone, pewną pociechę czerpały z faktu, że zbrodnie, do których przyznał się Konor Connelly, stanowią gwarancję, że stryj zakończy swój żywot w więzieniu. Jack Worf, gwałtownie przerwawszy przesłuchanie w biurze prokuratora okręgowego po tym jak detektyw Matt Stevens niemal oskarżył go o zamordowanie Jamie Gordon nie wątpił, że już niedługo usłyszy pukanie do drzwi oznaczające, że zaraz zostanie aresztowany pojechał do domu spakował walizkę wziął paszport i zarezerwował lot o siódmej wieczorem z lotniska Kennedy'ego na Kajmany, gdzie miał konto. Stał na przodzie kolejki przy bramce trzynastej, kiedy ogłoszono, że pasażerowie z biletami pierwszej klasy mogą wchodzić na pokład. I właśnie w tej chwili poczuł na ramieniu dłoń detektywa Mata Stevensa. Nie tak szybko, Jack, idziesz z nami. Konor Douglas Connelly z radością pociągnął za sobą Jacka Warfa. Użalając się, że ojciec nigdy go dobrze nie traktował, przyznał się do wszystkich swoich zbrodni i do współudziału Jacka w niektórych. Jacka Worfa skazano na dwadzieścia pięć lat do dożywocia. Harry Simon przyznał się do zamordowania Betsy Trainer, młodej kobiety, którą zawlókł na dziedziniec w Lower East Side. Biuro prokuratora okręgowego z ociąganiem zgodziło się na skrócenie standardowego wyroku pięciu lat do dożywocia o pięć lat. Noah Green skutecznie argumentował, że informacja Simona o tym, że widział Tracy Sloan wsiadającą do ciężarówki okazała się bezcenna. Detektywi nie mieli wątpliwości, że gdyby nawet Clyde Hotchkiss próbował pomóc Jamie Gordon, przybiegłby za późno, by powstrzymać konora od zabicia dziewczyny, a sam także by zginął. Do mediów przekazano oświadczenie oczyszczające zasłużonego weterana wojny wietnamskiej Clyde'a Hoczkisa z zarzutu udziału w zamordowaniu Jamie. Wdzięczna peggy Hoczkis zadzwoniła do Franka, by mu podziękować. Teraz Clyde naprawdę może spoczywać w pokoju a ja mogę się zająć resztą swojego życia. Lottie Schmidt dostarczyła ostatniego fragmentu układanki. Rozgniewany i rozgoryczony świadomością, że wkrótce szefostwo zmusi go do przejścia na emeryturę, Gaz przygotował zemstę. Z niezwykłym kunsztem stworzył idealną replikę biurka, które stało w apartamencie Fontainebleau w muzeum, a oryginał sprzedał na czarnym rynku. Za trzy miliony dolarów w gotówce, które za nie dostał, kupił Gretchen dom i roczną rentę do końca jej życia. To samo biurko konor nieświadomie sprzedał handlarzowi antyków. Do głowy mu nie przyszło, że w rzeczywistości była to kopia zrobiona przez gasa Schmidta. Kate i Hanna nie wystąpiły z oskarżeniami przeciwko Lotti za jej udział w kradzieży zabytkowego biurka uznały, że dość się nacierpiała i postanowiły, że pozwolą Greczen zachować dom. Kate znowu miała włosy do ramion. Na czole pozostała jej maleńka blizna, jedyny ślad po obrażeniach, które o mało jej nie zabiły. Pewnego dnia powiedziała do Hanę. Wiesz, nie mogę uwierzyć, że minął już rok. Jak mówiłam policji, nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego tamtej nocy Gaz był taki zdenerwowany. Któregoś dnia zajrzałam do muzeum i wydawało mi się, że biurko, które tyle razy widziałam wcześniej, wygląda jakoś inaczej. Dlatego poprosiłam gasa, żeby w tajemnicy spotkał się tam ze mną. Myślałam, że może Jack Worf nas okrada, a wiedziałam, że gaz na pierwszy rzut oka potrafi stwierdzić, czy biurko zostało zamienione. No cóż, okazało się, że zamiany dokonał sam gaz. Siedziały na kanapie w mieszkaniu Kate. Na stole leżał podpisany przez obie siostry akt sprzedaży fabryki konelnych. Na kolację mieli przyjść goście. Mark i Jessica, którzy stali się nierozłączni, a także matka Marka. Właśnie przyjechała z wizytą i naciskała na syna, powtarzając, jak bardzo pragnie mieć wnuka. I Justin, on i Hanna, której własna linia designerska odniosła sukces, planowali ślub na wiosnę. W kuchni na parapecie kwitła bromelia, która ich do siebie zbliżyła. Dziękujemy za wysłuchanie książki autorstwa Mary Higgins Clark pod tytułem Śladami zbrodni. Polski przekład Alina Siewiorkuś. Czytała Ewa Abart.